Lucy Mount Montgomery, Dolina Tęczy Przełożyła Janina Zawisza-Krasucka Rozdział pierwszy Z powrotem w domu Był przezroczysty, tchnący świeżą zielenią wieczór majowy, a przystań czterech wiatrów, ozłocona ostatnimi promieniami zachodzącego słońca, zdawała się przeglądać w spokojnej tafli morza. Fale morskie łagodnie pieściły piaszczysty brzeg. Rubaszny podmuch wiatru wznosił kurzawę czerwonego pyłu wzdłuż drogi, którą szła panna Cornelia w kierunku wsi Glen St Mary. Panna Cornelia była już właściwie panią marszałkową Elliot i była nią od lat trzynastu, lecz wszyscy z przyzwyczajenia nazywali ją panną Cornelią. To dawne imię Zbyt drogie było dla starych przyjaciół. Porzuciła je tylko wzgardliwie Zuzanna Baker, siwowłosa, zaufana służąca rodziny Blight na Złotym Brzegu, usiłująca przy każdej okazji nazywać pannę Cornelię panią marszałkową Eliot, z drwiącym uśmieszkiem, jakby chciała powiedzieć: "Chciało się być panią, niech i tak będzie. Mnie to wcale nie obchodzi." Panna Cornelia szła do Złotego Brzegu, aby przywitać państwa Blight, którzy wrócili właśnie z Europy. Przebywali poza domem trzy miesiące, wyjechawszy jeszcze w lutym na kongres medyczny do Londynu, a podczas ich nieobecności w Glen zaszło tyle różnych rzeczy, o których panna Cornelia pragnęła z nimi pogadać. Przede wszystkim, nowa rodzina przybyła na plebanie. Jaka rodzina? Panna Cornelia kilka razy potrząsnęła głową, idąc pośpiesznie naprzód. Zuzanna Baker i dawna Ania Shirley widziały ją z daleka z obszernej werandy w Złotym Brzegu, gdzie siedziały upojone czarem majowego wieczoru, wsłuchane w zawodzenie koników polnych w trawie i zapatrzone w rozkwitające już kępki złotogłowów tuż pod ścianą werandy. Ania siedziała na stopniach, opasawszy ramionami kolana i spoglądała w mroczną przestrzeń ciągle jeszcze dziewczęca i pełna radości życia. Spojrzenie prześlicznych, szaro zielonych oczu poszybowało ku drodze prowadzącej do przystani, a był w nim, jak zwykle, wyraz młodocianego rozmarzenia. Tuż za nią spoczywała w hamaku Rilla Blight. tłuściutkie stworzonko sześcioletnie. Najmłodsza pociecha mieszkańców Złotego Brzegu. Malenika miała wijące się rudawe włosy i sarnie figlarne oczy, przymknięte teraz rozkosznie. Borilla spała smacznie. Shirley, mały murzynek, jak go w rodzinie nazywano, leżał uśpiony w objęciach zuzanny. Miał ciemne włosy, ciemne oczy. I ciemną cerę o zaróżowionych policzkach, a Zuzanna darzyła go specjalną miłością. Po jego urodzeniu Ania przez dłuższy czas chorowała, więc Zuzanna matkowała dziecku z namiętną czułością, jakiej nie zaznało żadne z innych dzieci, choć wszystkie były jej drogie. Doktor Blight niejednokrotnie o tej miłości mówił z uśmiechem, Lecz to, co on mówił, dla Zuzanny nie miało znaczenia. Dałam Shirleyowi prawie tyle z siebie, co i pani, droga pani doktorowo, mawiała Zuzanna. Nic dziwnego, że uważam go za swoje własne dziecko. Istotnie, Shirley zawsze biegł do Zuzanny, gdy łaknął pieszczoty i zawsze najchętniej zasypiał pod ochroną jej macierzyńskich ramion. Zuzanna częstokroć karciła dzieci Blightów, gdy zasługiwały na to. Tylko nigdy nie ukarała Shirleya i nawet matce na to nie pozwalała. Gdy raz jeden doktor Blight chciał skarcić syna, Zuzanna w dość ostry sposób wyraziła swe oburzenie. Mężczyzna potrafiłby nawet skarcić anioła, droga pani doktorowo, oznajmiła z goryczą, i biedny doktor przez kilka tygodni unikał srogiego wzroku przywiązanej piastunki. Podczas nieobecności państwa Blight, Zuzanna zabrała małego Shirley'a do swego brata i miała go wyłącznie dla siebie przez trzy miesiące, podczas gdy reszta dzieci przebywała w Avonlea. Mimo to jednak z wielką radością Zuzanna wróciła do Złotego Brzegu i jeszcze z większą radością. Powitała gromadę swych wychowanków. Złoty brzeg był jej światem, był państwem, w którym wszechwładnie królowała. Nawet Ania rzadko kiedy sprzeciwiała się orzeczeniom Zuzanny ku wielkiej niechęci pani Małgorzaty Linde z zielonego wzgórza, która podczas swej wizyty w czterech wiatrach z przekąsem zaznaczyła, że Zuzannie daje się zbyt wiele swobody. Kornelia Bryant biegnie tu drogą od przystani, zauważyła Zuzanna. Musi wyładować z siebie wszystkie plotki, które nazbierała przez trzy miesiące. Spodziewam się, przyznała Ania, ściskając dłońmi kolana. Umieram już z tęsknoty za wszystkimi plotkami z Glen Sound Mary, Zuzanno. Panna Kornelia na pewno opowie mi o wszystkim, co się tu działo. Kto się urodził, kto ożenił, kto upił, kto umarł, kto wyjechał, kto przybył, komu zdechła krowa i która panna znalazła adoratora. Szalenie miło być znowu w domu wśród mieszkańców Glen. Tak bym chciała wszystko o nich wiedzieć. Szalenie jestem ciekawa, którego ze swych adoratorów wybrała wreszcie na męża Milisendrew. Muszę ci przyznać, Zuzanno, że pasjami lubię słuchać plotek o miłości. Zupełnie zrozumiałe, droga pani doktorowo, przyznała Zuzanna. Każda szanująca się kobieta uwielbia te plotki. Sama się bardzo interesuje wyborem milisendreł. Co prawda nigdy nie miałam adoratora, ale już nie zwracam na to uwagi bo nawet do staropanieństwa można się przyzwyczaić. Kiedy mowa o plotkach, chciałam pani powiedzieć, że podobno biedna pani Harrisonowa Miller w zeszłym tygodniu usiłowała odebrać sobie życie. Ach, Zuzanno, niech się pani uspokoi, droga pani doktorowo. Zamiar ten nie udał się jej, ale wcale się pani Miller nie dziwię, bo ma naprawdę strasznego męża, tylko głupio z jej strony, że chciała mu dać wolność, żeby mógł poślubić inną kobietę. Gdybym była na jej miejscu, droga pani doktorowo, wzięłabym się tak do dzieła, że sam by się powiesił. Nie znaczy to, że pochwalam takie czyny, droga pani doktorowo. A co się stało, Millerowi? Zapytała Ania niecierpliwie. On naprawdę może każdego doprowadzić do ostateczności. Tak. Niektórzy nazywają to manią religijną, inni znów pod szeptem czarta. W każdym razie nikt nie rozumie zwariowanego Harrisona. Bywają dni, kiedy rzuca się na każdego, bo ma wrażenie, że skazany jest na wieczną pokutę. Kiedy indziej znów twierdzi, że gwizdże na wszystko i idzie się upić ja uważam że jest niespełna rozumu jak zresztą wszyscy milerowie jego dziadek kiedyś zwariował wszędzie widział wielkie czarne pająki mam nadzieję że nigdy nie zwariuje droga pani doktorowo i chyba naprawdę nigdy się to nie stanie bo nie jest to zwyczajem bakerów ale gdyby już tak kiedyś Zrządziła opatrzność. Mam nadzieję, że nie będę widziała pająków, ponieważ nienawidzę tego paskudztwa. A co do pani Millerowej, to sama nie wiem, czy należy się nad nią litować. Mówią nawet, że wyszła za Harrisona tylko dlatego, aby zrobić na złość Ryszardowi Taylorowi, co wydaje mi się szczególnym powodem do pójścia. Nie jestem jednak sędzią w sprawach małżeńskich, droga pani doktorowo. A otóż i Cornelia Bryant wchodzi do bramy. Zaniosę małego murzynka do łóżeczka i wezmę się do szydełkowania. Rozdział drugi. Ploteczki. – A gdzie reszta dzieci? – zapytała panna Kornelia po pierwszych powitaniach z jej strony bardzo serdecznych – ze strony Ani impulsywnych, a godnych ze strony Zuzanny. Shirley już w łóżeczku, a Jim, Walter i bliźnięta jak zwykle pobiegły do swej ukochanej doliny tęczy, odparła Ania. Dopiero po południu wróciły do domu i nie mogły się doczekać kolacji, bo chciały jak najprędzej biec do doliny. Zakątek ten ukochały ponad wszystko w życiu. Nawet cudne klony nie mogą rywalizować z Doliną. Wydaje mi się, że zanadto ją kochają, powiedziała zuzanna ponuro. Jim oświadczył kiedyś, że po śmierci wolałby pójść do doliny tęczy niż do nieba, a nie sądzę, żeby to była właściwa droga. Dobrze spędzili czas w Avonlea? zagadnęła panna Cornelia. Nadzwyczajnie. Maryla strasznie ich rozpieszczała, szczególnie Jima, który jest jej oczkiem w głowie. – Panna Cuthbert musi być bardzo stara – zauważyła panna Cornelia, wyciągając z torebki robótkę i zabierając się do szydełkowania. To był jedyny jej punkt styczny z Zuzanną. Panna Cornelia utrzymywała, że kobieta powinna mieć zawsze ręce czymś zajęte i wtedy dopiero może mieć przewagę nad kobietą, która rzadko kiedy coś robi. Maryla skończyła 85 lat, szepnęła Ania z westchnieniem. Włosy ma już zupełnie bielutkie. Dziwnym się wyda, jeżeli powiem, że wzrok ma teraz lepszy, niż gdy miała 60 lat. Jestem ogromnie zadowolona, kochanie, żeście wreszcie wrócili. Byłam taka osamotniona, ale wierzaj mi, Aniu, nie próżnowaliśmy tu w Glen. Jeszcze żadna wiosna nie była tak emocjonująca, jak w tym roku, gdy zaczęto mówić o sprawach kościelnych. Mamy wreszcie pastora, Aniu. Wielebny John Knox Meredith. Droga pani doktorowo. wtrąciła Zuzanna, postanawiając nie dopuścić do tego, aby panna Kornelia opowiedziała wszystkie nowinki. Sympatyczny? spytała Ania zaciekawiona. Panna Kornelia westchnęła, a Zuzanna mruknęła coś niechętnie. Tak, mimo wszystko dość sympatyczny, rzekła panna Kornelia. Sympatyczny, wykształcony i bardzo pobożny. Ale wyobraź sobie, Aniu, że nie ma ani odrobiny rozumu, więc dlaczego otrzymał parafię? Nie ulega wątpliwości, że to najlepszy kaznodzieja, jakiego dotychczas mieliśmy w glen Sant Mary, odparła z powagą panna Cornelia. Pewno dlatego, że jest taki nieobecny, jakby spadł z księżyca, nie otrzymał nigdy większej parafii. Ale wierz mi że jego kazanie było cudowne. Każdy był zachwycony jego wyglądem. Jest bardzo urodziwy, droga pani doktorowo, a muszę przyznać, że bardzo lubię przystojnych mężczyzn na ambonie, przerwała Zuzanna, uważając moment za odpowiedni, by się wtrącić. Cała parafia długo się przedtem zastanawiała, mówiła dalej panna Kornelia, a na pastora Meredita zdecydowaliśmy się wszyscy od razu. Jego poprzednikom każdy z nas miał coś do zarzucenia. Nawet Mr. Folsom nie wszystkim się spodobał. Był doskonałym kaznodzieją, ale wygląd miał straszny. Nie dbał zupełnie o swoją powierzchowność. Miał zbyt czarne włosy i zagładko wygoloną twarz. Wyglądał zupełnie jak wylizany kot, droga pani doktorowo. Odezwała się znowu zuzanna. Nie mogłam znieść tego człowieka, gdy się co niedzielę ukazywał na ambonie. Potem przyszedł Mr. Rogers. A ten to już był zupełnie jak ciepłe kluski. Ani zły, ani dobry podjęła panna Cornelia. Gdyby nawet potrafił wygłaszać kazania jak Piotr Apostoł, to i tak nie byłoby z tego żadnego pożytku. Pamiętam, że pewnej niedzieli do kościoła wpadła owca kaleba Ramzeja i zaczęła beczeć właśnie w chwili, kiedy pastor rozpoczął nabożeństwo. Wszyscy wybuchnęli śmiechem, a biedny Rogers nie wiedział, gdzie się podziać. Niektórzy twierdzili, że przecież jest bardzo wykształcony. Potrafi czytać Nowy Testament aż w pięciu językach. Nie znaczy to, żeby się prędzej od innych dostał do nieba, wtrąciła Zozanna. Wielu z nas nie lubiło jego wymowy, rzekła panna Kornelia, ignorując uwagę Zuzanny. Mówił zbyt dobitnie, a znów mister Arnet wcale nie był kaznodzieją. Najtragiczniej wychodziło, gdy czytał Biblię. Zawsze musiał zająknąć się na zdaniu przeklinam cię Meros”. Potem, tknięty jakąś nagłą myślą, zamykał Biblię i wykrzykiwał jeszcze głośniej – przeklinam cię, Meroz! Biedna dusza Meroza musiała się czuć jeszcze gorzej dnia tego po takim przekleństwie, dorzuciła Zuzanna. – Kandydujący pastor nie może zastanawiać się nad tekstem kazania – rzekła uroczyście panna Kornelia. – Jestem pewna, że zostałby mianowany Mr. Pearson, gdyby wybrał inną treść swego kazania inauguracyjnego. A jaka jest pani Meredith? Zagadnęła Ania. Nie ma pani Meredith i to jest właśnie najgorsze. Mr. Meredith jest wdowcem. Żona umarła mu cztery lata temu. Gdybyśmy wiedzieli o tym, na pewno nie zostałby naszym proboszczem. Bo wdowiec dla parafii jest jeszcze gorszy niż kawaler. Ale słyszeliśmy, jak mówił o swych dzieciach. Byliśmy więc pewni, że ma również i żonę. Dopiero po przyjeździe okazało się, że jest z nimi tylko stara ciotka Marta, jak ją nazywają. Podobno jest kuzynką matki pastora i zajmuje się jego dziećmi. Ma już 75 lat, niedowidzi i głucha jest jak pień a przy tym strasznie marna z niej gospodyni najgorsza jaką można sobie wyobrazić na plebanii wtrąciła z goryczą panna kornelia pastor nie chce przyjąć nikogo do pomocy w domu bo twierdzi że uraziłoby to ciotkę martę wierzaj mi aniu stan naszej plebanii jest tragiczny wszystko pokryte grubą warstwą kurzu i nic nie leży na swoim miejscu. A myśmy sobie nowego pastora tak pięknie wyobrażali. Więc ma czworo dzieci? zapytała Ania przejęta macierzyńskim uczuciem. Tak. Najstarszy jest Gerald. Ma dwanaście lat i wszyscy nazywają go Jerry. Całkiem rozsądny chłopak. Flora ma lat 11. Straszny z niej urwis, ale przyznać trzeba, że śliczna jak obrazek. Ma twarz aniołka, lecz psoci gdzie tylko może, droga pani doktorowo, oburzyła się Zuzanna. Któregoś wieczora byłam na plebanii z panią Jamesową Millison. Przyniosła pastorowi Mendel jajek i bańkę mleka. Maleńką bańkę, droga pani doktorowo. Flora przyjęła to od niej. I miała zanieść jajka do piwnicy. Na ostatnim stopniu schodów potknęła się i wysypała wszystko na ziemię. Może pani sobie wyobrazić dalszy ciąg, droga pani doktorowo. Ale mała nie zmartwiła się tym zupełnie, tylko wybuchnęła głośnym śmiechem. Nie wiem, dlaczego jestem taka niezdara, rzekła. Pani Jamesowa Millison wpadła w złość. Zapowiedziała, że nigdy już nic nie przyniesie na plebanie, skoro jej podarunki mają być tak nieszanowane. Maria Millison nie jest znowu taka hojna. Jeżeli zaniosła jajka i mleko, to tylko z prostej ciekawości, fuknęła panna Cornelia. Ale biedna Flora zawsze wpada w tarapaty. Jest strasznie roztrzepana i impulsywna. Trochę podobna do mnie. Zaczynamy lubić tą małą florę, zdecydowała Ania z uśmiechem. Co prawda, i ja lubię dzieci pełne życia, droga pani doktorowo, przyznała Zuzanna. Z tą małą coś jest nie w porządku, dorzuciła panna Kornelia. Zawsze się śmieje i mimo woli każdego zmusza do śmiechu. Nawet w kościele nie potrafi zachować powagi. Trzecia z rzędu, Una. Ma dziesięć lat i jest szalenie milutka, choć nieładna. Później idzie Tomasz Carlyle, najmłodszy, niedawno skończył dziewięć lat. Nazywają go Karolek. Ma dziwną manię zbierania wszelkiego robactwa i żab i przynoszenia ich do domu. Najgorsze to, że dzieci na plebanii nie są nigdy porządnie ubrane, westchnęła panna Cornelia. Nawet w porze pierwszych śniegów chodzą boso do szkoły, a wierzaj mi, Aniu, że to nie jest stosowne dla dzieci pastora, zwłaszcza gdy córeczka pastora metodystów nosi zawsze takie śliczne trzewiczki. Poza tym, nie podoba mi się, że głównym miejscem ich zabaw jest cmentarz metodystów. Cmentarz leży tuż przy plebanii, zauważyła Ania. Zawsze myślałam o tym, będąc dzieckiem, że na cmentarzu można się najlepiej bawić. O nie, pani tak myśleć nie mogła, droga pani doktorowo. Oburzyła się Zuzanna, usiłując zawsze bronić Ani nawet przed nią samą. Już jako dziecko musiała mieć pani więcej rozsądku i manier. To po co zbudowali plebanie przy samym cmentarzu? spytała Ania. Podwórze mają tak małe, że dzieci z konieczności muszą wychodzić na cmentarz. Właśnie to był największy błąd, przyznała panna Kornelia. Ale tym sposobem budowa plebanii wyniosła taniej. Jednak dotychczas żadnemu z dzieci na plebanii nie wpadło na myśl przebywać całymi dniami na cmentarzu. Pan Meredith... Również swoim małym nie powinien na to pozwolić, ale on ciągle siedzi zagrzebany w książkach, gdy tylko jest w domu. Wiecznie czyta i czyta, albo spaceruje po gabinecie, jakby w jakimś transie. Dziwię się nawet, że nie zapomina o swych niedzielnych obowiązkach w kościele. Dwa razy za to zapomniał przyjść na zebranie i dopiero ktoś musiał po niego. Chodzić na plebanie. A najzabawniejsza historia była, gdy zapomniał o ślubie fany Cooper. Dopiero zatelefonowano po niego i przybiegł w pośpiechu w rannych pantoflach. Metodyści pękali ze śmiechu. Na szczęście nie mogą krytykować jego kazań. Ten człowiek żyje dopiero wtedy, gdy się znajdzie na ambonie. A pastor metodystów podobno zupełnie nie jest kaznodzieją. Ale ja, chwała Bogu, nigdy go nie słyszałam. Od chwili swego ślubu panna Cornelia żywiła mniejszą pogardę dla mężczyzn, ale ciągle jeszcze lekceważyła metodystów. Zuzanna uśmiechnęła się chytrze. Powiadają pani Marszałkowo Eliot, że metodyści i presbiterianie zamierzają się połączyć. Mam nadzieję, że będę już wtedy w grobie, odcięła się panna Kornelia. Nigdy nie miałam zaufania do metodystów, a pan Meredith również doszedł do wniosku, że lepiej się trzymać od nich z daleka. Co prawda, mógłby być dla nich mniej uprzejmy. Niepotrzebnie znalazł się na srebrnym weselu Jakuba Drew i przez to potem miał wiele nieprzyjemności. A o co chodziło? Pani Dreu prosiła go, aby pokroił gęś, bo Jakub Dreu nigdy sobie nie mógł z tym dać rady. Pan Meredith zabrał się do dzieła z zapałem i jednym niefortunnym ruchem zrzucił kawałek tłustej gęsiny na kolana pani Riz, która przy nim siedziała. Nie zmieszał się wcale, tylko rzekł sennym głosem: Pani Riz. Zechce pani łaskawie położyć to łódko z powrotem na talerzu? Pani Riz z pozornym spokojem spełniła prośbę, ale musiała być wściekła, bo miała na sobie nowiutką jedwabną sukienkę. Najgorsze to, że przecież ona jest metodystką. Jednak, całe szczęście, że ci wszyscy, którym Mereditowie się narazili, należą do metodystów. Ciągnęła panna Cornelia. Dwa tygodnie temu najstarszy syn pastora, Jerry, przyszedł na nabożeństwo metodystów i usiadłszy obok starego Williama Marsza, zapytał: "Czy pan się dzisiaj lepiej czuje? Biedny Jerry chciał być uprzejmy, lecz Marsz wziął to za impertynencję i wpadł w złość." Właściwie nie wiadomo, po co Jerry w ogóle zjawił się w kościele metodystów. Te dzieci z plebanii robią, co chcą. Mam nadzieję, że nie zdążyły jeszcze obrazić pani Aleksandrowej Davis z portu, uśmiechnęła się Zuzanna. To bardzo drażliwa kobieta, choć udaje wielką damę. Słyszałam, jak mówiła, że dzieci pastora nie mają ani odrobiny wychowania. Coraz bardziej upewniam się w mniemaniu, że Mereditowie należą do ludzi znających Józefa, zadecydowała Ania. Właściwie tak, przyznała panna Cornelia, i to jeszcze bardziej utrudnia sytuację. W każdym razie, skoro już są u nas, powinniśmy się starać, aby ich za wszelką cenę odciągnąć od metodystów. Ale muszę już biec do domu. Marszałek tylko patrzeć, jak wróci i z niecierpliwością będzie czekał na kolację, jak każdy mężczyzna. Przykro mi, że nie widziałam dzieci. A gdzie doktor? Wyjechał do portu. W ciągu tych trzech dni, od kiedy jesteśmy w domu, nie miał ani chwili czasu nawet na zjedzenie obiadu. Nic dziwnego. Od sześciu tygodni wszyscy chorzy z niecierpliwością oczekiwali jego powrotu i mieli zupełną słuszność. Lekarz portowy, po poślubieniu córki przedsiębiorcy pogrzebowego w Lowbridge, zupełnie stracił ich zaufanie. Sam sobie winien. Musisz przyjść, Aniu, z doktorem do nas i opowiedzieć o swej podróży. Przypuszczam, żeście przywieźli mnóstwo nowych wrażeń. Istotnie, przyznała Ania, marzenia długich lat ziściły się nareszcie. Europa to prawdziwy kraj czarów. Jednak Kanada jest najwspanialszym zakątkiem na świecie, panno Cornelio. Nigdy o tym nie wątpiłam, rzekła panna Cornelia z powagą. Stara wyspa księcia Edwarda najmilszym, cichym ustroniem, a przystań czterech wiatrów. Najcudowniejszą miejscowością na wyspie, śmiała się Ania, spoglądając z zachwytem na cudowny zachód słońca ponad przystanią i klonami w dolinie. Pokiwała do nich przyjaźnie. Nawet w Europie nie zdarzyło mi się widzieć cudownego krajobrazu, panno Cornelio. Musi już pani iść, naprawdę? Dzieci będą niepocieszone, że pani na nie nie zaczekała. Mam nadzieję, że wkrótce mnie odwiedzą. Powiedz im, że zawsze mam dla nich przygotowane świeże pączki. Mówiły o tym przy kolacji. Na pewno rychło ujrzy ich pani u siebie, bo przecież niedługo będą musiały wrócić do szkoły. Bliźnięta rozpoczną też wkrótce lekcje muzyki. Przypuszczam, że nie, u żony pastora metodystów zapytała panna Kornelia z niepokojem? Nie. Chcę, żeby się uczyły u Rozali West. Wczoraj wieczorem byłam nawet u niej i umówiłam wszystko. Szalenie miła dziewczyna. Doskonale się trzyma, choć nie jest już tak młoda, jak była kiedyś. Moim zdaniem jest czarująca. Nigdy nie znałam jej bliżej, jak pani wiadomo. Mieszkają dość daleko i zazwyczaj widywałam ją tylko w kościele. Ludzie zawsze lubili Rosalię West, chociaż jej nie rozumieją, powiedziała panna Cornelia, nieświadoma hołdu, jaki złożyła wdziękowi Rosali. Helena zawsze ją tyranizowała. Rosalia była kiedyś zaręczona z młodym Marcinem Crawfordem. Okręt jego rozbił się na Wyspach Magdaleny i cała załoga utonęła. Rosalia była prawie dzieckiem. Miała zaledwie siedemnaście lat ale nigdy już nie była taka jak przedtem ona i helena bardzo się kochały i nie rozstawały się od śmierci matki rzadko chodzą do kościoła w laubridge i wydaje się że helena nie lubi chodzić do kościoła prezbiteriańskiego zbyt często do metodystów nie chodzi nigdy co bardzo przemawia na jej korzyść Westowie zawsze należeli do kościoła anglikańskiego. Rozali i Helenie powodzi się bardzo dobrze i Rosalia zupełnie nie potrzebuje dawać lekcji muzyki. Robi to, bo lubi to zajęcie. Nie wiem, czy ci wiadomo, że panny West są spokrewnione z Ewą. Czy Fordowie tego lata przyjadą do portu? Nie. Wybierają się do Japonii, gdzie zamierzają zostać cały rok. Ostatnia powieść Owen'a została przetłumaczona na język japoński. Po raz pierwszy, kochany, stary, wymarzony domek, będzie świecił latem pustkami. Myślę, że Owen Ford mógłby z równym powodzeniem pracować w Kanadzie i nie męczyć swej biednej żony oraz dzieci uciążliwą podróżą do Japonii, mruknęła panna Cornelia. Księga życia. Była jedną z najbardziej udanych jego prac, a przecież napisał ją w czterech wiatrach. To kapitan Jim dostarczył mu materiału, jak pani wiadomo. Zbierał ten materiał podczas długich swych podróży. Według mnie wszystkie książki Owena są doskonałe. Wcale nie przeczę prawie wszystkie czytałam. Muszę napisać do Forda, jak się zapatruje na tę podróż do Japonii. Widocznie chce, żeby dzieci jego stały się poganami. Z tymi słowy pełnymi niechęci panna Kornelia wyszła. Zuzanna układała rille do łóżeczka, a Ania usiadła znowu na schodkach werandy pod baldachimem granatowego nieba wysrebrzonego gwiazdami i zatonęła jak zwykle w marzeniach, rozkoszując się swym szczęściem. Które w pełni poznała dopiero od chwili, gdy zamieszkała w przystani czterech wiatrów. Rozdział trzeci: Dzieci ze złotego brzegu. Podczas dnia dzieci blajtów najchętniej bawiły się w małym lasku klonowym pomiędzy złotym brzegiem a sadzawką Glen Sant Mary. Lecz wieczorami, ulubionym miejscem ich zabaw, była mała dolinka poza laskiem klonowym. W wyobraźni dzieciaków dolinka ta tchnęła romantycznym czarem. Wiara ta pochodziła od owej chwili, kiedy któreś z dzieci spoglądając z okna facjatki w Złotym Brzegu po przebrzmiałej niedawno letniej burzy ujrzało nad doliną wielobarwną tęczę zakreśloną wysokim łukiem. Nazwijmy ją Doliną Tęczy. Zaproponował wówczas Walter i od tej pory nazwa ta się utrzymała. Poza krawędzią dolinki niejednokrotnie szalał wiatr, lecz w samym wnętrzu jej było zazwyczaj spokojnie. Dolinkę przecinały wąskie ścieżki, pokryte wilgotnym mchem. W porze wiosennej miejsce to, porośnięte gdzieniegdzie drzewkami dzikiej czereśni, lśniło bielą żywego kwiecia. Przez sam środek dolinki przebiegał wartki strumek, wiodący swój początek od wsi glen. Domki wiejskie były dość oddalone stąd. Tylko na północnej krawędzi doliny tuliła się mała, opuszczona zagroda, nazywana powszechnie domostwem Starego Bajleja. Domostwo to opuszczone było od wielu lat. I obrośnięte ze wszystkich stron wysoką trawą, a tylko poza niziutkim parkanem znajdował się mały ogródek, w którym dzieci ze złotego brzegu zrywały wczesną wiosną fiołki i stokrotki, a latem wonne lilie okwitające dopiero jesienią. W przeważnej części ogródek zarośnięty był rozgałęzionymi krzewami kminu który w blasku księżyca połyskiwał srebrzystym odcieniem. Bardziej na południe ulokowała się tuż nad krawędzią sadzawka, okolona z jednej strony laskiem klonowym, którego górne konary spoglądały wyniośle na wieś, glen i na przystań. Dolina tęczy sprawiała wrażenie odosobnionego zakątka, mimo bliskości wsi. I właśnie to odosobnienie, Wywierało specjalny urok na wrażliwe wyobraźnie dzieci ze złotego brzegu. Pełno było w Dolinie miłych zakamarków, które dzieci tak dobrze znały. Szczególnie jedno u stronie posiadało czar przemożny i tam najchętniej się zbierano po zachodzie słońca. Było to miejsce porośnięte młodymi jodłami których korzenie sięgały prawie do samego brzegu wartkiego strumyka. Tuż nad strumykiem rosła srebrna brzoza, młodziutkie, nieprawdopodobnie smukłe drzewko, nazwane przez Waltera Białą Damą. W pobliżu rosła trójka kochanków, jak Walter ochrzcił kępę złożoną z dwóch jodeł i klonu, zrośniętych niemal razem. Jim... Zawiesił w tym miejscu małe dzwoneczki, które otrzymał w podarunku od Kowala z Glen, i każdy, kto chciał odwiedzić trójkę kochanków, musiał uprzednio w owe dzwoneczki zadzwonić. Jak to dobrze, żeśmy już wreszcie wrócili, zauważyła Nan. Tych wszystkich zakątków w Avonlea nie można porównać z naszą doliną tęczy. Mimo to. Dzieci ogromnie lubiły Awonli i każde odwiedziny na zielonym wzgórzu dawały im nowe emocje. Ciotka Maryla była dla nich bardzo dobra, jak również pani Małgorzata Lindę, która większą część czasu wolnego poświęcała tkaniu wełnianych kołder, myśląc o tym, kiedy córki Ani trzeba będzie wyposażyć. Poza tym byli tam mili towarzysze zabaw, a mianowicie dzieci wuja Tadzia i dzieci ciotki Diany. Młodzi obywatele Ze Złotego Brzegu znali te wszystkie ukochane miejsca związane z wspomnieniami dziecinnych lat ich matki. Więc aleje zakochanych okrytą purpurowym kwieciem polnych różyczek, świątynie westchnień i jezioro lśniących wód. Bliźniaczki mieszkały w pokoju na facjatce, który niegdyś zajmowała ich matka. A ciotka Maryla zazwyczaj zaglądała do nich wśród nocy, czy aby na pewno śpią spokojnie. Dzieci wiedziały jednak dobrze, że ulubieńcem ciotki Maryli jest Jim. W tej chwili Jim zajęty był smażeniem małych pstrągów, które właśnie złowił w sadzawce. Piec, na którym przyrządzał ową ucztę, składał się z kilku czerwonych cegieł i rozpalonego wewnątrz ogniska. Pstrągi smażyły się na starej żelaznej patelni, a jedynym narzędziem kulinarnym był stary widelec o jednym zębie. Mimo to wszystkie dzieci zazwyczaj zasiadały do takiej uczty z nadzwyczajnym apetytem. Jim był jedynym dzieckiem, które przyszło na świat w wymarzonym domku. Reszta urodziła się już na złotym brzegu. Jim Miał falujące, rudawe włosy jak jego matka, czarne, żywe oczy jak ojciec, równy, mały nosek matki i uśmiech ojca. On, jeden z całej rodziny, miał małe uszy, którymi zawsze zachwycała się Zuzanna. Ale Jim toczył stale spór z Zuzanną, bo nawet do dzisiaj nie przestawała go nazywać Małym Jimem, choć miał już lat trzynaście. Matka prędzej tę niedorzeczność zrozumiała. Ja już nie jestem mały, matuchno, rozpłakał się serdecznie w ósmą rocznicę swych urodzin. Jestem już strasznie duży. Matka westchnęła, zaśmiała się i westchnęła znowu. Ale od tej pory nigdy już w jego obecności nie nazwała go małym Jimem. Jim był stateczny i godny zaufania. Nigdy nie łamał danego słowa. Ponieważ nie posiadał daru wymowy, nauczyciele nie wyróżniali go w klasie, lecz uważany był za dobrego ucznia. Nie potrafił przyjmować nic ze ślepą wiarą, ale zazwyczaj musiał poznać prawdę i wtedy dopiero wyrabiał sobie własne zdanie o danej rzeczy. Pewnego razu Zuzanna powiedziała, że jeżeli dotknie językiem zmarzniętego żelaza, to cała skóra z języka mu zejdzie. Jim musiał to uczynić, aby się przekonać, czy to istotnie była prawda. Jim potrafił wszystko poświęcić dla wiedzy. Dzięki bacznym obserwacjom i wielu eksperymentom nauczył się dużo i stał się dla rodzeństwa autorytetem prawiając je niejednokrotnie w podziw wiedział na przykład kiedy dojrzewają gruszki kiedy fiołki rozkwitają i ile błękitnych jajek złożyła raszka w gniazdku swym na najwyższym klonie umiał wróżyć z płatków stokrotki ssać miód z czerwonej koniczyny i wykopywać najrozmaitsze gatunki robaków na brzegu sadzawki podczas gdy Zuzanna umierała ze strachu że robaki te są jadowite Wiedział, gdzie można nazbierać najpiękniejszej żywicy z pnia jodły, gdzie rosną największe orzechy i gdzie najłatwiej nałapać pstrągów. Umiał naśladować głosy dzikich ptaków i zwierząt i znał nazwy wszystkich kwiatów kwitnących od wiosny do jesieni. Walter Blythe siedział pod konarami Białej Damy z tomem poezji na kolanach, ale książki nie czytał. Wzrok miał utkwiony w szmaragdowych konarach wysokich drzew nad sadzawką, to znów przenosił go na postrzępione obłoki na niebie, które gnały niby stado spłoszonych owiec. Walter miał oczy naprawdę prześliczne. Była w nich radość i smutek, co malowało się w oczach całych pokoleń jego przodków, dawno już zgasłych i dawno zapomnianych. Był on zupełnie inny. Niepodobny do nikogo z krewnych. Twarzyczkę miał najładniejszą spośród gromadki młodych blajtów, a czarne, gładkie włosy podkreślały delikatne rysy. Posiadał wybujałą imaginację swej matki i namiętne umiłowanie piękna. Mróz zimowy, obietnice wiosny, tęczowe sny lata i swoisty urok jesieni oddziaływały bardzo na jego wrażliwą duszę. Tam, gdzie Jim był pierwszy, Walter przeważnie się nie wyróżniał. Nazywano go w szkole dziewczynką lub mamin synkiem, bo nie palił się do bujek, nie palił się do sportów, przekładając ponad wszystko książki, a specjalnie poezję. Walter otaczał czcią poetów i od chwili, gdy się tylko nauczył czytać, niemal całą swą mądrość czerpał z ich dzieł. Muzyka poezji wnikała do jego wrażliwej duszy i rodziła w niej dziecięce ambicje. Marzył o tym, aby kiedyś sam mógł zostać poetą. Przecież wszystko jest możliwe. Wuj Jaś, nazywany tak przez wszystkich, mieszkający obecnie w Stanach, był bożyszczem Waltera. Wuj Jaś był niegdyś małym uczniem szkoły miejscowej w Avonlea, a teraz wszyscy czytali jego poezję. Lecz uczniowie z Glen nie znali marzeń Waltera i prawdopodobnie marzenia te wcale by ich nie przejęły. Mimo niewyrobionych mięśni, Walter cieszył się poważaniem swych kolegów ze względu na to, że tak świetnie opowiadał książki. Nikt w szkole w Glen St. Mary nie mógł się z nim równać. Walter potrafi mówić jak kaznodzieja, twierdzili chłopcy i dlatego też zostawiano go w spokoju, zaniechawszy wszelkich kpinek, którymi dokuczano innym kolegom separującym się od towarzystwa. Dziesięcioletnia para bliźniąt ze Złotego Brzegu tworzyła dwa całkiem różne typy. Ania zwana przez wszystkich nan, była wesolutką, uroczą istotką, o ślicznej twarzyczce, aksamitnych, orzechowych oczach i jedwabistych, ciemnobrązowych włosach. Figurkę także miała zgrabniutką ku wielkiemu zadowoleniu matki. Taka jestem szczęśliwa, że mam córeczkę, która może ubierać się na czerwono. Zwykła mawiać z radością pani Blight, Diana Blight. Zwana Di była bardzo podobna do matki ze swymi szarozielonymi oczami i złocistymi włosami. Prawdopodobnie dlatego też była ulubienicą ojca. Specjalnym uczuciem również darzył ją Walter. Di była jedyną osobą, której czytał napisane przez ciebie wiersze i której zwierzał się ze swych marzeń. Jedyną, która wiedziała że Walter pracuje teraz nad wspaniałym eposem. Di potrafiła utrzymać tajemnicę i nawet siostrzyczce swej Nan nigdy o tym ani słówka nie pisnęła. Prędko będzie ta ryba gotowa, Jim? Zapytała Nan, pociągając małym noskiem. Tak ładnie pachnie, że umieram z głodu. Już prawie gotowa, odparł Jim z powagą. Naszykuj tymczasem chleb i talerze. Walter, zbudź się. Jak ślicznie dzisiaj gwiazdy świecą, wyszeptał sennie Walter. Nie znaczyło to, że nie miał apetytu na smażoną rybę, ale był już taki, że strawę duchową przedkładał ponad zwykły pokarm. Aniołowie zazwyczaj mają skrzydła białe, o ile mi wiadomo, orzekła Nan. Ale anioł kwiatów ma inne. Są one jasno błękitne i na tle czystego nieba. Wcale ich nie widać. Och, jakżebym chciał mieć skrzydła. Musi być strasznie przyjemnie móc fruwać po świecie. Czasami można fruwać w marzeniach, wtrąciła Di. W marzeniach nigdy tego nie potrafię, rzekł Walter. Lecz często mi się śni, że odrywam się nagle od ziemi i pędzę gdzieś ponad drzewami. Strasznie przyjemnie jest wtedy. I zwykle w takich chwilach myślę to nie jest sen to rzeczywistość a potem gdy się budzę robi mi się strasznie smutno Nan prędzej zawołał Jim rozkazującym tonem Nan przygotowała tak zwany stół bankietowy na którym już niejednokrotnie przystępowano do uczty w dolinie tęczy Stół ten był właściwie deską ułożoną na dwóch omszałych kamieniach Parę arkuszy białego papieru imitowało serwetę, a kilka wyszczerbionych talerzy, które Zuzanna wyrzuciła na śmietnik, zastępowało nakrycia. Z małego pudełka, ukrytego pod drzewem, Nan wydobyła chleb i sól. W pobliskim strumyku nie brakowało wody do picia. Zresztą wszyscy uczestnicy tej zaimprowizowanej wieczerzy byli młodzi i mieli świetne apetyty. Dzięki czemu oczywiście potrawy przyrządzane przez Jima wydawały się o wiele smaczniejsze. Siadajcie! zapraszała Nan, gdy Jim ustawił na środku stołu smakowicie dymiącą patelnię. Jim, dzisiaj na Ciebie kolej odmówienia modlitwy. Moja droga, ja już zrobiłem, co do mnie należało. Usmażyłem pstrągi zaprotestował Jim, który nie cierpiał się modlić. Niech Walter mnie zastąpi. On lubi tego rodzaju zajęcie. Tylko prędko, Walter, umieram z głodu. Lecz Walter nie zdążył powiedzieć ani słowa, bo oto nagle Di przerwała ciszę oczekiwania. Któż tam idzie od strony plebanii? Rozdział czwarty. Dzieci z plebanii. Podobno, ciotka Marta była bardzo marną gospodynią. A wielebny John Knox Meredith uważany był za człowieka roztargnionego i patrzącego na wszystko z pobłażliwym uśmiechem. Jednakże przyznać należy, że w tym całym rozgardiaszu panującym na plebanii było coś niezwykle miłego, coś niepozbawionego ciepła i sentymentu. Nawet najbardziej krytyczne mieszkanki Glen odczuwały ten sentyment i wydawały przez to sąd mniej srogi. Może to ciepło uzależnione było od prostych okoliczności, może atmosferę tę stwarzało samo wnętrze obszernych pokojów plebanii, okolonej gęstymi drzewkami akacji. Może przyczyniał się do tego ów piękny widok na malowniczą przystań, roztaczający się z frontowych okien budynku. Dziwne jednak, że owa atmosfera ciepła rozgościła się dopiero na plebanii od chwili, kiedy zamieszkał tam pastor Meredith ze swoją rodziną. Stanowczo była to zasługa obecnych mieszkańców. Wszystkie drzwi stały zazwyczaj otworem, tak jakby wewnętrzne życie plebanii i świat zewnętrzny podawały sobie przyjaźnie dłonie. Na plebanii Glen St panowała atmosfera miłości. Na ogół parawianie twierdzili, że pastor Meredith psuje swe dzieci. Zasadniczo mieli rację, bo pan Meredith w stosunku do swej dziatwy nie umiał utrzymać autorytetu. Nie mają matki, biedactwa szeptał niejednokrotnie do siebie samego z westchnieniem, gdy któreś z dzieci okazało nieposłuszeństwo. Ale w istocie, pastor Meredith nie znał dokładnie swych dzieci. Sam był marzycielem. Okna jego gabinetu wychodziły na cmentarz. Ale gdy całymi godzinami przechadzał się tam i z powrotem w głębokim zamyśleniu o nieśmiertelności duszy, nie zdawał sobie sprawy, że Jerry i Karolek, bawili się w najlepsze u stóp na grobków zmarłych metodystów. Od czasu do czasu przychodziło mu tylko na myśl, że dzieci nie są już teraz tak dobrze dopilnowane ani fizycznie, ani moralnie, jak za życia żony i niejasno sobie uświadamiał, że dom i potrawy były inne pod rządami ciotki Marty aniżeli Cecylii. Poza tym całe niemal życie pastora Meredita koncentrowało się w świecie książek, więc chociaż nie zawsze miał oczyszczone buty i ubranie i chociaż kumoszki w Glen, sądząc z jego bladej twarzy i szczupłych rąk, uznały, że nie dojada, to jednak nie czuł się nieszczęśliwy. Jeżeli jakikolwiek cmentarz można nazwać wesołym, to takim musiał być właśnie cmentarz metodystów w Glen St. Mary. Nowy cmentarz – po drugiej stronie kościoła zachował dotychczas swą powagę i smutek, lecz stary, gdzie rozgościła się już tylko szczodra dłoni natury, stał się zakątkiem ustronnym i miłym dla oka. Z trzech stron otaczał go wysoki mur z Białego Kamienia i rząd gęstych świerków, które wydawały woń balsamiczną. Kamienne ogrodzenie. Wzniesione prawdopodobnie przez pierwszych mieszkańców glen, pamiętać musiało najdawniejsze czasy i porośnięte było mchem, wśród którego gdzie gdzieniegdzie wyłaniały się wstydliwe fiołki wiosną, a jesienią pyszne liliowe astry. Od wschodniej strony nie było ogrodzenia ani wału, a cmentarz przeistaczał się tam w świerkowy zagajnik i ginął w pobliskim gęstym lesie. Z dala dochodził tu szum fal morskich, połączony z melodyjnym szmerem jodłowych gałęzi, a wiosną rozlegały się śpiewy ptasząt z gniazd uwitych na wierzchołkach wysokich drzew okalających obydwa kościoły. Śpiewy ptasząt mówiły raczej o życiu niż o śmierci. Nic więc dziwnego, że dzieci pastora Mereditha tak bardzo lubiły stary cmentarz. Wysokopienne bluszcze, srebrne jodły i kępki pachnącej mięty okalały stare mogiły. Przy grobli, od strony lasu, było kilkanaście krzewów dzikich malin, a wśród tej powodzi zieleni całe mnóstwo nagrobków, wysokich pomników i płyt kamiennych z zatartymi napisami. Jeden z największych pomników i jeden z najbrzydszych na cmentarzu. Był poświęcony pamięci niejakiego Aleksandra Davisa, który urodził się metodystą i zakochał w prezbiteriance z klanu Daglasów. Oczywiście żona przeciągnęła go na stronę kościoła prezbiteriańskiego i pozostał prezbiteraninem aż do śmierci. Lecz gdy umarł, nie pozwoliła pochować go samotnie na cmentarzu prezbiteriańskim, tuż nad przystanią. Wszyscy jego krewni spoczywali u metodystów. Więc i Aleksander Davis powrócił na łono dawnego kościoła, a żona sprawiła mu pomnik tak wspaniały, jakiego na cmentarzu metodystów jeszcze nie było. Dzieci pastora Meredita nie lubiły tego pomnika, chociaż same nie wiedziały dlaczego, ale za to kochały stare ogrodzenie kamienne, okalające mogiły i porośnięte trawą. Jerry co prawda nie mógł nigdy usiedzieć na miejscu i urządzał do spółki z Karolem ciągłe gonitwy. Una szyła sukienkę dla lalki. Flora, wyciągnąwszy się wygodnie, zanurzyła nagie stopy w wilgotnej trawie. Jerry miał czarne włosy, takie jak ojciec i takie jak on czarne oczy, lecz nie było w nich tyle wyrazu rozmarzenia. Flora, młodsza nieco od niego, Bójnie i beztrosko obnosiła swą urodę, uwydatniającą się coraz bardziej z każdym rokiem. Miała piękne, piwne oczy, ciemne, wijące się włosy i rumiane policzki. Może zbyt często się śmiała ku zgorszeniu członków parafii swego ojca i ku największemu zgorszeniu pani Taylor, która pochowała już kilku mężów. Gdy pani Taylor spojrzała kiedyś niechętnie na roześmianą florę stojącą u wejścia do kościoła, mała roześmiała się jeszcze głośniej i rzekła z powagą. Świat nie jest przybytkiem płaczu, pani Taylor. Jest on królestwem wesołości i śmiechu. Marzycielska Una rzadko się śmiała. Jej długie, ciemne włosy, splecione w dwa warkocze, nie wiły się tak, jak niesforne loki starszej siostry a podłużne, ciemnobłękitne oczy, tchnęły jakimś wyrazem nieznanego smutku. Zgrabnie wykrojone usta przykrywały wstydliwie rząd białych zębów i od czasu do czasu rozchylały się w bladym uśmiechu. Wszyscy twierdzili, że Una jest statyczniejsza od flory i że posiada ten prawdziwy czar dziewczęcy. Była bardziej niż flora wrażliwa na opinię publiczną, i gnębiły ją wyrzuty sumienia, że w ich domu nie wszystko jest tak jak trzeba. Usiłowała zaprowadzić jakiś ład, lecz sama nie wiedziała, w jaki sposób się do tego zabrać. Od czasu do czasu odkurzała meble, czyściła ojcu ubranie, lecz i to nie dawało jej zadowolenia. Karolek miał jasne błękitne oczy o śmiałym i otwartym spojrzeniu, podobne do oczu zmarłej matki, i takie jak ona ciemnoblond włosy o złocistym połysku. Nade wszystko lubił kolekcjonować rozmaite żyjątka i owady, to też una niechętnie siadała przy nim, bo nigdy nie była pewna, czy z kieszeni brata nie wysunie się w pewnej chwili jakieś obrzydliwe stworzenie. Nawet Jerry nie chciał spać razem z Karolem, bo pewnego razu Karolek zabrał z sobą do łóżka schwytanego węża. Rad nie rad, Karol musiał spać w starym swym łóżeczku, które było dlań już za krótkie i za wąskie, lecz nikt mu nie zabraniał przechowywać w nim zbiorów z całego dnia. Całe szczęście, że ciotka Marta, mając już bardzo słaby wzrok, Nigdy nie wiedziała, co się w owym łóżeczku dzieje. Mimo tych wszystkich wad, sympatyczna była ta gromadka pastora, i Cecylia Meredith musiała cierpieć bardzo, gdy przyszła chwila, w której zmuszona była swe dzieci opuścić. Jacy dobrzy musieli być ci wszyscy ludzie, którzy są tu pochowani, szepnęła Una, odczytując półgłosem zatarte już nieco napisy na nagrobkach. Na całym cmentarzu zdaje się nie ma ani jednego złego człowieka. Metodyści muszą być lepsi od prezbiterian. A może metodyści złych ludzi grzebią tak jak koty? zauważył Karol. Może ich wcale nie chowają na cmentarzu? Głupstwa pleciesz, oburzyła się Flora. Ludzie spoczywający tutaj nie są wcale lepsi od innych uno. Ale jak ktoś umiera, nie wolno o nim mówić źle, choćby był najgorszy, bo gotów jeszcze wrócić i zemścić się. Ciotka Marta mi kiedyś o tym mówiła. Pytałam potem ojca, czy to prawda, a on popatrzył na mnie, jakbym była przezroczysta, i wyszeptał: Prawda, prawda, co jest prawda, o panie! Domyśliłam się, że to widocznie musi być prawdą. Ciekaw jestem, czy Aleksander Davis mściłby się na mnie, gdybym na przykład cisnął kamieniem w tę urnę na samym szczycie jego pomnika, zauważył Jerry. Pani Davis by się zemściła, zaśmiała się Flora. Ona zawsze węszy w kościele jak kot czatujący na myszy. W zeszłą niedzielę zrobiłam śmieszną minę do jej siostrzeńca, a on odpowiedział mi taką samą miną żebyście wtedy widzieli jej wzrok po prostu chciała mnie zadusić oczami pani marszałkowa Elliot twierdzi że nie powinniśmy obrażać pani davis bo to niegrzeczne słyszałem że jim blight pokazał jej język pewnego razu a ona od tego czasu nigdy już nie wzywa do siebie doktora nawet nie wezwała go przed śmiercią swego męża szepnął jerry w zamyśleniu jestem ciekaw Jacy właściwie są ci blajtowie? Lubię na nich patrzeć, rzekła Flora. Szczególnie lubię spojrzenie Jima. Było to tego samego wieczoru, kiedy dzieci blajtów przyrządzały sobie ową wspaniałą ucztę. Powiadają w szkole, że Walter to baba, zaoponował Jerry. Ja tam nie wierzę, rzekła Una, która uważała Waltera za bardzo ładnego chłopca. Ale pisze poezję w zeszłym roku dostał nagrodę za wypracowanie mówił mi o tym Berti Szekspir dreł. Matka Bertiego myślała że on tę nagrodę dostanie chociażby ze względu na swe cudowne imię lecz Berti przyznał że z imieniem czy bez nie posiada absolutnie talentu pisarskiego myślę że zapoznamy się z nimi jak zaczniemy chodzić do szkoły wtrąciła Flora. Dziewczynki muszą być bardzo miłe, chociaż ja osobiście nie lubię dziewczynek. Są takie ograniczone. Ale te bliźniaczki blajtów wyglądają bardzo sympatycznie. Sądziłam zawsze, że bliźnięta muszą być do siebie podobne, a tymczasem one są zupełnie inne. Uważam, że ta z rudymi włosami jest ładniejsza. Strasznie lubię patrzeć na ich matkę. Szepnęła una z westchnieniem. Una zazdrościła wszystkim dzieciom, które posiadały matki. Sama miała zaledwie sześć lat, jak pani Meredith umarła. Lecz pozostało jej po matce cenne wspomnienie, które przechowywała w swym sercu jak relikwie. Pozostało jej wspomnienie wieczornych pieszczot i porannych figli. Wspomnienie kochających oczu, czułego głosu. I najsłodszego, najweselszego śmiechu. Mówią, że ona nie jest taka jak wszyscy, zauważył Jerry. Pani Elliot twierdzi, że to pewno dlatego, że właściwie pani Blight jeszcze nie urosła, dorzuciła Flora. Przecież jest wyższa od pani Elliot. Tak, tak, ale w środku. Pani Elliot mówi, że w środku to pani Blight została dotychczas małą dziewczynką. Co to tak pachnie? Przerwał nagle Karolek, rozdymając nozdrza. Teraz już wszyscy poczuli ten zapach, smakowity zapach płynący od strony małego lasku za plebanią. Ten zapach mi przypomniał, że jestem głodny, rzekł Jerry. Mam tylko na kolację chleb, melasę i to z obiadu, rzekła płaczliwie Una. Ciotka Marta zazwyczaj na początku tygodnia gotowała całą ćwiartkę baraniny i codziennie dawała ją dzieciom na obiad i na kolację. Flora nazywała tę potrawę krótkim określeniem to i od tego czasu nikt na plebanii innej nazwy nie znał. "Chodźmy zobaczyć, co tak pachnie", zaproponował Jerry. Wszyscy zerwali się na równe nogi i poczęli przeskakiwać przez mogiły i ścieżki niby zręczne, rozweselone małpki biegnące na żer. W kilka minut potem, zadyszani, stanęli w sanktuarium Doliny Tęczy, gdzie Blightowie zasiadali właśnie do swej wspaniałej uczty. Una nawet w głębi serduszka pragnęła, aby tamci ich nie zauważyli, lecz Dee Blight posiadała prawdziwie kobiecą intuicję, i od razu podeszła do gości z przyjaznym uśmiechem. Domyślam się, kim jesteście, rzekła. Jesteście splebani, prawda? Flora skinęła głową, ukazując dołeczki w uśmiechu. Poczuliśmy zapach smażonych pstrągów i chcieliśmy się przekonać, skąd ta woń doleciała. Musicie usiąść i pomóc nam spałaszować ten przysmak, rzekła D. Ale na pewno nie macie tak dużo, żeby i dla nas starczyło, zauważył Jerry, spoglądając zgłodniałym wzrokiem na dymiącą patelnię. Mamy masę, aż trzy sztuki, dorzucił Jim. Siadajcie. Dalsze ceremonie były już zbyteczne. Wszyscy zasiedli na porośniętych mchem kamieniach. Uczta była wesoła i trwała długo. Kiedy ludzie mogą się zżyć prędzej, jak nie przy jedzeniu? Gdy ostatni pstrąg znikł z patelni, dzieci z plebanii i dzieci Złotego Brzegu były już zażyłymi przyjaciółmi. Zdawać by się mogło, że znały się od dawna i że właściwie nigdy nie były dla siebie obce. Zarówno jedne, jak i drugie należało widocznie do tych, którzy znali Józefa. Rozpoczęło się opowiadanie historii ich krótkiego życia. Dzieci z plebanii dowiedziały się o Avonlea i Zielonym Wzgórzu, o tradycjach w Dolinie Tęczy i o małym domku w przystani, gdzie Jim się urodził. Dzieci Złotego Brzegu dowiedziały się o Majowych Wodach, gdzie dotychczas mieszkali Meredithowie. Dowiedziały się również o ukochanej jednookiej lalce Uny i ulubionym kogucie Flory. Flora oburzała się, że ludzie śmieją się z jej koguta. To też polubiła blajtów za to, że bez zastrzeżeń z nią się zgodzili. Taki ładny kogut jak Adam nie jest właściwie niczym gorszym od psa albo kota, twierdziła. Gdyby był kanarkiem, na pewno nikt by się nie dziwił. Wychowywałam go przecież od małego, żółtego pisklęcia. Dostałam go jeszcze w majowych wodach od pani Johnson. Całe jego rodzeństwo, wszystkich braci i siostrzyczki zadusiła łasica. On jeden ocalał. Nazwałam go po mężu pani Johnson. Ja tam nie lubię ani lalek, ani kotów. Kto mieszka w tym domu na wzgórzu? zapytał Jerry. Panny West, Rosalia i Helena odparła nan. Obydwie z DI mamy brać tego lata lekcje muzyki u panny Rosali. Una tęsknym wzrokiem obrzuciła szczęśliwe bliźnięta. Och, gdyby ona mogła się uczyć muzyki. Było to jedno z najskrytszych jej marzeń. Ale nikomu to nawet na myśl nie przyszło. Panna Rosalia jest taka miła i tak się zawsze ładnie ubiera, dorzuciła Di. Włosy ma koloru świeżego lnu, dodała w zamyśleniu. I jakby z żalem, bo Di tak samo jak jej matka nie mogła pogodzić się ze swoimi rudawymi włosami. Również bardzo lubię pannę Helenę. Odezwała się Nan. Zawsze mi daje cukierki, gdy przychodzi do kościoła. Nie wiem, dlaczego Di uczuwa przed nią lęk. Och, jakżeż strasznie bał się jej Krzysiofort, gdy był mały. Mamusia opowiadała że gdy pani Ford po raz pierwszy przyprowadziła Krzysia do kościoła, panna Helena akurat zajęła miejsce tuż przy nich. A Krzysio, jak tylko ją zobaczył, zaczął strasznie płakać i płakał do puty, dopóki pani Ford nie wyprowadziła go z kościoła. – Któż to jest pani Ford? – zapytała Una zaciekawiona. – Och, państwo Ford tutaj nie mieszkają – Przyjeżdżają tylko na lato, ale tego lata nie przyjadą wcale. Mieszkają zazwyczaj w tym małym domku nad samym brzegiem przystani, gdzie mieszkali kiedyś nasi rodzice. Chciałabym, żebyście zobaczyli Polcie Ford. To prawdziwy obrazek. Słyszałam coś o pani Ford, przerwała Flora. Mówił mi o niej Bertie Shakespeare Drew. Podobno przez czternaście lat była zamężna z umarłym człowiekiem, który potem ożył. Głupstwa, pleciesz, zgromiła ją Nan. To wcale nie tak było. Bertie Shakespeare nigdy słowa prawdy nie powie. Znam tę całą historię i kiedyś wam ją opowiem. Ale nie teraz, bo już najwyższy czas wracać do domu. Mamusia nie lubi, jak zbyt długo wieczorami jesteśmy poza domem. O dzieci z plebanii nikt się nie troszczył i nikt nie dbał o to, żeby wcześniej do domu wróciły. Ciotka Marta od dawna już była w łóżku, a pastor zbyt był zagłębiony w dociekaniach na temat nieśmiertelności duszy, aby miał czas pomyśleć o którymś ze zwykłych śmiertelników. Dzieci jednak wróciły do domu również, w doskonałych humorach, z duszyczkami przepojonymi wizjami cudnych wspólnych zabaw przyszłości. Uważam, że dolina tęczy jest ładniejsza nawet od cmentarza, zauważyła Una. Bardzo polubiłam tych młodych blajtów. Strasznie miło móc pokochać ludzi tak od razu. Zresztą rzadko kiedy można kogoś pokochać naprawdę. W ostatnim swym kazaniu ojciec mówił, że należy kochać każdego. Czy to możliwe? Czy Moglibyście na przykład pokochać panią Aleksandrową Davis? Och, ojciec powiedział to tylko tak z ambony! zawołała Flora. Pastor przecież musi tak mówić. Do złotego brzegu wróciły wszystkie dzieci blajtów, z wyjątkiem Jima, który wymknął się na chwilę do jednego z najodleglejszych zakątków doliny tęczy. Rosły tam niezliczone ilości konwali i fiołków, które Jim codziennie przynosił matce w podarunku. Rozdział piąty. Przygoda Mary Vance. Dzisiaj jest taki jakiś dziwny dzień, jakby człowiek oczekiwał czegoś, co ma się stać. Mówiła Flora spoglądając na przezroczyste chmurki wirujące ponad wierzchołkami pagórków. Ujęła się pod boki, wykonując taniec amerykański na grobie starego Eliasza Poloka, ku zgorszeniu dwóch starych panien, znajdujących się właśnie na cmentarzu. I to jest córka naszego pastora, biadała po cichu jedna ze starych panien. Czegóż można żądać od dzieci biednego wdowca? Westchnęła druga i obydwie ze zgorszeniem pokiwały głowami. Był wczesny, sobotni poranek i dzieci pana Mereditha z rozkoszą upajały się dniem wolnym od zajęć szkolnych. Właściwie poza szkołą nie miały nic mądrego do roboty. Nawet Nan i Dee Blight zazwyczaj w soboty pomagały w gospodarstwie. Lecz córki pastora były zupełnie wolne i mogły robić, co im się podobało. Flora z tej wolności była niezwykle uradowana. Lecz Una w skrytości ducha Bolała nad tym, że nigdy się niczego pożytecznego nie nauczy. Inne dziewczynki z jej klasy umiały gotować, szyć i haftować, tylko ona była w tych wszystkich sprawach zupełną ignorantką. Jerry zaproponował, aby się wybrać na poszukiwania. Wyruszyli więc wszyscy szeroką aleją cmentarną, zabierając z sobą po drodze Karolka, który klęczał na trawie, zajęty studiowaniem swych ukochanych mrówek. Poprzez lasek wydostali się na pastwisko pana Taylora, porośnięte kępkami brodawników. Po jednej stronie stała pochylona szopa, gdzie pan Taylor od czasu do czasu gromadził skoszoną trawę, bo do innych celów szopa ta nie mogła już służyć. Tutaj młodzi Mereditowie zatrzymali się na kilkuminutowy odpoczynek. Co to? Szepnęła nagle una. Wszyscy poczęli nasłuchiwać. Tuż ponad ich głowami od czasu do czasu rozlegało się wyraźne chrapanie. Meredithowie z lękiem spojrzeli na siebie. Tam coś jest, szeptem powiedziała Flora. Pójdę zobaczyć. Och, nie rób tego, prosiła Una, chwytając za ramię. Pójdę. Wobec tego wszyscy pójdziemy, zawyrokowała Flora. Cała czwórka poczęła się wspinać po pochyłej drabinie. Jerry i Flora nieustraszenie, una blada z przerażenia, a Karol urzeczony możliwością znalezienia nietoperza. Ostatnio marzył o tym, aby kiedykolwiek w życiu móc ujrzeć w biały dzień nietoperza. Gdy stanęli już na najwyższym szczeblu drabiny, przekonali się, skąd pochodziło to chrapanie, i stali przez chwilę w oniemieniu. Na samym szczycie Stogusiana Leżała zwinięta w kłębek dziewczynka. Sprawiała wrażenie, jakby przed chwilą zbudziła się z głębokiego uśpienia. Na widok dzieci wstała, nieco zażenowana, jak się wydawało. W świetle wnikającym tu przez małe, wybite okienko ujrzały śmiertelnie bladą jej twarzyczkę. Jasne włosy, splecione miała w długie dwa warkocze, a dziwne oczy, o których dzieci z plebani pomyślały od razu, że są. Białe, utkwiła w tej chwili z jakimś politowaniem w twarzyczkach czworga intruzów. Oczy te były istotnie tak blado-niebieskie, że sprawiały wrażenie białych i stanowiły szalony kontrast z czarną, wąską obwódką otaczającą tęczówkę. Dziewczynka była boso i z gołą głową, a miała na sobie starą podartą sukienkę, trochę za krótką i za ciasną. Co do wieku, to można było przypuszczać rozmaicie, lecz ze wzrostu wyglądała mniej więcej na lat dwanaście. Kto ty jesteś? zapytał Jerry. Mała rozejrzała się pośpiesznie wokoło, jakby w poszukiwaniu możliwości ucieczki, po czym wstrząsnął nią dreszcz rozpaczy. Nazywam się Mary Wenz, odparła. Skąd się tu wzięłaś? indagował Jerry. Zamiast odpowiedzi, Mary nagle usiadła na sianie i zaczęła płakać. Wówczas Flora podbiegła do niej i czule objęła jej chude ramionka. Daj jej spokój, rzekła rozkazującym tonem do brata, po czym zwróciła się do zabłąkanej. Nie płacz, kochanie. Opowiedz nam wszystko o sobie. Jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Jestem tak strasznie głodna. Wybąkała Mary. Od czwartku rano nic nie miałam w ustach, oprócz odrobiny wody ze strumyka. Dzieci z plebanii spojrzały na siebie w przerażeniu. Flora zerwała się na równe nogi. Nim zaczniesz nam opowiadać o sobie, pójdziesz na plebanie i dostaniesz coś do jedzenia. Mary zadrżała. Och, nie mogę, co by powiedzieli wasi rodzice? Na pewno by mnie zaraz wyrzucili. My nie mamy matki, a ojciec nawet nie zwróci na ciebie uwagi. Tak samo, ciotka Marta, mówię ci, chodź. Flora niecierpliwie przestępowała z nogi na nogę. Czyż mogli to biedactwo tak zostawić, by umarło z głodu u progu ich domu? Mary ustąpiła. Była tak słaba, że z trudnością schodziła po chwiejącej się drabinie, lecz przy pomocy dzieci dostała się jakoś na dół, Przeszła przez pastwisko i znalazła się w kuchni na plebanii. Ciotka Marta, zajęta gotowaniem, nie zwróciła wcale na nią uwagi. Flora i Una pobiegły do spiżarni i po chwili przyniosły kawałek baraniny, chleb z masłem, mleko i wątpliwej jakości placek. Mary Vance rzuciła się na jedzenie chciwie i pochłaniała je żarłocznie i bezkrytycznie. Podczas gdy dzieci obstąpiły ją dookoła i z zadowoleniem przyglądały się, jak wszystko znikało z talerza, Jerry zauważył, że Mary miała niebrzydkie usta i bardzo ładne białe zęby. Flora z wielkim zgorszeniem doszła do wniosku, że wątłe ciałko dziewczynki okrywały łachmany. W serduszku Uny z każdą chwilą wzrastało uczucie litości a Karol przyglądał się Mary z coraz większym zaciekawieniem. Teraz chodź na cmentarz i opowiedz nam o sobie, zadecydowała Flora, gdy głód Mary został zaspokojony. Policzki dziewczynki zaróżowiły się, odzyskała humor i wesołość. Ale nikomu nie powtórzycie tego, co wam opowiem, zapytała, gdy usadowiono ją na nagrobku nieboszczyka, pana Poloka. Dzieci otoczyły ją dookoła, przejęte oczekiwaniem tajemniczej historii. Były zadowolone, bo coś się przecież stało. Nie, nie powiemy. Ja uciekłam. Mieszkałam u pani Wilej, niedaleko za przystanią. Znacie panią Wilej? Nie. I nie macie czego żałować. To straszna kobieta. Boże, jak ja jej nienawidzę. Zmuszała mnie do pracy nad siły, głodziła i biła prawie codziennie. Spójrzcie. Mary odwinęła podarte rękawy sukienki, pokazując wychudłe ramiona, posiniaczone w kilku miejscach. Zimny dreszcz przejął dzieci z plebanii. Flora spłonęła rumieńcem gniewu. Błękitne oczy uny napełniły się łzami. W środę wieczorem zbiła mnie grubym kijem, mówiła Mary obojętnie. Wszystko za to, że krowa przewróciła skopek z mlekiem. Skąd ja mogłam wiedzieć, że to przeklęte stare krówsko zacznie kopać? Przyjemny dreszczyk przeszedł słuchaczy. Nieprzyzwyczajeni byli do tego rodzaju historii i do takiego sposobu mówienia, jaki słyszeli z ust małej dziewczynki. Mary Wenz wydała im się jeszcze bardziej interesującym stworzeniem. Bardzo dobrze zrobiłaś, żeś uciekła, zauważyła Flora. Och, nie uciekłabym, dlatego że mnie biła ta czarownica. Przyzwyczaiłam się, bo biłam niecodziennie. codziennie. Postanowiłam uciec chociaż na tydzień, bo dowiedziałam się, że pani Willey zamierza wydzierżawić gospodarstwo i przenieść się na stałe do Lowbridge. Mnie miała oddać do swojej kuzynki, która mieszka w Charlottetown. Nigdy bym się na to nie zgodziła. Ta kuzynka jest jeszcze gorsza od pani Willey. Byłam tam przez miesiąc zeszłego lata. I przekonałam się, że lepiej już pracować u samego diabła. Więc postanowiłam uciec. Miałam przy sobie 70 centów, które dostałam od pani Janowej Crawford zeszłej wiosny za sadzenie kartofli. Pani Willey nic o tym nie wiedziała. Pojechała właśnie z wizytą do kuzynki, a ja przez ten czas posadziłam kartofle pani Crawford. Myślałam... Że umknę do glen, kupię bilet do Charlotten a tam postaram się o jakąś pracę. Muszę wam powiedzieć, że jestem strasznie pracowita. Nie mam ani odrobiny lenistwa w sobie. Więc wymknęłam się w czwartek rano, nim jeszcze pani Wiley wstała, i poszłam do glen sześć mil. Jak znalazłam się na dworcu, zauważyłam, że zgubiłam pieniądze. Nie wiem kiedy i nie wiem jak. Dość, że zginęły. Nie wiedziałam, co mam robić, bo jeżeli wrócę do pani Wilej, to zamknie mnie i o drugiej ucieczce już nie będzie mowy. Ukryłam się więc w tym stogu siana. A co teraz zamierzasz robić? Zapytał Jerry. Nie mam pojęcia. Wrócę chyba i przygotuję się na nowe bicie. Teraz, jak mam pełen żołądek, myślę, że będę mogła to przetrzymać. Lecz w oczach Mary, mimo tej brawury, czaił się cień lęku. Una zeskoczyła nagle z nagrobka i otoczyła Mary ramionami. Nie wracaj, zostaniesz z nami. O, pani Wilej będzie mnie szukać, rzekła Mary. Na pewno jest już na tropie. Mogę zostać tu, dopóki mnie nie znajdzie, to znaczy, jeżeli wasz ojciec się na to zgodzi. Zawsze byłam taka głupia, że bałam się myśleć o ucieczce. Ale nie mogłam zdobyć się na odwagę. Głos Mary zadrżał. Była zawstydzona tym, że okazała swą słabość. Przez cztery lata żyłam gorzej od psa, powiedziała wyzywająco. Więc aż cztery lata byłaś u pani Willej? Tak. Wzięłam mnie z przytułku w Hopetown, jak miałam osiem lat. Z tego samego przytułku podobno pochodzi pani Blight zawołała Flora. Dwa lata byłam w przytułku. Umieszczono mnie tam, jak miałam sześć lat. Moja mama się powiesiła, a ojciec poderżnął sobie gardło. Boże drogi, dlaczego? zawołał Jerry. Z pijaństwa, odparła Mary lakonicznie. A nie miałaś żadnych krewnych? Nikogo nie znałam. Musieli tam i być jacyś. Mam po nich tuzina imion. Właściwie nazywam się Mary Marta Lucia Murbol Będziecie mogli to zapamiętać? Mój dziadek był bardzo bogaty. Założę się, że nawet był bogatszy od waszego dziadka. Ale ojciec to wszystko przepił, a mama mu pomogła, bo i ona nie była od tego. Zawsze obydwoje mnie bili. Boże, ileż ja batów w życiu dostałam! Mary pochyliła głowę. Zrozumiała, że dzieci z plebanii litowały się nad nią. A ona nie znosiła litości. Pragnęła, aby jej zazdroszczono. Po chwili spojrzała wesoło dookoła. Jej dziwne oczy, kiedy zniknął z nich głód i mrok, błyszczały niesamowicie. Pokażę tym smarkaczom, co potrafię i czym jestem właściwie. Strasznie dużo chorowałam, rzekła z dumą. Nie każde dziecko przeszło tyle chorób, co ja. Miałam szkarlatynę, odrę. Ospę, świnkę, koklusz i dyfteryt. A byłaś kiedyś śmiertelnie chora? zapytała Una. Nie wiem, rzekła Mary niepewnie. Na pewno nie była, zaśmiał się Jerry, bo gdyby była śmiertelnie chora, to by umarła. O, naprawdę to nigdy nie umarłam, rzekła Mary, ale raz byłam prawie umarła. Myśleli, że już nie żyje i mieli kłaść mnie do trumny. Ale ja nagle wstałam. Co to znaczy, prawie umarła? zapytał Jerry z zaciekawieniem. To tak, jakby nic. Po kilku dniach nic nie mogłam sobie przypomnieć. To było wtedy, jak miałam dyfteryt. Pani Wilej nie wzięła doktora, bo mówiła, że nie może sobie pozwolić na takie wydatki dla obcej dziewczyny. Stara ciotka, Krystyna McAllister, leczyła mnie kompresami i wylizałam się. Ale czasami myślę, że wolałabym wtedy umrzeć. Byłoby lepiej. Może byłoby lepiej, ale tylko wtedy, gdybyś poszła do nieba, rzekła Flora z powątpiewaniem. A dokąd jeszcze można iść? zapytała Mary zdziwiona. Wiesz przecież, że jest jeszcze piekło odparła Una przyciszonym głosem, jakby chcąc podkreślić, Mary, całe okrucieństwo tego przypuszczenia. Piekło? Cóż to takiego? Tam, gdzie mieszkają diabli, tłumaczył Jerry. Słyszałaś pewno o diable, sama przed chwilą o nim mówiłaś. O tak, ale nie wiedziałam, że on jest gdziekolwiek. Myślałam, że tak sobie podróżuje po świecie. Jak żył jeszcze pan Wilej, to często wspominał o piekle. Zawsze wysyłał tam ludzi, ale ja myślałam, że to jest taka miejscowość w nowym Brunszwiku. Skąd pan Wilej pochodził? Piekło to straszne miejsce, rzekła Flora z przejęciem, z jakim się mówi o rzeczach przykrych. Źli ludzie idą tam po śmierci i przypiekani są na ogniu. Kto wam o tym mówił? indagowała Mary z niedowierzaniem. Czytaliśmy w Biblii. Mówił nam o tym także pan Izaak Kroters w majowych wodach w szkole niedzielnej. To był starszy, doświadczony człowiek i o wszystkim wiedział. Ale ty się nie martw. Jak będziesz dobra, to pójdziesz do nieba. Ale jak będziesz zła, to musisz pójść do piekła. Nie chciałabym. Zresztą, jakakolwiek bym była, nie chcę być smażona na ogniu. Wiem, co to znaczy. Raz jeden dotknęłam przypadkiem ręką rozpalonego pogrzebacza. A co trzeba robić, żeby być dobrym? Musisz chodzić do kościoła, i do szkoły niedzielnej, musisz czytać Biblię i musisz codziennie odmawiać pacierz, rzekła Una. To straszne zawracanie głowy, oburzyła się Mary. A co jeszcze? Musisz prosić Boga, żeby ci wybaczył te wszystkie grzechy, które popełniłaś. Ale ja nigdy nic nie popełniłam, broniła się Mary. A co to właściwie jest grzech? O Mary, na pewno popełniłaś nie jeden. Każdy człowiek grzeszy. Czyś ty nigdy nie skłamała? Bardzo często kłamie, odparła. No, widzisz. A to jest straszny grzech, rzekła Una uroczyście. Chcesz mi wmówić, że za głupie kłamstwo pójdę do piekła? To niemożliwe. Pan Wile już dawno by mi kości połamał, gdybym nie kłamała. Zapewniam was, że nieraz kłamstwo uratowało mnie od kary. Una westchnęła. Zbyt wielkie trudności nasuwały się, aby zbawić tę duszyczkę. Zadrżała na samą myśl o tym, że i ona mogła być bita. Na pewno wtedy nie cofnęłaby się przed kłamstwem. Pogłaskała drobną, wychudłą rączkę Mary. Czy to jedyna sukienka, jaką masz? zapytała Flora, której wesołe usposobienie nie lubiło przykrych tematów rozmowy. Włożyłam tę sukienkę, bo była najgorsza! zawołała Mary, rumieniąc się nagle. Pani Wilej sprawiła mi ubranie, a ja nie miałam jej za to czym się odwdzięczyć. Jestem uczciwa. Jak uciekałam, nie mogłam przecież włożyć na siebie sukienki, która była własnością pani Wilej. Ale za to, jak urosnę, sprawię sobie sukienkę z niebieskiej satyny. Wasze ubrania też nie są takie piękne. Myślałam, że dzieci pastora chodzą ładniej ubrane. Bezsprzecznie Mary była gwałtowna i niezwykle przywrażliwiona na niektórych punktach. Ale jednocześnie miała dziwny jakiś czar, który omotał całą czwórkę z plebanii. Tego samego popołudnia dzieci zabrały ją do Doliny Tęczy i przedstawiły młodym Blightom jako przyjaciółkę sportu, która ich odwiedziła. Blajtowie przyjęli ją bez zastrzeżeń, może również dlatego, że wydała im się bardzo ładniutka i miła. Po obiedzie, podczas którego ciotka Marta gderała, a pan Meredith siedział zadumany, obmyślając nowe kazanie na najbliższą niedzielę, Flora zmusiła Mary do włożenia jednej ze swych sukienek. Z włosami, porządnie uczesanymi, Mary prezentowała się zupełnie przyzwoicie. Była doskonałą towarzyszką zabaw, bo znała całe mnóstwo nowych, wesołych gier, a i wygadana była dostatecznie. Co prawda, niektóre jej powiedzenia wzbudzały niepokój w Nan i Di. Obydwie niezupełnie były pewne, jak ich matka będzie się zapatrywała na tę nową znajomość, ale za to wiedziały dokładnie, co powie o niej Zuzanna. Skoro Mary jednak była gościem na plebanii, to wszystko jest w porządku. Gdy nadeszła pora udania się na spoczynek, zrodził się nowy problem. Gdzie Mary będzie spała? Rozumiesz, że nie możemy jej ulokować w gościnnym pokoju, rzekła Flora zmieszana do Uny. Wcale mi to nie przyszło do głowy, zawołała Mary obrażonym tonem. Ale ja nie to miałam na myśli, broniła się Flora. Pokój gościnny jest strasznie opuszczony. W jednym kącie zagnieździły się myszy i całymi nocami harcują po pokoju. Nikt nie wiedział o tym, dopóki ciotka Marta nie umieściła tam wielebnego pana Fischera z Town w zeszłym tygodniu. Oczywiście biedak prędko się o tym przekonał. Ojciec musiał mu odstąpić swoje łóżko, a sam spał w gabinecie na kanapie. Ciotka Marta powiada że nie może znaleźć ani chwili czasu, aby uporządkować gościnny pokój, więc oczywiście nikt tam nie może spać, chociażby był najbardziej czysty. A znowu nasz pokój jest bardzo mały i łóżko małe, tak że nie będziesz mogła spać z nami. Mogę wrócić na noc do szopy, jeżeli dacie mi jakiś koc, rzekła Mary filozoficznie. Co prawda, w nocy nie było to takie przyjemne, ale miałam już w życiu gorsze posłania. O nie, na to nie pozwolimy zawołała Una. Mam pewien pomysł, Florciu. Pamiętasz to rozkładane łóżko na strychu z tym starym materacem, który zostawił po sobie dawny pastor? Zabierzemy tam pościel z gościnnego pokoju i zrobimy, Mary, cudowne posłanie. Nie szkodzi, że będziesz spała na strychu, prawda, Mary? To zaraz nad naszym pokojem. Wszystko mi jedno, gdzie będę spała, boże, drogi, przecież nigdy nie miałam przyzwoitego noclegu. Spałam na poddaszu nad kuchnią pani Wilej. Latem przeciekał deszcz, a zimą padał śnieg. Za posłanie służył mi snopek słomy rozciągnięty na podłodze. Nie troszczcie się o mnie. Strych plebanii był długi, niski i ciemny. Tutaj urządzono posłanie dla mery z poduszek przyniesionych z gościnnego pokoju. Białe powłoczki haftowała jeszcze nieboszczka Cecylia Meredith, a od tej pory ciotka Marta nie zdążyła ich uprać. Powiedziano sobie wzajemnie dobranoc i na plebanii zaległa cisza. Una zasypiała już, gdy nagle dosłyszała z góry coś jakby płacz. Zerwała się na równe nogi. – Słuchaj, Flora, Mary płacze – szepnęła. Flora nie odpowiedziała, bo spała już od dawna. Una wyskoczyła z łóżka i w długiej nocnej koszuli pobiegła w kierunku schodów prowadzących na poddasze. Spruchniała podłoga strychu, trzeszczała pod dotknięciem jej stóp, a gdy dziewczynka podeszła do miejsca, gdzie stało rozkładane łóżko, zdziwiła się, że panowała dookoła śmiertelna cisza. Mary, wiem, że płakałaś, słyszałam. Boisz się samotności? Mary uniosła głowę, lecz nic nie odrzekła. Pozwól mi się położyć obok. Strasznie mi zimno, prosiła Una, drżąc na całym ciele. Istotnie na strychu hulał wiatr, gdy dostawał się przez wybite okienko od strony przystani. Mary odsunęła się od ściany, a Una wślizgnęła się pod ciepły koc. Nie powinniśmy byli zostawić cię tak na pierwszą noc. Ja wcale nie czułam samotności. Zachnęła się Mary. A dlaczego płakałaś? O, bo myślałam o różnych rzeczach, leżąc tak w ciemnościach. Myślałam o powrocie do pani Wilej, o tym, że mnie pani Wilej zbije, i o tym, że pójdę do piekła za to, że kłamie. To wszystko doprowadziło mnie do płaczu. Mary, szepnęła biedna una bezradnie, nie wierzę w to, żeby Bóg miał posłać cię do piekła za twoje kłamstwa. Skoro nie wiedziałaś, że kłamać nie należy, on tego nie uczyni. On jest dobry. Oczywiście teraz, jak już wiesz, że kłamstwo jest grzechem, nie powinnaś nigdy kłamać. Jeżeli nie będę kłamała, co się ze mną stanie? wyszeptała Mary ze szlochem. Ty tego nie rozumiesz. Nie możesz o tym wiedzieć. Masz dom, dobrego ojca. Chociaż odnoszę wrażenie, że on się wcale o was nie troszczy, ale w każdym razie nie bije was, dostajecie jeść dosyta, chociaż ta wasza stara ciotka nie ma pojęcia o gotowaniu. Dzisiaj jest pierwszy dzień w moim życiu, kiedy mogę powiedzieć, że najadłam się naprawdę. Przez całe życie bito mnie, z wyjątkiem tych dwóch lat, kiedy byłam w przytułku. Tam mnie nie bito i było mi całkiem dobrze. Chociaż stara była wiecznie zła. Ale pani Wilej to zupełna wariatka i umieram ze strachu, jak pomyślę, że mam tam wrócić do niej. Może nie będziesz musiała wracać, może będziesz mogła zostać z nami? Pomódlmy się obydwie do Boga, żeby pozwolił ci nie wracać do pani Wilej. Umiesz mówić, paciesz, Mary? O tak. Zawsze mówiłam pacierz przed pójściem do łóżka. Odparła Mary obojętnie, ale nigdy nie przyszło mi na myśl, żeby prosić o coś. Nikt się o mnie do tej pory na świecie nie troszczył, więc przypuszczałam, że i Boga to nie obchodzi. O tobie mógłby prędzej pomyśleć, bo jesteś córką pastora. Jestem pewna, że tak samo myśli o tobie, Mary, rzekła Una. To nie ma znaczenia, czyją córką jesteś. Pomódl się do niego, a ja uczynię to samo. Dobrze, zgodziła się Mary. To na pewno nie zaszkodzi, jeżeli nawet nie pomoże. Gdybyś znała panią Wilej tak jak ja, nie wierzyłabyś, że Bóg będzie chciał mieć z nią do czynienia. W każdym razie więcej płakać nie będę. Lepiej mi dzisiaj niż wczoraj na stogu siana w towarzystwie harcujących myszy. Spójrz na to światełko z przystani czterech wiatrów. Prawda, jakie ładne? Tylko z tego okna je widać. Odparła Una. Widziałam je co noc ze strychu pani Wilej i była to moja jedyna przyjemność. Jak byłam już taka spłakana, to patrząc na nie, zapomniałam o wszystkim. Myślałam wtedy o okrętach żeglujących po morzu i pragnęłam być marynarzem, który płynie daleko, zapominając o wszystkim, co zostawia za sobą. Jak w zimie światła nie było, to robiło mi się smutno na duszy. Słuchaj, Una, dlaczego wy wszyscy jesteście dla mnie tacy dobrzy? Przecież ja jestem dla was zupełnie obca. Biblia mówi, że trzeba być dobrym dla każdego. Naprawdę? Mam wrażenie, że nie wszyscy się do tego stosują. Nie przypominam sobie, żeby ktoś był dla mnie dobry. Wiesz, Una, ja was bardzo lubię i polubiłam wszystkich blajtów, tylko nie mogę znieść nan. Ona jest taka dumna. O nie, Mary, ona wcale nie jest dumna, zaprzeczyła u nas z zapałem. Ani trochę. Już ty mi nie mów, każdy, kto nosi głowę tak wysoko, musi być dumny. Ja jej nie lubię. A my wszyscy ją bardzo lubimy. Myślę, że nawet bardziej ją lubicie niż mnie, szepnęła Mary z zazdrością. Prawda? Widzisz, Mary, znamy ją już od wielu tygodni, a ciebie dopiero od kilku godzin. Próbowała wytłumaczyć Una. Więc naprawdę lubicie ją bardziej? rzekła Mary ze złością. Dobrze, możecie ją sobie lubić, nie dbam o to. Dam sobie radę i bez was. Odwróciła się do ściany niechętnym ruchem. Ach, Mary, wyszeptała Una, otaczając ją ramieniem nie mów tak. Ja Cię naprawdę bardzo lubię, a Ty o mnie tak źle myślisz nie było odpowiedzi. Nagle z piersi Uny dobył się stłumiony szloch. Mary odwróciła się pośpiesznie i zarzuciła Unie ręce na szyję. Przestań, zawołała. Nie zważaj na to, co mówię. Byłam podła, że tak powiedziałam. Wy wszyscy jesteście dla mnie tacy dobrzy, a ja nawet odwdzięczyć się nie potrafię. Zasłużyłam na bicie. Przestań. Jak będziesz dalej płakać, to zejdę na dół, pójdę do przystani. I w nocnej koszuli rzucę się do morza. Ten nowy pomysł był powodem jeszcze głośniejszego szlochu Uny. Mary ocierała jej łzy brzegiem prześcieradła i tłumaczyła tak długo, że wreszcie zapanowała między dziewczynkami zupełna zgoda i wkrótce obydwie zasnęły. W gabinecie na dole wielepny John Meredith spacerował po pokoju z błyszczącym wzrokiem, Układając w myśli jutrzejsze kazanie, wielebny John Meredith nie miał pojęcia, co się dzieje dookoła. Nie wiedział, że pod jego własnym dachem znajdowała się mała, opuszczona duszyczka, zmagająca się z tymi wszystkimi przeszkodami, które ją odgradzały od tego, aby mogła się stać naprawdę czystą i dobrą. Rozdział szósty. Mary zostaje na plebanii. Nazajutrz dzieci z plebanii zabrały z sobą Mary Węz do kościoła. Z początku Mary sprzeciwiała się temu zamiarowi. Więc będąc u pani Wilej nie chodziłaś wcale do kościoła? Pytała Una. Dobraś sobie. Pani Wilej nigdy nie myślała o kościele, ale ja co niedzielę chodziłam, jak tylko miałam chwilę czasu. Najbardziej byłam zadowolona, gdy mogłam w kościele odpocząć od ciągłego gderania tej czarownicy. Dzisiaj jednak nie mogę pójść do kościoła w tych łachmanach. I ta przeszkoda została pokonana dzięki Florze, która ofiarowała Mary swą najlepszą sukienkę. Trochę jest przetarta na łokciach i brakuje dwóch guzików, ale śmiało możesz ją włożyć. Guziki zaraz przyszyję. Odparła Mary. Przy niedzieli? oburzyła się Una. Naturalnie. Im prędzej, tym lepiej. Daj mi igłę i nitkę i możesz odwrócić głowę, żeby nie patrzeć na to, jak ja grzeszę. Szkolne buty Flory i jakiś stary aksamitny beret noszony jeszcze przez Cecylię Meredith dopełniły stroju Mary i nowa towarzyszka naszej czwórki powędrowała do kościoła. Zachowywała się przykładnie i chociaż niejednego zdziwił widok tej mizernie ubranej dziewczynki, przybyłej w towarzystwie dzieci z plebanii, to jednak wszyscy szybko przyzwyczaili się do jej obecności w kościele. Z namaszczeniem przysłuchiwała się kazaniu, po czym wraz z innymi ochoczo zaintonowała pieśni na chwałę Panu. Okazało się, że Mary posiadać dźwięczny, całkiem miły głosik. Jego krew nadała barwę kwiatom, śpiewała Mary, akcentując wyraźnie każde słowo. Pani Jakubowa Milgrave, której ławka znajdowała się o jeden rząd przed ławką rodziny pastora, odwróciła się nagle i swym ostrym wzrokiem zmierzyła Mary od stóp do głów. Mary, w porywie nagłej złości, pokazała pani Milgrave język ku wielkiemu przerażeniu Uny. Nie mogłam się powstrzymać, tłumaczyła po wyjściu z kościoła. Jakim prawem tak dziwnie patrzyła na mnie? Też maniery. Jestem zadowolona, że tak uczyniłam. Szkoda tylko, że nie widziała mego języka w całej okazałości. Spostrzegłam w kościele Roberta MacAlistera, który mieszka za przestanią. Ciekawa jestem, czy powie coś o mnie pani Wilej. Pani Wilej jednak nie zjawiła się. I w kilka dni potem dzieci zapomniały całkowicie o jej istnieniu. Mary zaaklimatyzowała się zupełnie na plebanii. Tylko do szkoły chodzić nie chciała. Nie ma mowy, upierała się, gdy Flora usiłowała ją namówić. Już skończyłam swoją naukę. Nim jeszcze zaczęłam pracować u pani Wilej, przez cztery zimy chodziłam do szkoły i uważam, że umiem już dosyć. Co prawda, w domu nigdy nie odrabiałam lekcji, bo nie miałam na to czasu, to też w szkole otrzymywałam codziennie kary. Nasz nauczyciel na pewno cię karać nie będzie. To bardzo miły człowiek, twierdziła Flora. Wszystko jedno, nie pójdę. Umiem czytać, pisać i rachować do ułamków. Więcej mi nie potrzeba. Idźcie sobie, a ja zostanę w domu. Nie bójcie się, nic wam nie ukradnę. Przysięgam, że jestem uczciwa. Podczas pobytu dzieci w szkole, Mary wzięła się do sprzątania plebanii i dzięki niej już w kilka dni wszystkie pokoje przybrały inny wygląd. Podłogi były wyszorowane, meble odkurzone i wszystko stało na swoim miejscu. Uporządkowała nawet łóżko w pokoju gościnnym, przyszyła wszystkie oberwane guziki, Wyczyściła ubrania, sprzątnęła gabinet pastora, każąc mu uprzednio wyjść na spacer, aby mieć zupełną swobodę podczas sprzątania. Tylko do jednego działu w gospodarstwie ciotka Marta nie dopuściła Mary. Ciotka Marta, pomimo swej głuchoty, ślepoty i zdziecinnienia, nie wypuszczała berła z ręki, nie zważając na długie perswazje ze strony nowej mieszkanki plebanii. Mówię wam że gdyby stara Marta pozwoliła mi gotować, lizalibyście palce po każdej potrawie, tłumaczyła Mary swym nowym przyjaciołom. Nie byłoby ciągle baraniny, nie jedlibyście surowych kartofli i nie pilibyście niedokotowanego mleka. Co ona robi ze śmietaną? Daje ją kotu. Wiesz przecież, że kota lubi najbardziej, wyjaśniła Flora. Ja bym ją razem z kotem wysłała na grzybki, zawołała Mary z gorzkim śmiechem. Nienawidzę kotów. Dobre to dla starych panien. Mogę jej to samo w oczy powiedzieć. Ta stara wariatka po prostu marnuje wszystko, a mnie to działa na nerwy. Mary nie chciała się bawić na cmentarzu, twierdząc, że boi się duchów. Duchy nie istnieją, perswadował Jim Blythe. O! Czyżby? A widziałaś jakiegoś ducha? Nie jednego. Rzekła Mary z przeświadczeniem. Jak one wyglądają? zapytał Karolek. Strasznie: wszystkie ubrane na biało, z kościstymi rękami i nogami. A co one robią? pytała zaciekawiona Una. Biegają, jakby się z piekła wyrwały, odparła Mary, lecz spotkawszy się w tej chwili ze wzrokiem Waltera, zarumieniła się nagle. Walter wywierał na nią dziwny wpływ. Wyznała nawet dziewczynkom z plebanii, że jego oczy ją denerwują. Gdy spojrzy na mnie, przypominam sobie wszystkie swoje grzechy, mówiła, a przecież nie chciałabym o nich myśleć. Jim był ulubieńcem Mary. Gdy zabierał ją ze sobą na facjatkę w złotym brzegu i pokazywał jej dawne zbiory kapitana Jima Boyda, była najbardziej szczęśliwa. Zdobyła również serce Karola dzięki temu, że interesowała się życiem mrówek. Nie ulegało wątpliwości, że Mary lepiej żyła z chłopcami niż z dziewczynkami. Zaraz na zajutrz po swym przybyciu na Plebanie, pokłóciła się z nan blight. Twoja matka to czarownica, rzekła do nan z przekąsem. Rude kobiety muszą być czarownicami. Potem zaczęła dokuczać Florze na temat jej ukochanego koguta. Twierdziła, że kogut ma stanowczo za krótki ogon. Flora z wściekłością zaczęła argumentować, że pan Bóg, stwarzając koguty, najlepiej wiedział, jakie im przyprawić ogony. Oczywiście po tej krótkiej sprzeczce nie mówiono już o tym przez cały dzień. Mary prześladowała również jednooką lalkę Uny, a gdy Una pokazała jej największy swój skarb obrazek przedstawiający aniołka niosącego niemowlę do nieba, Mary orzekła, że aniołek ten przypomina jej jednego z widzianych duchów. Una zamknęła się w swoim pokoju, wybuchając głośnym płaczem. Lecz Mary wbiegła tam za nią, poczęła całować ją i prosić o wybaczenie. Zresztą żadne z dzieci nie mogło zbyt długo gniewać się z Mary, nawet Nan, która była dość zawzięta i szczególnie przewrażliwiona na punkcie swej matki. Mary stanowczo posiadała nieodparty wdzięk. Najciekawiej ze wszystkich potrafiła opowiadać historię o duchach, i od czasu jak się zjawiła w Dolinie tęczy, spotkania stały się o wiele bardziej interesujące. Uczyła dzieci najróżniejszych gier i zabaw. Tylko chwilami przypominała sobie panią Wilej, i wtedy ogarniał ją nagły smutek. Dziwne, że pani Wilej nie szuka mnie wcale szepnęła w zamyśleniu. Zupełnie tego nie rozumiem. Może już machnęła na ciebie ręką, tłumaczyła Una. Wobec tego będziesz mogła zostać z nami. W tym domu za mało jest miejsca dla mnie i dla starej Marty, rzekła Mary ponuro. Bardzo jest miło najadać się codziennie, ale ja nie mogę znieść takiego gotowania. Zresztą pani Wilej na pewno się jeszcze zjawi. Przypuszczam, że nie da za wygraną. W dzień wcale o tym nie myślę, tylko w nocy, gdy kładę się na moim strychu, myśl ta nie daje mi spokoju. Może stęskniłam się za codziennym biciem i teraz mi tego brak? Czy którąś z was bito kiedyś? Nie, oczywiście, że nie, odparła Flora z oburzeniem. Ojciec nigdy by tego nie uczynił. To właściwie wcale nie wiecie, że żyjecie na świecie, szepnęła Mary z westchnieniem zazdrości. Nie przeżyłyście tego, co ja. Sądzę, że i blajtów nikt nigdy nie bił, prawda? Na pewno nie, ale prawdopodobnie karcono ich, gdy byli mali. To do niczego nie prowadzi, rzekła Mary pogardliwie. Właściwie świat jest choleryczny. Mary, tak mówić nie wolno oburzyła się Una. Przyrzekłaś mi, że więcej tak mówić nie będziesz. Przestań! zawołała Mary niechętnie. Gdybyś wiedziała, jak potrafię mówić, na pewno by ci uszy spuchły. Wiesz przecież dobrze, że od czasu, jak tu przybyłam, nie skłamałam ani razu. A o tych duchach coś nam opowiadała? Spytała Flora. Mary spłonęła rumieńcem. To zupełnie co innego odparła po chwili. Wiedziałam, że w to i tak nie uwierzycie. Poza tym, w nocy Naprawdę widziałam coś dziwnego, przechodząc przez cmentarz za przystanią. Nie jestem pewna, czy to był duch, czy też stary siwy koń Szymona Crawforda, ale wyglądał tak dziwnie, że się naprawdę przeraziłam. Rozdział siódmy. Rybia przygoda. Rilla Blight wędrowała z dumą majestatycznym krokiem główną ulicą Glen w stronę plebanii. Niosąc ostrożnie mały koszyczek, napełniony świeżymi poziomkami, które Zuzanna uzbierała w klonowym lasku w pobliżu złotego brzegu. Zuzanna poleciła Rilli wręczyć koszyk tylko ciotce Marcie albo Pastorowi, i Rilla ogromnie pyszniła się w spowierzonej sobie misji, postanawiając spełnić ją należycie. Zuzanna ubrała Rillę w białą, sztywno nakrochmaloną, haftowaną sukienkę, opasaną błękitną szarfą i w takież same błękitne pantofelki. Na rudawe loki założyła Zuzanna najlepszy kapelusik, będąc pewną, że taki strój wywoła wrażenie na plebanii. W całej tej wyszukanej pozie więcej było gustu Zuzanny niż Ani i mała duszyczka Rilli pławiła się w tych wspaniałościach jedwabi, koronek i kwiatu. Nic dziwnego, że Rilla kroczyła z taką powagą w stronę pagórka, dumna przede wszystkim ze swej misji, a potem z kapelusza. Nie wiadomo, czy ten majestatyczny krok, czy kapelusz, czy też jedno i drugie zirytowały Mary węz, która huśtała się niedbale na otwartej furtce ogrodowej. Nieposkromiony temperament odebrał Mary wszelką równowagę, a na domiar złego. Przed chwilą ciotka Marta nie pozwoliła obrać jej kartofli i najzwyczajniej w świecie wypędziła z kuchni. Tak, znowu kartofle zostaną podane do stołu w łupinach i znowu będą niedogotowane. Jakżebym chciała pójść już wreszcie na pogrzeb tej starej jędzy! mruczała Mary. Wyszła z kuchni, trzasnąwszy drzwiami tak silnie, że nawet głucha ciotka Marta ten trzask usłyszała. A pastor, siedzący w swoim gabinecie i zatopiony jak zwykle w rozmyślaniach, wpadł na pomysł, że na pewno wyspę księcia Edwarda nawiedziło raptowne trzęsienie ziemi. Prędko jednak zapomniał o tym i powrócił do swego kazania. Mary wymknęła się furtką i stanęła oko w oko z najmłodszą panną Blythe. Czego tu chcesz? Spytała, usiłując odebrać małej koszyk. Rilla nie ustępowała. To dla pana Meredita, wyszczebiotała. Oddaj mnie, ja mu zaniosę rzekła Mary. Nie. Zuzanna powiedziała, że mam oddać panu Mereditowi, albo ciotce Marcie upierała się Rilla. Mary obrzuciła małą, niechętnym wzrokiem. Ważna jesteś, boś się ubrała jak lalka. Spójrz na mnie. Chodzę w łachmanach i nic mnie to nie obchodzi. Wolę być łachmaniarką niż lalką malowaną. Idź do domu i powiedz, żeby cię w ramki oprawili. Patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie. Po czym zaprodukowała szalony taniec przed zdumioną Rillą, unosząc w wirujących ruchach swą podartą sukienkę. Wreszcie Rilla zupełnie straciła głowę. Lecz gdy poczęła znowu iść w stronę furtki, Mary zatrzymała ją gwałtownie. Oddaj mi ten koszyk, zawołała rozkazującym tonem, strojąc grymasy. Była mistrzynią, w robieniu min, podczas których białe jej oczy stawały się jeszcze bledsze i okrutne. Nie oddam! zawołała Rilla już prawie z płaczem. Puść mnie, Mary węz. Mary odsunęła się na chwilę, spoglądając srogo na małą. Okrucieństwo w niej wzrastało. Za furtką rozwieszony był długi sznurek, na którym suszyło się sześć wielkich sztokfiszów. Podarował je panu Mereditowi jeden z jego parafian, który ciągle obiecywał zapłacić składkę, ale nigdy jakoś nie dotrzymywał słowa. Pastor podziękował za sztokfisze, lecz wkrótce o nich zupełnie zapomniał i na pewno ryby zepsuły się dawno, gdyby Mary nie oprawiła ich i nie rozwiesiła na sznurku, aby wyschły. W główce Mary zaświtał diabelski pomysł. Podbiegła do sznura i jednym energicznym ruchem sięgnęła po największą rybę. Jeszcze szybszym krokiem wróciła do przerażonej Rilli, zamierzając się na nią sztokfiszem. Wielka odwaga opuściła Rille. Niebezpieczeństwo uderzenia suszoną rybą było tak wielkie, że dziewczynka przymknęła oczy. Z głośnym krzykiem upuściła na ziemię koszyk i poczęła uciekać. Świeżutkie poziomki, troskliwie zbierane przez Zuzannę dla pastora, potoczyły się po piaszczystej drodze, rozgniatane stopami uciekinierki i prześladowczyni. Mary w tej chwili nie myślała już ani o koszyczku, ani o jego zawartości. Upajała ją rozkosz wzbudzania takiego przestrachu w Rilli Blight. Raz na zawsze daje jej nauczkę, że piękna suknia to nie wszystko. Rilla umykała po pochyłym pagórku, po czym zaczęła biec szeroką ulicą. Lęk przypiął jej skrzydła do ramion i potęgował się coraz bardziej, gdy słyszała głośny, szyderczy śmiech Mery biegnącej za nią i wymachującej wielkim sztokfiszem. Na odgłos krzyków w oknach domów ukazały się zaniepokojone twarze. Niektórzy wybiegali do bram, aby się przekonać, co było powodem tak wielkiego hałasu. To wzbudzenie sensacji jeszcze bardziej emocjonowało Mary, lecz w pewnej chwili Rilla, oślepiona strachem, uczuła, że dalej biec już nie może, a z drugiej znów strony wiedziała, że prześladowczyni dogoni ją ze swym sztokwiszem. Wreszcie, Wyczerpana już zupełnie, wpadła do błotnistej kałuży na samym końcu ulicy, na której właśnie ukazała się Panna Kornelia wracająca ze sklepu Cartera Flaga. Jednym spojrzeniem Panna Cornelia objęła całą sytuację. To samo uczyniła Mary. Rezygnując z dalszego pościgu, nim jeszcze Panna Cornelia zdołała wymówić słowo, Mary Obróciła się na pięcie i kłusem poczęła biec z powrotem. Panna Cornelia zagryzła wargi, lecz uznała, że nie ma sensu jej gonić. Podniosła więc biedną, rozczochraną, płaczącą Rillę i odprowadziła ją do domu. Rilla była zrozpaczona. Suknia jej i piękne, błękitne pantofelki przedstawiały tragiczny widok. A przy tym jej sześcioletnia duma doznała straszliwych obrażeń. Zuzanna, blada ze złości, wysłuchała opowiadania panny Korneli o czynie Merywens. A to łotrzyca, mruczała przebierając płaczącą jeszcze ciągle rillę. Tego stanowczo za wiele, moja Aniu, oświadczyła z oburzeniem panna Kornelia. Trzeba bezwarunkowo temu zaradzić. Kim jest ta mała na plebanii i skąd się tutaj wzięła? Myślałam, że ta mała mieszka gdzieś za przystanią i przybyła na plebanie w odwiedziny. Znam wszystkich mieszkańców za przystanią, którzy przychodzą do naszego kościoła. Ale ten czort na pewno nie jest dzieckiem żadnej z tamtejszych rodzin, rozumowała panna Kornelia. Na co dzień chodzi w łachmanach a do kościoła przychodzi w starych sukienkach Flory Meredith. Tu kryje się jakaś tajemnica i muszę ją bezwarunkowo wyjaśnić, nim ktokolwiek się tym zajmie. I w ogóle, co z niej i z dzieci pastora będzie w przyszłości? Czasami w nocy spać nie mogę, bo ciągle myślę o tym, moja Aniu. Często nawet zastanawiam się, czy im jeść dają, bo ich ojciec jest tak pogrążony w swych rozmyślaniach, że prawdopodobnie chwilami zapomina o tym, że sam ma żołądek? Trzeba przyznać, że ta ospała ciotka Marta też o to zbytnio nie dba. Nic dziwnego, że dzieciaki są półdzikie, a podczas wakacji stają się coraz gorsze. Niech używają swobody! rzekła Ania, uśmiechając się na myśl o zebraniach w dolinie tęczy o których coś niecoś dobiegło jej uszu. W każdym razie są odważne, szczere, dobre i prawdomówne. To prawda, moja Aniu. I gdy pomyślę o tych podstępnych pleciugach poprzedniego pastora, muszę przyznać, że pociechy pana Meredita są już o wiele lepsze. Jeżeli mam być szczerą, droga pani doktorowo, to i ja powiem, że są to całkiem dobre dzieci, zauważyła Zuzanna. Psotne są wprawdzie, ale mają dobre serduszka. Nie biegają i nie krzyczą jak czasami w dolinie tęczy. Chociaż przyznać trzeba, że w dolinie to i moje zuchy dzielnie im sekundują. Wczoraj wieczorem przeprowadzili jakąś bitwę, jak mi opowiadał Jim. Jim zawsze jest dowódcą, gdy tymczasem reszta chłopców to żołnierze. Dzięki Bogu, że on nigdy żołnierzem nie będzie, rzekła panna Cornelia. Nie pochwalam wyjazdu naszych chłopców do tych południowoafrykańskich legii, ale na szczęście prąd ten minął i mam nadzieję, że tak szybko nie wróci. Przypuszczam, że cały świat się nareszcie ustatkował. Co do Meredithów, to mówiłam już niejednokrotnie i powtórzę raz jeszcze, że gdyby pan Meredith miał żonę, wszystko byłoby w porządku. W zeszłym tygodniu podobno odwiedził dwa razy kirków, dorzuciła Zuzanna. To także nie ma sensu, rzekła panna Kornelia w zamyśleniu. Uważam, że proboszcz nie powinien się żenić w swojej parafii, bo traci przez to samo prestiż. Choć w tym wypadku nie wyrządziłoby to nikomu krzywdy, gdyż wszyscy lubimy Elżbietę Kirk, a nikt specjalnie nie wzdycha do tego, by zostać macochą młodych mereditów. Elżbieta byłaby dla pana Meredita wymarzoną żoną, gdyby on tylko zechciał wpaść na ten pomysł. Najgorsze to, że ona jest niepozorna, moja Aniu, a pan Meredith, niby buja w obłokach, jednak ma oko dla przystojnych kobiet, jak wszyscy mężczyźni. Jak przyjdzie co do czego, to wierz mi, Aniu, że on wcale nie będzie taki oderwany od spraw ziemskich. Elżbieta Kirk jest niezmiernie miłą osobą, rzekła Zuzanna. Ale jeżeli już mam prawo zabrać głos w kwestii tak doniosłej jak ożenek naszego pastora, to wybrałabym raczej dla niego kuzynkę Elżbiety, Sarę, która mieszka za przystanią i byłaby dla pana Mereditha żoną naprawdę przeznaczoną od Boga. Jak to? Przecież Sara Kirk jest metodystką. Oburzyła się panna Kornelia, gromiąc wzrokiem Zuzannę, jak gdyby ta proponowała hotentotkę na żonę pastora. Gdyby została żoną pana Meredita, na pewno stałaby się prezbiterianką, odparła Zuzanna. Panna Kornelia potrząsnęła głową. Sary Kirk nie można brać pod uwagę, orzekła, jakby ten temat nie podlegał dyskusji. Muszę zacerować spodnie małego Jima, przerwała zuzanna. Wolę to zrobić niż tu siedzieć i plotkować o sąsiadach. Wczoraj wieczorem skandalicznie podarł spodnie w dolinie tęczy. A gdzie Walter? zapytała ania. Lękam się, że coś z nim złego się dzieje, droga pani doktorowo. Siedzi na poddaszu i pisze coś w zeszycie. Podobno zadań arytmetycznych nie rozwiązał, jak mi mówił nauczyciel. Domyślam się dlaczego. Nie miał czasu, bo musiał pisać te idiotyczne wierszydła, zamiast odrobić lekcje do szkoły. Boję się, droga pani doktorowo, że chłopak gotów jeszcze zostać poetą. On już jest poetą, Zuzanno. Pani to przyjmuje dziwnie spokojnie, droga pani doktorowo. Zresztą, tak jest najmądrzej, jeżeli ktoś może zdobyć się na wyrozumiałość. Miałam wujka, który najprzód był poetą, a potem został włóczy kijem. Cała rodzina później musiała się go wstydzić. Niezbyt dobre masz pojęcie o poetach, jak widzę, zaśmiała się Ania. A kto ma o nich inne zdanie, droga pani doktorowo? Zapytała Zuzanna zdziwiona. Cóż powiesz o Miltonie i Szekspirze? A o poetach biblijnych? Podobno Milton maltretował żonę, a Szekspir także kiedyś nie był zbytnio szanowany. Co do poetów biblijnych, to za owych czasów inne były warunki, chociaż nigdy nie miałam specjalnie wysokiego mniemania o królu Dawidzie, jeżeli mam być szczerą. Wiem tylko tyle, że z takich, co to piszą poezję, nic dobrego nie wychodzi. I pocieszam się jedynie nadzieją, że nasz kochany chłopak wyrośnie z tego. Jeżeli nie, musimy spróbować tranu. Rozdział ósmy. Interwencja panny Kornelii. Panna Kornelia następnego dnia zjawiła się na plebanii i wzięła Mary w krzyżowy ogień pytań. Mary ze zwykłą sobie brawurą zupełnie szczerze, Opowiedziała całą historię i dzięki temu serce panny Korneli zmiękło i usposobiło się nieco przychylniej do dziewczynki. Sądzisz, że okazujesz wdzięczność tej rodzinie, która cię przygarnęła? Niepokojem i drażnieniem jej małych przyjaciół, jak to uczyniłaś wczoraj. To było wstrętne z mojej strony, przyznała Mary szczerze. Nie mam pojęcia, co mnie opętało. Ten diabelny sztokfisz sam mi wlazł w ręce. Ale było mi potem strasznie przykro. Całą noc płakałam. Niech pani zapyta Une, czy nie mówię prawdy. Oczywiście nie powiedziałam jej dlaczego płaczę, bo się wstydziłam. A potem ona też się popłakała, bo miała wrażenie, że ktoś sprawił mi przykrość. Boże, czy mogła być mowa o przykrości? Co mnie to wszystko obchodzi skoro tylko pani Wilej daje mi spokój poza nią wszyscy są dla mnie mili panna Kornelia sama się dziwiła że z każdą chwilą bardziej lubiła Mary i nie myślała już o historii ze sztokwiszem zaraz tego samego dnia postanowiła zdać relację na złotym brzegu jeżeli ta mała mówi prawdę to trzeba w to koniecznie wniknąć zadecydowała Wiem coś niecoś o tej pani Wilej. Marszałek znał ją dobrze, jak mieszkał za przystanią. Mówił mi niejednokrotnie o niej i o tym, że miała u siebie jakąś biedną, małą dziewczynkę. Sąsiedzi opowiadali mu, że zmuszała dziecko do pracy, głodząc je jednocześnie. Jutro pośle zaraz marszałka, żeby dowiedział się całej prawdy. Dopiero potem pomówię z pastorem. Weź pod uwagę, że mali Mereditowie znaleźli dziewczynkę umierającą niemal z głodu w szopie Jamesa Taylora. Przeleżała tam całą noc zziębnięta i głodna, i pomyśleć, że my wysypiamy się w ciepłych łóżkach po zjedzeniu obfitej kolacji. Gdyby nawet była najgorsza panno Cornelio, nie wolno jej odsyłać tam z powrotem. Ja sama byłam sierotą i znajdowałam się kiedyś w podobnej sytuacji. Trzeba się porozumieć z zarządem przytułków Hopetown, oświadczyła panna Kornelia. W każdym razie ta mała nie może zostać na plebanii. Bóg raczy wiedzieć, czego się dzieci mogą nauczyć od niej. Podobno potrafi nawet kląć, ale pomyśl sobie tylko, że jest na plebanii już od dwóch tygodni, a pan Meredith wcale nie zwraca na to uwagi. Czy taki człowiek może sobie pozwolić na to, żeby mieć rodzinę? Powinien był zostać mnichem, moja Aniu. W dwa dni potem panna Kornelia znowu ukazała się na złotym brzegu. Niebywała historia, zawołała, panią Wilej zastano bez życia w łóżku tego samego ranka, kiedy Mary uciekła. Od kilku lat chorowała na wadę serca i doktor ostrzegał, że w każdej chwili może jej grozić katastrofa. Parobka wysłała za jakimś interesem. I nikogo nie było w domu. Ktoś z sąsiadów znalazł ją dopiero na zajutrz. Zauważyli, że dziecka nie ma, ale sądzili, że pani Wilej wysłała małą do swojej kuzynki mieszkającej w Charlotten jak to czyniła nieraz. Kuzynka na pogrzeb nie przybyła, więc nikt do tej pory nie wiedział, co się z Mary stało. Sąsiedzi opowiedzieli marszałkowi o sposobie, w jaki pani Wilej wychowywała Mary. Marszałek powiada, że gdy słuchał, krew mu się burzyła w żyłach. Wiesz, jak on lubi dzieci. Podobno ta jędza katowała małą za każde najmniejsze przewinienie. Kilku sąsiadów zamierzało nawet napisać do zarządu przytułku. Lecz ludzie rzadko kiedy przejmują się sprawami innych, więc oczywiście dotychczas nikt nie napisał. Bardzo mi przykro, że ta wilejowa umarła wtrąciła Zuzanna bo poszłabym tam do niej za przystań i nalałabym jej trochę oleju do głowy kto słyszał głodzić i bić bezradne dziecko droga pani doktorowo ja sama lubię dzieci skarcić od czasu do czasu ale nic więcej i co się stanie z tym biednym maleństwem pani marszałkowo Elliot? myślę że trzeba ją będzie odesłać z powrotem do hope town odparła panna cornelia Tutaj trudno ją będzie gdziekolwiek umieścić. Jutro zobaczę się z panem Meredithem i powiem mu, jak się zapatruje na tę kwestie. Ona mu to na pewno powie, droga pani doktorowo, rzekła Zuzanna po wyjściu panny Korneli. Ta niczego się nie ulęknie. Potrafiłaby nawet kościół obrabować, gdyby do tego nabrała zapału. W ogóle nie pojmuję, jak taka Cornelia Bryant ma śmiałość pójść do pastora? Myślałby kto, że idzie w odwiedziny do pierwszego lepszego sąsiada? Po wyjściu panny Corneli, Nan Blight zeskoczyła z hamaka, w którym dotychczas odrabiała lekcje i niepostrzeżenie wysunęła się do Doliny Tęczy. Wszyscy już tam byli od dawna. Jim i Jerry grali w hacele ze starych potków podarowanych im przez miejskiego kowala. Karolek Czaił się na mrówki na słonecznym wzgórzu. Walter leżąc na trawie czytał głośno Mary, Di, Florze i Unię, książkę zawierającą zbiór bajek o żydzie wiecznym tułaczu, czarodziejskich różdżkach, szczęśliwej wyspie, złocistym skarbie i syrenach. Przykro było Walterowi, gdy skonstatował, że Wilhelm Tell był także tylko mityczną postacią. I z tego powodu potem całą noc nie mógł spać. Najbardziej lubił historię o srokatym kobziarzu i czytał ją przeważnie do zmroku, dopóki wiatr letni nie zadzwonił w zawieszone przy trójce kochanków dzwoneczki i cień nocy nie padł na dolinę. Powiedzcie, czy to nie są ciekawe kłamstwa? Szepnęła w zachwycie Mary, gdy Walter zamknął książkę. To nie są kłamstwa, oburzyła się Di. Przecież nie powiesz, że to prawda, upierała się Mary. No, nie zupełnie. Takie samo kłamstwo, jak twoje o duchach. To także nie była prawda, ale wiedziałaś, że w to nie uwierzymy. Ta historia z czarodziejską różdżką też nie jest kłamstwem, rzekła Mary. Stary Jack Crawford, za przystanią, umie robić takie rzeczy. Wszyscy po niego posyłają, jak chcą wykopać studnie. Poza tym jestem pewna, że sama kiedyś widziałam żyda wiecznego tułacza. Mary, co ty mówisz? Przeraziła się Una. Mówię szczerą prawdę. W zeszłym roku przyszedł do pani Wilej taki stary człowiek. Był dostatecznie stary, aby być kimś. Pani Wilej zapytała go, czy słupy cedrowe utrzymują się długo. A on rzekł: czy się utrzymują? Utrzymują się tysiąc lat. Wiem, bo sam dwa razy je wbijałem. Powiedzcie, jeżeli przeżył dwa tysiące lat, to kim mógł być jak nie Żydem wiecznym tułaczem? Wątpię, czy Żyd wieczny tułacz miałby coś wspólnego z taką osobą jak pani Wilej, rzekła stanowczo Flora. Ogromnie lubię historię o srokatym kobziarzu – wtrąciła Di. Mama ją także lubi. Zresztą. Żal mi strasznie tego biednego kulawego chłopca, który nie mógł iść wraz z innymi i spadł z wierzchołka góry. Któregoś dnia, rzekł sennie Walter, spoglądając w niebo, zejdzie tu z pagórka do doliny tęczy, srokaty kobziarz i grać będzie wesoło i słodko. Ja pójdę za nim, pójdę za nim na wybrzeże, pójdę za nim nad morze, daleko od was wszystkich. Jim też będzie chciał iść. Bo dla niego to przygoda ale ja nie będę chciał tylko będę musiał pójść bo muzyka wzywać mnie będzie tak długo że wreszcie pójdę wszyscy pójdziemy zawołała di której udzielił się zapał Waltera, choć sama nie bardzo w to wierzyła żeby kiedyś ujrzeć miała mityczną postać kobziarza na skraju doliny nie wy będziecie tu siedzieć i czekać Rzekł Walter z dziwnym błyskiem w swych pięknych oczach. Będziecie czekać naszego powrotu, a my może nie wrócimy wcale, bo nie będziemy mogli wrócić dopóty, dopóki kobziarz będzie grał. A on będzie grał idąc przez cały świat, a wy będziecie tu siedzieć i czekać. Och, przestań, rzekła Mary z drżeniem. Nie patrz tak, Walterze Blight. Chcesz mi opowiadać bajki? Widzę już mimo woli paskudnego, starego Kobziarza idącego tędy, a wy, chłopcy, idziecie za nim, podczas gdy my, dziewczęta, zostajemy tutaj, aby na was czekać. Nigdy nie byłam mazgajem, ale jak ty zaczynasz opowiadać swoje brednie, zawsze zbiera mi się na płacz. Walter uśmiechnął się z triumfem. Lubił próbować mocy swego wpływu na wrażliwych wyobraźniach towarzyszy. Lubił igrać z ich uczuciami i budzić lęk we wrażliwych ich duszyczkach. Zaspokajało to jego dziwne instynkty. Lecz pod uśmiechem pełnym triumfu i w jego duszy krył się strach przed jakąś okrutną tajemnicą. Srokaty kobziarz wydał mu się nagle postacią realną i jakby symbolem zasłoniętej mgłą przyszłości, która nagle... Pochyliła się nad Doliną tęczy i ukazała mu swe blade, pełne tajemnic, oblicze. Powrót Karolka, który miał już dosyć swych mrówek na dzisiaj, przywołał ich wszystkich do rzeczywistości. Mrówki są diabelnie ciekawe zawołała Mary, zadowolona, że wreszcie przestaną mówić o kobziarzu. Obydwoje z Karolkiem w sobotę po południu. Obserwowaliśmy mrowisko na cmentarzu. Nie wiedziałam, że w jednym mrowisku może być aż tak dużo mrówek. Ale kłótliwe są te małe łotry. Niektóre nawet walczą ze sobą i zdaje się, że zupełnie bez przyczyny. Inne znów są leniwe i nie chce im się pracować. Obserwowaliśmy je z wielkim zaciekawieniem. A jedna mrówka umarła z rozpaczy. Bo drugą ktoś zadeptał. Nie pracowała, nie jadła, nie spała, aż wreszcie umarła jak pragnę Boga. Zapadła cisza oburzenia. Wszyscy wiedzieli, że dla Mary imię Boga nie było niczym ważnym. Flora i Dee zamieniły z sobą spojrzenia, które nawet zdziwiłyby pannę Cornelię. Walter i Karol byli nieco zmieszani, a u nie zadrżały usteczka. Mary wyczuła przykrą sytuację. Tak mi się jakoś wymknęło. Słowo daję. Nie wiem dlaczego tak się gorszycie tym, co mówię. Powinniście słyszeć, jak wilejowie się z sobą kłócili. Damy nie mówią takich rzeczy, rzekła Flora, coraz bardziej przerażona. Tak nie wolno, wyszeptała Una. Nie jestem żadną damą, oburzyła się Mary. Czyż miałam kiedykolwiek szansę zostać damą? Ale będę się starała już tak więcej nie mówić, obiecuję to wam. W ogóle, rzekła Una, nie możesz żądać, aby Bóg mógł wysłuchać twych modlitw, skoro na próżno wzywasz jego imienia. Wcale nie żądam, aby wysłuchiwał, odparła Mary z niedowierzaniem. Przed tygodniem modliłam się o to, żeby ukarał panią Wilej, a dotychczas jeszcze jakoś nic nie zrobił. Mam zamiar przestać się modlić. W tej samej chwili na skraju doliny ukazała się zadyszana nan. Mary, mam dla ciebie nowiny. Pani Eliot była za przystanią i wyobraź sobie, jakie wiadomości przyniosła. Pani Wilej nie żyje. Znaleziono ją martwą w łóżku na zajutrz po twojej ucieczce. Wobec tego nigdy już nie będziesz musiała wracać do niej. Nie żyje, wyszeptała Mary w oniemieniu po czym nagle zadrżała. Przypuszczasz, że moja modlitwa ma z tym coś wspólnego? Zapytała Unę błagalnie. Jeżeli tak, to już nigdy w życiu nie będę się modlić. Przecież mogła żyć dalej, a ja mogłam i tak do niej nie wrócić. Nie, nie, Mary, uspokajała ją Una. To nic z tym nie ma wspólnego. Przecież pani Wilej umarła o wiele wcześniej niż ty zaczęłaś się modlić. To prawda, przyznała Mary, otrząsając się nieco z przerażenia, ale zlękłam się ogromnie. Przykro pomyśleć, że człowiek prosił Boga o czyjąś śmierć. Modląc się, nigdy nie myślałam o tym, żeby ona umarła. Byłam pewna, że taka czarownica żyć będzie wiecznie. Czy pani Eliot mówiła coś o mnie? Wspomniała, że trzeba cię będzie odesłać z powrotem do przytułku ja tak myślę, rzekła Mary sucho. A potem znowu oddadzą mnie komuś takiemu mniej więcej, jak pani Wilej. Zniosę to jednak. Jestem twarda. Będę się modlić, żebyś tam już nie wracała, szepnęła Una, gdy obydwie z Mary szły w stronę plebanii. Jak chcesz, mruknęła Mary niechętnie. Ale boję się, że to nic nie pomoże. Mam już dosyć tych modlitw do Boga. Zobacz tylko, co z tego wychodzi. Gdyby pani Wilej umarła w kilka dni potem, byłabym pewna, że ja się do tego przyczyniłam. O nie, nie, nie myśl o tym, rzekła Una. Chciałabym ci to jaśniej wytłumaczyć, ale nie potrafię. Ojciec na pewno wytłumaczy ci to doskonale, jak go kiedyś przy okazji zapytasz. Dobraź sobie, twój ojciec nie zdobyłby się na to. Przechodzi koło mnie i nigdy mnie nie widzi. Nie jestem specjalnie zarozumiała, ale przecież do licha mógłby zwrócić na mnie uwagę. Och, Mary, to już taki zwyczaj mego ojca. Przeważnie i nas nie dostrzega. Wiecznie chodzi zamyślony. Dziś wieczorem pomodlę się, żeby Pan Bóg pozwolił ci zostać w czterech wiatrach, bo ja cię bardzo lubię, Mary. Niech i tak będzie, tylko nie opowiadaj mi już więcej o ludziach, którzy umarli z tego powodu, mruknęła Mary. I ja chciałabym zostać w czterech wiatrach. Polubiłam tę wieś, polubiłam przystań i światełko na wieży, polubiłam Was i Blajtów. Jesteście jedynymi przyjaciółmi, jakich kiedykolwiek miałam. I nie cierpię myśli, że miałabym was opuścić. Rozdział dziewiąty Interwencja UNY. Panna Cornelia odbyła dłuższą rozmowę z pastorem i to, co mu powiedziała, wywarło na nim piorunujące wrażenie. Panna Cornelia wykazała mu niezbyt grzecznie całą lekkomyślność przygarnięcia do siebie takiej przybłędy, jak Mary Wens i dopuszczenia, aby jego własne dzieci uczyły się od niej najrozmaitszych brzydkich manier. Nie mówię, że to wyrządziło komuś jakąś krzywdę, ciągnęła panna Cornelia. Mary nie jest złą dziewczyną w pewnym znaczeniu tego słowa. Zapytywałam pańskie dzieci i dzieci blajtów, a z odpowiedzi ich wywnioskowałam, że tej małej nie można mieć nic do zarzucenia poza tym, że jest trochę zmanierowana i operuje niezbyt parlamentarnym językiem. Ale nie wiadomo, do czego mogłoby dojść, gdyby została tu dłużej. Pamięta pan, czego się nauczyły dzieci flagów od tego małego, niesfornego Jima? Pan Meredith pamiętał doskonale i był coraz bardziej przerażony swą lekkomyślnością pod tym względem. Ale co począć, pani Elliot? zapytał bezradnie. Przecież nie możemy wyrzucić tego biedactwa. Musi się nią ktoś zaopiekować. – Oczywiście. Najlepiej napisać zaraz do zarządu przytułku w Hopetown. Tymczasem mała musi tu zostać do chwili otrzymania od zarządu odpowiedzi. – Ale powinien mieć pan oczy i uszy otwarte, panie Meredith. Zuzanna umarłaby z przerażenia, gdyby słyszała rozmowę panny Corneli z pastorem. Panna Cornelia jednak wyszła z plebanii z prawdziwą satysfakcją – bo czuła, że spełnia swój obowiązek. Tego samego wieczora, pan Meredith zawołał Mary do swego gabinetu. Dziewczynkę opanował nieprzezwyciężony lęk, lecz czekała ją niespodzianka. Ten człowiek, który wzbudził w tej małej duszyczce taki paniczny strach, posiadał najszlachetniejszą duszę i najbardziej współczujące serce. Nim się w ogóle zdołała zorientować, w prostych słowach opowiedziała mu swoją historię, która znalazła w jego duszy zupełne zrozumienie i spotkała się z tak sympatycznym przyjęciem, jakiego sobie nigdy nie wyobrażała. Mary opuściła gabinet pastora z promienną twarzyczką, rozjaśnioną wyrazem szczęścia. Una nie widziała jej jeszcze nigdy w takim nastroju. Wasz ojciec jest ogromnie miły, gdy się budzi z zamyślenia, rzekła Mary, maskując uśmiechem dobywający się z piersi szloch. Szkoda tylko, że budzi się tak rzadko. Powiedział mi, że nie wini mnie za śmierć pani Wilej, ale że muszę myśleć teraz o jej zaletach, a nie wadach. Sama nie wiem, co ta kobieta ludziom dobrego zrobiła poza tym, że utrzymywała w domu porządek, i potrafiła robić doskonałe masło. Wiem, że musiałam sobie urobić ręce po łokcie, wiórkując jej sękatą podłogę w kuchni. Ale skoro ojciec wasz tak mówi, to widocznie tak być powinno. Podczas następnych dni Mary była jakaś smutna i nie uśmiechała się prawie wcale. Wyznała szczerze Unię, że im częściej myśli o powrocie do przytułku, tym więcej przytułku tego nienawidzi. Una łamała sobie głowę, jak temu zaradzić, i dopiero Nan Blight przyszła jej z pomocą, wpadając na genialny pomysł. Pani Elliot mogłaby wziąć Mary do siebie. Ma przecież takie obszerne mieszkanie, a pan Elliot zawsze chciał wziąć jej kogoś do pomocy w domu. Dla Mary byłoby to nadzwyczajne, tylko musiałaby się grzecznie zachowywać. O, Nan, Sądzisz, że pani Elliot by ją wzięła? Nie zaszkodzi, jeśli ją o to zapytasz, odparła nan. Z początku una nie wyobrażała sobie, czy potrafi misję swą spełnić. Była tak nieśmiała, że zwrócenie się z jakąś prośbą do obcej osoby przejmowało ją panicznym lękiem. A szczególny lęk wzbudzała w niej wiecznie krzątająca się energiczna pani Elliot. Lubiła ją bardzo i zawsze z ochotą składała jej wizyty, lecz zwrócenie się do pani Elliot z prośbą, aby przyjęła do siebie Mary węz, wydawało się u nie rzeczą nie do wykonania. Gdy zarząd przytułku w Hopetown zawiadomił listownie pana Mereditha, by bezzwłocznie odesłał mary, mary zapłakiwała się przez całą noc i Una nagle nabrała odwagi. Nazajutrz wieczorem. Wysunęła się niepostrzeżenie z plebanii i skierowała się w stronę przystani. Z Doliny Tęczy dochodziły ją wesołe śmiechy i rozmowy, lecz ona była zajęta innymi myślami. Szła blada w tak głębokim zamyśleniu, że nie zwracała nawet uwagi na mijających ją przechodniów, a stara pani Stanleyowa Flak, patrząc na Unę, doszła do wniosku, że widocznie biedactwo wrodziło się w swego ojca, i w przyszłości będzie równie roztargnione, jak i on. Panna Kornelia mieszkała w połowie drogi między Glen a przystanią Czterech Wiatrów. Zajmowała obszerny dom, pomalowany na dość dziwaczny zielony kolor i otoczony malowniczym ogródkiem. Marszałek Elliot dookoła swego domu zasadził mnóstwo młodych drzewek. W ogródku zaś kilka krzaków róż i pachnących lili. Nic więc dziwnego, że niegdyś opuszczony, zielony dom przybrał dzisiaj całkiem inny wygląd. Dzieci z plebanii i dzieci ze złotego brzegu ogromnie lubiły go odwiedzać. Wysadzana aleja prowadziła od przystani do samej werandy, a na werandzie, na stole przykrytym białym obrusem, Czekały zawsze półmiski pełne rozmaitych smakołyków. Spokojne fale morza lizały pieszczotliwie biały piasek na wybrzeżu. Trzy wielkie statki opuszczały właśnie port, sprawiając z daleka wrażenie roztrzepotanych białych mew. Wąskim kanałem płynął niewielki szkuner. Cała przestrzeń przy przystani czterech wiatrów tonęła w purpurowym kolorycie zachodzącego słońca, przepojona subtelną muzyką fal morskich, przesiąknięta blaskiem beztroskiej radości i każdy, kto to widział, musiał być szczęśliwy. Lecz gdy Una skierowała swe kroki do bramy domu panny Korneli, nogi poczęły drżeć pod nią i odmówiły jej posłuszeństwa. Panna Cornelia była sama na werandzie. Una miała nadzieję... Że i pana Eliota tam zastanie. Był taki potężny, serdeczny i przyjazny, że na pewno obecność jego dodałaby u nie odwagi. Usiadła na małym stołeczku, który panna Kornelia jej przyniosła i usiłowała jeść z apetytem pączek. Dławiła się nim, lecz połykała go z bohaterstwem, lękając się, że obrazi pannę Kornelię. Nie mogła mówić. Była blada, a jej wielkie, ciemnobłękitne oczy spoglądały na gospodynię tak błagalnie, że panna Cornelia doszła do wniosku, iż Una musi mieć coś na sercu. – Co ci jest, kochanie? – zapytała. – Masz widocznie jakieś zmartwienie. Una z trudem połknęła ostatni kęs. – Pani Elliot, nie wzięłaby pani do siebie Mary Vance? – zapytała zdławionym szeptem. Panna Kornelia spojrzała na nią zdziwiona. Wziąć Mary Wens? Przyjąć ją do siebie? Tak, przyjąć ją, zaadoptować, zawołała u nas z zapałem, odzyskując nagle odwagę, kiedy już pierwsze lody zostały przełamane. Och, niech pani to zrobi. Mary nie chce wracać do przytułku, po całych nocach płacze, boi się, że ją znowu gdzieś odeślą. Ona jest taka zdolna, nie ma rzeczy, której by nie potrafiła zrobić. Nie będzie pani miała z nią żadnych przykrości. Nigdy nie myślałam o tym, rzekła bezradnie panna Cornelia. A zechciałaby pani o tym pomyśleć? zapytała una błagalnie. Ależ kochanie, mnie nie potrzeba pomocy. Sama sobie doskonale radzę w gospodarstwie. Nie myślałam nigdy o przyjęciu kogokolwiek, skoro i tak nie mam dużo roboty ciemnobłękitne oczy uny przygasły, wargi jej drżały, siedziała znowu pochylona na swym stołeczku, niby uosobienie rozczarowania. poczęła cichutko płakać. Nie płacz, kochanie, nie płacz, zawołała panna Cornelia z rozpaczą. Nie mogła nigdy znieść krzywdy dziecka. Nie powiedziałam przecież, że jej nie chcę wziąć, lecz myśl ta jest dla mnie tak nowa że mnie po prostu straszliwie zaskoczyła. Muszę się zastanowić. Mary jest taka zdolna, — powtórzyła una. Hm, słyszałam o tym. ale słyszałam również, że potrafi kląć. Czy to prawda? Nigdy nie słyszałam, żeby istotnie kleła, wyszeptała una nieśmiało. Ale lękam się, że potrafi. Wierzę ci, czy zawsze mówi prawdę? Mam wrażenie, że tak. Z wyjątkiem tych wypadków, kiedy boi się bicia. Mimo to chcesz, żeby ją wzięła? Ktoś ją musi przecież wziąć! szlochała una. Ktoś musi się nią zaopiekować, pani Eliot. Masz słuszność, może to właśnie jest moim obowiązkiem, rzekła panna Cornelia z westchnieniem. Pomówię z moim mężem. Tymczasem nikomu jeszcze o tym nie mów. Dlaczego nie bierzesz drugiego pączka, dziecino? Una sięgnęła po pączek i zjadła go już z lepszym apetytem. Ogromnie lubię pączki, wyznała szczerze. Ciotka Marta nigdy nam tego nie daje. Ale panna Zuzanna ze Złotego Brzegu często przysyła nam pączki do Doliny Tęczy. Wie pani, co robię, jak zatęsknię za pączkami, a nie mogę ich mieć, pani Eliot? Cóż takiego, kochanie? Wyjmuję wtedy starą kucharską książkę mamy i czytam przepis, jak się robi pączki. Również czytam inne przepisy. Tak ładnie brzmią. Zawsze to robię, gdy jestem głodna, szczególnie wtedy, gdy ciotka Marta daje nam na obiad baraninę. Wówczas czytam o pieczonych kurczętach i o gęsinie. Mama świetnie to wszystko przyrządzała. Ta Marta gotowa zagłodzić biedne dzieciaki, jeżeli pan Meredith się nie ożeni. Oświadczyła panna Cornelia mężowi po wyjściu Uny. Co zrobić, żeby mu podsunąć ten pomysł? Jak myślisz? Mamy wziąć do siebie te małą umery? Oczywiście, odparł lakonicznie pan Eliot. Mówisz jak prawdziwy mężczyzna, zawołała żona z rozpaczą. Oczywiście, jakby to już było wszystko trzeba się zastanowić nad wielu innymi rzeczami. Weź ją, a potem będziemy się zastanawiać, Cornelio odparł mąż z uśmiechem. Wreszcie panna Cornelia zdecydowała, że przyjmie Mary. i przede wszystkim poszła na złoty brzeg, aby się podzielić tą wieścią z przyjaciółmi. Cudownie — zawołała Ania uradowana. Byłam pewna, że pani tak postąpi Panno Kornelio. Bardzo pragnęłam, aby to biedne dziecko znalazło odpowiedni przytułek. Sama kiedyś byłam bezdomną sierotą, jak i ona. Wątpię, czy Mary w przyszłości będzie do ciebie podobna, odparła ponuro panna Kornelia. Ma zupełnie inne usposobienie, ale mimo wszystko to także ludzkie stworzenie i trzeba zbawić jej grzeszną duszyczkę. Naszykowałam już skrócony katechizm, i małą szczoteczkę do zębów, aby od razu zabrać się do dzieła. Mary przyjęła tę wiadomość z rozradowaniem. Mam więcej szczęścia niż przypuszczałam, rzekła. Musisz być grzeczna u pani Eliot, zauważyła Nan. I to się zrobi, zarumieniła się Mary. Wiem, jak się trzeba zachować, tak samo jak i ty wiesz, Nan Blight. Nie wolno ci używać brzydkich słów, Mary dorzuciła Una lękliwie. Stara, gotowa, by jeszcze umrzeć ze zgorszenia, zaśmiała się Mary, ukazując rząd białych, lśniących zębów. Ale ty się nie martw, Una. Sam miód będzie płynął z moich ust. Będę miękka jak twaróg. Nie wolno ci kłamać, dorzuciła Flora. Nawet gdyby chciano mnie zbić, broniła się Mary. Pani Elliot nigdy cię bić nie będzie, zawołała Di. Czyżby? Zapytała Mary niedowierzająco: Jak dostanę się do takiego domu, gdzie mnie nikt bić nie będzie, gotowam pomyśleć, że jestem w niebie. Nie bójcie się, nie będę kłamać, sama nie lubię, jak mnie do tego zmuszają. Na dzień przed opuszczeniem plebanii przez Mary urządzono ucztę w dolinie tęczy i tego wieczoru każde dziecko pastora darowało swej przyjaciółce jakąś drobnostkę na pamiątkę. Karolek podarował jej swoją Arkę Noego. Jerry starą drumlę. Flora przyniosła małe lusterko ze szczoteczką do włosów, które Mary się tak kiedyś podobało. Una tylko wahała się w wyborze między plecioną sakiewką a wesołym obrazkiem Daniela z lwem. Aż wreszcie pozostawiła wybór samej Mary. Mary oczywiście wolałaby sakiewkę, lecz wiedząc, że niej sakiewka się podoba, Rzekła spokojnie: Daj mi Daniela. Wolę to, bo sama mam w sobie coś z lwa. Szkoda tylko, że nie zjadł Daniela. Byłoby to bardziej interesujące. Wieczorem Mary Wens poprosiła Unę, aby spała z nią razem. To przecież ostatnia noc, mówiła. Przy tym deszcz tak pada, a ja nie lubię spać sama, gdy jest niepogoda. Podczas takiej nocy nie mogę myśleć o niczym innym tylko o rzęsistych kroplach deszczu spływających po białych, kamiennych płytach na cmentarzu. Zawodzący wiatr za oknem przypomina mi wszystkich umarłych i zdaje mi się, że oni płaczą, bo nie mogą już wrócić do nas. — Ja lubię deszczowe noce — rzekła Una, gdy obydwie znalazły się na strychu. — Tak samo lubią je dziewczynki Blightów. — Co kto woli — odparła Mary — Gdybym była sama, płakałabym przez całą noc? Strasznie mi przykro odchodzić od Was. Pani Eliot pozwoli Ci przychodzić do nas i bawić się z nami w Dolinie tęczy, pocieszała ją Una. Ale będziesz grzeczna, prawda, Mary? Och, postaram się. Ale to nie takie łatwe dla mnie być dobrą od wewnątrz i na zewnątrz, jak dla Was. Wasi krewni musieli być dobrzy a wy odziedziczyliście to po nich. Przecież twoi krewni musieli mieć też coś dobrego, argumentowała Una. Nie wolno ci myśleć teraz o nich źle. Wątpię, czy coś dobrego mieli, szepnęła Mary ponuro. Przynajmniej o niczym takim nie słyszałam. Dziadek mój miał pieniądze. Ale podobno był straszny łajdak. Lepiej już, jak sama się postaram być dobrą i nie będę zależeć od swojej rodziny. Bóg ci pomoże, Mary, jeśli go o to poprosisz. Wątpię. Och, Mary, modliliśmy się do niego, aby ci było dobrze. I widzisz, znalazła się pani Elliot. Nie widzę, żeby on miał z tym coś wspólnego, odparła Mary Vance. To ty podałaś tę myśl pani Elliot. Ale Bóg otworzył jej serce. Możliwe, że coś w tym jest, przyznała Mary. Zresztą ja nie mam nic przeciwko Bogu, Una. Chcę się tylko przekonać. Mam wrażenie, że on jest bardzo podobny do waszego ojca, tak samo zamyślony, tak samo nie zwracający na nikogo uwagi, lecz czasami budzi się i jest wtedy bardzo dobry i wyrozumiały. O nie, Mary, zawołała zgorszona Una. Bóg nie jest podobny do ojca. On jest tysiąc razy lepszy i szlachetniejszy. Gdyby nawet był taki jak wasz ojciec, to by mi zupełnie wystarczyło, rzekła Mary z powagą. Gdyby nasza mama żyła, potrafiłaby nam to wszystko jakoś wytłumaczyć, rzekła u nas westchnieniem. I ja chciałabym, żeby żyła, rzekła Mary. Nie wiem, co się z wami stanie, jak mnie tu już nie będzie. W każdym razie, postarajcie się w porządku utrzymywać dom. Ludzie opowiadają o waszym gospodarstwie skandaliczne rzeczy. Zresztą, doprowadzicie do tego, że wasz ojciec się ożeni, a wtedy wam nie wolno się będzie do niczego wtrącać. Una była zaskoczona. Myśl o małżeństwie ojca nigdy jej dotychczas nie trapiła. Smutno jej się zrobiło i leżała w milczeniu przytłoczona słowami mery. Macochy to straszne stworzenia. Ciągnęła Mary dalej. Zdębiałabyś, gdybym ci o nich wszystko opowiedziała. Mali Wilsonowie mieszkający naprzeciw Wilejów, też mieli macochę. Była ona dla nich tak samo zła, jak pani Wilej dla mnie. Przykro byłoby, gdybyście wy nagle dostali macochę. Jestem pewna, że nie będziemy mieli, szepnęła ona drżącym głosem. Ojciec się nie ożeni. Zmuszą go do tego zdecydowała Mary ponuro. Wszystkie stare panny biegają za nim, a to najgorszy gatunek macoch, bo na pewno buntowałyby ojca przeciwko Wam. Już by się o Was zupełnie przestał troszczyć. Zawsze stawałby po stronie żony, a ona wmawiałaby mu, że jesteście strasznie źli. Lepiej byś mi o tym nie mówiła, Mary, rozpłakała się Una. Czuję się ogromnie nieszczęśliwa. Chciałam Cię tylko ostrzec. Rzekła Mary ze skruchą. Na szczęście wasz ojciec jest tak roztargniony, że może wcale nie pomyśli o powtórnym małżeństwie. Ale zawsze lepiej być na wszystko przygotowanym. Gdy Mary już zasnęła, Una ciągle jeszcze leżała z otwartymi oczami, a po policzkach jej spływały łzy. Och, jakby to było straszne, gdyby ojciec ożenił się z jakąś kobietą, która znienawidziłaby Jerego, Ją, Florę. I Karolka, ona, una, nie zniosłaby tego. Chociaż Mary nie zaszczepiła jadu trucizny w serduszkach dzieci z plebanii, jak się tego obawiała panna Kornelia, to jednak, mimo najlepszych tendencji, zasmuciła je. Sama spała spokojnie, podczas gdy una czuwała, a deszcz padał wciąż beznadziejnie i wiatr zawodził dookoła starej plebanii. Wielebny John Meredith również zapomniał o udaniu się na spoczynek. Tak był zaabsorbowany wczytywaniem się w żywot świętego augustyna, że świtało już na wschodzie, gdy wreszcie skończył i wszedł na górę, roztrząsając w myślach problemy sprzed dwóch tysięcy lat. Drzwi pokoju dziewczynek były otwarte i pastor ujrzał śpiącą Florę leżącą z zaróżowioną twarzyczką. Zastanawiał się, gdzie mogła być una. Może poszła na noc do dziewczynek blajtów? Często miała zwyczaj przenosić się tam do nich. John Meredith westchnął. Uczuł nagle, że mimo wszystko una nie powinna nic czynić bez jego wiedzy. Cecylia by o dzieci na pewno bardziej dbała. Gdybyż Cecylia była przy nim! Jakże była piękna i wesoła! Pokoje plebani w majowych wodach rozbrzmiewały jej wdzięcznym głosikiem. I odeszła tak nagle, zabierając z sobą swój śmiech srebrzysty, a pozostawiając po sobie martwą ciszę. Odeszła tak nagle, że on jeszcze dotychczas nie potrafił otrząsnąć się ze zdumienia. Jak ta piękna, pełna życia kobieta mogła umrzeć. Myśl o powtórnym małżeństwie nigdy nie przyszła do głowy Johnowi Meredithowi. Żonę swą kochał tak szczerze, że nie mógł uwierzyć, aby zdołał kiedyś pokochać jakąś inną kobietę. Pocieszał się nadzieją, że nie za długo Flora będzie już dosyć dorosła, by zająć miejsce zmarłej matki. Do tej chwili sam będzie troszczyć się o wszystko. Westchnął znowu, i wszedł do swego pokoju, gdzie zastał łóżko nieposłane. Ciotka Marta zapomniała o tym, a Mary nie mogła jej wyręczyć, bo staruszka zabroniła jej wchodzić do pokoju pastora. Lecz pan Meredith i tego nie zauważył, bo myślał znowu o żywocie świętego Augustyna. Rozdział dziesiąty Dziewczynki sprzątają plebanie. Uff! Zawołała Flora, siadając na łóżku, przejęta dziwnym dreszczem. Znowu pada. Nienawidzę deszczowych niedziel. Niedziela i tak jest głupia, nawet przy ładnej pogodzie. Nie powinnaś tak mówić, rzekła Una sennie, przecierając oczy. Ale tak myślę, odparła Flora uparcie. Mary Vance twierdzi, że przeważnie niedziele są tak nudne że gotowa by się powiesić. Powinniśmy bardziej lubić niedzielę od Mary Wenz. szepnęła Una w zamyśleniu. Przecież jesteśmy dziećmi pastora. Nie wiem, czy by nie było lepiej, gdybyśmy byli dziećmi kowala. Zaprotestowała Flora gniewnie, gorączkowo szukając pończoch. Wówczas ludzie nie wymagaliby od nas więcej, niż wymagają od innych dzieci. Spójrz na te dziury w pończochach. Mary zacerowała je jeszcze przed odejściem, ale znowu się podarły. Una, mogłabyś już wstać. Sama nie będę robić śniadania, moja droga. Strasznie chciałabym, żeby ojciec i Jerry byli już w domu. Gdy ojciec jest przy nas, to wcale sobie nie zdajemy sprawy, jak nam jest potrzebny. A teraz wszystko idzie jakoś na opak. Muszę pójść do ciotki marty i dowiedzieć się, jak się czuję. Lepiej jej? zapytała una, gdy Flora wróciła po chwili. Nie, jeszcze ciągle męczy ją to nieszczęście. Może by zawezwać doktora Blythe? Ciotka wprawdzie nie chce. Powiada, że nigdy w życiu nie była u doktora, a teraz na starość nie ma zamiaru z lekarzami zaczynać. Mówi, że doktorzy po to żyją, aby truć ludzi. Myślisz, że to prawda? Oczywiście, że nie. Odparła Una z powagą. Jestem pewna, że doktor Blight nikogo jeszcze nie otruł. Po śniadaniu musimy jej znowu zrobić nacieranie. Lepiej będzie dać trochę chłodniejszy kompres niż wczoraj. Flora zachichotała na samo wspomnienie. Wczoraj omal nie poparzyły całej skóry biednej ciotce Marcie. Una westchnęła. Mary Wens wiedziałaby na pewno, jaki kompres trzeba zrobić na takie bóle, gdyby była tutaj. Mary wie wszystko, a one nic nie wiedzą. Jak się mogą czegokolwiek nauczyć, kiedy ciotka Marta do niczego ich nie dopuszcza? W zeszły poniedziałek pan Meredith wyjechał na krótki urlop do Nowej Szkocji, zabrawszy ze sobą Jerego. W środę ciotka Marta. Dostała swoich zwykłych bólów, które nazywała nieszczęściem i które zawsze nawiedzały ją w najbardziej nieodpowiednim momencie. Nie mogła wstać z łóżka, bo każdy ruch sprawiał jej ból jeszcze bardziej dotkliwy. Doktora wezwać nie pozwoliła. Flora i Una gotowały obiad i doglądały ciotki Marty. Potrawy nie były o wiele gorsze od tych, które przyrządza ciotka Marta. Niejedna kobieta ze wsi chętnie przyszłaby pomóc na plebanie, lecz ciotka Marta odrzucała wszelką pomoc. Musicie same sobie radzić, póki nie wstanę, gderała. Dzięki Bogu, że żona nie ma. Macie jeszcze duży zapas zimnego mięsa i chleba, a owsiankę same możecie sobie ugotować. Dziewczęta wzięły się do gotowania owsianki. Ale rezultat nie był nadzwyczajny. Pierwszego dnia była za rzadka, a nazajutrz tak gęsta, że można ją było krajać nożem. Poza tym za każdym razem była przypalona. Nienawidzę owsianki, mówiła flora ze złością. Jak będę miała własne gospodarstwo, to nigdy nie będę jej gotować. A co będą jadły twoje dzieci? pytała una. Dzieci muszą jeść owsiankę. Wszyscy tak utrzymują. Muszą się obyć, albo przez całe życie będą małe, odparła Flora krnąbrnie. Zamieszaj tę kasze, Una, a ja tymczasem nakryję do stołu. Tego paskudztwa nie można na sekundę zostawić, zaraz się przypala. Już w pół do dziesiątej, spóźnimy się do szkoły niedzielnej. Nie widziałam, żeby ktoś szedł, rzekła Una. Widocznie wszyscy zaspali. Ludzie nie śpieszą się jakoś do kościoła. Zobacz jak leje. A jak nie ma kazania, ludziom nie chce się z daleka taszczyć dzieci. Zawołaj Karolka, rozkazała Flora. Jak się okazało, Karolka bolało gardło, bo poprzedniego dnia zmukł w Dolinie Tęczy, zajęty poszukiwaniem chrabąszczy. Wrócił do domu z przemoczonymi nogami, w mokrym obuwiu przesiedział cały wieczór. Do śniadania nie miał apetytu, więc Flora kazała mu się z powrotem położyć do łóżka. Radę, nie radę, Flora i Una zjadły śniadanie same i poszły do szkoły niedzielnej. W sali nie zastały nikogo i nikt raczej nie przychodził. Zaczekały do jedenastej, po czym wróciły do domu. Zdaje się, że w szkole metodystów także nie ma nikogo, zauważyła Una. Całe szczęście mruknęła Flora. Przykro by mi było pomyśleć, że metodyści mimo deszczu poszli do szkoły podczas gdy prezbiterianie boją się wytknąć nosa z domu. Ale jakoś i w kościele nie ma nikogo, może dzisiaj będzie nabożeństwo po południu. Una zabrała się do zmywania talerzy, co zresztą robiła już całkiem składnie dzięki naukom Marywens. Flora zamiotła podłogę. I obrała kartofle do obiadu, kalecząc sobie palce. Chętnie bym zjadła dzisiaj na obiad jeszcze coś oprócz baraniny, westchnęła Una. Strasznie mi zbrzydło to mięso. Blajtowie nigdy baraniny nie jedzą, a my jeszcze nigdy nie mieliśmy pudingu. Nan twierdzi, że Zuzanna umarłaby, gdyby nie było pudingu w niedzielę. Flora, dlaczego u nas jest inaczej niż u wszystkich ludzi? Wcale bym nie chciała, żeby miało być tak samo, zaśmiała się Flora, bandażując skaleczone palce. Wolę być taką, jaką jestem. To stanowczo ciekawsze. Joasia Dreu jest doskonałą gospodynią, tak samo jak jej matka, ale czy chciałabyś być tak głupia jak ona? W naszym gospodarstwie nie ma porządku, przynajmniej tak twierdzi Mary Wenz. Podobno ludzie mówią, że panuje u nas wielki nieład. Flora nagle wpadła na pomysł. – Musimy posprzątać – zawołała. – Weźmiemy się do tego zaraz jutro. Na szczęście ciotka Marta leży i nie będzie się do nas wtrącać. Sprzątniemy wszystko pięknie, żeby ojciec był zadowolony, jak wróci. Przecież każdy potrafi i zamieść, i odkurzyć, i umyć okna. Nareszcie ludzie nie będą mieli nic do gadania. Jim Blythe powiada, że to tylko stare panny plotkują – ale w każdym razie takie plotki sprawiają człowiekowi ból. Myślę, że jutro doprowadzimy wszystko do porządku, zawołała u nas entuzjazmem. Och, Flora, będzie u nas tak czysto jak u innych ludzi. Mam nadzieję, że ciotka Marta jutro nie wstanie, zaniepokoiła się Flora, bo przy niej nie będziemy się mogły wziąć do niczego. Życzenie Flory ziściło się. Ciotka Marta na zajutrz musiała jeszcze pozostać w łóżku. Karolek także był chory i nie miał siły podnieść się z pościeli. Flora i Una nie zdawały sobie sprawy z choroby chłopaka. Czuła matka na pewno wezwałaby lekarza, lecz niestety Karolek nie miał matki, leżał więc w swym łóżeczku z zarumienionymi od gorączki policzkami, z bólem gardła i nieznośnym szumem w głowie. Dotrzymywała mu towarzystwa tylko mała, zielona jaszczurka, pełzająca po kołdrze. Po deszczu niebo się nagle rozjaśniło i snop złocistych, słonecznych promieni pieścił ziemię gorącymi pocałunkami. Wymarzona pogoda do sprzątania. To też flora i una ochoczo zabrały się do dzieła. Sprzątniemy najprzód jadalnię i salon, zaproponowała Flora. Kabinet zostawimy na potem, a w pokojach na górze może tymczasem tak zostać. Przede wszystkim trzeba wynieść meble. Dziewczynki wysunęły meble na werandę, a dywany i makaty porozwieszały na pomnikach na cmentarzu metodystów. Rozpoczęło się pełne zapału trzepanie, i chwilami w tumanach kurzu niknęła zupełnie rozweselona twarzyczka uny. Flora? Wzięła się do mycia okien w jadalni i oczywiście przy tej okazji stłukła aż dwie szyby. Okna pani Eliot i Zuzanny aż połyskują w słońcu. Nie martw się, jeszcze słońce do nas nie zajrzało, pocieszała ją Flora. Wzięłam przecież tyle wody i mydła, że muszą być czyste. Teraz jest po jedenastej. Zamiotę jeszcze podłogę i weźmiemy się do odkurzania mebli. Trzeba je wynieść na cmentarz, bo znowu zakurzymy całe mieszkanie. Flora z lubością trzepała wyściełane krzesła. Strasznie przyjemnie było stanąć na kamiennej płycie pomnika Eliasza-Poloka i uderzać trzepaczką w twarde siedzenia. Nic dziwnego, że Abraham Clow, przejeżdżając właśnie w małym swym powoziku z żoną, obrzucił dziewczynki pełnym zgorszenia spojrzeniem. Czyż to nie straszny widok? – szepnął uroczyście. – Nigdy bym nie uwierzyła, gdybym tego nie widziała na własne oczy – odparła pani Abrahamowa, jeszcze bardziej zgorszona. Flora ukłoniła się grzecznie państwu klołu. Wcale ją to nie zdziwiło, że staruszkowie udali, że jej nie widzą. Wiadomo było, że stary Abraham od razu, jak został przełożonym szkoły niedzielnej przed czternastu laty, nigdy się nie uśmiechał. Zabolało jednak Florę, że na jej ukłon nie odpowiedziały Minna i Adela Clow. Flora ogromnie je lubiła. Poza blajtami były to najlepsze jej przyjaciółki z ławy szkolnej i nawet niejednokrotnie pomagała Adeli w rozwiązywaniu zadań arytmetycznych. Taka to jest ludzka wdzięczność. Pewnie dlatego przyjaciółki udały, że jej nie widzą, bo nie wstydziła się żadnej pracy i nawet wzięła się do trzepania starych dywanów. Flora ze złością wbiegła na werandę, gdzie zastała Unę, również zasmuconą tym, że klałówny nie odpowiedziały na jej ukłon. – Oszalały dziewczyny – zawołała Flora. – Może zazdroszczą nam, że bawimy się z blajtami w Dolinie Tęczy. Niech tylko zacznie się szkoła i Adela poprosi mnie o rozwiązanie jakiegoś zadania. To jej wtedy pokażę. Ani palcem nie kiwnę. Chodź, pownosimy meble. Padam ze zmęczenia i wątpię, czy mieszkanie będzie wyglądało lepiej niż przedtem po tym naszym czyszczeniu i trzepaniu. Nienawidzę porządków. Dopiero koło drugiej dziewczynki skończyły sprzątanie dwóch pokojów. Zjadły coś na prędce w kuchni i postanowiły od razu zmyć talerze. Lecz flora przypomniała sobie, że Deep Blight pożyczyła jej jakąś bardzo ciekawą książkę i oczywiście zatonęła w niej aż do zmroku. Una zaniosła Karolkowi gorącą herbatę, a ponieważ Karolek spał, więc i ona położyła się na łóżku Jerego i zasnęła. Tymczasem po całym glen rozniosła się historia sprzątania na plebanii. I parafianie poczęli się zastanawiać, co począć z tymi nieznośnymi mereditami. – To już nie są żarty – rzekła panna Kornelia do męża z głębokim westchnieniem. – Na początku nie chciało mi się wierzyć, gdy Miranda Drew przyniosła te wiadomości z niedzielnej szkoły metodystów. – Wyśmiałam ją, ale pani Abrahamowa Clow mówiła, że ona i jej mąż to na własne oczy widzieli. – Co właściwie? – Zapytał pan eliot. Wyobraź sobie, że Flora i Una Meredith nie poszły dzisiaj do niedzielnej szkoły, tylko wzięły się do sprzątania mieszkania, zawołała panna Cornelia z rozpaczą. Gdy Abraham wracał z kościoła, ujrzał je trzepiące dywany na cmentarzu metodystów. Od dzisiaj żadnemu metodyście nie będę mogła spojrzeć w oczy. Wyobrażasz sobie, jaki to będzie skandal? Istotnie skandal był wielki i historia ta przebiegała z ust do ust, aż wkrótce wszyscy mieszkańcy glen dowiedzieli się, że dzieci nie tylko robiły wielkie porządki i pranie w niedzielę, ale urządziły piknik na cmentarzu metodystów w czasie szkoły niedzielnej. Wieść o skandalu tylko nie dotarła do samej plebanii, bo przez następne trzy dni. Deszcz nie przestawał padać, więc Flora i Una nie wychodziły zupełnie, a i do plebanii nikt z sąsiadów nie zaglądał. Na domiar wszystkiego, rodzina Blightów z wyjątkiem Zuzanny i doktora wybrała się z wizytą do Avonlea, więc nawet codzienne spotkania w Dolinie Tęczy zostały przerwane. – Już chleb nam się kończy i baraniny więcej nie ma – narzekała Flora. – Co zrobimy? Jeżeli ciotka Marta i jutro nie wstanie? Chleba kupimy w sklepie, a oprócz tego mamy jeszcze suszonego sztokfisza, uspokajała Una. Będziesz umiała go ugotować? Och, nic łatwiejszego! zaśmiała się Flora. Zwyczajnie kładzie się do wody i gotuje. Niestety sztokwisz po ugotowaniu był tak słony, że nie nadawał się do jedzenia. Tego wieczoru głód zaczął dokuczać dziewczynkom, Lecz na zajutrz zmartwienia ich pieszły. Słońce zajaśniało znowu na przezroczystym błękicie nieba. Karolek czuł się już zupełnie dobrze, a ciotkę Martę nareszcie bóle opuściły. Rzeźnik zawitał na plebanie i odgonił widmo głodu. A na dodatek Blajtowie wrócili do domu i wszyscy, nie wyłączając Mery węz, spotkali się znowu w dolinie Tęczy gdzie rozkwitały świeże stokrotki i słodko dzwoniły dzwoneczki w świątyni trójki kochanków, a w rozłożystych konarach klonów szemrał ciepły, wieczorny wiaterek. Rozdział jedenasty Straszne odkrycie No, nareszcie was znowu widzę, zawołała Mary, witając się z przyjaciółmi. Panna Kornelia poszła na złoty brzeg, aby się podzielić nowymi ploteczkami z Anią i Zuzanną. Więc Mary, korzystając z wolnego czasu, postanowiła przybiec do ukochanej doliny tęczy, gdzie już nie była przeszło dwa tygodnie. Aleście nabroiły, dodała. Co takiego? Zapytali wszyscy chórem, z wyjątkiem Waltera, który jak zwykle siedział w zamyśleniu. Mam na myśli unę i florę, rzekła Mary. Oszalałyście chyba. Doprawdy, do tego trzeba się urodzić i wychować na plebanii. Co takiego? zapytała Flora niepewnie. Jeszcze się pyta. Opowiadają straszne rzeczy. Ojcu, narobiłyście wstydu na całą parafię. Chyba nie będzie tu mógł dłużej pozostać. Wszyscy mają do niego urazę. Mogłybyście się wstydzić. Cośmy takiego zrobiły? zapytała u nas rozpaczą. Flora milczała, obrzucając Mary niechętnym spojrzeniem. Jakie mi niewiniątka, zaśmiała się Mary. Wszyscy już o tym wiedzą. Ja nie wiem, wtrącił Jim Blight z oburzeniem. Nie doprowadzaj Uny do płaczu, Mary Vance. Powiedz, co masz na myśli. Oczywiście, że ty nic nie wiesz, bo dopiero wróciłeś do Glen, zauważyła Mary nieco łagodniej. Jim wpływał na nią uspokajająco. Ale wierzcie mi, że cała wieś o tym mówi. Ale o czym? Że Flora i Una nie poszły w niedzielę do szkoły, tylko sprzątały mieszkanie. Nieprawda, zawołały Meredithówny w zgodnym, namiętnym proteście. Mary spojrzała na nie znacząco. Nie myślałam, że będziecie zaprzeczać po tym wszystkim, jak mnie samą odwodziłyście od kłamstwa, rzekła. Co z tego, że wy się zapieracie? Wszyscy już o tym wiedzą. Widzieli was państwo, klo? Niektórzy mówią, że parafianie przestaną przychodzić do kościoła. Co prawda, ja w to wątpię. Przyjemniaczki z was. Nan Blight wstała i otoczyła ramionami Flore i Une. Mary Wenz, nie pamiętasz, jakie one były dla ciebie dobre, gdyś umierała z głodu w szopie pana Taylora? Rzekła z wyrzutem. Ładnie okazujesz swą wdzięczność. Właśnie, że jestem wdzięczna odparła Mary. – Przekonałabyś się, gdybyś słyszała, jak stanęłam w obronie pana Meredita. Wystrzępiłam sobie język, broniąc go w tym tygodniu. Że przecież nic się strasznego nie stało, jeżeli nawet dziewczęta sprzątały mieszkanie w niedzielę. Jego nie było, ale oni wszystko wiedzą lepiej. – Ależ to nieprawda! – zaprotestowała Una. – Myśmy sprzątały w poniedziałek, prawda, Flora? – Naturalnie! – przytaknęła Flora z błyszczącymi oczyma. Mimo deszczu poszłyśmy do szkoły niedzielnej, ale nikogo tam nie było. Nawet Abraham Kloł się nie zjawił, chociaż udaje takiego pobożnego. Deszcz padał w sobotę, rzekła Mary. W niedzielę była piękna pogoda. Nie poszłam do szkoły niedzielnej, bo mnie strasznie ząb bolał, ale wszyscy tam byli. I przechodząc widzieli, jak trzepałyście dywany na cmentarzu. Una usiadła na trawie i wybuchnęła głośnym płaczem. Słuchajcie, zawołał rezolutnie Jim. To trzeba stanowczo wyjaśnić. Ktoś tutaj popełnił omyłkę. W niedzielę naprawdę była prześliczna pogoda, Floro. Jak mogłyście myśleć, że sobota to właśnie niedziela? W czwartek wieczorem było zebranie kościelne. Zawołała płaczliwie Flora. W piątek Adam wpadł do garnka z zupą i kot ciotki Marty o mało go nie zadusił. W sobotę Karolek znalazł w piwnicy węża i przyniósł go do jadalni, a w niedzielę strasznie lało. Zebranie kościelne było w środę wieczorem, rzekła Mary, ponieważ pan Baxter wyjeżdżał w czwartek, więc zebranie musiało się odbyć w środę. Pokręciłyście wszystkie dni, moje drogie, i dlatego sprzątałyście w niedzielę. Nagle Flora wybuchnęła głośnym śmiechem. Wiesz, że masz rację, a to świetna historia. Dla twego ojca nie będzie to takie wesołe, rzekła Mary z przekąsem. Przecież wreszcie wszyscy się dowiedzą, że to była tylko omyłka, rzekła Flora bez trosko. Ludziom się jakoś wytłumaczy. Nie wiem, czy wam się to uda, zauważyła Mary. Ja lepiej znam ludzi niż wy. Nie wszyscy uwierzą, żeście się tylko pomyliły. Uwierzą, jak im powiemy szczerze, upierała się Flora. Nie zdołacie wszystkim tego wytłumaczyć, mówiła Mary. Po prostu skompromitowałyście waszego ojca. Una nie odzyskała już humoru do końca dnia, tylko Flora zapatrywała się na całą sprawę dość pogodnie. Poza tym miała plan, Dzięki któremu wszystko musiało się jakoś ułożyć. Postanowiła więc nie martwić się tym, co było, lecz używać dosyta swobody i radować się wraz z innymi. Jim udał się na połów ryb, a Walter, ocknąwszy się na chwilę z zadumy, począł opowiadać treść przeczytanej niedawno książki. Mary słuchała jego opowiadań z uwagą. Mimo dziwnego lęku, jakim przejmował ją zawsze Walter, ogromnie lubiła jego opowiadania. Wczoraj właśnie przeczytał jakąś baśń o dziewczynce, która dostała się do nieba i błądziła w tamtejszych lasach pełnych kwiatów i śpiewających ptasząt. Nigdy nie przypuszczałam, że w niebie są lasy, rzekła Mary z głębokim westchnieniem. Myślałam, że tam są tylko ulice, ulice i ulice. Oczywiście, że muszą być lasy, rzekła Nan. Mamusia i ja nie mogłybyśmy żyć, gdybyśmy nie miały drzew dookoła. Po co by ludzie się tak garnęli do nieba, gdyby tam nie było ani odrobinę zieleni? Miasta są tam także, mówił młody marzyciel. Piękne, wspaniałe miasta, o domach zabarwionych kolorem zachodzącego słońca, z szafirowymi wieżami i świątyniami ze strzępów tęczy. Wszystko jest zbudowane ze złota i diamentów. Całe ulice diamentowe, połyskujące w słońcu. Na skwerach biją kryształowe fontanny i wszędzie rosną kwiaty niebiańskie. Fantazja, wyszeptała Mary. Widziałam główną ulicę w Town. Jest naprawdę wspaniała, ale przecież takiej na pewno w niebie nie ma. To wszystko ślicznie brzmi, co ty mówisz – ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Och, jakże to zabawnie było, gdyby aniołowie tu kiedyś zeszli do nas i o wszystkich tych cudach opowiedzieli, zawołała swobodnie Flora. Niebo jest jednym wielkim cudem, oświadczyła Di. W Biblii wcale nie ma o tym mowy, zawołała Mary, która ostatnio co niedzielę czytała Biblię pod okiem panny Corneli. I uważała się już za prawdziwy autorytet pod tym względem. Mama twierdzi, że język biblijny jest symboliczny, zauważyła Nan. To znaczy, że nie jest prawdziwy? Podchwyciła Mary. Nie, nie zupełnie, ale wątpię, czy w niebie jest tak, jak sobie wyobrażacie. Chciałabym, żeby tam było tak, jak tutaj w Dolinie tęczy, rzekła Mary żeby można się było tak wesoło bawić i śmiać tak głośno zupełnie mi to wystarczy niestety do nieba można dopiero pójść po śmierci więc po co się mamy teraz głowić jak tam jest naprawdę o jim już wraca z nałapanymi pstrągami dzisiaj jest moja kolej by je usmażyć właściwie my powinniśmy najwięcej wiedzieć o niebie więcej od woltera bo jesteśmy przecież córkami pastora, mówiła Una, gdy obydwie z Florą wracały tego wieczora do domu. My wiemy, a Walter umie sobie to wszystko wyobrazić, odparła Flora. Pani Elliot twierdzi, że odziedziczył to po swojej matce. Boże, jaka szkoda, żeśmy się tak pomyliły co do tej niedzieli, westchnęła Una. Nie, martw się. Już obmyśliłam, w jaki sposób Wytłumaczymy to wszystkim, uspokajała Flora. Zaczekaj tylko do jutra. Rozdział 12. Wyjaśnienie. Na Nazajutrz wieczorem kościół prezbiteriański przepełniony był po brzegi podczas nabożeństwa, które odprawiał wielebny doktor Cooper. Doktor Cooper znany był jako najlepszy kaznodzieja. I kierował się zawsze tą dewizą, że pastor winien prezentować najlepsze stroje w mieście, a najlepsze kazanie na wsi. Lecz po powrocie do domu parafianie nie o dzisiejszym kazaniu mówili, coś zupełnie innego absorbowało ich umysły. Gdy doktor Cooper na zakończenie odchrząknął, starł pot z czoła i zaintonował Mudulmy się, nastała krótka chwila ciszy. W prezbiteriańskim Kościele Glen St. Mary przyjął się zwyczaj, że nabożeństwo odbywało się zawsze po kazaniu, a to tylko dlatego, że dawny zwyczaj odprawiania modłów przed kazaniem przyjęli metodyści. Ani panna Cornelia, ani pobożny Abraham Clow nie znieśliby, żeby w prezbiteriańskim Kościele porządek rzeczy był taki sam jak u metodystów. Właśnie Karol Baxter i Tomasz Douglas zamierzali wstać i zebrać wśród parafian zwykłą składkę na potrzeby kościoła. Organista zasiadł już do organów, a członkowie chóru chrząkali głośno przed rozpoczęciem dziękczynnej pieśni, gdy w tej właśnie chwili z ławki powstała Flora Meredith, wstąpiła na stopnie głównego ołtarza i śmiałym spojrzeniem objęła zdziwiony tłum. Panna Cornelia uniosła się na swym miejscu, po czym znowu przysiadła. Ławka jej znajdowała się dość daleko od ołtarza, więc lękała się, że cokolwiek Flora powie nie dotrze wyraźnie do jej uszu. Ale nie należało wywoływać jeszcze większej sensacji. Obrzuciła przestraszonym wzrokiem panią doktorową Blythe i panią diakonową Warren z kościoła metodystów, pewna, że nastąpić musi jakiś skandal. Gdyby chociaż ta mała była przyzwoicie ubrana, pomyślała w duchu. Flora, poplamiwszy atramentem swoją najlepszą sukienkę, beztrosko włożyła starą, pocerowaną. Oberwany brzeg sukni przyczepiony był szkarłatną nitką, przy czym fastryga nie została wyjęta. Lecz w tej chwili Flora nie myślała zupełnie o swym stroju. Była zbyt podniecona. To, co wydawało się łatwe w wyobraźni, okazało się nieco trudniejsze do zrealizowania. Gdy się znalazła w obliczu tych przypatrujących jej się ze zdumieniem ludzi, odwaga zupełnie ją opuściła. Kościół był ręsiście oświetlony, a cisza panująca w nim przejmowała ją dziwnym lękiem. Przez chwilę zdawało jej się, że nie zdoła wymówić ani słowa. Ale to było konieczne. Musi ojca oczyścić z wszelkich podejrzeń, tylko jakoś słowa nie wybiegały na drżące wargi. Pobladła twarzyczka Uny spoglądała ku niej z pierwszej ławki. Dzieci blajtów o miały ze zdziwienia. Tuż pod galerią chóru Flora widziała słodko uśmiechającą się pannę Rosalię West i rozbawioną pannę Helenę, ale żadna nie przyszła jej z pomocą. Wyręczył je w tym wypadku Bertie Shakespeare Drew, który siedząc w jednej z pierwszych ławek począł robić ucieszne miny do Flory. Flora odpowiedziała mu taką samą miną i tak się rozzłościła na Bertie Szekspira, że zapomniała zupełnie o swym przerażeniu. Opanowała się i poczęła mówić prosto i wyraźnie: Chciałam coś wyjaśnić, rzekła, a pragnę uczynić to teraz, gdy wszyscy są tutaj, w kościele. W glen rozniosła się pogłoska że ja i Una w zeszłą niedzielę pozostałyśmy w domu, aby sprzątać mieszkanie, zamiast pójść do szkoły niedzielnej. Istotnie tak było, ale nie z naszej winy. Pokręciłyśmy wszystkie dni w tygodniu. Winę przypisać należy panu Beksterowi. Podniecenie w ławce rodziny Beksterów. Dlatego, że zwołał zebranie kościelne w środę wieczorem, nic więc dziwnego, że czwartek wzięłyśmy za piątek, a sobotę za niedzielę. Karolek i ciotka Marta byli chorzy, więc nie było komu naprawić naszej omyłki. Poszłyśmy w sobotę, podczas strasznego deszczu, do szkoły niedzielnej i nikogo tam nie zastałyśmy. Potem postanowiłyśmy sprzątnąć dom w poniedziałek, żeby wszystkie stare plotkarki przestały gadać, że na plebani jest brudno ogólne podniecenie. Trzepałam dywany na cmentarzu metodystów, bo tam mi było najwygodniej, lecz nie miałam wcale zamiaru profanować pamięci zmarłych. Zresztą to nie oni mają do nas pretensje, tylko ludzie żywi. Niesłusznie obwiniacie o to wszystko naszego Ojca, bo On o niczym nie wie, a nam także powinniście wybaczyć naszą omyłkę. Ojciec nasz jest najlepszym Ojcem na świecie. I wszyscy bardzo serdecznie go kochamy. Głos Flory się załamał i przeszedł w spazmatyczny szloch. Zbiegła szybko ze stopni, kierując się pędem w stronę bocznych drzwi kościoła. Gdy znalazła się przed kościołem, owionął ją ciepły letni wietrzyk, kojąc jednocześnie ból w jej małym serduszku. Była teraz najzupełniej szczęśliwa. Wyjaśniła dokładnie wszystko, i parafianie zrozumieli chyba, że w tej całej sprawie nie było absolutnie winy ojca i że obydwie z uną zupełnie bezwiednie wzięły się do sprzątania w niedzielę. Tymczasem w kościele ludzie poczęli niemo spoglądać na siebie i dopiero Tomasz Douglas przerwał milczenie, przechodząc do nawy bocznej dla spełnienia zwykłego swego obowiązku. Przecież mimo wszystko nabożeństwo musiało się odbyć. Chór ze spokojem zaintonował swą pieśń, a doktor Cooper spokojnym głosem zaczął powtarzać słowa litanii. Wielebny pastor miał niezwykłe poczucie humoru, i wystąpienie Flory ubawiło go ogromnie. Poza tym, John Meredith znany był dobrze w gronie prezbiterian. Pan Meredith wrócił do domu na zajutrz po południu, lecz przed jego powrotem, Flora poruszyła znowu całe glen nowym swym wystąpieniem. Po chwilowym wybuchu w niedzielę wieczorem i po wypowiedzeniu słów prawdy w kościele, dziewczynka już w poniedziałek dała upust swojej niespożytej energii. Nic więc dziwnego, że właśnie w poniedziałek na głównej ulicy glen ukazał się Walter Blythe, jadący oklep na prosięciu, a za nim na drugim prosięciu Flora Meredith. Prosięta były duże i świetnie wypasione. Nic dziwnego, były one własnością ojca Berti Szekspira Drew, który specjalną uwagę zwracał na zewnętrzny wygląd swego inwentarza. Walterowi właściwie ta eskapada nigdy nie przyszłaby na myśl, ale skoro Flora tak postanowiła, to trudno jej się było sprzeciwiać. Zjechali z pagórka i pomknęli w stronę wsi. Flora pochylona na grzbiecie zwierzęcia z roześmianą twarzyczką, Walter purpurowy ze wstydu. Minęli właśnie pastora wracającego z dworca. Pastor był dzisiaj jakoś bardziej przytomny niż zwykle, co zawdzięczał pogawędce w pociągu z panną Kornelią, która od czasu do czasu zwykła była budzić go do rzeczywistości. Chciał nawet zganić Florę za tę eskapadę, Lecz po powrocie do domu wkrótce o tym wszystkim zapomniał. Dzieci przemknęły tuż obok zgorszonej pani Aleksandrowej Davis i wpadły prawie pod nogi pannie Rosali West, która wybuchnęła głośnym śmiechem na ten dziwaczny widok. Wreszcie, nim zdenerwowane prosięta zdołały wbiec na dziedziniec, panna Dreł, Flora i Walter zręcznie z nich zeskoczyli. Lecz w tej samej chwili natknęli się na przechodzących ulicą państwa Blight. Ładnie wychowujesz naszych chłopców, zwrócił się Gilbert z udaną surowością do żony. Może ich psuje nieco, szepnęła Ania w zamyśleniu. Ale gdy pomyślę o latach swego dzieciństwa, zanim jeszcze przybyłam na zielone wzgórze, nie mogę być dla naszych dzieci zbyt sroga, jakże wtedy łaknęłam miłości i zabawy. Nasze dzieciaki świetnie spędzają czas w towarzystwie dzieci z plebani. Co z biednymi prosiętami? Zapytał Gilbert. Ania usiłowała nadać swej twarzy wyraz zatroskania. Sądzisz, że naprawdę stała im się krzywda? Zapytała. Ja przypuszczam, że nic im nie będzie. Przez całe lato były istną plagą dla sąsiadów, i państwo nie mogli sobie z nimi dać rady. Pomówię o tym poważnie z Wolterem, jeżeli się tylko będę mogła zdobyć na to, żeby się nie roześmiać, bo ta cała historia wydaje mi się niezwykle komiczna. Panna Cornelia przybyła tego popołudnia na Złoty Brzeg, aby podzielić się z przyjaciółmi wrażeniami niedzielnego wieczoru. Ku jej wielkiemu zdziwieniu Ania miała całkiem inne zdanie o wystąpieniu niedzielnym Flory. Uważam, że zdobyła się na nadzwyczajną odwagę, wyznając to wszystko w obecności tylu osób, zauważyła. Niech pani weźmie pod uwagę, jaki lęk musiał ogarnąć to biedactwo, lecz postanowiła uniewinnić swego ojca. Bardzo ją za to cenię. Och, oczywiście. Mała chciała postąpić jak najlepiej, westchnęła panna Kornelia. Ale to jej wystąpienie odniosło wręcz przeciwny skutek. I więcej się o tym mówi niż o niedzielnych porządkach. O tamtym skandalu na pewno wkrótce by zapomniano. Rosalia West jest tego samego zdania co ty, i powiada, że ogromnie jej było żal flory. Panna Helena uważa to za wspaniały żart i twierdzi, że od lat nie miała tyle zabawy w kościele. Gdyby chociaż ta mała była przyzwoicie ubrana, biadała panna Cornelia. Lecz suknia jej wyglądała okropnie, gdy flora stała tak na stopniach ołtarza. Chyba była czysta, droga pani doktorowo, wtrąciła zuzanna. Trzeba przyznać, że dzieci są ubrane biednie, ale czysto. Zawsze są umyte i porządnie uczesane. Jak taka flora mogła zapomnieć, że to właśnie jest niedziela? Martwiła się panna Cornelia. Wyrośnie z niej taki sam niepraktyczny człowiek jak ojciec, wierzcie mi. Sądzę, że Karolek nigdy by na to nie pozwolił, gdyby nie był tego dnia chory. Nie wiem, co mu wtedy było, ale przypuszczam, że zaszkodziły mu te porzeczki, których się najadł na cmentarzu. Nic dziwnego, że mu zaszkodziły. Gdybym była metodystką, nigdy bym nie pozwoliła, aby w ten sposób profanowano cmentarz. Sądzę, że Karol najadł się raczej zielonych jabłek, próbowała bronić Zuzanna. Nie widziałam jeszcze, aby syn pastora obiadał się pożyczkami wyrosłymi na mogiłach nieboszczyków. Najtragiczniejsze było to, że Flora, nim jeszcze zaczęła mówić w kościele, robiła jakieś nieprzyjemne miny do kogoś z parafian. Abraham Cloud twierdzi, że miny te były skierowane do niego. A słyszeliście, że Flora dzisiaj jechała na prosięciu? Widziałam ją. Mój Walter dotrzymywał jej towarzystwa. Dałam mu za to porządną burę. Nie tłumaczył się, ale odniosłam wrażenie, że to był jego pomysł, a nie flory. W to już stanowczo nie uwierzę, droga pani doktorowo, zawołała zuzanna wznosząc w górę ramiona. Walter zawsze przyjmuje na siebie winę. Ale obydwie dobrze wiemy, droga pani doktorowo, że nasz kochany chłopak nie wpadłby nigdy na pomysł przejechania się na prosięciu, pomimo iż pisze poezję. Bezwarunkowo ta myśl mogła się zrodzić tylko w głowie Flory Meredith, przyznała panna Cornelia. Z drugiej strony jestem zadowolona, że taki koniec spotkał prosięta pana Drew. Ale jaki to wstyd dla nas, żeby coś podobnego robiła córka pastora i syn doktora, Dorzuciła Ania, naśladując ton panny Korneli. Po chwili roześmiała się. Droga panno Kornelio, przecież to są jeszcze dzieci. Właściwie nic złego przecież nie robią. Ja także kiedyś byłam bardzo psotna, a jednak wyrosłam na stateczną niewiastę. Panna Kornelia zaśmiała się także. Bywają chwile, droga Aniu, kiedy zapominam o tym, że jesteś już dorosłą kobietą. Dziwnie solidaryzujesz się z tymi smarkaczami i ja, mimo woli, pod twoim wpływem mięknę również. Ale muszę już pędzić do domu, bo jutro mam mieć gości i trzeba wsadzić chleb do pieca. Wprawdzie Mary powiedziała, że sama to zrobi i jestem pewna, że potrafiłaby, lecz dopóki żyję i mam jeszcze trochę sił... Nie dopuszczę nikogo do pieca. A jak się Mary sprawuje? zapytała Ania. Nie mam jej nic do zarzucenia, odrzekła panna Kornelia ponuro. Troszkę utyła, jest czysta i posłuszna, tylko nigdy z niej nic wydobyć nie można. Jest idealną pracownicą. Ta dziewczyna urodziła się do pracy. Wyobraźcie sobie, że tak ze wszystkim potrafi szybko się uwinąć, że ja po prostu nie mam nic do roboty. Chciałabym, żeby już jak najprędzej szkoła się rozpoczęła, bo może wreszcie wtedy mogłabym sama wrócić do gospodarstwa. Mary wprawdzie nie chce chodzić do szkoły, ale ja ją do tego zmuszę. Później jeszcze wśród metodystów rozniosłaby się pogłoska, że trzymam u siebie biedną dziewczynę i zamęczam ją na śmierć. Rozdział trzynasty. Dom na wzgórzu. W Dolinie tęczy, w jednym z najodleglejszych zakątków, znajdowało się małe źródło, ukryte między drzewami, z którego tryskała zawsze czysta i zawsze lodowato zimna woda. Nie wszyscy wiedzieli o istnieniu tego źródła, ale za to wiedziały o nim dzieci z plebanii i dzieci ze złotego brzegu, jak zresztą wiedziały o wszystkim, co dotyczyło czarownej Doliny. Często piły wodę z tego źródełka, a często znowu podczas zabaw służyło im ono za fontannę. Ania również wiedziała o nim i lubiła je, bo przypominało jej dawne czasy przeżyte na zielonym wzgórzu. Wiedziała o nim także Rosalia West, i źródełko to było dla niej również romantyczną fontanną. Osiemnaście lat temu. Siadywała tutaj i słuchała wyznań Marcina Crawforda o jego gorącej, chłopięcej miłości. Wyszeptała i swoje wzajemne wyznanie i pieczętowała je pocałunkiem i przyrzeczeniem. Odtąd nigdy się nie zobaczyli. Marcin wyruszył wkrótce potem w ową tragiczną podróż na morze. Ale dla Rosali West miejsce to pozostało na zawsze uświęcone dzięki nieśmiertelnej godzinie miłości i młodzieńczych wspomnień. Szła tam jak na tajemniczą schackę z dawnym wspomnieniem wspomnieniem, z którego uleciał ból, a pozostała jedynie niezapomniana słodycz. Wiosna jest najczarowniejszą porą roku. Wszystko budzi się do nowego życia. Podczas gdy lato jest niejako spełnieniem młodzieńczych wiosennych marzeń. Ukryte źródełko przetrwać już musiało długie lata w otoczeniu rozłożystych jodeł i wysokich klonów. Widziało już niejednokrotnie, jak liście z drzew opadają i jak potem drzewa okrywają się świeżą zielenią. I tego roku, gdy nadszedł wrzesień, Dookoła źródełka rozkwitły smutne jesienne astry, nadające temu ustroniu wygląd jeszcze bardziej czarowny. John Meredith, wracając ze wsi, obrał sobie najkrótszą drogę przez Dolinę Tęczy i zatrzymał się na chwilę przy źródle, aby ugasić pragnienie. Dopiero przed kilku dniami źródło to pokazał mu Walter Blythe i owego popołudnia Obydwaj długo rozmawiali, siedząc pod wysokim klonem. John Meredith, pomimo całej swojej nieśmiałości i ciągłego zaabsorbowania problemami nie z tego świata, miał duszę chłopca. Kiedyś w młodości nazywano go Jack, chociaż na pewno nikt teraz w Glen Saint Mary w coś podobnego by nie uwierzył. Walter Blythe przypadł mu ogromnie do gustu, i pan Meredith dzięki uprzejmości wnikania w dusze ludzkie, potrafił zgłębić dno duszy chłopaka i odsłonić takie tajniki jego myśli, których nawet Di nie znała. Od chwili tej pierwszej rozmowy stali się obydwaj serdecznymi przyjaciółmi i Walter doszedł do wniosku, że nigdy już nie będzie odczuwał lęku na widok pastora. Nie przypuszczałem, abym się mógł zaprzyjaźnić z pastorem, wyznał matce tego samego wieczoru. John Meredith pił chłodną wodę zaczerpniętą białą swą dłonią, która wzbudzała zazwyczaj taki zachwyt we wszystkich niemal parafianach, po czym przysiadł pod tym samym wysokim klonem. Do domu się nie spieszył. Było mu tu dobrze. I mógł swobodnie myśleć po przemęczeniu długą rozmową z kilku poczciwymi, lecz głupimi członkami swej parafii. Na granatowym niebie ukazała się tarcza księżyca. W dolinie tęczy panowała cisza pełna tajemniczych czarów, i tylko z dala dobiegały wesołe głosy rozbawionej dziatwy. Pastelowe barwy astrów w poświacie księżyca. Srebrzysty połysk wody bijącej ze źródła? Szum pobliskiego strumyka? Wszystko to wywierało magiczny wpływ na duszę Johna Meredith'a. Zapomniał o swych codziennych troskach. Zapomniał o rozwikłaniu dziejowych problemów. Lata pozostały daleko za nim. Był znowu młodym studentem pochylonym nad ciemną główką swojej ukochanej Cecylii. Siedział rozmarzony, jak młody, budzący się do życia chłopak. I nagle w tej chwili stanęła przed nim Rosalia West, którą właściwie John Meredith ujrzał dziś naprawdę po raz pierwszy. Widywał ją kilkakrotnie w kościele, kilkakrotnie witał się z nią i żegnał, lecz zawsze był myślą gdzie indziej, gdy ona przechodziła tuż obok i niknęła w bocznej nawie. Nigdzie więcej nie miał okazji jej spotkać. I gdyby do dzisiaj ktoś zapytał Johna Mereditha, jak wygląda Rosalia West, na pewno nie potrafiłby jej określić. Teraz dopiero ukazała mu się w całej pełni, w blasku srebrzystego księżyca, pochylona nad źródełkiem. Właściwie niczym nie przypominała Cecylii która dla niego była wyśnionym ideałem kobiecej piękności. Cecylia była mała, ciemna i ruchliwa. Rosalia West była wysoka, jasna i spokojna. A jednak John Meredith pomyślał, że jeszcze nigdy nie widział podobnie pięknej kobiety. Była bez kapelusza i jej złote włosy koloru świeżego lnu, jak mówiła D. Blight, splecione w warkocze, Ciasno okalały jej głowę. Miała duże, piękne niebieskie oczy, które zawsze zdawały się przyjaźnie spoglądać. Wysokie, białe czoło i piękny owal twarzy. Rosalia West uchodziła za czarującą kobietę. Była tak czarująca, że chociaż trzymała się z dala od mieszkańców Glen Sant Mary, nigdy nikt nie nazwał jej zarozumiałą. Życie nauczyło ją być dzielną, cierpliwą, kochać i przebaczać. Wypatrywała statku, na którym jej narzeczony wyruszył na morze z przystani czterech wiatrów. Ale chociaż długo wypatrywała, nigdy go nie ujrzała powracającego. Czuwanie to w dziwny sposób utrzymało jej młodość. Wydawało się. Że na zawsze zachowała radosną świeżość w stosunku do zagadnień życia, którą zazwyczaj tracimy w dzieciństwie. I to nie tylko uczyniło Rosalię jak gdyby wiecznie młodą, ale dawało przyjemne złudzenie młodości każdemu, kto miał z nią do czynienia. John Meredith zaskoczony był urodą Rosalii, tak samo jak Rosalia była zaskoczona jego obecnością. Nie przypuszczała, aby mogła spotkać kogokolwiek przy źródle, a tym bardziej, aby spotkała kogoś z plebanii. Trzymała pod pachą kilka książek, które wypożyczyła z czytelni i niosła do domu i usiłowała ukryć wyraz zmieszania, jaki się odzwierciedlił na jej twarzy. Miałam straszne pragnienie, rzekła, zająknąwszy się nieco, w odpowiedzi na obojętne na pozór pozdrowienie pana Meredita. Czuła, że w tej chwili była tu intruzem i pragnęła nade wszystko wycofać się stąd jak najprędzej. To jej zmieszanie jednak dodało odwagi panu Mereditowi. Zapomniał o swej zwykłej nieśmiałości. A może srebrzysty księżyc tak go dziwnie usposobił? Pozwoli pani sobie przynieść kubeczek zaproponował z uśmiechem. Wiedział o kubeczku, ukrytym pod wysokim klonem przez dzieci ze złotego brzegu. Po chwili zaczerpnął wody ze źródła i podał kubeczek rozali. Rozalia poczęła pić wolno, bo właściwie wcale nie miała pragnienia, a przyszła tu tylko dlatego, że właśnie tego wieczoru dawne wspomnienia powróciły z większą jeszcze mocą. Po wypiciu wody oddała kubeczek pastorowi, i tak się jakoś dziwnie stało, że on właśnie, pijąc wodę, po chwili przyłożył usta do tego samego miejsca, na którym jej usta przed chwilą spoczywały. Ten drobny szczegół wywarł na nich obojgu wielkie wrażenie. Panna Rosalia przypomniała sobie nagle, że jedna z jej starych ciotek twierdziła, Iż ludzie pijący z jednego naczynia łączą się potem na całe życie, znosząc wspólnie dole i niedole. John Meredith niepewnym ruchem odjął kubek od ust, jakby nie wiedząc, co ma z nim zrobić. Właściwie powinien był zanieść go tam, skąd go wziął, lecz jakaś dziwna siła nie pozwalała mu ruszyć się z miejsca. Rosalia wyciągnęła rękę. Pan pozwoli, że ja go odniosę, wyszeptała. Gdy ukryła kubek na dawnym miejscu pod klonem i wróciła po chwili, zastała pastora w głębokiej zadumie. Otrząsnął się jednak szybko z zamyślenia i zwrócił się do niej uprzejmie. Zaniosę pani te książki do domu, pan Noest. To mówiąc, wziął z jej rąk książki. I obydwoje wolnym krokiem poczęli iść przed siebie. Po raz pierwszy dzisiaj Rosalia opuszczała dolinę tęczy, nie myśląc zupełnie o Marcinie Crawfordzie. Dawne czary przestały działać. Szli wąską ścieżką przez zarośnięte lasem pagórki w kierunku domu Rosalii. Między drzewami przeświecała tarcza księżyca. Lecz wąska ścieżka tonęła w mroku. Szeroka suknia Rosali ocierała się chwilami o skromny płaszcz Johna Mereditha, lecz obydwoje zdawali się tego nie dostrzegać. Nigdy nie należy być pewnym, że życie nasze dobiega już kresu, bo kiedy nam się nawet zdaje, że los skończył pisać swą historię, to gdy odwracamy stronicę księgi naszego życia. Widzimy ze zdziwieniem świeżo napisany rozdział. Ci dwoje również myśleli, że bicie ich serc należy do przeszłości i teraz dopiero przekonali się, że tak nie jest, gdy szli wolnym krokiem w stronę odległego pagórka. Rozalia myślała o tym, że pastor jednak nie jest taki nieśmiały i tak małomówny, jak jej się dotychczas wydawało, on zaś ze swej strony stał się nagle wymownym i zdawał się pokonywać wszelkie trudności, które dotychczas wydawały mu się nieprzezwyciężone. Mieszkanki Glen byłyby zdumione, gdyby tego wieczoru słyszały pastora. Lecz mieszkanki Glen rzadko kiedy interesowały się czymś innym niż cenami jajek i masła. A Johna Mereditha temat ten absolutnie nie obchodził. W tej chwili mówił Rozali o książkach, o muzyce, o tym, co się na szerokim świecie dzieje, coś niecoś o sobie i doszedł do wniosku, że ona go jednak doskonale rozumie. Okazało się, że Rosalia ma książkę, którą już przeczytała, a którą pan Meredith chętnie by przeczytał. Zaznaczyła, że z przyjemnością mu ją pożyczy. I w tym celu pan Meredith wszedł do wnętrza starego domostwa Westów. Sam dom sprawiał wrażenie dość ponure. Obrośnięty był dzikim winem, dzięki któremu rzadko kiedy słońce zaglądało do obszernej jadalni. Staroświecki ten budynek, zawieszony niejako tuż nad przystanią, połyskiwał teraz w srebrzystej poświacie księżyca, spoglądając oczodołami swych okien na piaszczyste wybrzeże i na spokojne fale morza. Oni szli niewielkim ogródkiem woniejącym stale różami, chociaż już róże teraz dawno przekwitły. Przy bramie jaśniały blade kielich lili, opasane szeroką wstęgą rozkwitłych astrów biegnących aż do werandy. Ma pani cały świat u progu swego mieszkania, zauważył John Meredith, oddychając pełną piersią. Cóż za cudowny widok, czasami czuję, że duszę się w glen. Tu może pani swobodnie wdychać świeży powiew morskiego wiatru. Dzisiaj jest spokojnie, uśmiechnęła się Rozalia. Na szczęście nie ma wiatru. Bo wtedy dopiero mógłby pan ocenić całą rozkosz, jaką ten zakątek posiada. Uważam, że raczej nasz dom powinien nosić nazwę Czterech Wiatrów, bo bardziej tu wietrzno niż w przystani. Ja lubię wiatr. Odparł pastor. Dzień pozbawiony podmuchu wiatru jest dla mnie dniem martwym. Wiatr budzi mnie z uśpienia podczas gdy w ciszy zapadam w letargiczny sen. Pani pewnie zna mnie z tej strony, pan Nowest. Jeżeli następnym razem spotkam panią i nie zauważę, to proszę nie kłaść tego na karp moich złych manier. Prawdopodobnie będę tylko znowu tonął w swojej zwykłej zadumie, więc niech mi pani wybaczy i pierwsza zagada do mnie. Heleny West zastali w Saloniku. Zdjęła binokle i położyła je na książce, którą czytała, po czym spojrzała na wchodzących ze zdziwieniem zabarwionym czymś jeszcze. Przyjaźnie jednak uścisnęła dłoń pana Mereditha i poczęła zabawiać go rozmową, podczas gdy Rosalia szukała książki. Helena West była o dziesięć lat starsza od Rosali. I tak do niej niepodobna, że trudno było uwierzyć, aby te dwie kobiety były siostrami. Wysoka, tęga, o ciemnych włosach, ciemnych brwiach i oczach, połyskujących błękitem wzburzonych fal morskich, miała jakiś dziwnie surowy wyraz twarzy. Lecz w istocie była wesoła, serdeczna, często śmiejąca się, a głos jej był niski, przyjemny. Jak gdyby męski. Kiedyś zwierzyła się Rozali, że chciałaby pogadać z tym prezbiteriańskim pastorem z Glen, aby się przekonać, czy on potrafi w ogóle mówić z kobietą. W tej chwili nadarzyła się właśnie ta okazja, i Helena natychmiast skierowała rozmowę na tematy polityczne. Helena była niezwykle oczytana. A ponieważ właśnie studiowała książkę napisaną przez cesarza niemieckiego, była ciekawa, jakie zdanie pan Meredith o nim ma. Niebezpieczny człowiek, brzmiała odpowiedź. Ma pan słuszność, skinęła głową panna Helena. Proszę zapamiętać moje słowa, panie Meredith. Ten człowiek szykuje się do jakiegoś czynu, coś go przenaprzód musi na świecie rozniecić pożar. Jeżeli pani myśli o wszczęciu wielkiej wojny, to przyznam, że ja tego nie przewiduję, zauważył pan Meredith. W naszych czasach trudno byłoby coś podobnego rozniecić. Daj Boże, żeby pan miał słuszność, uśmiechnęła się Helena. Nigdy nie wiadomo, co tli w duszy jednostki, a cóż dopiero w duszy drzemiącego narodu. Będziemy żyli, to sami się przekonamy, panie Meredith. Niestety, temu nikt nie będzie mógł zapobiec. Co do cesarza, proszę zapamiętać moje słowa. Będzie z nim masę kłopotu. I panna Helena uroczyście wskazała palcem na książkę. Tak, jeżeli nie stłumi się tego w zarodku, narobi masę kłopotu. No, zobaczymy. A kto to stłumi? Anglia? Gdyby chciała, ale nie zechce. Więc kto? Kto? Pan Meredith nie mógł znaleźć na to odpowiedzi i rozwinęła się mimowolna dyskusja o militaryzmie Niemiec, która trwała jeszcze dość długo po powrocie Rozalii ze znalezioną książką. Rozalia nie wtrącała się do rozmowy, siedząc tuż obok Heleny, i głaszcząc wielkiego czarnego kota. Roztrząsając tak ważkie zagadnienia państw europejskich z Heleną, John Meredith częściej spoglądał na Rosalię niż na jej siostrę, co nie uszło uwagi spostrzegawczej Heleny. Gdy wreszcie Rosalia odprowadziła gościa do drzwi i wróciła do salonu, siostra spojrzała na nią z wyrzutem. Rosalio West. Ten człowiek zaczyna cię wyraźnie adorować. Rozalia zadrżała. Słowa heleny uderzyły w nią jak obuchem. Czar minionego wieczoru prysł. Postanowiła jednak nie okazać Helenie, jak bardzo ją zraniła. Bredzisz, rzekła, śmiejąc się trochę nienaturalnie, ty w każdym mężczyźnie widzisz mego adoratora. Wyobraź sobie, że przez cały czas opowiadał mi o swojej żonie. Może taki jest sposób jego adoracji, odparła Helena. Mężczyźni mają rozmaite metody. Ale nie zapomnij o swym przyrzeczeniu, Rosalio. Nie mam potrzeby o nim pamiętać, odparła Rosalia znużonym głosem. Zapominasz, że jestem już starą panną. Tylko w Twoich siostrzanych oczach jestem jeszcze ciągle młoda, kwitnąca i niebezpieczna. Pan Meredith jest wymarzonym typem przyjaciela, ale ręczę Ci, że zanim znajdzie się na plebanii, zupełnie o nas zapomni. Nie mam nic przeciwko Waszej przyjaźni, zgodziła się Helena, ale poza przyjaźnią nic więcej być nie może, pamiętaj. Jestem dziwnie podejrzliwa, jeżeli idzie o wdowców. Oni na przykład się nie znają, nie są tak bardzo romantyczni. Nie wiem, dlaczego tego pastora wszyscy uważają za człowieka nieśmiałego. Przyznam, że jest roztargniony, bo zapomniał się ze mną pożegnać, tak był wpatrzony w ciebie. Ale tak jest teraz mało mężczyzn, z którymi można poważnie pomówić, że byłam niezwykle zadowolona dzisiejszego wieczoru. Chciałabym poznać go bliżej, tylko ostrzegam cię, Rosalio, żebyś się przypadkiem nie zakochała. Rosalia przyzwyczajona była do podobnych ostrzeżeń swej siostry, nawet w wypadkach, jeżeli chodziło o mężczyzn poniżej lat 18 lub powyżej lat osiemdziesięciu. Nic więc dziwnego, że dotychczas te spostrzeżenia przyjmowała ze śmiechem, ale tym razem słowa siostry zirytowały ją. Możesz spać zupełnie spokojnie, Heleno rzekła dziwnie ostro, zabierając ze stołu lampę. Poszła na górę bez słowa pożegnania. Po jej wyjściu, Helena potrząsnęła w zamyśleniu głową, po czym przeniosła wzrok na swego ulubieńca czarnego kota. – Czemu ona jest taka zła, George? – zapytała. – Przecież przyrzekła, a my, Westowie, zawsze dotrzymujemy słowa. Mniejsza o to, czy się zakocha. Ślubowała i to jest najważniejsze. Na górze, w swym pokoju, Rosalia długo jeszcze siedziała przy oknie, wpatrzona w ogród tonący w poświacie księżyca. Była zmęczona dzisiejszym wieczorem, a w ogrodzie poczęły opadać z drzew pierwsze liście, zwiastuny zbliżającej się jesieni. Rozdział 14. Pani Aleksandrowa Davis składa wizytę. John Meredith szedł wolnym krokiem do domu. Z początku myślał jeszcze trochę o Rozali, lecz gdy dotarł do doliny tęczy zapomniał o niej zupełnie, pogrążony w teologii niemieckiej, która była tematem rozmowy jego z Heleną. Nie zauważył nawet, kiedy Dolina Tęczy pozostała już daleko za nim. Czar Doliny nie był widocznie silniejszy od potęgi, jaką wywierała nań niemiecka teologia. Znalazłszy się na plebanii, wszedł natychmiast do swego gabinetu i sięgnął po gruby, oprawny tom, aby się przekonać, kto miał rację on czy Helena. Zagłębiony w czytaniu, przesiedział do świtu, pochłonięty nowymi dogmatami, zapomniawszy zupełnie o całym świecie, o parafii i o własnej rodzinie. Czytał dniami i nocami. I nie pamiętałby na pewno nawet o jedzeniu, gdyby nie Una, która za każdym razem siłą wyciągała go do jadalni. Nic dziwnego, że o Rozali i Helenie nie pomyślał ani przez chwilę. Stara pani Marshall, mieszkająca za przystanią, zachorowała nagle i przysłała po niego. Lecz list jej leżał nieotwarty na biurku pastora pokryty już warstwą kurzu. Pani marszal wyzdrowiała, lecz nigdy nie wybaczyła pastorowi. Jakaś młoda para zgłosiła się na plebanie z prośbą, aby pastor odprawił ceremonię ślubną. Pan Meredith wyszedł do zakrystii z potarganą czupryną, w nocnych pantoflach i szlafroku. Przez roztargnienie począł uroczyście odczytywać modlitwę pogrzebową i dopiero po słowach Popiół do popiołu, proch do prochu zorientował się, że coś było nie w porządku. Boże święty, szepnął do siebie, jakie to dziwne, jakie dziwne! Panna młoda, osoba bardzo nerwowa, poczęła rzewnie płakać. Pan młody, człowiek pozbawiony nerwów, zachichotał. Ksiądz, zamiast dawać nam ślub, pragnie nas żywcem pogrzebać, zauważył. Bardzo przepraszam, rzekł pan Meredith, jakby się nic ważnego nie stało. Przeprowadził do końca ceremonię ślubną i wyszedł z zakrystii. Lecz panna młoda już przez całe życie nie czuła się prawdziwie zamężna. Zapomniał o zebraniach kościelnych. Lecz na szczęście pogody były słotne i nikt na zebrania i tak nie przychodził. Z pewnością zapomniałby również o odprawieniu niedzielnego nabożeństwa, gdyby opatrzność nie zesłała mu pani Aleksandrowej Davis. W sobotę po południu do gabinetu weszła ciotka Marta i zameldowała, że pani Davis czeka na pastora w salonie. Pan Meredith westchnął niechętnie. Pani Davis była niemal jedyną kobietą w całej parafii w glen St. Mary której pastor zdecydowanie nie lubił. Na szczęście była również najbogatszą, i pan Meredith lękał się ją obrazić. Co prawda, sam John Meredith rzadko kiedy myślał o tak materialnych rzeczach, jak składki kościelne, ale kierownicy zboru byli ludźmi praktyczniejszymi od niego, więc i wobec pani Davis mieli pewne zastrzeżenia. Gdyby nie ten ważny czynnik lęk że pani Davis może się obrazić, pastor zapomniałby o jej obecności w salonie natychmiast po wyjściu z gabinetu ciotki Marty. Pomnę jednak rozkazów płynących z góry, zamknął tom teologii Ewalda i wolnym krokiem skierował się przez hol do salonu. Pani Davis siedziała na kanapie, rozglądając się z wyrazem niechęci i obrzydzenia. Cóż za straszny pokój. W oknach nie było rolet. Pani Davis nie wiedziała, że Flora i Una zdjęły je poprzedniego dnia, gdyż rolety były im potrzebne do zabawy, a potem zapomniały je zawiesić na nowo. Firanki w oknach były zgniecione i podarte, obrazy wisiały na ścianach krzywo, dywany były pomięte, w wazonach sterczały zwiędłe kwiaty. A kurz na wszystkich meblach leżał grubą warstwą. I to jest plebania mówiła do siebie pani Davis, wykrzywiając z niechęcią swe grube, niemiłe wargi. Jerry i Karolek przeskakiwali przez poręcz schodów i zjeżdżali po niej na dół, gdy przechodziła przez Hol. Widocznie nie widzieli jej bo kontynuowali swą zabawę, a pani Davis była pewna, że czynią to jej na złość. Ulubiony kogut Flory spacerował po holu, a teraz stanął w drzwiach do salonu i przyglądał się uważnie gościowi. Nie mogła znieść tego koguciego wzroku. Z ust jej wybiegło coś w rodzaju niechętnego syknięcia. Ładna plebania. Jeśli koguty paradują po holu i ośmielają się nawet zaglądać do salonu. „Sio!” zawołała pani Davis, podnosząc na niesfornego koguta parasolkę. Adam przeraził się i pomknął przez hol właśnie w chwili, gdy pastor wchodził do salonu. Pan Meredith ukazał się na progu w nocnych pantoflach, w szlafroku i jak zwykle z potarganą czupryną. Ale mimo to wyglądał na dżentelmena, którym był. A pani Aleksandrowa Davis, wystrojona w jedwabną suknię, aksamitny kapelusz, rękawiczki i złoty łańcuch, wyglądała na istotę wulgarną, nieokrzesaną, jaką była. Tych dwoje ludzi uczuło w tej chwili do siebie wyraźną wzajemną niechęć. Pani Davis jednak, od razu pomyślała, że przyszła na plebanie w określonym celu i że nie powinna tracić czasu na zbyteczne uwagi. Uczyniła pastorowi wielki zaszczyt i im prędzej sprawę swą załatwi, tym lepiej. Myślała o tej sprawie przez całe lato, aż wreszcie doszła do konkretnej decyzji. Poza tym, nie powinno ją nic więcej obchodzić, myślała. To, co ona postanowi, Musi być załatwione. Nikt nie ma prawa stawiać pod tym względem żadnych sprzeciwów. Takie było jej zdanie. Gdy postanowiła zaślubić Aleksandra Davisa, zaślubiła go już po miesiącu. Wprawdzie Aleksander nie zdawał sobie sprawy, jak to się stało, ale przecież to nie odgrywało żadnej roli. Tak samo i w tym wypadku pani Davis ułożyła sobie wszystko według własnego widzimisię. Należało tylko poinformować o tym postanowieniu pana Meredith'a. — Zechce pan łaskawie zamknąć drzwi — rzekła pani Davis, wydymając usta z godnością. — Mam coś ważnego do powiedzenia, a ten hałas w holu nie pozwala mi zebrać myśli. Pan Meredith posłusznie zamknął drzwi, po czym usiadł naprzeciw gościa. Był jeszcze niezupełnie przytomny, bo umysł jego wciąż błądził dookoła dogmatów Ewalda. Pani Davis zgorszona była nieco zachowaniem pastora, lecz postanowiła i na to nie zwracać uwagi. Panie Meredith, rzekła, przystępując od razu do rzeczy, przyszłam, żeby panu zakomunikować, że postanowiłam zaadoptować Unę. Zaadoptować? Unę! Pan Meredith patrzył na gościa o niemiały, nie pojmując o co chodzi. Tak, myślałam o tym już dłuższy czas. Po śmierci męża chciałam już niejednokrotnie zaadoptować jakieś dziecko, ale to tak trudno znaleźć coś odpowiedniego. Niewiele jest dzieci, które bym mogła przyjąć do mego domu. Jeden z rybaków w przystani umarł i pozostawił aż sześcioro drobiazgu. Namawiano mnie, aby przyjąć któreś z dzieci, lecz dałam sąsiadom do zrozumienia, że nie mam zamiaru adoptować pierwszego lepszego włóczęgi. Jak się dowiedziałam, dziadek tych dzieci skradł kiedyś w Glen konia. Poza tym byli to sami chłopcy, a ja chciałam mieć dziewczynkę spokojną, potulną dziewczynkę, z której mogłabym uczynić w przyszłości prawdziwą damę. Una. Bardzo się do tego nadaje. Byłaby całkiem miła, gdyby ją ktoś wychował odpowiednio. Jest zupełnie inna niż Flora. Nigdy by mi nie przyszło na myśl adoptować Flory. Lecz wezmę Unę i dam jej odpowiednie wychowanie, panie Meredith. A jeżeli się będzie dobrze sprawować, zapiszę jej cały swój majątek po śmierci. Nikt z moich krewnych nie dostanie ani centa. To jest właśnie jedna z ważnych przyczyn, dla której chcę dziecko zaadoptować. Una będzie porządnie ubrana, otrzyma wykształcenie i wychowanie, panie Meredith. Będzie się uczyć muzyki i malarstwa, jakby była moim własnym dzieckiem. Przemowa ta trwała wystarczająco długo, aby pan Meredith zdołał się zupełnie zbudzić ze swej zadumy. Na bladych jego policzkach. Ukazał się rumieniec, a w pięknych czarnych oczach zabłysły dziwne jakieś płomyki. Więc ta wstrętna kobieta, którą tolerował tylko dzięki jej bogactwu, chciała mu zabrać Unę. Jego delikatną, ukochaną Unę, która mu tak przypominała Cecylię. Przed śmiercią Cecylia przyciskała Unę do piersi. I spoglądając ponad jej główką w oczy męża, prosiła słabym głosem: Pamiętaj o niej, John. Ona jest taka mała i delikatna. Tamci potrafią sobie wszystko w życiu wywalczyć. Ona jest słaba. Och, John, nie wiem doprawdy, jak ty i ona dacie sobie radę. Oboje tak bardzo mnie potrzebujecie. Pamiętaj, nie oddalaj jej od siebie, nie oddalaj. Były to niemal jej ostatnie słowa, z wyjątkiem tych kilku niezapomnianych, przeznaczonych tylko dla niego. I to było właśnie to dziecko, o którym pani Davis zimno mu zakomunikowała, że chciałaby mu zabrać. Siedział sztywno wyprostowany na krześle, spoglądając już całkiem przytomnie na gościa. Mimo przedeptanych nocnych pantofli, mimo zniszczonego szlafroka, Wiało w tej chwili od pastora taką godnością, że nawet pani Davis uczuła się nagle zmieszana. Serdecznie pani dziękuję za dobre chęci, pani Davis, powiedział pan Meredith z wyszukaną uprzejmością, lecz niestety nie mogę pani oddać mego dziecka. Pani Davis patrzyła na nań zdziwiona. Nigdy nie przypuszczała, że będzie śmiał jej odmówić. Dlaczego, panie Meredith? zawołała po chwili. Pan widocznie o, o czymś innym myślał. Powinien się pan zastanowić, bo taka okazja nieczęsto się trafia. Nie ma się nad czym zastanawiać, łaskawa pani. Wszystkie okazje na świecie powinny być wyzyskiwane, z wyjątkiem tej, gdzie idzie o miłość ojcowską. Jeszcze raz, pani serdecznie dziękuję, lecz naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Rozczarowanie rozgniewało panią Davis do tego stopnia, że poczęła już tracić równowagę. Jej szeroka, czerwona twarz stała się nagle purpurowa, a głos począł drżeć dziwnie. Sądziłam, że pan będzie uszczęśliwiony moją propozycją, syknęła. Dlaczego pani tak sądziła? Zapytał spokojnie pan Meredith. Bo przecież wszystkim wiadomo, że pan wcale nie dba o swoje dzieci, odparła pani Davis z pogardą. Wychowuje je pan skandalicznie, wszyscy o tym mówią. Ani nie są ubrane przyzwoicie, ani najedzone i w ogóle nikt się nimi nie zajmuje. Maniery mają nie lepsze od dzikich Indian. Nigdy pan nie pomyślał o swoich ojcowskich obowiązkach. Wpuścił pan do domu tę małą włóczęgę dziewuchę, która kleła jak zwykły żołnierz. Nie troszczył się pan o to, czego dzieci pańskie mogą się od niej nauczyć. Nic dziwnego, że Flora, otrzymawszy takie wychowanie, zdobyła się naczelność publicznego wystąpienia w kościele. A potem w pańskich oczach wybrała się na przejażdżkę na prosięciu. Zachowanie się pańskich dzieci jest niżej wszelkiej krytyki, a pan nawet nie kiwnie palcem, żeby ich czegokolwiek nauczyć. I nadomiar wszystkiego teraz, kiedy ja chcę pańskiemu dziecku dać dom i porządne ludzkie wychowanie, pan odmawia i obraża mnie, ładny z pana ojciec, który nie dba o własne dzieci. To do pani nie należy, zawołał pan Meredith. Wstał i spoglądał na panią Davis groźnym wzrokiem. Nie należy, powtórzył. Więcej nic nie chcę o tym słyszeć, pani Davis. I tak już pani powiedziała za wiele. Możliwe, że zaniedbałem moje obowiązki. Lecz pani nie ma prawa mi o nich przypominać, żegnam panią. Pani Davis nie znalazła już słowa odpowiedzi, lecz pośpiesznie zabrała się do wyjścia. Gdy przechodziła obok pastora, wskoczyła jej pod nogi wielka, spasiona ropucha, którą Karolek w tajemnicy ukrył pod kanapą. Pani Davis wydała okrzyk przestrachu i, chcąc ominąć ropuchę, utraciła nagle równowagę i upuściła parasol. Nie przewróciła się zupełnie, lecz poślizgnęła się na dywanie i uderzyła od drzwi z takim łoskotem, że pan. Meredith nie zauważywszy ropuchy i będąc pewny, że gość uległ nagle jakiemuś atakowi apoplektycznemu, skoczył na pomoc. Lecz pani Davis odzyskała już równowagę i odsunęła go od siebie niechętnym ruchem ręki. Proszę mnie nie dotykać, zawołała podniesionym głosem. To też sprawka pańskich dzieci. Ten dom nie jest odpowiednim miejscem dla przyzwoitej kobiety. Proszę mi podać parasol i pozwolić stąd wyjść. Nigdy już noga moja nie przestąpi pańskich progów, ani też progu kościoła. Pan Meredith posłusznie podniósł parasolkę i podał ją właścicielce. Nie oglądając się, pani Davis wymaszerowała z pokoju. Jerry i Karolek, znudzeni już długim zjeżdżaniem po poręczy, siedzieli teraz na balustradzie werandy w towarzystwie Flory. Właśnie w chwili, gdy pani Davis wychodziła, śpiewali pełnymi głosami ulubioną swoją pieśń, którą pani Davis równie przyjęła do siebie. Zatrzymała się i pogroziła im parasolem. Wasz ojciec jest idiotą, zawołała. A wy, wszyscy troje, powinniście codziennie dostawać baty. Nieprawda, zawołała Flora, nieprawda, krzyczeli chłopcy, lecz pani Davis już zniknęła za bramą. Boże, ona zwariowała, rzekł Jerry. I właściwie dlaczego mamy codziennie dostawać baty? John Meredith przez chwilę spacerował po salonie, po czym wrócił do swego gabinetu i usiadł przy biurku. Nie powrócił jednak do czytania niemieckiej teologii, był zbytnio zaabsorbowany inną myślą. Słowa pani Davis zbudziły go z uśpienia. Czy istotnie był tak nieobowiązkowym ojcem? Czy zarzuty tej kobiety były słuszne? Czy istotnie zaniedbywał swe biedne dzieci, dla których był jedynym opiekunem? Czy istotnie ludzie tak ganili jego postępowanie, jak o tym mówiła pani Davis? Widocznie tak było, skoro pani Davis postanowiła zaadoptować UNE i była pewna, że on się na to zgodzi. A jeżeli by się nawet zgodził, to cóż wtedy? John Meredith począł znowu spacerować po swoim brudnym, zakurzonym pokoju. Co miał począć? Kochał swoje dzieci. Jak tylko ojciec mógł je kochać, i był pewny, że i one go darzyły prawdziwą, serdeczną miłością. Ale czy miał możliwość czulej się nimi opiekować? Znał najlepiej swoją słabość i roztargnienie. Niezbędna była obecność jakiejś dobrej niewiasty, która potrafiłaby wejrzeć we wszystko, ale jak to załatwić? Mógł wprawdzie wziąć odpowiedzialną gospodynię, lecz to musiałoby dotknąć do żywego ciotkę Martę. Staruszka wierzyła, że sama sobie potrafi doskonale dać radę, że podoła obowiązkom, jakich się podjęła. Nie mógł przecież dopuścić do tego, aby biedna kobieta doznała takiego rozczarowania. Była niegdyś tak bardzo przywiązana do Cecylii, i Cecylia przed śmiercią prosiła go, aby nie opuszczał ciotki Marty. W tej chwili przyszło mu na myśl: że ciotka Marta wspomniała niegdyś, iż dobrze byłoby, aby się powtórnie ożenił. Widocznie przyszła żona pastora nie zawadzałaby jej w gospodarstwie, ale o tym nie mogło być mowy. Nie mógł się ożenić, nie mógł się przywiązać do żadnej kobiety, więc co miał robić? Zapragnął nagle pójść na złoty brzeg i omówić tę sprawę z panią Blythe. Pani Blythe była jedną z tych niewielu kobiet, w obecności których nie odczuwał onieśmielenia. Była sympatyczna i rozumna. Może ona zdoła rozwiązać te męczące go zagadnienia? Pan Meredith czuł wyraźnie w tej chwili potrzebę kobiecego towarzystwa po wizycie pani Davis. Ubrał się pośpiesznie i jeszcze prędzej niż zwykle zjadł podaną sobie kolację. Wyjątkowo dzisiaj zwrócił uwagę, że potrawy nie były smacznie przyrządzone. Spojrzał na dzieci. Wyglądały zdrowo, z wyjątkiem Uny, ale ona przecież była zawsze blada, nawet za życia matki. Dzieci miały świetne humory, śmiały się i gawędziły. Widocznie były szczęśliwe. Karolek był najweselszy, prawdopodobnie ze względu na dwa piękne pająki spacerujące teraz po jego talerzu. Głosy dzieci były radosne, usposobienia beztroskie. Kochały ojca i kochały się wzajemnie między sobą. A jednak pani Davis wspomniała o litości parafian. Gdy pan Meredith wychodził z bramy, ujrzał na drodze powozik państwa Blight, jadący w stronę Lowbridge. Twarz pastora spochmurniała. Pani Blight wyjeżdżała z domu, więc nie miał po co chodzić na złoty brzeg, a towarzystwo ludzi było mu dzisiaj bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Gdy wodził tak beznadziejnym wzrokiem wokoło, nagle blask zachodzącego słońca odbił się, w jednym z okien starego domostwa Westów, stojącego na wzgórku. Blask ten zapalił się w duszy pastora i skierką nadziei. Przypomniał sobie nagle rozalię i Helenę West. Pomyślał, że dobrze byłoby teraz pogawędzić z Heleną. Przyjemnie byłoby ujrzeć rozalię, jej słodki uśmiech i przepastne błękitne oczy tęsknił za czyimś współczuciem. Dlaczego nie miałby złożyć im wizyty? Przypomniał sobie, że Helena zapraszała go serdecznie, a przy tym powinien był odnieść książkę rozali, o czym zupełnie zapomniał. Miał niemiłe uczucie, że w bibliotece jego nagromadziło się dużo książek, a on już nie pamiętał, od kogo je pożyczył. Musiał bezwarunkowo tę sprawę uporządkować. Wrócił do swego gabinetu, odnalazł książkę i wolnym krokiem skierował się ku Dolinie tęczy. Rozdział piętnasty. Więcej plotek. Wieczorem, po pogrzebie pani Miry Murej, panna Cornelia i Mary Vance zjawiły się na Złotym Brzegu. Nagromadziło się w związku z tym właśnie kilka spraw, o których panna Kornelia pragnęła pomówić z przyjaciółmi. Oczywiście przede wszystkim omawiano sam pogrzeb. O pogrzebie mówiły przeważnie tylko Zuzanna z panną Kornelią, gdyż Ania prawie wcale nie brała udziału w rozmowie. Siedziała nieco na uboczu obserwując pożółkłe pod wpływem wiatru liście rosnących w ogrodzie dali i uśpioną przystań w blasku wrześniowego zachodzącego słońca. Mary Vance siedziała tuż przy niej, szydełkując zawzięcie. Myśli Mary wybiegły daleko, do Doliny Tęczy, skąd dochodziły głośne śmiechy dzieci, lecz palce jej pracowały pilnie pod okiem panny Korneli. Musi jeszcze zrobić kilka rzędów pończochy, a będzie mogła także wybiec do doliny. Mary szydełkuje, milczy, lecz nadstawia uszu. Zawsze lubiłam spotykać się z Mirą, rzekła panna Cornelia. Była taka wesoła i pełna radości życia, że człowiek w jej towarzystwie zapominał o swych troskach. Przy tym miała złote serce. To prawda, przyznała Zuzanna. Szwagierka jej opowiadała mi, że gdy doktor wreszcie utracił nadzieję i wyznał, że Mira już nigdy nie wstanie, ona uśmiechnęła się i zawołała wesoło Jeżeli tak już ma być, jestem zadowolona, że wszystko już uczyniłam na świecie i wszystko pozostawiam w porządku. Dzięki Bogu, że zdążyłam na wiosnę sprzątnąć dokładnie mieszkanie. Niektórzy nazwaliby to lekkomyślnością, pani marszałkowo Eliot, i mam wrażenie, że jej szwagierka była również trochę tym zawstydzona. Zaznaczyła, że Mira w chorobie postradała nieco zmysły. Ale ja powiedziałam, nie, pani Murray, niech się pani nie martwi. Mira zawsze miała taki pogląd na życie. Jim Murray był człowiekiem niezwykle statecznym, zauważyła panna Cornelia. Od najwcześniejszej młodości. Dzisiaj wpadł w rozpacz. Rzadko kiedy współczuje mężczyźnie wracającemu z pogrzebu swej żony, ale Jimowi Murejowi współczuje naprawdę. Nic dziwnego, że był taki smutny. Nie prędko dostanie taką żonę, jaką była Mira, rzekła Zuzanna. Możliwe, że wcale jej nie będzie szukał bo dzieci wkrótce dorosną i Mirabel będzie się mogła zająć domem. Ale nic nie wiadomo, jak taki wdowiec postąpi. Komu można byłoby oddać klasę Miry w szkole niedzielnej? Rozważała panna Cornelia. Julia Clow zastępowała Mirę podczas jej choroby, lecz na zimę wybiera się do miasta i będziemy musieli poszukać kogoś innego. Słyszałam, że pani Laura Jamison reflektuje na to, Rzekła Ania: Jamisonowie przychodzą systematycznie do kościoła od czasu, gdy przenieśli się z Laubridge do Glen. Nowe miotły zawsze dobrze zamiatają, rzekła panna Cornelia z powątpiewaniem. Zobaczymy, czy przez cały rok będą przychodzić regularnie. Na pani Jamison nie można polegać, droga pani doktorowo, rzekła uroczyście Zuzanna. Już raz umierała i brali jej nawet miarę na trumnę, a potem znowu wróciła do życia. Widzi pani, droga pani doktorowo, że do takiej kobiety nie można mieć zaufania. Mogłaby przejść w każdej chwili na stronę metodystów, dorzuciła panna Kornelia. Mówiono mi, że oni chodzą w Lowbridge równie często do kościoła metodystów, jak prezbiterianów. Nie byłabym zachwycona, gdyby pani Jamisonowa objęła szkołę niedzielną, Chociaż nie należałoby jej zniechęcać. Zbyt wiele osób straciliśmy wskutek śmierci, albo dlatego, że się obrazili. Pani Aleksandrowa Davis chociażby nie wiadomo dlaczego przestała przychodzić do kościoła. Zarządowi zboru oświadczyła, że nie ma zamiaru płacić ani centa pensji panu Mereditowi. Podobno dzieci z plebanii obraziły ją. Chociaż ja o tym śmiem wątpić. Chciałam wydobyć coś z flory, ale powiedziała mi tylko, że pewnego razu pani Davis przyszła do pastora w doskonałym humorze, a wyszła wściekła, oświadczyła, że powinni dostawać codziennie baty, a ojca nazwała idiotą. Ja na jej miejscu, oburzyła się Zuzanna, nie ośmieliłabym się ganić czy ich z dzieci i nie ośmieliłabym się w ten sposób mówić o pastorze. Najważniejsze to, Dodała panna Cornelia, że pani Davis była dość szczodrą ofiarodawczynią i nie wiem, jak się teraz obejdziemy bez jej datków. Jeżeli jeszcze przeciągnie daglasów na swoją stronę i zbuntuje ich przeciwko panu Meredithowi, o co się bezwarunkowo postara, biedak będzie musiał ustąpić. Pani Aleksandrowa Davis nie cieszy się zbyt dobrą opinią w rodzie daglasów wtrąciła Zuzanna. Więc wątpię, czy będzie mogła wywrzeć na nich wpływ. Ale ci Douglasowie uzależnieni są jeden od drugiego. Jak się obrazi jednego, to wszyscy są obrażeni. Bez nich nie damy sobie rady. Płacą połowę pensji proboszcza, a Norman Douglas płacił setkę rocznie do chwili swego ustąpienia. Dlaczego właściwie się wycofał? zapytała Ania. Twierdził, że go wykluczono z zebrania. Od dwudziestu lat nie zjawia się w kościele. Żona jego za życia systematycznie przychodziła, biedactwo, lecz on nigdy nie pozwalał jej dać więcej niż jednego marnego centa w niedzielę. Czuła się ogromnie upokorzona. Wątpię, czy on był dla niej zbyt dobrym mężem. Chociaż nigdy na niego nie narzekała, ale zawsze miała wzrok dziwnie przerażony. Norman ożenił się wbrew własnej woli przed trzydziestu laty. Myślał wówczas o innej kobiecie. Kim była ta, o której myślał? Helena West. Nie byli jeszcze formalnie zaręczeni, ale ich przyjaźń trwała już dwa lata. Potem nagle zerwali, choć nikt nie znał przyczyny na pewno pod wpływem jakiejś drobnej sprzeczki norman w porywie złości poślubił esterę ris żeby zrobić na przekór helenie iście po męsku estera wprawdzie była ładna ale nie grzeszyła zbytnią inteligencją i oczywiście on zabił w niej resztkę woli którą posiadała była zbyt uległa wobec normana jemu potrzebna była żona energiczna i silna Helena potrafiłaby go utrzymać przy sobie i na pewno kochałby ją do ostatniej chwili. Pogardzał Esterą, bo zbytnio mu ulegała. Niejednokrotnie słyszałam, jak mówił, gdy był jeszcze kawalerem, dajcie mi żywą kobietę, a potem ożenił się z dziewczyną pozbawioną wszelkiej energii. Wszyscy Rizowie nie posiadali woli. Przechodzili przez życie właściwie, nie żyjąc wcale. Mary... Zrobiłaś już te trzy rzędy pończochy, możesz więc pójść na pół godziny do dzieci, przerwała sobie wreszcie panna Cornelia. Mary nie czekała na powtórzenie. Wybiegła do doliny tęczy, jakby jej ktoś przypiął skrzydła do ramion, a w toku rozmowy opowiedziała Florze Meredith wszystko o pani Aleksandrowej Davis. Pani Elliot twierdzi, że zbuntuje ona Daglasów przeciw waszemu ojcu i że będzie musiał wyjechać z Glen, bo parafianie nie będą mu płacić pensji, kończyła Mary. Naprawdę nie wiem, jaka jest na to rada. Gdyby chociaż stary Norman Douglas nawrócił się i zaczął płacić, byłoby pół biedy, ale on się nie zgodzi, więc wszyscy Daglasowie odpadną, a wy będziecie musieli wyjechać. Tego wieczoru Flora kładła się do łóżka z ciężkim sercem. Myśl o opuszczeniu glen była nie do zniesienia. Gdzie na świecie będzie można znaleźć takich przyjaciół jak Blajtowie? Z wielką rozpaczą opuszczała kiedyś majowe wody i dużo łez wylała, żegnając się ze starą plebanią, gdzie matka jej żyła i umarła. Nie mogła teraz myśleć o drugim takim rozstaniu. O wiele cięższym jeszcze. Nie mogła przecież rostać się z Glen Sant Mary, z drogą doliną tęczy i z ukochanym cmentarzem. Najgorzej być córką pastora, jęczała Flora wtulona w poduszkę. Jak tylko się przyzwyczaisz do miejsca, już cię stamtąd zabierają. Nigdy w życiu nie wyjdę za pastora, chociażby był najpiękniejszy. Usiadła na łóżku, i wyjrzała przez okno zarośnięte dzikim winem. Noc była spokojna, ciszę przerywał tylko głęboki oddech uny. Flora uczuła się strasznie samotna na świecie. Widziała Glen St tonące w granatowym błękicie łąk i wysokich drzew poruszanych podmuchem jesiennego wiatru. Z Spoza doliny Zerkało ku niej światełko z pokoiku dziewcząt na złotym brzegu i drugie światełko z pokoju Woltera. Flora zaczęła się zastanawiać, czy biednego Woltera ciągle jeszcze boli ząb. Potem westchnęła, przejęta zazdrością w stosunku do Nan i Di. One mają matkę i własny dom, nie liczą się z niechęcią obcych ludzi, nikt nie ma prawa zwracać im uwagi. Ponad polami glen, które tonęło w głębokim uśpieniu, płonęło jeszcze jedno światełko. Flora wiedziała, że światełko to płonie w mieszkaniu Normana Douglasa. Znany był z tego, że po nocach czytał dużo. Mary wspomniała, że wszystko byłoby w porządku, gdyby stary Daglas wrócił na łono kościoła, a dlaczegożby nie. Flora spojrzała na wielką, błyszczącą gwiazdę, zawieszoną tuż nad bramą kościoła metodystów, i nagle w główce jej zaświtał zbawienny pomysł. Wiedziała, jak należało postąpić. Flora Meredith niczego się nie ulęknie, musi wszystko doprowadzić do porządku. Z westchnieniem ulgi otrząsnęła się z przykrych myśli i przytuliwszy się do twarzyczki Uny. Zapadła w głęboki sen. Rozdział szesnasty wet zawet. U Flory powzięcie decyzji oznaczało dokonanie czynu. Nie traciła czasu na niepotrzebne rozmyślania. Jak tylko nazajutrz wróciła ze szkoły, wyszła z plebanii, kierując się w stronę Glen. Przechodząc koło poczty spotkała Waltera Blight. Idę do pani Elliot z poleceniem od mamy, rzekł: A ty dokąd idziesz, Floro? Muszę załatwić coś w kościele, rzekła Flora na pozór obojętnie. Zaniechała dalszych wyjaśnień, dzięki czemu Walter poczuł się nieco urażony. Przez chwilę szli w milczeniu. Był ciepły jesienny wieczór, a powietrze było przezroczyste. Poza pieszczystym wybrzeżem, Spokojnie ułożyły się do snu fale morskie. Wąski strumyk przepływający przez glen błyszczał teraz blaskiem szczerego złota. Za parkanem ogrodu pana Jamesa Rees rosła brunatno-czerwona gryka, upragniony przysmak wron z całej okolicy. Flora zerwała gałązkę wikliny i uderzyła w parkan. Nagle, wśród ciszy, załopotały skrzydła spłoszonych wron. Czemuś to uczyniła? Zapytał Walter zgorszony. Siedziały sobie tak spokojnie, a tyś im przeszkodziła. Och, nienawidzę wron, zawołała Flora. Są takie czarne i podstępne. Zawsze mam wrażenie, że to fałszywe stworzenia. Kradną jajka małym ptakom, jak ci wiadomo. Zeszłej wiosny widziałam, jak wykradały jajka z gniazda na naszym podwórzu. Walter, czemuś dzisiaj taki blady? Znowu cię w nocy ząb bolał? Walter zadrżał. Okropnie. Nie mogłem zmrużyć oka, więc spacerowałem po pokoju i wyobrażałem sobie, że jestem jednym z tych chrześcijańskich męczenników torturowanych przez Nerona. To mi pomogło na chwilę. A potem ból wzrósł jeszcze bardziej, tak że nie mogłem sobie już nic wyobrazić. Płakałeś? Zapytała Flora niespokojnie. Nie, tylko leżałem na podłodze i jęczałem, wyznał Walter. Potem przyszły dziewczęta i Nan włożyła mi do zęba trochę pieprzu. Zrobiło mi się jeszcze gorzej. Wówczas Di dała mi zimnej wody, aż wreszcie zawołały Zuzannę. Zuzanna twierdzi, że ten ból powstał wskutek tego, że siedziałem wczoraj w zimnie na poddaszu i pisałem wiersze. Zaraz poszła do kuchni, rozpaliła ogień i dała mi butelkę z gorącą wodą. Zrobiło mi się trochę lepiej. Jak tylko ból minął, powiedziałem zuzannie, żeby się nie wtrącała do moich poezji, że to nie jej interes. A ona odpowiedziała mi, że dzięki Bogu na poezji się nie zna, ale wie na pewno, że to są same kłamstwa. Ty, Floro, wiesz najlepiej, że tak nie jest. Tylko dlatego lubię pisać wiersze, że można w nich powiedzieć wiele różnych rzeczy, które w poezji są prawdą, a w prozie byłyby kłamstwem. Powiedziałem to zuzannie, lecz ona nie chciała słuchać i radziła mi zasnąć, nim woda w butelce ostygnie. Zapowiedziała, że jeżeli nie zasnę natychmiast, to już mi nigdy nie przyniesie gorącej wody, bo chce mi raz na zawsze dać nauczkę. Dlaczego nie pojedziesz do dentysty w Lowbridge, żeby ci usunął ten ząb? Walter zadrżał znowu. On już chciał mi go wyrwać, ale ja nie mogłem, bałem się. Boisz się takiego drobnego bólu? zapytała Flora wzgardliwie. Walter zarumienił się. To będzie straszny ból, nie znoszę bólu. Ojciec nawet nie namawia mnie na to. Czeka, aż sam się zdecyduje. Ale w każdym razie ból ten będzie trwał krótko, argumentowała Flora. Jak dasz sobie ząb usunąć, będziesz spał w nocy spokojnie. Mnie raz tylko wyrwano ząb przez chwilę jęczałam, a potem ból przeszedł, tylko krew leciała. – Właśnie krew jest najgorszą rzeczą, to takie brzydkie! – zawołał Walter. O mało nie zemdlałem, gdy Jim zeszłego lata skaleczył sobie nogę. Zuzanna mówiła, że gorzej wyglądałem od Jima. I na jego ranę nie mogłem patrzeć. Chciałem wtedy uciekać, uciekać, ażeby nie wiedzieć i nie widzieć i nie słyszeć. Nie ma sensu tyle robić hałasu z powodu jednego skaleczenia. Powiedziała Flora, potrząsając lokami: Oczywiście, że nieprzyjemnie jest się skaleczyć i nie znoszę patrzeć na czyjś ból, ale nie chciałabym wtedy uciekać, lecz chciałabym nieść pomoc. Twój ojciec bardzo często zadaje ludziom ból, aby ich wyleczyć. Co by zrobili, gdyby on uciekł? Nie powiedziałem, że chciałbym uciec, tylko że chciałem uciec. To wielka różnica. Ja także bym pragnął nieść ludziom pomoc, ale to okropne, że jest tyle brzydkich, strasznych rzeczy na świecie. Och, jakże bym pragnął, żeby wszyscy byli piękni i szczęśliwi. No, nie mówmy już o tym. Ostatecznie masę jest w życiu przyjemności. Nie miałbyś, co prawda, bólu zęba, gdybyś nie żył, ale chyba wolisz być żywy niż umarły? Ja wolę sto razy. O, patrz. Tam idzie Dan Riz, zawołała nagle Flora. Pewnie wyszedł do przystani po ryby. Nienawidzę Dana Riz, rzekł Walter. Ja także, no, wszyscy go nienawidzimy. Często przechodzę tędy, ale nigdy nie zwracam na niego uwagi. Popatrz na mnie. Flora przechodziła właśnie obok Dana z wysoko podniesioną głową. Dan odwrócił się, spojrzał na nią i zawołał piskliwym głosem. Przejedź się na prosięciu. Świniarka, świniarka. Flora szła dalej, starając się nie zwracać na to uwagi, lecz usta jej drżały oburzeniem. Wiedziała, że nie potrafi odciąć się Danowi Reese z tego rodzaju epitetami. Wolałaby, aby w tej chwili zamiast Waltera był przy niej Jim Blight. Gdyby Dan Reese ośmielił się mówić do niej w ten sposób w obecności Jima, Jim... Nie darowałby mu tego. Po Walterze nie mogła się niczego spodziewać, ani też nie mogła mieć do niego oto pretensji. Wiedziała, że Walter niezdolny był do obrony przed innymi chłopcami. Tak samo nie zdobyłby się na to Karolek Klaus przeciwka, ale Karolkiem pogardzała, podczas gdy Walter nie wzbudzał w niej pogardy, był człowiekiem z innego świata. I nie interesował się tym, co go wokół otaczało. Trudno mieć pretensje do anioła, a Walter Blight był właśnie dla Flory uosobieniem niebiańskiego zesłannika. Wolałaby jednak mieć teraz przy sobie Jima albo Jerego, bo ci na pewno daliby nauczkę Danowi. Walter nie był już teraz blady. Na policzki wystąpił mu rumieniec a w pięknych oczach zabłysnął płomień gniewu. Rozumiał, że powinien był bronić Flory. Jim na pewno by to uczynił i wtłoczyłby do gardła te brzydkie słowa Danowi. Rysio Warren obrzuciłby Dana jeszcze gorszymi przezwiskami. Lecz Walter nie mógł. Po prostu nie umiał. Nie umiał nigdy wypowiadać wulgarnych słów, do których Dan Ris był przyzwyczajony. Na pięści również walczyć nie potrafił. Nie lubił tego sposobu. Była to metoda ordynarna i bolesna, a co najważniejsze, brzydka. Pod tym względem niegdyś nie rozumiał Jima, ale w tej chwili chciałby nauczyć dana Ree z zrozumu. Było mu ogromnie przykro, że flora Meredith została obrażona w jego obecności i że nie starał się nawet ukarać napastnika. Czuł, że ona nim pogardza. Od chwili, kiedy Dan obrzucił ją przez wiskami, nie odezwała się do niej ani słowem. Był zadowolony, jak się wreszcie rozstali. Flora również była zadowolona, lecz z całkiem innych powodów. Chciała być teraz sama, bo coraz bardziej była zdenerwowana swoim postanowieniem. Pierwszy impuls ostygł szczególnie od chwili, gdy Dan ją obraził. Postanowiła dotrzeć do celu, lecz już minął dawny entuzjazm. Szła do Normana Douglasa, chcąc go prosić, żeby wrócił do kościoła, a jednocześnie odczuwała przed nim dziwny lęk. To, co się zdawało takie łatwe w domu, teraz było szalenie trudne do wykonania. Dużo słyszała o Normanie Douglas. I wiedziała, że nawet najsilniejsi chłopcy w szkole bali się go ogromnie. Może powie jej coś nieprzyjemnego, jak to podobno często czynił? Flora bardziej lękała się nieprzyjemnych słów niż czynów, ale wytrwać musi. Flora Meredith nie ulęknie się niczego. Jeżeli nie przekona Glasa, to ojciec będzie musiał wyjechać z glen. Przy końcu długiej drogi Flora dotarła wreszcie do wielkiego, staroświeckiego domu okolonego sztywno stojącymi włoskimi topolami. Na bocznej werandzie siedział Norman Douglas, pochłonięty czytaniem gazety. Przy nim leżał jego wielki pies. W kuchni, gdzie gospodyni pani Wilson przygotowywała kolację, słychać było brzęk talerzy i stuk rądli bo Norman Douglas przed chwilą pokłócił się z panią Wilson i z tego powodu obdwoje byli w złych humorach. To też gdy Flora weszła na werandę i Norman Douglas opuścił gazetę, wyjrzały ku niej oczy pełne złości i jadu. Norman Douglas, jak na swój wiek, wyglądał jeszcze młodo. Miał długą, rudą brodę i rude włosy, których było mnóstwo na wielkiej jego głowie. Wysokie, białe czoło i niebieskie oczy o zimnym połysku stali świadczyły o tym, że duszą był jeszcze młody. Umiał być bardzo miły, jak chciał, ale umiał być straszny. Biedna flora, którą przywiodła tu tak przykra misja, akurat natrafiła na jeden z jego najgorszych humorów. Norman Douglas nie wiedział, kim jest ta dziewczynka i patrzył na nią z wielką niechęcią. Lubił dzieci wesołe, roześmiane, a w tym momencie Flora była blada i przerażona. Co tam u diabła? Coś ty za jedna i czego szukasz tutaj? zapytał ochrypłym głosem. Po raz pierwszy w życiu Flora nie miała nic do powiedzenia. Nie spodziewała się, że Norman Douglas jest aż taki. Sparaliżował ją przestrach. On to zauważył i stał się jeszcze bardziej gniewny. O co ci idzie? huknął. Wyglądasz, jakbyś chciała coś powiedzieć, lecz boisz się. Cóż to takiego? Mów, ale prędko. Flora nie mogła mówić. Nie mogła wydobyć głosu. Wargi jej tylko drżały. Na miłość boską, nie płacz. Ryknął Norman. Nie znoszę łez. Jeśli masz coś do powiedzenia, to mów. Nie patrz tak na mnie, mów, kim jesteś. Głos Normana słychać było chyba w przystani. W kuchni umilkł brzęk rondli. Pani Wilson nasłuchiwała. Norman wsparł wielkie swe dłonie na kolanach, pochylił się naprzód i patrzał w bladą twarzyczkę Flory. Sprawiał teraz wrażenie olbrzyma z jakiejś okrutnej baśni. Flora czuła, że za chwilę ten wzrok ją pochłonie. Jestem Flora Meredith, zdobyła się na nieśmiały szept. Meredith? He? Córka pastora? Słyszałem o was, słyszałem. Jeździsz na prosięciu i profanujesz niedzielę. Czego tu chcesz, he? Czego chcesz od starego poganina? He? Nie podlizuję się księżom i nie chcę, żeby się mnie podlizywali. Czego chcesz, pytam? Flora chciałaby być teraz o tysiąc mil stąd. Poczęła jąkać się, chcąc swe myśli przybrać w słowa. Przyszłam prosić pana, aby pan wrócił do kościoła i płacił pensję. Norman spojrzał na nią, po czym wybuchnął znowu. Ach, ty bezczelna! Po co tu przyszłaś, z markata? Kto cię do tego nakłonił? Nikt, odparła Flora szeptem. Kłamiesz. Mnie nie kłam. Kto cię tu przysłał? Na pewno nie twój ojciec, bo to człowiek wiecznie nieprzytomny. Nie przysłałby cię po to, czego sam nie może dokonać. To pewno sprawka którejś ze starych panien, co? Nie, ja. ja przyszłam sama. Masz mnie za idiotę? Ryknął Norman. Nie, myślałam, że jest pan dżentelmenem, rzekła Flora słabym głosem, oczywiście bez żadnej ubocznej myśli. Norman podskoczył na krześle. Opamiętaj się, nie chcę słyszeć ani słowa więcej. Gdybyś nie była taka mała, nauczyłbym cię, jak się masz zwracać do mnie. Gdybym chciał mieć do czynienia z księżmi, sam bym po nich posłał. Nie chcę ich znać, rozumiesz? Teraz wynoś się, wycieruchu! Flora cofnęła się. Chwiejnym krokiem zeszła ze schodów werandy, wyszła poza bramę i skierowała się na drogę. W połowie drogi opuścił ją lęk i opanował nieprzezwyciężony gniew. Nim jeszcze weszła na boczną ścieżkę, gniew począł się wzmagać coraz bardziej. Norman Douglas rozniecił w jej duszyczce płomień przekory. Zagryzła wargi i zacisnęła dłonie. Wrócić do domu nie. Ona pójdzie z powrotem i powie temu staremu idiocie, co o nim myśli. Pokażę mu o, pokażę! wycieruch, patrzcie państwo. Bez wahania. Zawróciła i poczęła iść w przeciwną stronę. Weranda była pusta, a drzwi do kuchni zamknięte. Flora otworzyła drzwi bez pukania i weszła. Norman Douglas siedział właśnie przy kolacji, trzymając w ręku gazetę. Flora przeszła przez pokój, wyrwała mu z rąk gazetę, rzuciła na podłogę i podeptała. Potem spojrzała nań błyszczącymi oczami, z zarumienioną twarzyczką. Była teraz tak piękna w swojej złości, że Norman Douglas nie mógł jej poznać. Co cię znowu sprowadza? wybuchnął, lecz bardziej już przejęty zdziwieniem niż gniewem. Nieustraszenie spojrzała na zagniewane oczy, których tyle ludzi się ulękło. Wróciłam! Żeby powiedzieć, co myślę o panu, rzekła spokojnym tonem. Ja się pana nie boję. Jest pan obrzydliwym tyranem, antypatycznym, niesprawiedliwym człowiekiem. Zuzanna powiada, że pójdzie pan na pewno do piekła. Martwiłam się, ale teraz już się nie martwię. Pańska żona od dziesięciu lat nie miała nowego kapelusza. Nic dziwnego, że umarła. Będę do pana robić najbrzydsze miny, jak pana zobaczę. Ojciec ma w książce portret diabła. Pójdę do domu i napiszę tam pańskie nazwisko. Jest pan starym wampirem, i mam nadzieję, że długo pan nie pożyje. Flora niedokładnie zdawała sobie sprawę, co to jest wampir. Słyszała tylko, że Zuzanna użyła tego wyrazu i z tonu, jakim to Zuzanna wypowiedziała, domyśliła się, że to musi być brzydkie słowo. Lecz Norman Douglas znał jego znaczenie. Słuchał całej trady Flory w absolutnym milczeniu. Gdy przerwała dla zaczerpnięcia tchu, wybuchnął nagle głośnym śmiechem. Uderzając ręką w kolano, zawołał ale masz temperament mała, lubię takie żywe istoty. Siadaj tu. Ani mi się śni. Oczy flory zabłysły jeszcze jaśniej. Myślała, że ten stary zaczyna sobie z niej kpić. Wszystko zniesie, ale kpin nienawidzi. W pańskim domu nie usiądę. Wracam do mego domu. Ale zadowolona jestem, że przyszłam i powiedziałam wszystko, co myślę o panu. Ja także jestem zadowolony, chichotał Norman. Jesteś miła i dzielna. Taka różyczka na plebanii. Siadaj, gdybyś tak od razu wyglądała, maleńka. Więc napiszesz moje imię na portrecie diabła, prawda? Ależ on jest czarny, a ja jestem rudy, to jakoś nie pasuje. I masz nadzieję, że pójdę do piekła? Siadaj, siadaj, pogadamy chwilkę. Nie, dziękuję panu. Odparła Flora wyniośle. O, musisz usiąść. Chodź tu bliżej. Ja cię przepraszam, bardzo przepraszam. Byłem wariat i bardzo mi przykro. Wybacz i zapomnij. Podaj rękę, mała. Nie chcesz, ale musisz. Jeżeli podasz mi dłoń, usiądziesz przy stole. Obowiązuje się płacić pensję i obowiązuje się chodzić do kościoła każdej pierwszej niedzieli w miesiącu. Obowiązuje się przy tym zamknąć gębę Kitty Davis, a to tylko jest w mojej mocy. Robimy interes, mała? Interes był interesem. Flora nie zdążyła się zorientować, jak podała dłoń staremu potworowi i usiadła tuż przy nim za stołem. Gniew jej przeszedł, bo gniew nigdy długo nie mógł płonąć w duszy Flory. Lecz podniecenie wciąż świeciło w oczach i paliło się rumieńcem na policzkach. Norman Douglas spoglądał na nią z ukontentowaniem. Niech pani tu da nam coś dobrego, pani Wilson, zawołał rozkazująco. I niech pani się uspokoi nareszcie. Co z tego, żeśmy się pokłócili? Porządna kłótnia odświeża powietrze. Ale bez dalszych donsów, moja pani. Nie mogę tego znieść. Temperament w kobiecie to rozumiem, ale nie łzy. Tutaj, mała, masz mięso z kartoflami. Zacznij od tego. Z tej karafki nie pij, tu jest mleko dla ciebie. Powiedziałaś, że jak się nazywasz? Flora. Co to za imię? Nie znoszę takich imion. Masz jakieś drugie? Nie, proszę pana. Nie lubię takich imion, nie ma w nich treści. Poza tym przypomina mi się zawsze moja ciotka Ginny. Nazwała swoje trzy córki: flora, fauna i nadzieja. Flora nie miała nic wspólnego z kwiatem, fauna nie znosiła zwierząt, a nadzieja była chmurna i nieprzystępna. Tyś się powinna nazywać róża. Więc chcesz, żebym ci obiecał, że wrócę na łono kościoła. Ale tylko raz w miesiącu, pamiętaj, raz w miesiącu. Więcej stanowczo nie mogę. Musisz mnie zwolnić z tego. Zawsze płaciłem setkę rocznie na pensję dla pastora i przychodziłem do kościoła. Jeżeli obiecam ci płacić dwa razy tyle, pozwolisz mi do kościoła nie przychodzić? Powiedz. Nie, nie, proszę pana, rzekła Flora, rumieniąc się jeszcze bardziej. Pragnę, żeby pan przychodził do kościoła także. Dobrze. Interes jest interesem. A więc dwanaście razy do roku. Dopiero będzie sensacja, jak się zjawię pierwszej niedzieli. Więc stara Zuzanna Baker twierdzi, że pójdę do piekła, co? A ty w to wierzysz, że tam pójdę. Mam nadzieję, że nie, proszę pana, wyjąkała onieśmielona Flora. Dlaczego masz nadzieję, że nie? Powiedz, dlaczego? Podaj mi przyczynę, bo. bo tam musi być bardzo nieprzyjemnie, proszę pana. Nieprzyjemnie? Wszystko zależy od gustu, moja mała. Mnie by prędko znudzili aniołowie. Wyobraź sobie starą zuzannę w aureoli. Flora na tę myśl wybuchnęła głośnym śmiechem. Norman patrzał na nią z zadowoleniem. Więc to takie zabawne. Bardzo cię lubię, bo jesteś dzielna. A co do tej sprawy z kościołem, to powiedz, czy twój ojciec ładnie mówi kazania? Jest doskonałym kaznodzieją, odparła Flora z dumą. Naprawdę? Zobaczymy. Ale niech będzie uważny, jak mówi do mnie. Już ja go złapię na czymś. O, pani Wilson niesie nam powidła. Lubisz? Spróbuj. Flora posłusznie połknęła łyżeczkę powideł, którą Norman jej podał. Na szczęście były smaczne. Najlepsze powidła śliwkowe na świecie, rzekł Norman, nakładając jej na spodeczek wielką porcję. Cieszę się, że lubisz. Dam ci cały słoik, żebyś zabrała do domu. Chciałem Ci jeszcze powiedzieć, że to nie była moja wina, że Estera przez dziesięć lat nie miała nowego kapelusza. Sama sobie była winna. Składała pieniądze i posyłała je tym żółtym ludziom do Chin. Ja nigdy w swoim życiu ani centa nie wydałem na misjonarzy. Przed pożegnaniem Norman podał Florze koszyczek napełniony jabłkami, ogórkami, kapustą, kartoflami, dyniami, a w drugą rękę wetknął jej słoik pełen powideł. Mam w szopie ślicznego małego kotka, rzekł. Mogę ci go dać, jeśli chcesz, powiedz tylko. Nie, dziękuję panu, rzekła Flora stanowczo. Nie lubię kotów. Zresztą mam koguta. Patrzcie państwo, kto słyszał lubić koguta? Weź lepiej kociaka, radzę ci. Chciałbym oddać go w dobre ręce. Nie, ciotka Marta ma kota i ten na pewno by małego zadusił. Norman nie nalegał już. Odwiózł florę swym małym powozikiem do domu. Zsadził ją z powozu przed plebanią wraz z całym jej ładunkiem, a odjeżdżając, zawołał. Ale tylko raz na miesiąc. Pamiętaj, raz na miesiąc. Flora kładła się do łóżka z uczuciem, jakby odbyła ciężką kwarantannę. Była szczęśliwa i uradowana. Teraz nie ma obawy, że będzie musiała rozstać się z Glen, ze starym cmentarzyskiem i z Doliną Tęczy. Zasnęła jednak z niemiłą myślą o tym, że napastował ją Dan Rees, a ona nie potrafiła mu odpłacić pięknym za nadobne. Rozdział 17. Podwójne zwycięstwo Norman Douglas... Zjawił się w kościele pierwszej listopadowej niedzieli i wzbudził sensację, jakiej się zresztą spodziewał. Pan Meredith, po skończonym nabożeństwie, uścisnął mu dłoń serdecznie na stopniach kościoła i, jak zwykle roztargniony, zapytał o zdrowie pani Douglas. Przed dziesięciu laty, gdy ją chowałem na cmentarzu, nie czuła się zbytnio dobrze ale przypuszczam, że teraz osiągnęła ten spokój, którego tak gorąco pragnęła. Odparł Norman ku wielkiemu zgorszeniu wszystkich z wyjątkiem Pana Meredita, który oczywiście, jak zwykle, myślał o czymś innym i nie umiałby powiedzieć, o co zapytywał Normana i co mu ten odpowiedział. Norman przyłapał florę w bramie. Dotrzymałem słowa, jak widzisz, różyczko, Będę miał teraz spokój do pierwszej niedzieli w grudniu. Świetne to nabożeństwo, Mała, doskonałe. Twój ojciec ma więcej w głowie, niż się tego można po nim spodziewać. Ale zaprzecza sam sobie. Słowo daje, że zaprzecza. Powiedz mu, że w grudniu chciałbym usłyszeć takie samo siarczyste kazanie. Nasuwają mi się wspomnienia z dawnych lat. Ma to dla mnie posmak piekielny. A jak się przedstawia sprawa rozważań o niebie na nowy rok? Chociaż na pewno ani w części nie będzie tak ciekawe. Chciałbym wiedzieć tylko co twój ojciec myśli o niebie. Jest on jednym z tych nielicznych księży, którzy myślą, ale przeczy sam sobie. Mam jedno pytanie, które musisz mu zadać, jak się zbudzi ze swego uśpienia. Czy Bóg może stworzyć tak wielki kamień którego sam nie mógłby podnieść? Tylko nie zapomnij, chciałbym znać jego opinię o tym. Kilku księży zaskoczyłem już tym pytaniem. Flora była rada, gdy udało jej się wymknąć i wrócić do domu. W gromadce chłopców przy bramie stał Dan Riz i już szykował się do wypowiedzenia pod jej adresem jakiegoś nieprzyjemnego słowa, lecz widocznie zabrakło mu śmiałości. Za to, na nazajutrz w szkole, odzyskał na powrót Tupet. Podczas południowej pauzy Flora natknęła się na Dana w szkolnym ogrodzie i Dan znowu zawołał: Świniarka, świniarka, kogucia matka!. Nagle Walter Blight podniósł się z murawy, gdzie leżał, wypoczywając po lekcjach. Twarz miał bladą, lecz oczy mu błyszczały. Milcz, zawołał. O! Jak się mamy, panie Wolterze? Zawołał Dan, zupełnie niezmieszany. Wyprostował się w całej okazałości i zanucił z ironią. Widzieliście tchórza z tamtego podwórza? Tchórz, 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 stał się nagle anioł stróż. Jesteś bezczelny, zawołał Walter w oburzeniu, a twarz mu jeszcze bardziej pobladła. Tak, prawdziwy tchórz, zawołał Dan znowu. Swoja matka pisze bzdury, a Flora Meredith kocha kury. Kogucia matka, tchórz, tchórz. Dan nie dokończył, bo Walter rozpędził się z całych sił i wymierzył mu siarczysty policzek. Czyn ten przyjęty został głośnym śmiechem Flory i radosnym klaśnięciem w dłonie. Dan odskoczył, purpurowy z gniewu i chciał rzucić się na Waltera, lecz w tej samej chwili zadźwięczał dzwonek szkolny, a Dan wiedział dobrze, jaką karę wymierzał pan hazard, gdy któryś z chłopców spóźnił się do klasy. Policzymy się, ty tchórzu, pogroził tylko Walterowi. Kiedy tylko sobie życzysz, odparł Walter. O nie, nie, Walter, zaprotestowała Flora. Nie walcz z nim. Ja nie zwracam uwagi na to, co mówi. Obraził ciebie? I obraził moją matkę, rzekł Walter z tym samym chłodnym spokojem. Dziś wieczorem po szkole, Dan. Muszę dzisiaj pójść do domu, bo ojciec mi kazał, odparł Dan kwaśno, ale jutro wieczorem mogę. Doskonale. Jutro wieczorem tutaj, zgodził się Walter. Zmasakruję twoją wstrętną gębę, obiecał Dan. Walter zadrżał. Nie tyle ze strachu przed przeciwnikiem, ile z obrzydzenia i pogardy. Ale głowę podniósł wysoko i śmiałym krokiem wszedł do klasy. Flora wsunęła się za nim. Ze wstrętem myślała o pojedynku Waltera z tym niemiłym chłopakiem. Boże, jakiż on był dzielny! Miał bić się o nią, o nią! Florę Meredith! Miał ukarać jej napastnika! Musi zwyciężyć! Takie oczy wróżą zwycięstwo. Lecz ufność jej w zwycięstwo przygasła nieco przed wieczorem, bo Walter przez resztę dnia był dziwnie spokojny, acz przygnębiony. Gdyby to był Jim, wzdychała do Uny, gdy siedziały obydwie przed pomnikiem Eliasza Poloka. On tak świetnie walczy, załatwiłby się z Danem w jednej chwili. Walter nigdy jeszcze się nie bił. Tak się boję, że będzie ranny, westchnęła Una, która nienawidziła wszelkich bujek i nie mogła zrozumieć zachwytu Flory. Nic mu się nie stanie, rzekła Flora z pozorną obojętnością. Przecież nie jest mniejszy od Dana. Ale Dan jest o wiele starszy, przekonywała Una, prawie o cały rok. Dan także się nigdy nie pojedynkował uspokajała ją flora mam wrażenie że straszny tchórz z niego nie przypuszczał że walter zgodzi się na pojedynek och gdybyś widziała twarz waltera uczułam nagły dreszcz ale dreszcz taki jakiś przyjemny przypomniał mi się galahad z tych poezji które ojciec czytał nam w sobotę wolę nie myśleć o tym pojedynku bardzo bym chciała, żeby do tego nie doszło, rzekła Una. Teraz już nie ma żadnej rady, krzyknęła Flora. To przecież sprawa honorowa. Ale nie mów o tym nikomu, Uno, bo nigdy już nie powierzę ci żadnej tajemnicy. Na pewno nie powiem, zgodziła się Una. Nie chciałabym jednak obserwować tej walki. Zaraz po lekcjach wracam do domu. Doskonale. Ja muszę przy tym być. Przecież Walter pojedynkuje się o mnie. Muszę zawiązać mu szarfę na ramieniu, bo jest moim rycerzem. Jak to dobrze, że pani Blythe podarowała mi na urodzinę śliczną, błękitną wstążkę do włosów. Nosiłam ją tylko dwa razy, więc jest prawie zupełnie nowa. Chciałabym być pewna, że Walter zwycięży, bo porażka byłaby dla niego bardzo upokarzająca. Flora miałaby jeszcze większe wątpliwości gdyby mogła widzieć w tej chwili swego rycerza. Walter wrócił ze szkoły pełen gniewu, lecz jednocześnie bardzo przygnębiony. Miał się bić na zajutrz z Danem Reese, a przecież tak nienawidził nawet myśli o pojedynku. Mimo to jednak nie mógł w danej chwili myśleć o niczym innym. Czy to będzie bardzo bolało? Lękał się, że tak. Czy pojedynek ten przyniesie mu wstyd i porażkę? Nie miał apetytu do kolacji, chociaż Zuzanna podała na stół ulubione jego potrawy. Jim za to pochłaniał wszystko, co mu włożono na talerz. Walter dziwił się, skąd nagle brat miał taki apetyt. Jak ktokolwiek mógł jeść dzisiaj kolację? Jak mogli tak wesoło gawędzić? Przy stole siedziała matka z błyszczącymi oczami. I rumienionymi policzkami. Nie miała pojęcia, że jej syn będzie się jutro pojedynkował. Walter zastanawiał się nad tym, czy byłaby w tak dobrym humorze, gdyby zdawała sobie z tego sprawę. Jim sfotografował Zuzannę swoim nowym aparatem, i fotografia obiegała teraz w stół dookoła ku wielkiemu zgorszeniu zuzanny. Wiem że nie jestem pięknością, droga pani doktorowo. Zawsze o tym wiedziałam, przyznawała, ale żebym była tak szpetna, jak na tej fotografii, w to już nigdy nie uwierzę. Jim wybuchnął głośnym śmiechem, a Ania mu sekundowała. Walter nie mógł tego znieść. Wstał od stołu i umknął do swego pokoju. Ten dzieciak ma coś na sercu, droga pani doktorowo, rzekła Zuzanna. Nawet nie tknął kolacji. Myśli pani, że kombinuje jakiś nowy wiersz? Biedny Walter był w tej chwili bardzo daleki od kombinowania wierszy. Wsparł łokieć na parapecie otwartego okna i pochylił głowę na piersi. Walter, chodź na wybrzeże, zawołał Jim, zaglądając przez okno. Chłopcy mają dzisiaj wieczorem palić trawę na wzgórzu. Ojciec pozwolił nam iść, chodźmy. W każdym innym wypadku, Walter byłby uszczęśliwiony tą propozycją. Ogromnie lubił patrzeć na buchający w górę płomień. Teraz jednak odmówił bratu i żadne nalegania nie zdołały go przekonać. Rozczarowany Jim, któremu się nie chciało iść samemu do przystani czterech wiatrów, Zrezygnował z zamiaru i wyniósł się z książką do swego muzeum na poddaszu. Wkrótce zapomniał o rozczarowaniu, pochłonięty losami bohaterów powieści, wyobrażając sobie, że sam jest generałem prowadzącym swe wojsko do walki, która miała przynieść zwycięstwo. Walter długo jeszcze siedział przy oknie. W pewnej chwili do pokoju wsunęła się D. Chcąc się dowiedzieć, co takiego zaszło, lecz Walter nawet z nią nie mógł dzisiaj mówić. Rozmowa o tym, co miało nastąpić, przejmowała go jeszcze większym przerażeniem. I tak już myśli sprawiały mu ból dotkliwy. Wiatr szumiał w gałęziach klonów przed oknem, ściemniło się zaróżowione niebo na zachodzie, a srebrzysta tarcza księżyca zawisła zwycięsko ponad Doliną tęczy. W dali ukazał się płomień z ponad pagórków i ubarwił granatowy horyzont swą wspaniałą czerwienią. Był spokojny wieczór, tylko z dala dochodziły dźwięki nieuśpionej jeszcze wsi. Pies szczekał nad strumykiem, lokomotywa sapała na stacji w Glen, co pewien czas dobiegały głośne śmiechy z podwórza plebami. Jak ludzie mogą się śmiać, jak psy mogą szczekać, jakby nie wiedziały, że jutro ma się stać coś tak ważnego. Och, żeby to już było po wszystkim, jęczał Walter. Mało spał tej nocy i z trudem zjadł na swe zwykłe śniadanie. Zuzanna jakby na złość nałożyła mu większą niż codziennie porcję owsianki. Pan Hazard był dziś również niezadowolony ze swego ucznia. Flora Meredith siedziała w ławce posępna, a Dan Rees ustawicznie podczas lekcji rysował dziewczynkę przytuloną do głowy koguta i pokazywał swój rysunek wszystkim. Wiadomość o pojedynku rozniosła się szybko. Nic więc dziwnego, że po szkole Dan i Walter... Zastali kilku uczniów i kilka uczennic w szkolnym ogrodzie. Una poszła do domu. Tylko Flora została i zawiązała na ramieniu Waltera błękitną szarfę. Walter był zadowolony, że w gromadzie widzów nie było nikogo z jego rodzeństwa. Widocznie nie dotarła do nich wiadomość o pojedynku i zaraz po lekcjach wrócili do domu. Ze spokojem spoglądał w twarz Dana. W ostatniej chwili cały lęk gdzieś pierzchnął, lecz czuł jeszcze pogardliwą niechęć do walki. Dan był dzisiaj bledszy od Waltera. Wreszcie jeden ze starszych chłopców dał znak i Dan uderzył Waltera w twarz. Walter zachwiał się na chwilę. Wymierzony policzek oszołomił go, lecz po chwili nie czuł już bólu. Nieznane dotychczas uczucie zawładnęło nim całym. Twarz mu się zaczerwieniła, oczy zapłonęły ogniem. Uczniowie szkoły w Glen St. Mary nigdy sobie nie wyobrażali, że Walter może tak wyglądać. Odskoczył kilka kroków w tył i niby dziki tygrys rzucił się na Dana. W walce tej nie stosowano się do żadnych prawideł. Każdy walczył jak chciał, i każdy jak chciał, odpierał atak przeciwnika. Walter bił się z zapałem i z jakąś dziką furią, a Dan z trudem dotrzymywał mu placu. Sama walka trwała niedługo. Walter nie zdawał sobie dokładnie sprawy z tego, co czynił, bo wzrok zasłoniła mu krwawa mgła i zorientował się dopiero, gdy klęczał na powalonym ciele dana, któremu z nosa o zgrozo ciekła krew. Masz już dosyć? indagował przez zaciśnięte zęby. Dan pokornie skinął głową. Moja matka nie pisze bzdur? Nie. Flora Meredith nie jest świniarką? Nie. Ani kogucią matką? Nie. Ja nie jestem tchórzem? Nie. Walter miał ochotę zapytać: a ty jesteś kłamcą? Lecz litość zwyciężyła i nie chciał już więcej upokarzać Dana. Zresztą krew była taka okropna. Możesz pójść, rzekł po namyśle. Rozległy się głośne oklaski chłopców, a kilka dziewcząt płakało. Były przerażone. Już niejednokrotnie widziały, jak uczniowie walczą ze sobą, lecz żaden nie robił tego tak zawzięcie, jak Walter. Myślały, że zabije Dana. Teraz, kiedy wszystko już minęło, poczęły głośno szlochać, z wyjątkiem Flory, która stała podniecona na uboczu. Walter nie czekał na gratulacje. Wybiegł z ogrodu i śpiesznym krokiem począł schodzić z pagórka w stronę doliny tęczy. Nie odczuwał radości zwycięstwa, ale był zadowolony, że spełnił obowiązek i uratował swój honor. Chciał jedynie nie myśleć o krwawiącym nosie Dana. To było takie brzydkie, a Walter kochał piękno. Nagle zdał sobie sprawę, że i on był pokaleczony warga mu spuchła, a jedno oko wyglądało też jakoś nienaturalnie. W Dolinie tęczy zetknął się z panem Meredithem, który wracał z popołudniowej wizyty u panien West. Pastor spojrzał poważnie na chłopaka. Zdaje mi się, że walczyłeś. Tak, proszę pana, rzekł Walter w oczekiwaniu nagany. O cóż to poszło? Dan Rees powiedział, że moja matka pisze bzdury i że Flora jest świniarką, odparł Walter, opuszczając wzrok ku ziemi. Och, miałeś zupełną słuszność, Walter. A więc walka nie jest grzechem, proszę pana? Zapytał Walter ciekawie. Nie zawsze i nieczęsto, ale czasami, czasami nie, odparł John Meredith. Na przykład, gdy kobiety są napastowane, jak w tym wypadku. Ja, Walter, rządzę się tą zasadą, że nie trzeba walczyć, dopóki nie masz tej pewności, żeś powinien. Myślę, żeś zwyciężył. Tak, musiał wszystko cofnąć. Doskonale, doskonale. Nie przypuszczałem, że jesteś taki odważny. Nigdy dotychczas nie walczyłem, rzekł Walter w zamyśleniu. Nie lubiłem walki, a polubiłem ją dopiero w ostatniej chwili. Oczy wielebnego Johna Mereditha zabłysły. A bałeś się trochę z początku? Strasznie się bałem, odparł chłopak szczerze, ale teraz. Już nigdy się nie będę lękał, proszę pana. Strach ma wielkie oczy. Poproszę ojca, żeby mnie zabrał do Lowbridge, żeby mi dentysta usunął ząb. Bardzo słusznie. Strach stwarza większy ból niż ból, którego się boi. Czy wiesz, kto to napisał? Szekspir. Czy istnieje jakieś ludzkie uczucie czy doświadczenie, którego by ten człowiek nie znał? Jak wrócisz do domu, powiedz swej matce, że jestem dumny z ciebie. Walter jednak matce tego nie powtórzył, lecz opowiedział jej o swej całej przygodzie, a ona przyznała mu słuszność, zadowolona z jego odwagi i opatrzyła natychmiast zranioną wargę. Czy wszystkie matki są tak dobre jak ty? Zapytał Walter, obejmując ją. Nie warci jesteśmy ciebie. Panna Kornelia i Zuzanna siedziały w bawialni, gdy Ania zeszła na dół i opowiedziała im całą historię. Słuchały opowiadania z radosnym zainteresowaniem. Szczególnie Zuzanna przejęła się opowieścią o pojedynku. Jestem szczerze zadowolona, że zwyciężył, droga pani doktorowo. Może to mu wreszcie wybije te wiersze z głowy. Nigdy nie znosiłam tego łobuza, Dana Rees. Może by się pani przysunęła do ognia, pani marszałkowo Elliot? Listopadowe wieczory są bardzo chłodne. Dziękuję, Zuzanno. Nie jest mi zimno. Byłam przedtem na plebanii i ogrzałam się, chociaż musiałam wejść do kuchni, bo w żadnym pokoju jeszcze nie palą. Kuchnia sprawia wrażenie bazaru. Wierzajcie mi. Pana Mereditha nie było w domu. Nie wiem, dokąd poszedł, ale mam wrażenie. Że wybrał się do Westów. Wiesz, moja Aniu powiadają, że często tam zachodzi, i ludzie zaczynają już myśleć, że celem tych odwiedzin jest rozalia. Miałby czarującą żonę, gdyby się ożenił z Rozalią, odparła Ania, dorzucając drzewa do ognia. Jest to najmilsza w świecie dziewczyna i należy do rodu Józefa. Rozdział osiemnasty. Mary przynosi złe wiadomości. Mary Vance, którą pani Elliot posłała z poleceniem na plebanie, wracała stamtąd na złoty brzeg przez dolinę tęczy. Miała spędzić całe popołudnie z Nan i Di. Nan i Di wraz z Florą i Uną zbierały żywice z pni sosen przed plebanią, a teraz wszystkie cztery siedziały na przewróconym drzewie nad strumykiem prowadząc ożywioną rozmowę i żując gumę. Co prawda, bliźnięta ze złotego brzegu, zabronione miały rzucie gumy, więc tylko zabawiały się tym w ustronnej dolinie tęczy. Za to Flora i Una żuły gumę ustawicznie w domu i poza domem, ku wielkiemu zgorszeniu całego glen. Podobno florę widziano nawet, jak zabierała się do rzucia gumy kiedyś w kościele, Lecz Jerry zapobiegł temu, udzielając siostrze takiej braterskiej nagany, że już nigdy tego więcej nie robiła. Byłam taka głodna, że nie mogłam się opamiętać, zaprotestowała wówczas. Wiesz przecież, jakie nam dano śniadanie. Trudno było zjeść tę przypaloną owsiankę, więc nic dziwnego, że mój żołądek upomniał się o swoje prawa. Guma trochę pomaga na głód. Zresztą przecież robię to po cichu, więc nikogo nie powinno to obchodzić. Ale w kościele nie wypada rzuć gumy. Upierał się Jerry. Lepiej staraj się, abym cię nie złapał na tym po raz drugi. A ty w zeszłym tygodniu rzułeś gumę na zebraniu kościelnym. Zawołała Flora. To zupełnie co innego. Odparł Jerry z powagą. Zebranie kościelne? Nie odbywało się w niedzielę. Poza tym, siedziałem w kącie i nikt mnie nie widział, podczas gdy ty usiadłaś w pierwszym szeregu ławek. Przy tym, podczas ostatniej pieśni, wyjąłem gumę z ust i przylepiłem ją do ławki, a potem wyszedłem i zupełnie o niej zapomniałem. Nazajutrz wróciłem po nią, lecz już jej nie było. Sądzę, że Rod Warren ją świsnął. A szkoda bo była świetna. Mary Vance szła przez dolinę z głową podniesioną do góry. Miała nowy, błękitny, aksamitny beret z czerwoną różyczką i granatowy płaszcz. Dłonie ukryła w małej futrzanej mówce. Była ogromnie dumna z tego swego stroju i zadowolona z siebie. Włosy miała porządnie uczesane, twarzyczkę zarumienioną, a jasne oczy, błyszczące jak nigdy. Nie sprawiała już teraz wrażenia opuszczonej włóczęgi w łachmanach, którą kiedyś Meredithowie znaleźli w szopie starego Taylora. Una usiłowała przygasić w sobie uczucie zazdrości. Mary miała nowy beret, gdy tymczasem ona i Flora skazane były na noszenie swych starych czapeczek przez całą zimę. Nikt nigdy nie pomyślał, żeby im sprawić coś nowego. One zaś lękały się mówić o tym ojcu, bo na pewno i tak nie miał pieniędzy. Mary wspomniała kiedyś, że wszyscy księża chorują na brak pieniędzy. To też nie mogą sobie pozwolić na żadne nadzwyczajne wydatki. Od tego czasu Flora i Una wolałyby raczej chodzić w łachmanach, niż prosić ojca o kupienie czegoś nowego. Właściwie nie troszczyły się nigdy o swój wygląd zewnętrzny, ale przykro było patrzeć na mery węz tak pięknie ubraną i tak dumnie zadzierającą głowę. Nowa mówka z wiewiórki była naprawdę imponująca. Ani Flora, ani Una nie miały nigdy mufek i zadowalały się zwykłymi rękawiczkami, przeważnie podartymi. Ciotka Marta nie miała czasu na cerowanie, a choć Una usiłowała niektóre rzeczy reperować, jednak nie zawsze to jej się udawało. Nie wiadomo, dlaczego nie mogły odpowiedzieć serdecznie na ukłon Mary, lecz Mary tego nie zauważyła. Nie była na tym punkcie zbytnio wrażliwa. Swobodnie usiadła na przewróconym pniu i położyła mówkę na kolanach. Una zauważyła że mówka była podbita czerwoną satyną i wykończona czerwonymi chwaścikami. Spojrzała na swoje zaczerwienione ręce i poczęła się zastanawiać, czy kiedykolwiek będzie miała możliwość włożyć je do takiej ciepłej mówki. – Dajcie no gumy – rzekła Mary swobodnie. Nandi i Flora jednocześnie wyjęły po kawałku gumy z kieszeni i podały Mary. Una siedziała w milczeniu. Miała w kieszeni aż cztery kawałki, ale z jakiej racji miała je oddać Mary Vance? Niech Mary sama się o gumę postara. Ludzie posiadający mówki nie powinni nic więcej żądać od świata. Śliczny dzień, prawda? Powiedziała Mary wyciągając nogi, prawdopodobnie dlatego, aby pokazać swe nowe buciki. Una podwinęła nogi pod siebie. W jednym trzewiku była dziura. Poza tym obydwa były już porządnie zniszczone. Ale to przecież najlepsze obuwie, jakie posiadała. Ach, ta Mary Vance, Dlaczego nie pozostawili jej wtedy w starej szopie? Una nigdy nie czuła się źle z tego powodu, że bliźniaczki ze Złotego Brzegu lepiej były ubrane niż ona i Flora. Nosiły swe piękne sukienki z obojętną dystynkcją i zdawały się nigdy o nich nie myśleć. W każdym razie, strojem swym nie upokarzały innych, biedniej ubranych. Ale gdy Mary Vance ubrała się przyzwoicie, to każdemu dała to odczuć. Siedząc w blasku słonecznego grudniowego popołudnia. Ona była do głębi rozżalona i zastanawiała się nad tym, co właściwie z jej ubrania wyglądało jeszcze jako tako. Czy obcisły żakiet, noszony już przez trzy zimy, czy rozdarta spódniczka i buty, których się tak wstydziła? Oczywiście Mary składała wizyty, a ona nie, ale gdyby nawet zdarzyła się okazja, nie miałaby i tak nic lepszego do włożenia. Doskonała guma. W przystani czterech wiatrów nie można takiej dostać, rzekła Mary. Czasami tęsknię za gumą. Pani Elliot nigdy by mi na to nie pozwoliła. Mówi, że dla kobiety to nie wypada. Una, co ci się stało? Dlaczego się nie odzywasz? Ugryzłaś się w język? Nie, odparła Una, nie mogąc oderwać zachwyconego wzroku od wiewiórczej mówki. Mary pochyliła się, podniosła mówkę i cisnęła ją na kolana Uny. Schowaj ręce na chwilę, rozkazała. Masz strasznie czerwone. Powiedzcie, niepiękna mówka? Pani Eliot podarowała mi ją w zeszłym tygodniu na urodziny. Na gwiazdkę mam dostać kołnierz. Słyszałam, jak mówiła o tym do pana Eliota. Pani Elliot jest dla ciebie bardzo dobra, zauważyła Flora. Żebyście wiedziały, i ja jestem dobra dla niej, odparła Mary, i staram się dogodzić jej pod każdym względem. Jesteśmy dla siebie jak stworzone. Nie każdy by sobie dał z nią radę, jak ja. Jest straszną pedantką, ale i ja też, więc rozumiemy się jakoś. Mówiłam ci, że bić cię nigdy nie będzie. To prawda. Nawet palca nigdy na mnie nie podniosła, a ja ani razu jej nie skłamałam, ani razu. Czasami krzyczy, ale to po mnie spływa, jak woda po gęsi. Una, podoba ci się mówka? Dlaczego nie schowasz rąk? Una położyła mówkę na pniu. Nie jest mi zimno, dziękuję ci, rzekła sztywno. Jak ci się podoba, mnie tam wszystko jedno. Wiecie, Stara Kitty Davis wróciła na łono kościoła, potulna jak baranek, i nikt nie wie dlaczego. Wszyscy mówią, że to Flora nawróciła Normana Daglasa. Gospodyni jego opowiadała, żeś poszła tam i dałaś mu porządną nauczkę, prawda to? Poszłam i poprosiłam, żeby wrócił do kościoła, rzekła Flora, nieco zmieszana. Patrzcie, państwo, zawołała Mary z uznaniem. Ja bym się na to nie zdobyła. Pani Wilson opowiadała, żeście się strasznie kłócili, ale ty go wreszcie przekonałaś i potem nie mógł od ciebie oczu oderwać. Słuchaj, czy ojciec wasz będzie jutro odprawiał nabożeństwo? Nie, ma go zastąpić pan Perry z Charlottetown. Ojciec wyjechał dziś rano do miasta, a pan Perry ma przyjechać wieczorem. Czułam, że coś jest w powietrzu, Chociaż stara Marta nie chciała mi nic powiedzieć. Wiedziałam, że bez powodu nie zabijałaby koguta. Koguta? O jakim kogucie mówisz? zawołała Flora, blednąc nagle. Nie wiem jaki kogut. Nie widziałam go. Jak odbierała masło, które przyniosłam od pani Elliot, powiedziała, że musi zabić koguta na jutrzejszy obiad. Flora zerwała się z pnia. To na pewno Adam, nie mamy innego koguta. Zabiła Adama. Uspokój się, Marta mówiła, że rzeźnik nie będzie miał mięsa w tym tygodniu, a wszystkie kury są za chude na zabicie. Jeżeli zabiła Adama, Flora biegła szybko w kierunku podwórka. Mary wzruszyła ramionami. Oszaleje biedaczka. Tak lubiła tego Adama. Powinien był już pójść do garnka od dawna, bo teraz będzie twardy jak podeszwa. Nie chciałabym w tej chwili być w skórze marty. Flora aż zbladła z gniewu. Una może byś poszła za nią i uspokoiła ją trochę. Mary oddaliła się już nieco z dziewczynkami Blajtów, gdy nagle una zawróciła i podbiegła do niej. Masz tu kawałek gumy, Mary. Rzekła drżącym głosem podając wszystkie cztery kawałki. Bardzo się cieszę, że masz taką ładną mówkę. Dziękuję ci, rzekła Mary nieco zaskoczona, po czym, gdy una odeszła, zwróciła się do towarzyszek. Czy to nie dziwne stworzenie? Ale zawsze mówiłam, że ma dobre serce. Rozdział dziewiętnasty. Biedny Adam. Gdy una weszła do mieszkania, Flora leżała na łóżku z twarzą ukrytą w poduszkach. Ciotka Marta zabiła Adama. Leżał teraz na wielkim półmisku w spiżarni, odarty z pięknych swych piórek. Ciotka Marta nie współczuła nawet Florze. Musieliśmy przecież mieć coś na obiad dla tego obcego pastora rzekła. Za duża jesteś, żeby robić takie awantury o jednego starego koguta. Prędzej czy później trzeba było go zabić. Powiem o wszystkim ojcu, jak wróci do domu, szlochała Flora. Lepiej nie zawracałabyś głowy swemu biednemu ojcu. On ma i tak dosyć zmartwień. Zresztą ja jestem tu gospodynią. Adam był mój, pani Johnson mi go dała. Nie wolno go było dotykać. Krzyczała Flora: Nie wrzeszcz tak, kogut jest już zabity i koniec. Nie mogę przecież obcemu pastorowi dać na obiad zimnej baraniny. Mnie inaczej wychowano. Flora tego wieczoru nie zeszła na kolację, a nazajutrz rano nie poszła do kościoła, lecz na obiad zjawiła się przy stole z oczami spuchniętymi od płaczu. Wielebny James Perry. Miał gładko wygoloną, zarumienioną twarz, sterczące siwe wąsiki, krzaczaste brwi i błyszczącą łysinę. Zaprawdę nie był przystojny i był nudną, pompatyczną osobistością. Lecz, choćby wyglądał jak Archanioł Michał i przemawiał anielskim językiem, Flora i tak na pewno by go znienawidziła. Uroczyście krajał biednego Adama swymi małymi, pulchnymi rączkami z połyskującym brylantem na palcu. Przez cały czas tej ceremonii czynił jowialne uwagi. Jerry i Karolek zanosili się od śmiechu i nawet Una uśmiechała się blado, sądząc, że tego wymaga grzeczność. Tylko Flora siedziała ponura. Wielebny James Perry pomyślał, że jest źle wychowana w pewnej chwili, gdy zwrócił się z uwagą do Jerego, Flora bezczelnie mu zaprzeczyła. Wieletny James Perry zmarszczył swe krzaczaste brwi i spojrzał w jej stronę. Małe dziewczynki nie powinny przerywać, rzekł, i nie powinny przeczyć ludziom starszym, którzy wiedzą o wiele więcej od nich. Słowa te wprowadziły Florę w jeszcze gorszy humor. Ją nazwać małą dziewczynką, jakby nie była o wiele większa od Rilli Blyde ze Złotego Brzegu. I to było nie do zniesienia. A jak ten szkaradny pan pery jadł. Gryzł nawet kostki biednego Adama. Flora i Una nie tknęły ani kawałka, a na chłopców patrzyły jak na ludożerców. Flora czuła, że jeżeli ceremonia obiadu potrwa dłużej, to w końcu zerwie się z krzesła i rzuci coś ciężkiego w błyszczącą łysinę pana Pery. Na szczęście pan Pery skonstatował, że jabłeczny tort ciotki Marty jest za twardy nawet na jego zęby i obiad się skończył po dłuższej, uroczystej, dziękczynnej modlitwie pobożnego pastora. Pan Bóg na pewno nie chciał uraczyć cię biednym Adamem. Mruknęła flora pod nosem. Chłopcy w chwilę potem wybiegli na dwór. Una poszła do kuchni, aby pomóc ciotce Marcie w zmywaniu talerzy, flora zaś przeniosła się do gabinetu, gdzie na kominku płonął wesoły ogień. Była pewna, że umknie tu od znienawidzonego pana Pery, który zdradzał ochotę ucięcia krótkiej drzemki w swoim pokoju ale gdy tylko zdążyła usadowić się w kącie z książką, nagle gość wszedł do gabinetu, stanął przed ogniem i począł wyrażać swe niezadowolenie. Książki twego ojca są trochę za poważne dla ciebie, moja mała dziewczynko, rzekł z naganą. Flora zaszyła się jeszcze głębiej w kąt fotela i nie odpowiedziała ani słowem. Z kimś takim nie miała zamiaru rozmawiać. Powinnaś je tylko trzymać w porządku, ciągnął dalej pan Pery, bawiąc się piękną dewiską od zegarka i uśmiechając się ojcowsko do Flory. Jesteś już dosyć duża, aby podołać twym obowiązkom. Moja córeczka ma dopiero dziesięć lat, a jest już świetną gospodynią i w wielu wypadkach wyręcza swą matkę. Miłe z niej dziecko, chciałbym, żebyś ją poznała. Mogłaby ci pomóc pod wielu względami. Oczywiście ty masz na to swe usprawiedliwienie, że pozbawiona jesteś opieki matczynej. Smutny los. Bardzo smutny. Kilkakrotnie mówiłem o tym z twym ojcem i wskazywałem mu jego obowiązki, lecz zazwyczaj bez rezultatu. Uważam, że powinien się zbudzić do rzeczywistości, żeby potem nie było za późno. Tymczasem tyś powinna starać się zająć miejsce swej nieboszczki matki. Powinnaś usiłować wywrzeć wpływ na swych braci i małą siostrzyczkę. Powinnaś być dla nich troskliwą matką. Lękam się, że nigdy ci to na myśl nie przychodzi. Moje drogie dziecko, pozwól otworzyć sobie na to oczy. Monotonny głos pana Pery stawał się coraz mocniejszy. Był w swoim żywiole. Nic nie sprawiało mu takiej satysfakcji, jak nauczanie i strofowanie nieletnich. Nie miał zamiaru zamilknąć i nie zamilkł. Stał przed ogniem na dywanie, z nogą zgiętą nieco i wylewał z siebie potok wzniosłych słów. Flora nie słyszała ani jednego wyrazu, nie słuchała w ogóle, co mówił, lecz obserwowała jego długi, czarny surdut, z błyskiem zadowolenia w oczach. Pan Pery stał bardzo blisko ognia. Poły jego surduta zaczęły skwierczeć. Surdut się palił. On jednak zajęty był tylko tym, co sam mówił. Surdut począł dymić coraz obficiej. Maleńka iskierka strunęła z rozpalonej głowni i przysiadła na surducie. Wreszcie rozgorzała jasnym płomieniem. Flora nie wytrzymała już dłużej i wybuchnęła nagle głośnym chichotem. Pan Pery zamilkł, rozgniewany tą impertynencją. Nagle zorientował się, że pokój jest przesiąknięty wonią spalenizny. Rozejrzał się dookoła, lecz nic nie dostrzegł. Wreszcie sięgnął dłonią do poły surduta i cofnął rękę natychmiast. W surducie wypalona już była duża dziura, a przecież ubranie było zupełnie nowe. Włożył je po raz pierwszy. Flora wybuchnęła jeszcze głośniejszym śmiechem na widok jego dziwnej pozy i panicznego przerażenia. Czy nie widziałaś, że mój surdut się pali? Zawołał gniewnie. Owszem, proszę pana odparła Flora z niewinną minką. Dlaczego mi nie powiedziałaś? indagował spoglądając na nią groźnie. Sam pan mówił, że nie wolno przerywać starszym, proszę pana, rzekła Flora jeszcze bardziej niewinnie. Gdybym był twoim ojcem, dałbym ci taką nauczkę, że popamiętałabyś ją przez całe życie. Zawołał z wściekłością, wybiegając z gabinetu. Surdut pana Meredita. Nie pasował do figury pana Pery, więc musiał udać się na nabożeństwo w swoim własnym, spalonym surducie. Nigdy już potem nie chciał zastąpić pana Meredita i nawymyślał mu siarczyście, gdy nazajutrz spotkali się na stacji. Tylko Flora miała prawdziwą satysfakcję. Biedny Adam był pomszczony. Rozdział 20. Flora zawiera przyjaźń. Następny dzień w szkole był bardzo przykry dla Flory. Mary Vance opowiedziała uczniom historię o biednym, zarżniętym Adamie i wszyscy z wyjątkiem Blightów śmiali się do rozpuku. Dziewczynki, chichocząc po cichu, wyrażały Florze co prawda swoje współczucie, za to chłopcy pisali do niej pełne ironii, liściki kondolencyjne. Nieszczęśliwa Flora Wróciła do domu przygnębiona i rozżalona na kolegów. Muszę pójść na złoty brzeg i opowiedzieć wszystko pani Blajt, szlochała. Ona na pewno śmiać się ze mnie nie będzie, jak inni. Muszę wygadać się przed kimś, kto mnie zrozumie i wyczuje. Szybkim krokiem biegła wzdłuż doliny tęczy, która podczas ostatniej nocy zupełnie zmieniła swój wygląd. Przed kilku godzinami spadł śnieg, pokrywając delikatnym puszkiem gałęzie drzew śniących o dalekiej wiośnie. Małe pagórki sterczały teraz nago ku niebu, porośnięte drzewami odartymi z liści. Purpurowy blask zachodzącego słońca zdawał się okrywać ostatnimi pocałunkami ziemię. Ze wszystkich zakątków glen dolina tęczy, Posiadała w tej chwili czar najbardziej przemożny, lecz piękna tego zrozpaczona flora nie widziała. Tuż nad strumykiem natknęła się nagle na pannę Rosalię West, siedzącą na grubym pniu drzewa. Wracała ze złotego brzegu do domu po skończonej lekcji muzyki z bliźniaczkami. Zatrzymała się na chwilę w Dolinie tęczy, podziwiając jej biel nieskalaną i tonąc w marzeniach. Sądząc z wyrazu jej twarzy, marzenia te musiały być dość przyjemne, a może delikatny dźwięk dzwoneczków zawieszonych opodal trójki kochanków wywołał ten pogodny uśmiech na jej twarzy. Możliwe również, że uśmiech ten spowodowały częste wizyty Johna Mereditha w szarym staroświeckim domu na wzgórzu. Flora zatrzymała się nagle na widok panny West. Zbyt dobrze jej nie znała, ale zazwyczaj zamieniała z nią kilka słów przy spotkaniu. W tej chwili nie miała ochoty widzieć się z nikim z wyjątkiem pani Blythe. Wiedziała, że oczy ma zaczerwienione od płaczu, więc lepiej, żeby nikt obcy tego nie zauważył. – Dobry wieczór, pani West – rzekła niechętnie. – Co się stało, Floro? – zapytała łagodnie Rozalia. – Nic odparła flora krótko och uśmiechnęła się rozalia prawdopodobnie nic takiego co byś mogła komukolwiek powiedzieć prawda flora spojrzała na pannę west z nagłym zainteresowaniem widocznie rozalia potrafiła ból ludzki zrozumieć a jaka była śliczna jak pięknie połyskiwały jej złociste włosy jak świeżo rumieniły się jej policzki jakie Błękitne były jej oczy. Flora uczuła, że panna West mogłaby być bardzo miłą przyjaciółką, gdyby nie była dla niej zupełnie obcą kobietą. Idę właśnie opowiedzieć wszystko pani Blythe — rzekła Flora. Ona potrafi mnie zrozumieć. Nigdy się nie wyśmiewa. To też zawsze opowiada mi wszystko, jak mam tylko jakieś zmartwienie, to pomaga. Bardzo mi przykro, kochanie, ale muszę ci powiedzieć, że pani Blight nie ma w domu, rzekła z miłym uśmiechem panna West. Wyjechała dzisiaj do Avonlea i ma wrócić dopiero w końcu tygodnia wargi Flory zadrżały. Więc właściwie mogę pójść sobie do domu, rzekła zrezygnowana. Przypuszczam. Chyba, że ja w tym wypadku mogłabym panią Blight zastąpić, zauważyła panna Rosalia łagodnie. Zwierzanie się komuś ze swych zmartwień sprawia wielką ulgę. Nie wiem, czy potrafię cię tak zrozumieć jak pani Blythe, lecz przyrzekam ci, śmiać się nie będę. Może na zewnątrz, zawahała się Flora, ale w duchu na pewno. Nie, przypuszczam, że nie ma powodu do śmiechu. Nigdy nie śmieszą mnie ludzkie zmartwienia. Jeżeli zechcesz opowiedzieć mi, jaka cię przykrość spotkała... Chętnie i uważnie wysłucham. Ale może nie masz do mnie zaufania to lepiej nie mów kochanie. Flora spojrzała poważnie w oczy Panny West. Wzrok panny Rozali był bardzo poważny, nie było w nim śladu uśmiechu. Z głębokim westchnieniem dziewczynka przysiadła na pniu obok swej nowej przyjaciółki i opowiedziała jej o tragicznym losie ukochanego Adama. Rozalia wysłuchała opowieści z uwagą. Widocznie rozumiała i współczuła Florze. Przyjęła to prawie w taki sam sposób jak pani Blythe, istotnie tak samo serdecznie. – Pan Perry jest księdzem, ale powinien być rzeźnikiem – zawołała Flora z goryczą. Z taką satysfakcją krajał nieszczęsnego koguta. Jadł go potem z takim apetytem, jakby to wcale nie był mój ukochany Adam – – Mówiąc między nami, Floro, i ja nie czuję zbytniej sympatii do pana Pery, – rzekła Rosalia, uśmiechając się blado. – Na pewno śmieje się z pana Pery, nie z Adama – pomyślała Flora. – Nigdy go nie lubiłam. Chodziłam z nim kiedyś razem do szkoły, bo, jak ci wiadomo, pan Pery pochodzi z Glen i już wtedy był dostatecznie przemądrzały. Żadna z dziewcząt wówczas nie darzyła go zbytnią sympatią, ale należy wziąć pod uwagę, kochanie, że on właściwie nie wiedział nic o tym, że Adam był twoim ulubieńcem. Przypuszczał, że kraje pierwszego lepszego koguta. Musimy być sprawiedliwi, chociażbyśmy byli najbardziej zrozpaczeni. I ja tak myślę, przyznała Flora, ale. Dlaczego wszyscy śmieją się z tego, że tak bardzo byłam przywiązana do Adama? Gdyby Adam był starym, obrzydliwym kotem, nikt by się temu nie dziwił. Jak kociakowi ludki Warren obcięto się kierą nogi, każdy wyrażał jej swe współczucie. Przez dwa dni płakała w szkole i nikt jej nie dokuczał, nawet Dan Rees. Wszyscy koledzy poszli na pogrzeb i pomagali jej kota zakopać. Tylko nie mogli zagrzebać jego łapek, bo gdzieś się zawieruszyły. Oczywiście to było naprawdę bardzo przykre, ale niech pani sobie wyobrazi, jak okropnie jest patrzeć, gdy ktoś zjada ulubieńca. Mimo to jednak wszyscy mi dokuczają i śmieją się z mojej rozpaczy. Pewnie dlatego, że sam wyraz kogut jest bardzo śmieszny, tłumaczyła Rosalia. Co innego, gdy się mówi kurcze. To nie jest takie komiczne słowo. Adam był najmilszym moim kurczęciem, pani West. Przychodził zawsze do mnie i jadł z ręki. Przy tym był bardzo ładny, biały jak śnieg, z długim, ślicznym ogonem, chociaż Mary Wenz zawsze utrzymywała, że ogon ma za krótki. Wiedział jak się nazywa i za każdym razem biegł do mnie, gdy go wołałam. To był bardzo inteligentny kogut. – Ciotka Marta nie miała prawa go zabijać, on należał do mnie, nie miała racji, prawda pani West? Oczywiście, odparła z przekonaniem Rosalia. Bezwarunkowo nie miała racji. Pamiętam, że jak byłam małą dziewczynką, również miałam ukochaną kurę. Była bardzo ładna, a piórka jej połyskiwały w słońcu jak złoto. Bardzo ją kochałam. Nikt by nie odważył się jej zabić. I sama potem zdechła ze starości. Matka moja nie tknęłaby jej, bo wiedziała, że ją bardzo kocham. Gdyby moja mama żyła, na pewno by nie pozwoliła zarnąć Adama, rzekła Flora. Ojciec też by się gniewał, gdyby był w domu. Na pewno nie pozwoliłby, prawda, pani West? Jestem pewna, odparła Rosalia. Policzki jej spłonęły delikatnym rumieńcem. Lecz Flora tego nie zauważyła. Czy bardzo brzydko było z mojej strony, że nie powiedziałam panu Pery o tym, że mu się surdut palił? Zapytała niespokojnie. O, bardzo brzydko, odparła Rosalia, patrząc na nią figlarnie. Ale ja bym tak samo uczyniła i wątpię, czy miałabym z tego powodu później wyrzuty sumienia. Una twierdzi, że powinnam go była ostrzec, bo to przecież ksiądz. Kochanie, jeżeli ksiądz nie jest dżentelmenem, nie mamy żadnego obowiązku otaczać go szacunkiem. Ja tam byłabym również zadowolona, gdybym mogła zobaczyć przypalony surdut pana Pery. Musiał to być strasznie zabawny widok. Obydwie wybuchnęły śmiechem, lecz Flora zaraz głęboko westchnęła. Mimo wszystko Adam nie żyje, a ja już nigdy żadnego stworzenia nie pokocham. Nie mów tak. Życie nie miałoby dla nas wartości, gdybyśmy nie potrafili kochać. Im mocniej kochamy, tym życie nasze jest bogatsze, nawet jeśli darzymy uczuciem małego, nierozumnego koguta. Chciałabyś mieć kanarka, Floro? Jeśli chcesz, to ci podaruję. Mamy aż dwa w domu. O, bardzo bym chciała, zawołała Flora. Ogromnie lubię ptaki. Tylko czy nie zjadłby go kot ciotki Marty? Tak przykro patrzeć, jak ktoś zjada ukochane stworzenie. Po raz drugi bym tego nie przeżyła. Jeżeli powiesisz klatkę z daleka od ściany, to kot się do niej nie dostanie. Nauczę cię, jak masz opiekować się kanarkiem, i następnym razem przyniosę ci go na złoty brzeg. W tej samej chwili, panna Rosalia pomyślała w duchu, Nowe plotki będą krążyły po glen, ale nic mnie to nie obchodzi. Muszę uspokoić to małe, zranione serduszko. Flora istotnie była już teraz spokojniejsza. Współczucie i zrozumienie ukoiło jej ból. Obydwie z panną Rozalią siedziały na przewróconym pniu drzewa, spoglądając na białą dolinę, aż wreszcie pierwsza gwiazda zabłysnęła na niebie ponad kępą klonów. Flora Opowiedziała o swych nadziejach, radościach i smutkach. Opowiedziała o życiu na plebanii i o przygodach w szkole. Gdy się rozstawały, były już serdecznie z sobą zaprzyjaźnione. Pan Meredith jak zwykle siedział w zamyśleniu przy kolacji, lecz nagle wypowiedziane głośno imię przywołało go do rzeczywistości. Flora opowiadała Unię o swym spotkaniu z Rosalią. Nie masz pojęcia, jaka ona miła, entuzjazmowała się. Podobna trochę do pani Blight, a jednak zupełnie inna. Miałam ochotę objąć ją i wycałować. Mówiła do mnie kochanie. Mogła mi powiedzieć wszystko, co mi leży na duszy. Więc podoba ci się panna West, Florciu? Zapytał pan Meredith zmienionym głosem. Kocham ją, zawołała Flora. Ach. Westchnął pan Meredith głęboko. Rozdział 21. Wyznanie John Meredith szedł w zamyśleniu Doliną tęczy, stąpając niepewnie Po śnieżnym kobiercu. Wierzchołki wzgórz ponad doliną Połyskiwały srebrnym blaskiem księżyca. W gałęziach iglastych drzew Jakąś dziką pieśń zawodził wieczorny wiatr. Dzieci pastora i dzieci blajtów wybrały się nad staw pokryty szklistą taflą lodu. Bawiły się widocznie doskonale, bo wesołe głosy i radosne śmiechy dobiegały aż do doliny, zamierając w kępach pobliskich drzew, poprzez konary ośnieżonych klonów przeświecały jasne okna złotego brzegu. Jakby zapraszając gościnnie przechodniów do domu, w którym panowała miłość, radość życia i pełnia zrozumienia tych wszystkich, którzy cierpieli. Pan Meredith lubił spędzać zimowe wieczory na pogawędce z doktorem przy płonącym kominku, na którym bezustannie czuwały ustawione chińskie pieski. Lecz dzisiaj jakoś nie patrzał w tę stronę. Od zachodu spoglądało ku niebu. Również pewne światełko, którego w tej chwili bardziej pociągało. Pan Meredith szedł w odwiedziny do Rosali West i zamierzał jej wyznać to, co w sercu jego rozkwitło bujnie po dłuższych rozmyślaniach. Właśnie tego wieczoru, kiedy Flora wyraziła swoją sympatię dla nowej przyjaciółki. Zdał sobie wówczas sprawę, że Rosalia nie była mu obojętna, nie było to takie samo uczucie, jakie żywił dla Cecylii. Prawdziwa miłość zgasła w jego sercu na zawsze i nigdy już wrócić nie miała. Rosalia jednak była miła, posiadała dużo uroku i stała się mu nagle bardzo droga. Potrafiła być nieocenionym towarzyszem. Przy jej boku pan Meredith czuł się zupełnie szczęśliwy. Orientował się przy tym, że byłaby dla niej najbardziej odpowiednią żoną i najczulszą matką dla jego dzieci. Rosalia West stanęła na drodze jego życia owego jesiennego wieczoru, kiedy najmniej myślał o orzenku. Byli sobie zupełnie obcy, a jednak po godzinnej rozmowie uścisnęli sobie dłonie jak serdeczni przyjaciele. Znał ją teraz lepiej od innych kobiet, które spotykał często i widywał od dawna. Gdy szedł tak zasypaną śniegiem ścieżką, przemknęły tuż przed nim małe saneczki, i trzy pary błyszczących oczu spojrzały w jego stronę. Długie loki flory powiewały na wietrze jej wesoły śmiech dźwięczał w czystym wieczornym powietrzu john meredith przez chwilę spoglądał za córką z czułością był zadowolony że jego dzieci zyskały przyjaciół w młodych blightach radował się że opiekowała się nimi taka mądra wesoła i tkliwa kobieta jaką była pani blight lecz dzieciom trzeba było czegoś więcej a miałyby to wszystko Gdyby Rosalia West zamieszkała na plebanii. Zazwyczaj sobotnie wieczory poświęcał pastor przygotowaniu niedzielnego kazania, lecz dzisiaj chciał skorzystać z nieobecności Heleny West i złożyć wizytę jej siostrze. Tylko raz jeden był sam na sam z Rosalią, bo potem Helena zawsze im towarzyszyła. Właściwie nie przeszkadzała mu wcale, polubił ją bardzo i zaprzyjaźnili się ogromnie. Helena posiadała prawdziwie męski umysł i dużo poczucia humoru, i rozmowy z nią sprawiały pastorowi wielką satysfakcję. Interesowała się nawet polityką i światowymi wynalazkami. Sam doktor Blight nie wykazywał większej znajomości rzeczy pod tym względem. Jak długo się żyje, trzeba się wszystkim interesować, mawiała. Inaczej nie ma różnicy między żywymi a umarłymi. Pan Meredith lubił sympatyczny, głęboki głos Heleny, lubił jej serdeczny śmiech i dobrze opowiadane anegdotki. Nigdy nie czyniła mu żadnych uwag na temat wychowania dzieci, jak to zwykły robić wszystkie niemal niewiasty w Glen. Nigdy nie nudziła go miejscowymi plotkami, nie była złośliwa ani małoduszna, była zawsze ogromnie szczera. Pan Meredith który nauczył się od panny Korneli klasyfikowania ludzi, doszedł do wniosku, że Helena należała do tych, którzy znają Józefa. Była wymarzonym typem na szwagierkę. Lecz rzecz oczywista, że wolał nie przy niej wyznawać swą miłość Rosali. Podczas jego wizyt Helena prawie nigdy nie wychodziła z pokoju, chociaż nie zawsze wtrącała się do rozmowy. Siedziała przeważnie przy kominku z ukochanym swym Georgem na kolanach i przysłuchiwała się gawędzie rozali z Panem Meredithem. Często śpiewali głośno lub czytali książki, często również zapominali o obecności Heleny. Lecz za każdym razem, z chwilą, gdy rozmowa przybierała bardziej intymny charakter. Helena mroziła ich nagle jakimś trzeźwym słowem i Rosalia traciła już humor na resztę wieczoru. Trudno jednak zapobiec subtelnej mowie uśmiechów i spojrzeń i wymownego milczenia, choćby czuwał najgroźniejszy ze smoków. Nic więc dziwnego, że to, co nie zostało wypowiedziane słowami, zarówno pan Meredith, jak i Rosalia rozumieli doskonale i zapadło im głęboko w serca. Jeżeli jednak chodziło o szczere wyznanie, to mogło ono mieć miejsce tylko wtedy, gdy Heleny nie było w domu. A tak rzadko dom opuszczała, tym bardziej zimą. Najlepiej się czuła w obszernym, bawialnym pokoju, przy kominku. Lubiła towarzystwo, lecz najchętniej przyjmowała gości w domu. Pan Meredith niejednokrotnie myślał już o tym, że będzie musiał napisać do Rosali to wszystko, co chciał jej powiedzieć, gdy nagle pewnego wieczoru Helena zapowiedziała, że wybiera się na srebrne wesele w sobotę. Przed 25 laty była druhną na ślubie, a ponieważ szczęśliwi małżonkowie zapraszali tylko dawnych swych przyjaciół, więc Rosalia zaproszenia nie otrzymała. Na wieść o srebrnym weselu panu Meredithowi zabłysły oczy radośnie. Helena i Rozalia zauważyły to i obydwie były pewne, że pan Meredith w sobotę wieczorem wyzyska okazję i złoży wizytę w Szarym Domu Westów. Niechaj już będzie po wszystkim, George. Zwierzyła się Helena czarnemu kotu po wyjściu pana Mereditha i po udaniu się rozali do jej pokoju. Jestem pewna, że się jej oświadczy, niech się dowie jak najprędzej, że z tego nic nie będzie. Wiem, że ona chętnie przyjęłaby jego propozycję, lecz przysięgła i przysięgi z pewnością dotrzyma. Przykro mi, co prawda, George, chciałabym mieć właśnie takiego szwagra. Nie mam nic przeciwko niemu, z wyjątkiem tego, że nie widzi, jak Kaiser zagraża bezpieczeństwu Europy. To jego słaba strona. Ale jest doskonałym towarzyszem i polubiłam go. John Meredith jest jedynym mężczyzną, który potrafi zrozumieć kobietę. Ale Rosalia nie zostanie jego żoną. Przypuszczam, że po odmowie przestanie do nas przychodzić. Utracimy go obydwie, George. Przykre to będzie, bardzo przykre dla mnie. Ale przysięga musi zostać przysięgą. Twarz Heleny była prawie brzydka w tej chwili. Na górze w małym pokoiku Rosalia płakała cicho z twarzą wtuloną w poduszkę. Tak więc pan Meredith zastał swą wybrankę samą, wyglądającą jeszcze piękniej niż zwykle. Rozalia nie ubrała się specjalnie na tę wizytę. Początkowo chciała to zrobić, ale wydało jej się niedorzecznością wystroić się dla mężczyzny, którego oświadczyny ma się odrzucić. Nosiła codzienną swą ciemną sukienkę, która dodawała jej jeszcze uroku. Policzki miała zaróżowione, a błękitne jej oczy płonęły wewnętrznym ogniem. Pragnęła teraz nade wszystko, aby odszedł. Przez cały dzień z dziwnym lękiem oczekiwała tej wizyty. Była pewna, że John Meredith dzisiaj właśnie wyzna jej swą miłość, choć wiedziała, że nie darzy jej takim uczuciem, jakim darzył pierwszą swą żonę. Wiedziała również, że jej odmowa rozczaruje go po trosze, lecz nie zrani mu serca. Wolałaby jednak nie doprowadzać do ostateczności, chociażby ze względu na samą siebie. Zdawała sobie sprawę, że mogłaby kochać Johna Mereditha, gdyby oczywiście droga do szczęścia stała przed nią otworem. Zdawała sobie również sprawę, że byłaby przy jego boku szczęśliwa i jemu potrafiłaby dać szczęście. Niestety, droga do szczęścia była zamknięta, odgrodzona nieustępliwą bramą przysięgi, którą złożyła przed laty Helenia. Rosalia nie pamiętała swego ojca umarł, gdy miała zaledwie trzy lata. Helena, mając już wtedy lat 13, wspominała go często, lecz wspomnienia te pozbawione były wszelkiego uczucia. Stary pan West był człowiekiem srogim i niezbyt mile odnosił się do swej pięknej młodej żony. W pięć lat po jego śmierci umarł również ich brat w wieku lat dwunastu. Od tego czasu Dziewczęta pozostawały pod opieką matki. Nie udzielały się zbytnio towarzystwu, chociaż wszędzie witane były radośnie. Obydwie w dziewczęcych latach przeżyły tak zwane rozczarowanie. Fale morskie zabrały ukochanego rozali, a Norman Douglas, przystojny wówczas młodzieniec, dla jakiejś błahej sprzeczki, rozstał się z Heleną i ożenił z kobietą, której nie kochał. Po... Marcinie i Normanie zjawiło się jeszcze kilku kandydatów ubiegających się o względy panien West, lecz żaden jakoś nie miał szczęścia. Obydwie poświęciły się dla matki, złożonej chroniczną niemocą. Stworzyły sobie życie ciche w gronie domowym i były z niego zupełnie zadowolone. Śmierć pani West. Która nastąpiła akurat w 25. rocznicę urodzin Rosali, przejęła obie dziewczyny prawdziwym smutkiem. Zostały zupełnie same. Szczególnie samotność tę odczuła Helena, która tak rozstroiła sobie nerwy, że całymi dniami płakała i nikt jej uspokoić nie mógł. Stary doktor z Lowbridge powiedział Rosali, że lęka się nawet, iż Helena wpaść może w nieuleczalną melancholię. Pewnego dnia, gdy Helena siedziała w milczeniu, odmawiając nawet przyjmowania pokarmów, Rosalia uklękła przy niej i czule objęła ją ramieniem. Heleno, przecież masz jeszcze mnie, szeptała serdecznie. Czyż jestem dla ciebie już niczym? Wszak zawsze będziemy razem! Będziesz przy mnie do czasu, odparła Helena. Potem wyjdziesz za mąż, odejdziesz ode mnie. Zostanę zupełnie sama. Nie mogę znieść tej myśli, wolałabym raczej umrzeć. Nigdy nie wyjdę za mąż, Heleno, nigdy, zawołała Rosalia. Helena pochyliła się i z powagą spojrzała w błękitne oczy siostry. "Możesz mi to uroczyście przysiąc?" zapytała. "Przysięgnij na Biblię," Na pamięć naszej matki! Rosalia przysięgła, aby tylko ukoić ból heleny. Zresztą jakie to miało znaczenie? Wiedziała, że nigdy nie zatęskni za małżeństwem. Miłość jej pochłonęły fale morskie wraz z Marcinem Crawfordem. A nie kochając nie mogła poślubić żadnego mężczyzny. Przysięgła więc ochoczo, choć Helena przyjmowała tę przysięgę z pewną bojaźnią, skrzyżowały dłonie na Biblii w dawnym pokoju matki i obydwie przysięgły, że nigdy nie wyjdą za mąż i że zawsze pozostaną ze sobą razem. Stan zdrowia Heleny od tej chwili z każdym dniem się poprawiał. Wkrótce odzyskała swą dawną równowagę i humor. Przez dziesięć lat obydwie z Rosalią były szczęśliwe, nie myśląc zupełnie o małżeństwie. Helena przez cały ten czas nigdy nie miała powodu do lęku, aż do owego wieczoru, kiedy do domu ich w towarzystwie rozali wszedł John Meredith. Wieczór ten i dla rozali był chwilą przełomową, bo właściwie owego wieczoru musiała odwrócić głowę od szczęścia, które się do niej uśmiechało. Prawda, że tego wiośnianego uczucia, uczucia pierwszej miłości, Jakie żywiła dla pierwszego narzeczonego, nie mogła już nikomu darować. Lecz wiedziała, że Johna Mereditha darzyłaby uczuciem o wiele bogatszym, uczuciem kobiety dojrzałej. John Meredith. Obudził w jej duszy to, czego nie zdołał obudzić Marcin w duszy młodziutkiej, siedemnastoletniej dziewczyny. Mimo to jednak musiała go dzisiaj odesłać z niczym, aby wrócił do swego samotnego domu, do szarej pustki, do nierozwiązanych problemów, bo przed dziesięciu laty przysięgła Helenie, że nigdy nikogo nie zaślubi. John Merezit nie od razu wykorzystał okazję. Przeciwnie. Przez dwie godziny usiłował mówić o rzeczach potocznych. W pewnej chwili nawet panna West była pewna, że popełniła omyłkę, że obawy jej były płonne i śmieszne, policzki jej przybladły, a oczy przygasły nagle. Widocznie John Meredith nie miał wcale zamiaru proponować jej małżeństwa. Nagle, w pewnej chwili, całkiem nieoczekiwanie, wstał z miejsca, przeszedł przez pokój, i stanąwszy przy niej, wyraził swą propozycję. W pokoju zaległa grobowa cisza. Nawet czarny kot przestał mruczeć. Rozalia słyszała bicie własnego serca i była pewna, że John Meredith również je słyszy. Teraz ona powinna była dać odpowiedź łagodną, lecz krótką. Przygotowywała się do tego przez tyle długich dni, i nagle głos zamarł jej w piersi. Nie znajdowała słów. Powinna była powiedzieć nie, a w żaden sposób nie mogła się na to zdobyć. Dopiero w tej chwili zdała sobie sprawę, że kocha Johna Mereditha. Myśl o utraceniu go przejmowała ją rozpaczą. Ale musi przecież coś powiedzieć. Podniosła głowę i cichym głosem wyraziła prośbę, aby jej zostawił kilka dni do namysłu. John Meredith był nieco zaskoczony. Nie był zarozumialcem, lecz był przygotowany na to, że Rosalia West odpowie od razu tak. Był pewny, że darzyła go sympatią, więc po cóż to wahanie? Wszakże wyrosła już z lat dziewczęcych i posiadała własne zasady. Uczuł nagle coś w rodzaju rozczarowania i przykrego zawodu, lecz zgodził się na to, o co prosiła i nie mówiąc już nic więcej, wyszedł. Dam panu odpowiedź za kilka dni. Rzekła Rozalia ze wzrokiem opuszczonym ku ziemi i spłonącą twarzą. Gdy drzwi się za nim zamknęły, wróciła do bawialni i z rozpaczą załamała dłonie. Rozdział 22. George wie o wszystkim. Helena West wracała o północy do domu ze srebrnego wesela państwa Polok. Po wyjściu gości. Pozostała jeszcze chwilę, aby pomóc gospodyni w sprzątaniu. Odległość między dwoma domami nie była zbyt wielka, więc Helena z prawdziwą przyjemnością szła wolnym krokiem, rozkoszując się srebrzystym blaskiem księżyca. Wieczór bardzo się udał. Helena już dawno nie była na większym przyjęciu i po dzisiejszej wizycie pozostało w jej duszy bardzo miłe wrażenie. Goście rekrutowali się przeważnie spośród dawnych przyjaciół, ludzi starszych, młodzieży nie zaproszono zupełnie, a nawet jedyny syn gospodarzy, kształcący się na wyższej uczelni, na uroczystość rodzinną nie przyjechał. Przybył również na przyjęcie Norman Douglas, którego Helena, poza dwukrotnym widzeniem tej zimy w kościele, od lat nigdzie nie spotykała. Na jego widok w sercu Heleny nie zbudził się dawny sentyment. Dziwiła się nawet, że kiedyś tak bardzo cierpiała z powodu jego nieoczekiwanego małżeństwa. Jednak w głębi duszy zadowolona była, że go ujrzała znowu. Zapomniała już, jak zajmujący potrafił być Norman Douglas. Wszystkich gości zdziwiła obecność Normana, gdyż wiadomo było, że ostatnio nie udziela się towarzysko. Polokowie zaprosili go, lecz nie przypuszczali, że zaproszenie to przyjmie. Norman siedział przy stole ze swoją daleką kuzynką Anettą Douglas i zdawać się mogło, że rozmowa z nią ogromnie go absorbuje. Naprzeciwko siedziała Helena. Rozgorzała między nimi bardzo ożywiona dyskusja, w czasie której, mimo krzyku i kpin, nie udało się Normanowi zmieszać Heleny. Wyszła z tej słownej utarczki zwycięsko i nawet zmusiła skonsternowanego Normana do zamilknięcia na dłuższą chwilę. Odważna, jak zawsze, wymamrotał z głębi swej rudej brody i zwrócił się ku Anetcie, śmiejącej się histerycznie z jego ostrych docinków, które Helena na pewno umiałaby zręcznie odparować. Helena rozmyślała o tym wszystkim w powrotnej drodze do domu. Zmarznięty śnieg trzeszczał pod jej stopami. Na niedaleką przystań roztaczał się piękny widok. W jednym z okien na plebanii płonęło światełko. Widocznie John Meredith wrócił już do domu. Czy proponował Rozali, aby została jego żoną? W jakiej formie dała mu ona odmowną odpowiedź? Helena czuła, że nigdy się o tym nie dowie, choć ciekawiło ją to ogromnie. Była przekonana, że Rosalia będzie milczała i że właściwie ona sama nie powinna zadawać na ten temat pytań. Powinna się zadowolić samym faktem, że odpowiedź Rosali była odmowna. Zresztą w danej chwili to jedno najbardziej ją interesowało. Przypuszczam, że będzie o tyle rozsądny, aby przychodzić do nas w roli przyjaciela mówiła do siebie. Przykro byłoby utracić człowieka, z którym swobodnie o wszystkim się rozmawia. A może już nigdy nie spojrzy nawet w naszą stronę? Tak samo jak Norman Douglas? Lubię tego człowieka i nieraz chętnie zamieniłabym z nim słów kilka, ale o jego odwiedzinach nie ma mowy. Lękałby się, że ludzie posądzą go o jakieś zamiary względem mnie. Przyznam, że Norman jest mi teraz bardziej obcy od Johna Mereditha. Trudno sobie nawet wyobrazić, że byliśmy kiedyś w sobie zakochani. W całym Glen jest tylko dwóch ludzi, z którymi mogę porozmawiać do rzeczy, a przez te głupie plotki prawdopodobnie żadnego z nich nigdy nie zobaczę. Ja jakoś lepiej umiałabym ten świat urządzić. przystanęła u bramy z niejasnym uczuciem niepokoju. W bawialni płonęło jeszcze światło, a na tle zasłony okiennej przesuwał się cień postaci kobiecej, snującej się niespokojnie po pokoju. Co o tak późnej porze robiła Rosalia na dole? I czemu tak biegała po pokoju jak lunatyczka? Helena weszła cicho do domu. Gdy otwierała drzwi holu, Rosalia wybiegła z bawialni. Twarz jej płonęła, a oczy błyszczały. Była niezwykle podniecona. Dlaczego do tej pory nie jesteś w łóżku, Rosalio? zapytała Helena. Wejdź tutaj! — powiedziała Rosalia gwałtownie. Chciałam ci coś powiedzieć. Helena wolnym ruchem zdejmowała okrycie i kalosze, po czym weszła za siostrą do ciepłego oświetlonego pokoju. Wsparłszy się dłońmi o stół, czekała. Wyglądała dzisiaj bardzo ładnie w nowej czarnej jak samitnej sukni z trenem i dużym dekoltem, która uwydatniała jej piękną, wyniosłą kibić. Na szyi miała bogatą kolję z szafirów, jedyny pozostały klejnot rodzinny. Spacer po mroźnym powietrzu zabarwił jej policzki dziewczęcym rumieńcem, lecz stalowo-błękitne oczy były zimne jak noc zimowa. Stała w milczącym oczekiwaniu, które wreszcie odważyła się przerwać Rosalia. Heleno, był tu dzisiaj pan Meredith. Tak, i zaproponował mi małżeństwo. Byłam na to przygotowana, oczywiście odmówiłaś mu. Nie. Rosalio! Helena zacisnęła dłonie i postąpiła parę kroków naprzód. Chcesz mi powiedzieć, żeś przyjęła jego oświadczyny? Nie. Nie. Helena odzyskała na nowo równowagę. Więc jak postąpiłaś? Prosiłam go, żeby mi zostawił kilka dni do namysłu. Zupełnie zbytecznie rzekła Helena zimno, bo przecież właściwie jest tylko jedna odpowiedź, na jaką się możesz zdobyć. Rozalia podniosła w górę ręce z rozpaczą. Heleno zawołała bezdźwięcznym głosem. Kocham Johna Mereditha i pragnę zostać jego żoną. Zechcesz mnie zwolnić z danej ci obietnicy? Nie, odparła Helena drżąc na całym ciele. Heleno, Heleno. Słuchaj, przerwała starsza siostra. Nie wymogłam na tobie obietnicy. Sama mi ją dałaś. Wiem, wiem, ale nie przypuszczałam, że kiedyś będzie mi ona przeszkodą do szczęścia. Sama obiecałaś, ciągnęła Helena, niewzruszona. Przyrzekłaś na Biblię, na prochy naszej matki. To było więcej niż przyrzeczenie, to była przysięga, a teraz chcesz ją złamać? Proszę tylko, żebyś mnie z niej zwolniła. Tego nie uczynię. Według mnie przysięga musi pozostać przysięgą. Nie zwolnię cię z niej. Możesz złamać przysięgę, ale bez mojej aprobaty. Jesteś strasznie twarda, Heleno. Twarda? Dla ciebie? A co ze mną? Czyś pomyślała kiedyś, co się stanie ze mną, jak ty odejdziesz? Nie zniosłabym samotności, oszalałabym, nie mogłabym żyć sama. Czyż byłam dla ciebie złą siostrą? Czyż nie spełniam twoich życzeń? Tak, tak. I chcesz mnie opuścić dla tego człowieka, którego jeszcze przed rokiem nie znałaś? Ja go kocham, Heleno. Miłość. Mówisz jak pensjonarka, a przecież jesteś już zupełnie dojrzałą kobietą. Bądź pewna, że on cię nie kocha. Potrzebna mu jest gospodyni i opiekunka dla dzieci. Ty także go nie kochasz. Chcesz być mężatką należysz do tego typu słabych kobiet, które wstydzą się staropanieństwa. To wszystko, co mam ci do powiedzenia. Rozalia zadrżała. Helena nie mogła, czy nie chciała jej zrozumieć. Dalsze argumenty i tak nie zdałyby się na nic. Więc nie chcesz mnie zwolnić, Heleno? Nie chcę. I nie chcę więcej mówić o tym. Przysięgłaś, więc musisz dotrzymać słowa. To wszystko. Idź spać. Spójrz, która godzina. Mam nadzieję, że jutro będziesz rozsądniejsza. W każdym razie. Bądź łaskawa, nie wspominać mi więcej o tych głupstwach. Idź. Rozalia bez słowa odeszła. Jeszcze przez kilka minut Helena spacerowała w zadumie po pokoju, wreszcie zatrzymała się przy krześle, na którym przez cały wieczór spał smacznie ulubiony jej George. Nieprzyjemny uśmiech wykrzywił usta panny West. Raz tylko w życiu, po śmierci matki, Helena nie mogła zdobyć się na to, aby tragedię przeobrazić w epizod komiczny, bo nawet po rozstaniu z Normanem Douglasem śmiała się głośno, choć dusza jej przepełniona była bólem. Wiem, że będzie trochę przykrości, George. Przygotowana jestem na nie. Ale horyzont wkrótce się wypogodzi. Mamy do czynienia z nieopanowanymi dzieciakami. Rosalia podąsa się trochę, ale potem otrząśnie się i wszystko będzie tak, jak było. Przysięgła, więc musi przysięgi dotrzymać. To jest ostatnie słowo, jakie jej powiedziałam na ten temat. Mimo to Helena do rana nie zmrużyła oka. Nazajutrz Rosalia była blada i spokojna, lecz poza tym Helena nie znalazła w niej żadnej zmiany. Ze względu na straszliwą zadymkę, siostry nie poszły do kościoła. Po południu Rosalia zamknęła się w swoim pokoju i napisała list do Johna Meredith'a. Nie miała siły powiedzieć mu tego osobiście. Niech sobie myśli, że jest dla niej zupełnie obojętny, skoro załatwia tę sprawę listownie. Napisała mu całkiem chłodną, krótką, odmowną odpowiedź. Czytając ten list na zajutrz w swym mrocznym gabinecie, John Meredith oniemiał. W tej chwili dopiero zdał sobie sprawę ze swego uczucia dla Rosali. Był pewny, że nie kocha jej tak serdecznie, jak kochał Cecylię, lecz teraz dopiero, gdy ją utracił, przekonał się, że była dlań wszystkim. Mimo to musi jednak zapomnieć o niej i iść samotnie przez dalsze życie. Nawet utrzymywanie przyjaźni było teraz niemożliwe. Przyszłość ukazała mu się w najbardziej ponurych barwach. Musi iść ku tej przyszłości, ma przecie pracę, ma dzieci, a sercu należy rozkazać, aby zamarło. Przez cały wieczór siedział samotnie w swym ciemnym, zimnym gabinecie z głową wspartą na dłoniach. Rozalia tymczasem usprawiedliwiła się migreną i wcześniej udała się na spoczynek podczas gdy Helena zwróciła się znowu do czarnego ulubieńca, George'a. Co robiłyby biedne kobiety, gdyby na świecie nie istniała migrena, George? Ale nie martw się, kotku, przymkniemy oczy na kilka tygodni. Przyznam, że sama się niezbyt dobrze czuję, zupełnie tak, jakbym przed chwilą potopiła małe, niewinne kocięta, lecz ona przysięgła a przysięga jest rzeczą świętą. Rozdział 23. Klub dobrego prowadzenia się. Przez cały dzień padał drobny deszczyk, prawdziwie wiosenny, który przyniósł z sobą woń rozkwitłych pierwiosnków i rozbudzonych fiołków. Port, piaszczyste wybrzeże i okoliczne pola zasnuła szaro-perłowa mgła. Dopiero pod wieczór deszcz ustał, a lekki wietrzyk zdmuchnął mgłę w stronę morza. Maleńkie chmurki szybowały po niebie nad przystanią, tonąc w różowych refleksach zachodzącego słońca. Blask czerwieni rozjaśnił wierzchołki wzgórz, lecz doliny ginęły już w mroku. Na firmamencie zabłysła wielka, srebrzysta wieczorna gwiazda. Z doliny tęczy unosiła się woń żywiczych sosen i wilgotnego mchu. Hulał tu lekki wietrzyk, który przenosił się do kęp starych jodeł na cmentarzu metodystów i rozwiewał gęste loki flory siedzącej na kamiennej płycie grobu Eliasza-Poloka i otaczającej ramionami Mary Wens i Unę. Karolek i Jerry siedzieli naprzeciw na innym nagrobku, i wszyscy pięcioro przejęci byli wrażeniami dnia dzisiejszego. Piękny wieczór mamy, prawda? Tak się jakoś przetarło na świecie, mówiła Flora z radością. Mary Węs spojrzała na nią chmurnie, zatopiona we własnych, niewesołych myślach. Mary doszła do wniosku, że Flora jest stanowczo zbyt lekkomyślnym stworzeniem. Mary miała coś na sercu co postanowiła powiedzieć przed wyruszeniem do domu. Pani Elliot przysłała ją na plebanie ze świeżymi jajkami i prosiła, aby zabawiła tam najwyżej pół godziny. Pół godziny już prawie minęło, więc Mary nagle energicznie wyciągnęła skurczone dotychczas nogi i rzekła nieoczekiwanie: Mniejsza o pogodę. Mam wam coś do powiedzenia. Powinniście sprawować się teraz lepiej niż zeszłej wiosny. Chciałam wam dzisiaj coś zaproponować. Musicie wiedzieć, że ludzie jak najgorzej o was sądzą. Cośmy znowu takiego zrobili? Zawołała Flora ze zdziwieniem, cofając ramię z szyi Mary. Bargi uny drżały, a w małej jej duszyczce zrodził się nagły niepokój. Mary była zawsze tak brutalnie szczera, Jerry z najobojętniejszą miną począł gwizdać głośno, chcąc pokazać Mary, że te wszystkie jej tyrady wcale go nie obchodzą. Przecież postępowanie dzieci z plebanii to nie była jej sprawa. Jakim prawem wtrącała się w ich życie? Coście teraz zrobili, to co robicie ciągle, odparła Mary. Nim jeszcze zdoła przebrzmieć jedna historia, już rozpoczynacie drugą. Według mnie, nie macie zielonego pojęcia, jak dzieci z plebanii powinny się zachowywać. Może ty byś nas mogła oświecić, rzekł Jerry z zabójczą ironią. Ironia ta nie dotarła do świadomości mery. Mogę wam tylko powiedzieć, co się stanie, jeżeli nie zaczniecie zachowywać się inaczej. Na następnej sesji, ojciec wasz będzie musiał zrezygnować z posady. Rozumie pan teraz, panie Geraldzie? Słyszałam, jak pani Aleksandrowa Davis mówiła o tym do pani Elliot. Zawsze nadstawiam uszu, ilekroć pani Davis przychodzi do nas na herbatę. Ostatnim razem mówiła, że z każdym dniem stajecie się gorsi i że to było do przewidzenia, bo przecież nikt was nie wychowuje, ale parafianie dłużej tego nie zniosą. I trzeba będzie temu zapobiec. Metodyści śmieją się z was i oczywiście śmiech ich chrani serca prezbiterian. Nie mówię wam tego, ażeby sprawić wam przykrość. Żal mi was serdecznie. Rozumiem, że nie jesteście temu winni. Lecz parafianie nie mogą być tacy pobłażliwi jak ja. Panna Dreł opowiadała, że... Karolek przyniósł w niedzielę do szkoły w kieszeni ropuchę, która wyskoczyła właśnie podczas lekcji. Panna Drew z tego powodu chciała się podać do dymisji. Dlaczego tych swoich gadów nie zostawisz w domu? Zaraz ją z powrotem wpakowałem do kieszeni, tłumaczył się Karol. Nikomu nie wyrządziła żadnej krzywdy, biedactwo, nic bym nie miał przeciwko temu gdyby ta stara wariatka. Przestała udzielać lekcji w naszej klasie. Nienawidzę jej. Jej rodzony siostrzeniec miał w kieszeni paczkę tytoniu i dawał nam do rzucia, gdy Abraham Klow rozpoczął ranną modlitwę. Sądzę, że to było gorsze od żaby. Nie, bo żaby się mniej spodziewano, więc była większą sensacją. Zresztą siostrzeńca Panny dreu nikt na tym nie przyłapał, a co do modlitwy, to podobno w zeszłym tygodniu podczas modlitwy zrobiliście jakiś okropny skandal. Już wszyscy o tym mówią. Dlaczego Blightowie tak samo byli w to wszystko zamieszani jak i my? Zawołała Flora z oburzeniem. Przede wszystkim pomysł dała nam Nan Blight, a Walter wziął pierwszą nagrodę. W każdym razie wy ponosicie za to odpowiedzialność. Nie zwróciłoby to niczyjej uwagi, gdybyście nie urządzili tego na cmentarzu. Uważam, że cmentarz jest najbardziej odpowiednim miejscem na odprawianie modlitwy, odparł Jerry. Diakon hazard przejeżdżał właśnie obok cmentarza, gdyście się modlili, ciągnęła dalej Mary. I widział was wszystkich z rękami skrzyżowanymi na brzuchach. Jęczeliście podobno przy każdym zdaniu. Był pewny, że picie z niego. I nie mylił się, oznajmił Jerry bezczelnie. Tylko niestety wcale go nie widziałem. Był to po prostu zwykły przypadek. Ja tam nie modliłem się poważnie, bo wiedziałem, że i tak nie dostanę nagrody. Robiłem jak najbardziej śmieszne miny. Walter Blight za to potrafił się modlić prawdziwie. Nawet ojcu dotrzymałby placu. Z nas wszystkich tylko Una lubi się szczerze modlić, zauważyła Flora w zamyśleniu. Jeżeli ludzie gorszą się naszą modlitwą, to więcej tego nie powtórzymy, westchnęła Una. Kuptasy, możecie się modlić ile wam się podoba, tylko nie na cmentarzu i nie róbcie z tego szopy. To wszystko ogromnie gorszy parafian, a podobno oprócz tego urządziliście sobie jakiś piknik na nagrobkach, nieprawda. Więc może puszczaliście bańki medlane? W każdym razie coś w tym rodzaju. Mieszkańcy przystani przysięgają, że był to piknik, ale ja tak bardzo im nie wierzę. Podobno płyta nagrobka Poloka służyła wam za stół. Ciotka Marta nie pozwoliła nam puszczać baniek w mieszkaniu. Była tego dnia wściekła, wyjaśnił Jerry. Czyż nie były piękne? zawołała Flora, a oczy jej zabłysły na samo wspomnienie. Mieniły się w słońcu i leciały gdzieś aż ponad wierzchołki pagórków. Inne znów poszybowały w stronę doliny tęczy. Tylko jedna została na cmentarzu metodystów. Dorzucił Karol. Jestem zadowolona, że uczyniliśmy to tylko raz jeden, nim dowiedzieliśmy się, że robić tego nie należy, rzekła Flora. Moglibyście urządzać sobie takie zabawy na podwórzu, zawołała Mary niecierpliwie. Przecież nie mogę wszystkiego kłaść wam do głowy. Już wam kilkakrotnie mówiono, żebyście się nie bawili na cmentarzu. Metodyści są oburzeni. Zupełnie zapomnieliśmy, rzekła Flora ze skruchą. Podwórze jest takie małe i pełno na nim rozmaitych rupieci. Cały dzień nie możemy przecież siedzieć w dolinie tęczy, więc dokąd mamy iść? Sęk w tym, że cały dzień prawie siedzicie na cmentarzu. Nic by to nie szkodziło, gdybyście siedzieli spokojnie i rozmawiali, jak teraz na przykład. Nie wiem, co z tego wszystkiego wyniknie, ale dowiedziałam się, że pan Warren ma zamiar pomówić z waszym ojcem o tym. Diakon Hazard jest jego kuzynem. Lepiej, żeby tym ojcu głowy nie zawracali szepnęła Una. Widzisz, wszyscy twierdzą, że ojciec powinien wam zwrócić uwagę. Ja także go nie rozumiem. W moim pojęciu jest to duży dzieciak i sam jeszcze potrzebowałby czyjejś opieki. Już dawno powinien pomyśleć o tym, co mu teraz dopiero do głowy wpadło, jeżeli to wszystko oczywiście jest prawdą. O czym mówisz? zapytała Flora. Jak to? Nic nie wiecie? zdziwiła się Mary. Nie, o czym mówisz? Same niewiniątka, daję słowo. Przecież wszyscy już o tym wiedzą. Wasz ojciec odwiedza często Rosalię West. Podobno ma zostać waszą macochą. Ja nie wierzę, zawołała Una, czerwieniejąc nagle. Ja także nie wierzę. Powtarzam tylko to, co ludzie mówią. Ale to by było wcale niezłe. Rosalia West dałaby wam szkołę. Wszystkie macochy są takie, póki nie wlezą do domu. Ale wam bezwarunkowo ktoś jest potrzebny, żeby was wychowywał. Unieszczęśliwiacie własnego ojca. Często o tym myślałam od owego wieczoru, kiedy rozmawiałam z nim w gabinecie. Od tego czasu ani razu nie zaklełam i ani razu nie kłamałam. Chciałabym go widzieć szczęśliwym, zadowolonym, żeby miał zawsze wszystkie guziki przy surducie i żeby mu obiad smakował. Ale wasza Marta na pierwszym planie stawia swego kota. Trzeba ją było widzieć, jak spojrzała na jajka, które dzisiaj przyniosłam. Mam nadzieję, że będą świeże, wymamrotała. Dałabym dużo w tej chwili, żeby wszystkie jajka były do wyrzucenia. A wy myślicie tylko o tym, żebyście sami jedli, nie troszcząc się zupełnie o ojca. Pani Eliot te jajka specjalnie dla ojca przysłała, ale ja do starej Marty nie mam zaufania, gotowa uraczyć nimi swego kota. Mary zamilkła wreszcie i krótka cisza zapanowała na cmentarzu. Dzieci z plebanii nie były skłonne do rozmowy. Roztrząsały teraz w myśli to, o czym Mary im powiedziała. Jerry i Karol byli nieco zaskoczeni, lecz właściwie, co im na tym zależało? Zresztą nie wiadomo, czy to była prawda. Jedna tylko Flora była zadowolona. UNE, wiadomość ta, przygnębiła. Pragnęła teraz, nade wszystko, uciec z domu i wypłakać się porządnie. Czy w mojej koronie świecić będą gwiazdy? Śpiewał chór metodystów podczas nabożeństwa, które się właśnie odbywało w kościele. Ja chcę mieć trzy, rzekła Mary, której wiedza teologiczna stała się bogatsza od chwili zamieszkania u pani Eliot. Trzy gwiazdy błyszczące nad czołem jak diadem. Jedna duża w środku i dwie małe po bokach. Czy dusze ludzkie są rozmaitych rozmiarów? Zapytał nagle Karol. Naturalnie. Małe dzieci mają o wiele mniejsze duszyczki niż dorośli. Ale robi się ciemno. Muszę wyrywać do domu. Pani Elliot nie lubi, jak późno przychodzę. Pomyśleć tylko, że będąc u pani Willej nie odróżniałam nawet dnia od nocy. Zdaje mi się, że to było przed wiekami. Teraz, kiedy już wszystko wam powiedziałam, przypuszczam, że będziecie się zachowywali inaczej, chociażby ze względu na ojca. Za każdym razem będę wam to powtarzać. Możecie być pewni. Pani Elliot powiada, że jeszcze nigdy nie widziała nikogo, kto by się tak troszczył o swych przyjaciół. Byłam nawet niegrzeczna wobec pani Aleksandrowej Davis i pani Elliot musiała mnie wyrzucić z pokoju. Uważała, że sama sobie z nią da radę. Wiem, że ogromnie nie lubi starej Kitty, ale was darzy wielką sympatią. Mary odeszła majestatycznym krokiem, zadowolona z siebie pozostawiając małą gromadkę w stanie duchowej depresji. Mary Vance zawsze musi coś powiedzieć, żeby nam zrobić przykrość, wyszeptała Una w zamyśleniu. Lepiej ją było wtedy pozostawić w szopie, żeby umarła z głodu, rzekł Jerry mściwie. Och, Jerry, to byłoby podłe, oburzyła się Una. Gra byłaby warta świeczki, odparł Jerry bez odrobiny skruchy. Jeżeli ludzie mówią już tak o nas, to bądźmy naprawdę źli. Ale nie możemy sprawić przykrości ojcu, szepnęła błagalnie Flora. Jerry mruknął coś niechętnie, przecież on także ojca bardzo kochał. Przez niezasłonięte okno gabinetu widzieli pana Mereditha siedzącego przy biurku. Nie był w tej chwili zajęty czytaniem. Głowę wsparł na dłoniach i zatonął w pełnym rezygnacji rozmyślaniu. Dzieci wyczuły nagle, że był przygnębiony. Przysięgłabym, że ktoś mu już musiał o nas opowiedzieć dzisiaj, rzekła Flora. Ach, żeby ci ludzie wreszcie przestali się nami zajmować. O, Jim Blight, jakieś ty mnie przestraszył. Jim Blight. Ślizgnął się cichutko na cmentarz i usiadł obok dziewczynek. Długo krążył po dolinie tęczy i wreszcie udało mu się zebrać pęczek świeżo rozkwitłych pierwiosnków dla matki. W jego obecności dzieci z plebanii zamilkły. Jim wyrósł jakoś z ich grona podczas tegorocznej wiosny. Przygotowywał się do egzaminów na Akademię Królewską. I po szkole wraz ze starszymi uczniami odbywał specjalne lekcje. To też wieczorami był tak zajęty, że rzadko kiedy mógł wybiec do doliny tęczy. Zdawał się powoli wkraczać do świata dorosłych. Co wam się dzisiaj stało? zapytał. Nie jesteście w humorach? Nie bardzo, przyznała Flora ze skruchą. I ty nie byłbyś w humorze. Gdybyś wiedział, że hańbisz swego ojca i że ludzie mówią o tobie. A któż o was znów mówi? Wszyscy. Tak twierdzi Mary Vance. Flora postanowiła zwierzyć się ze swych zmartwień Jimowi. Widzisz, mówiła dalej z ubolewaniem, nie mamy nikogo, kto by nas wychowywał. Popełniamy ciągle błędy, a ludzie myślą, że jesteśmy tacy źli. Dlaczego sami się nie wychowujecie? zapytał Jim. Zaraz wam powiem, co trzeba zrobić. Zorganizujcie klub dobrego prowadzenia się i karajcie się sami za każdym razem, ilekroć uczynicie coś złego. Doskonały pomysł, zawołała Flora olśniona. Ale dodała z powątpiewaniem, pewne rzeczy, które nam się wydają dobre, właśnie gorszą ludzi. Skąd będziemy wiedzieli? Nie możemy przecież za każdym razem ojcu zawracać głowy. On i tak ma dosyć. Musicie każdy swój czyn uprzednio obmyślić i zastanowić się, co by parafia na to powiedziała, rzekł Jim. Najgorsze to, że dotychczas czyniliście wszystko bezmyślnie. Mama twierdzi, że jesteście zbyt impulsywni, tak samo jak ona kiedyś. Klub dobrego prowadzenia się. Pomoże wam myśleć, jeżeli sprawiedliwie będziecie się wzajemnie karać za naruszenie prawideł. Powinniście się karać w sposób naprawdę bolesny, bo inaczej nic z tego nie będzie. Więc trzeba bić tego, co zawini? Można obmyślić rozmaite wymiary kary. Czytałem coś niecoś o takim klubie. Pożyczę wam tę książkę. I będziecie wiedzieli, jak to zorganizować. Pożycz nam koniecznie, prosiła Flora, a gdy Jim odszedł, wszyscy przystali na jego pomysł. Jeżeli coś zrobimy złego, postaramy się to naprawić, rzekła Flora rezolutnie. Jim ma słuszność, przyznał Jerry. Klub ten będzie nas wychowywał. Za każde przewinienie członek klubu będzie ukarany. Ale jak? To się wymyśli. Zwoływać będziemy posiedzenie klubu co wieczór tu na cmentarzu i będziemy omawiać to, cośmy robili przez cały dzień, zastanawiając się, czy to było dobre, czy złe. Kto uczyni coś złego, będzie za to odpowiedzialny i zostanie ukarany. Takie jest prawo. Wszyscy decydować będziemy o wymiarze kary, a ten, kto na nią zasłuży Musi ją znieść bez sarkania. Przy tym to wszystko będzie ogromnie zabawne, zakonkludował Jerry z uśmiechem. A co z tymi bańkami mydlanymi? zagadnęła Flora. Tamto stało się jeszcze przed zorganizowaniem klubu, odparł Jerry pośpiesznie. Kara obowiązuje od dzisiejszego wieczoru. A co będzie, jeżeli się nie będziemy mogli zgodzić, co jest dobre? A co zasługuje na karę? Na przykład dwoje z nas będzie myślało tak, a dwoje znów inaczej. W klubie powinno być pięciu członków. Wtedy poprosimy Jima Blight, żeby nas rozsądził. To najrozumniejszy chłopiec w całym Glen Saint Mary. Przypuszczam jednak, że potrafimy sami dać sobie radę. Zachowamy to w jak największej tajemnicy. Mary Vance nie wolno pisnąć ani słówka. Chciałaby zaraz należeć do klubu i wychowywać nas. Według mnie, odezwała się Flora, nie należy każdego dnia obrzydzać wymiarem kary. Na ten cel trzeba wyznaczyć jakiś jeden dzień w tygodniu. Więc wybierzmy najlepiej sobotę, bo nie ma wtedy zajęć szkolnych, zaproponowała Una. I mamy sobie psuć ten jeden wolny dzień w tygodniu? Oburzyła się Flora. Nigdy w życiu. Wybierzmy piątek. To dzień postu, a my przecież ryby i tak nie lubimy. Niech już ten dzień będzie najmniej miły pod każdym względem. Podczas reszty dni możemy się doskonale bawić i być w dobrych humorach. Brednie, zawołał Jerry tonem człowieka świadomego swego autorytetu. Ta propozycja stanowczo przejść nie może. Karę należy wymierzać natychmiast. Więc wszyscy już rozumiecie? Stwarzamy klub dobrego prowadzenia się, który będzie nas wychowywał. Zgadzamy się na karę za złe sprawowanie. Zgadzamy się na to, że wspólnie będziemy obmyślać każdy czyn, aby nie wyrządzać krzywdy ojcu. I że nikt z nas nie będzie wyłamywał się spod kary, bo w takim wypadku nie wolno mu będzie już nigdy bawić się w dolinie tęczy. Jim Blight, w wypadkach, kiedy nie będziemy mogli dojść do porozumienia, musi być naszym sędzią. Od dzisiejszego dnia, Karolku, nie wolno ci zanosić żab do szkoły niedzielnej. Zabronione jest publiczne rzucie gumy, panno Floro. Nie wolno żartować, gdy starsi się modlą, nie wolno przychodzić na kościelne zebrania metodystów, dorzuciła Flora. W tym jeszcze nie ma nic złego, jak się przychodzi do metodystów na kościelne zebrania, zaprotestował Jerry. Pani Elliot twierdzi, że tego robić nie wolno. Powiada, że dzieci z plebani powinny tylko zajmować się sprawami prezbiterian. Ja tam nie mam zamiaru wyrzec się tej przyjemności zawołał Jerry. Zebrania metodystów są o wiele ciekawsze od naszych. Bluźnisz, zawołała Flora. Teraz ty musisz ponieść karę. Nie ma mowy o karze, dopóki nie mamy wszystkiego czarno na białym. Do tej pory zdążyliśmy tylko omówić wszystko, co się tyczy naszego klubu. Nie jest on jeszcze formalnie zorganizowany, dopóki to wszystko nie zostanie napisane. I podpisane przez członków. Tego wymaga prawo. Zresztą, sama wiesz, że w tym nie ma nic złego, jak się idzie na zebranie kościelne. Ale karać należy nie tylko za złe czyny, lecz i za takie, które sprawiają przykrość ojcu. To nikomu nie sprawia przykrości. Wiesz, że pani Eliot jest zwariowana na punkcie metodystów. Nikt, oprócz niej, nie zwraca na to uwagi. Zapytaj dla przekonania się Jim'a albo panią Blight. Już z góry wiem, co odpowiedzą. Pójdę teraz po papier, przyniosę latarkę i wszyscy podpiszemy. W kwadrans potem dokument został uroczyście podpisany na nagrobku Eliasza Poloka, pośrodku którego stała dymiąca latarnia, a dzieci klęczały dookoła. W tej właśnie chwili Obok cmentarza przechodziła pani Klow, i nazajutrz całe Glen już wiedziało, że dzieci z plebanii urządziły nową jakąś niesamowitą zabawę wśród grobów przy świetle latarni. Pogłoskę tę potwierdził jeszcze fakt, że istotnie po podpisaniu dokumentu, Karol wziął latarnię i poszedł w głąb cmentarza aby przyjrzeć się jeszcze raz swemu ukochanemu mrowisku reszta dzieci udała się spokojnie na spoczynek myślisz że to prawda że ojciec ma się ożenić z panną west zapytała una drżącym głosem flore po odmówieniu wieczornego pacierza nie wiem ale bardzo bym się z tego cieszyła odparła flora och ja tam nie szepnęła una Zdławionym głosem. Ona jest wprawdzie bardzo miła, ale Mary Wens mówi, że kobiety się zmieniają, jak zostają macochami. Stają się potem złe i zaczynają buntować ojca przeciwko dzieciom. Nie wierzę, żeby panna West miała się aż tak zmienić, zawołała Flora. Mary powiada, że wszystkie się zmieniają, a ona się znana tym, Floro. Znała już setki macoch, a myśmy przecież żadnej nie miały. Och, Mary mi dużo o tym opowiadała. Podobno widziała jedną taką, która biła córki swego męża do utraty przytomności, a potem zamykała je na całą noc w ciemnej piwnicy. Nie wierzę, żeby panna West mogła to uczynić. Uno, ty jej tak dobrze nie znasz jak ja. Weź chociażby... Tego małego ptaszka, którego mi przysłała. Kocham go nawet więcej niż Adama. Ale macochy muszą się zmienić. Mary powiada, że to wcale nie jest ich wina, już mniejsza obicie, ale nie mogłabym znieść, żeby nas ojciec przestał kochać. To już byłoby zupełnie niemożliwe. Nie bądź głupia, Uno. Zaręczam ci, że nie ma się czym martwić. Zresztą, jeżeli będziemy przestrzegali prawideł naszego klubu i będziemy się dobrze sprawować, ojciec nawet nie pomyśli o małżeństwie. A gdyby koniecznie postanowił się ożenić, to jestem pewna, że panna West będzie dla nas dobra. Lecz UNA nie miała tej pewności i długo nie mogła zasnąć. Płacząc cichutko, z twarzyczką wtuloną w poduszkę. Rozdział 24. litościwy uczynek. Przez dwa tygodnie wszystko szło jak spłatka w klubie dobrego prowadzenia się. Prace klubu postępowały naprzód w jak najlepszym porządku, i nawet Jim Blight ani razu nie był powoływany na arbitra. W Glen ucichły opowiadania o dzieciach z Plebanii. Za każde mniejsze przewinienie wymierzano sobie srogie kary, w rodzaju niepójścia do Doliny Tęczy na wesołą zabawę lub spędzenia pięknego wieczoru wiosennego w łóżku, kiedy każdy musku wypędzał cię z domu. Za szeptanie w szkole niedzielnej Flora wyznaczała sobie karę sama, w postaci przymusowego milczenia przez cały dzień. Stało się tak, że akurat owego nieszczęsnego dnia przyszedł na plebanie w odwiedziny pan Baker z zaportu i Flora musiała mu drzwi otworzyć. Na powitanie nie rzekła ani słowa, tylko w milczeniu udała się do gabinetu ojca i wezwała go do salonu. Pan Baker czuł się nieco urażony. A po powrocie do domu opowiedział żonie, że najstarsza córka pana Meredita jest bardzo wstydliwym i dzikim stworzeniem, i przy tym nie posiada ani odrobiny wychowania. Cała ta historia nie miała jednak dalszych skutków, a co najważniejsze, nie wyrządziła nikomu żadnej krzywdy. Mam wrażenie, że wreszcie ludzie przekonają się o naszym dobrym sprawowaniu, wzdychała z ulgą Flora. To nie jest jednak takie trudne, z chwilą, gdy człowiek się o to stara. Obydwie z Uną siedziały na płycie nagrobnej Eliasza Poloka. Był chłodny, wilgotny dzień wiosenny, i o pójściu dziewczynek do Doliny tęczy nie mogło być mowy, aczkolwiek chłopcy z plebanii i chłopcy ze złotego brzegu łowili w Dolinie ryby. Deszcz ustał, lecz wschodni wiatr, Dołu ciągle od strony morza, przenikając chłodem aż do kości. Mimo wczesnej zapowiedzi wiosna rozpocząć się miała późno, gdzie niegdzie leżały jeszcze warstwy śniegu, a grube pokłady lodu spotykało się w północnej części cmentarza. Lidia Marsz, która przyniosła śledzie na plebanie, drżąc z zimna, Wsunęła się przez uchyloną bramę. Pochodziła z rodziny rybackiej, zamieszkałej w porcie, a ojciec jej już od trzydziestu lat corocznie przysyłał pierwszy połów śledzi pastorowi. Nigdy nie przekroczył progu kościoła, był nieuleczalnym pijakiem i nie cieszył się zbyt dobrą opinią. Uważał jednak, że swym śledziowym podarunkiem o którym nie zapominał żadnej wiosny, przebłaga Boga i przez cały rok będzie mógł pić na nowo. Poza tym był do tego stopnia przesądny, że wierzyłby święcie, iż następny połów się nie uda, gdyby raz jeden zapomniał o pierwszych wiosennych śledziach dla pastora. Lida miała lat około dziesięciu, lecz wyglądała o wiele młodziej. Bo była mała i drobna. Zawsze drżała z zimna i zawsze sprawiała wrażenie, jakby od urodzenia nie zdążyła się jeszcze ogrzać przy ogniu. Twarzyczkę miała czerwoną i wyblakłe jasno niebieskie oczy. Tak samo wyglądała i dzisiaj, gdy ukazała się na plebanii. Ubrana była biednie, z narzuconą podartą chustką na ramiona. Szła z portu aż trzy mile boso, choć droga była pokryta jeszcze śniegiem lub rozmiękłym błotem. Nogi miała równie czerwone jak i twarz. Lecz Lida nie zastanawiała się nad tym, przywykła już do zimna, bo prawie przez cały rok chodziła boso, jak zresztą wszystkie dziewczęta z wioski rybackiej. Nie było w niej odrobiny rozżalenia gdy usiadła na płycie kamiennej obok dziewcząt z plebanii. Uśmiechnęła się nawet wesoło do Flory i Uny. Flora i Una odpowiedziały jej takim samym uśmiechem. Mało znały Lidę. Widziały ją dwa czy trzy razy zeszłego lata w porcie, gdy przyszły tam w towarzystwie Blajtów. Halo, zawołała Lida, ale mamy wściekłą pogodę. Psa trudno wygnać na taki czas. To po coś wychodziła? zapytała Flora. Ojciec kazał mi przynieść wam śledzie, odparła Lida. Drżała, kaszlała i rozcierała swe gołe stopy. Lida w tej chwili nie myślała zupełnie o sobie ani o swych zziębniętych nogach. Nie liczyła również na współczucie. Uniosła nieco w górę nogi aby uchronić je od mokrej trawy rosnącej dookoła pomnika. Mimo to w duszach Flory i Uny zrodziła się nagle litość dla tej biednej dziewczyny. Była taka zziębnięta. — Dlaczego jesteś boso w taki zimny wieczór? — zawołała Flora. — Przecież nogi ci chyba przemarzły. — Prawie — odparła Lida z dumą. Nieprzyjemnie było iść taką zamarzniętą drogą. Dlaczego nie włożyłaś pończoch i trzewików? Zapytała Una. Bo nie mam. Miałam, ale się już zupełnie zniszczyły, rzekła Lida obojętnie. Flore na chwilę ogarnęło przerażenie. To przecież było okropne. Miała przed sobą dziewczynkę, sąsiadkę prawie na pół zmarzniętą, a wszystko dlatego, że to biedactwo nie miało pończoch i trzewików i mimo zimna musiało chodzić boso. Flora nie mogła otrząsnąć się z tej przykrej myśli. Nie zastanawiając się dłużej, energicznym ruchem poczęła zdejmować własne buciki i pończochy. — Włóż je natychmiast — rzekła, podając je zdziwionej Lidzie. — Tylko prędko. Gotowaś się zaziębić i umrzeć. Ja mam inne trzewiki. Włóż je natychmiast. Lida odzyskała równowagę i z błyskiem radości w oczach spoglądała na nieoczekiwany podarunek. Oczywiście, że je włoży i to jak najprędzej, nim jeszcze ktokolwiek zdąży przyjść i odebrać jej te skarby. W ciągu sekundy naciągnęła pończochy na swe małe stopy i wsunęła na nie buciki flory. Jestem ci ogromnie wdzięczna, rzekła. Ale czy nie będą się na ciebie gniewać? Nie. Zresztą, mnie to wcale nie obchodzi, odparła Flora. Myślisz może, że mogę patrzeć, jak ktoś marznie? Powinnam pomagać ludziom, bo jestem przecież córką pastora. A potem będziesz mi je chciała odebrać? U nas w przystani jeszcze długo będą mrozy. Choć tu już będzie zupełnie ciepło, zauważyła Lida z rumieńcem na twarzy. Nie, możesz je sobie zatrzymać. Tak myślałam zresztą, dając ci te buciki. Mam jeszcze drugą parę i kilka par pończoch. Lida zamierzała pozostać trochę dłużej, aby pogawędzić z dziewczynkami. Teraz jednak pomyślała, że lepiej będzie pójść już, zanim ktoś ze starszych się zjawi i odbierze jej buty. Pożegnała się pospiesznie i cichaczem wysunęła się przez bramę cmentarną. Gdy już uszła spory kawał drogi i była pewna, że nikt z plebani widzieć jej nie może, usiadła przy drodze, zdjęła buciki i pończochy i włożyła je do koszyka po śledziach. Nie mogła przecież w takich pięknych trzewikach iść zabłoconą drogą. Żadna z dziewcząt w porcie nie ma takich ślicznych czarnych pończoch i takich zgrabnych, prawie nowych butów. Lida była już zaopatrzona na całe lata. Nie miała żadnych skrupułów. W jej pojęciu mieszkańcy plebanii byli ludźmi bardzo bogatymi. Więc dziewczęta musiały mieć mnóstwo pończoch i butów. Rozmyślając tak, Lida pobiegła w stronę glen i tam przez godzinę bawiła się z chłopcami przed sklepem pana Flaga, obrzucając się wraz z nimi wzajemnie błotem, dopóki na ulicy nie ukazała się pani Eliot w powrotnej drodze do domu. Nie wiem, czyś powinna była tak postąpić, Floro, szepnęła Una w zamyśleniu po odejściu Lidy. Będziesz teraz musiała nosić swoje najlepsze buty codziennie i oczywiście prędko je zniszczysz. Mniejsza o to, zawołała Flora, przejęta jeszcze dobrym swym uczynkiem. To nieładnie, żebym ja miała dwie pary butów, wówczas gdy ta biedna Lida Marsz nie ma ani jednej. Teraz obydwie mamy po parze. Pamiętasz chyba Uno, jak ojciec w niedzielnym swym kazaniu powiedział, że szczęście nie leży w braniu czy posiadaniu, tylko w dawaniu. To jest prawda. Czuję się teraz o wiele szczęśliwsza niż kiedykolwiek byłam dotychczas. Pomyśl tylko o Lidzie, która wraca w tej chwili do domu i nogi jej już nie marzną. Wiesz, że nie masz drugich czarnych pończoch? Rzekła Una. Tamta para, którą miałaś, była już tak podarta, że ciotka Marta obcięła pięty i używa je do czyszczenia pieca. Nie masz już innych pończoch oprócz dwóch par kolorowych, których i tak nie lubisz. Dobry nastrój opuścił nagle Florę. Zadowolenie z samej siebie prysnęło jak bańka mydlana. Przez kilka chwil. Siedziała w milczeniu w obliczu tych wszystkich konsekwencji, których przedtem nie przewidywała. Och, uno, nie pomyślałam o tym, szepnęła ze skruchą. W ogóle nie myślałam, że tak będzie. Kolorowe pończochy były grube i nieprzyjemne, i Flora ich naprawdę bardzo nie lubiła. Po prostu trudno je było nosić. Ciotka Marta. Zrobiła je własnoręcznie na drutach zeszłej zimy i do tej pory nienoszone leżały w szufladzie. Będziesz je jednak musiała włożyć, rzekła Una. Pomyśl, jak chłopcy w szkole śmiać się z ciebie będą. Pamiętasz, jak się śmiali z Maniusi Warren, gdy włożyła kolorowe pończochy? Ja ich nie włożę, zdecydowała Flora. Mimo zimna pójdę do szkoły bez pończoch. Boso, nie będziesz mogła pójść jutro do kościoła. Pomyśl, co by ludzie powiedzieli. Więc zostanę w domu. Nie możesz. Wiesz przecież, że ciotka Marta nigdy na to nie pozwoli. Flora wiedziała o tym dobrze. Ciotka Marta nie zniosłaby myśli, że dziewczęta w niedzielę nie były w kościele. Wszystko jedno, jaka była pogoda, wszystko jedno, jak były ubrane. Do kościoła? Pójść musiały. Ciotkę Martę wychowywano w ten sposób przed siedemdziesięciu laty i ona tak samo wychowywała Florę i Unę. Uno, nie masz jakich pończoch, które mogłabyś mi pożyczyć? zapytała żałośnie Flora. Una potrząsnęła głową. Wiesz, że mam tylko jedną parę czarnych, a te są takie ciasne, że zaledwie ja je mogę wcisnąć na nogi. Na ciebie na pewno nie będą pasować. Tak samo i te szare będą za obcisłe. Poza tym, u dołu są zupełnie podarte. Kolorowych pończoch nie włożę, powtórzyła Flora z uporem. W dotyku są jeszcze bardziej nieprzyjemne niż z wyglądu. Nogi mam w nich grube jak baryłki, a przy tym okropnie drapią. Ja sama nie mam pojęcia co zrobić. Gdyby ojciec był w domu, prosiłabym go, żeby mi kupił pończochy, nim jeszcze sklepy zamknął, ale on pewnie dzisiaj późno wróci. Poproszę go w poniedziałek, a jutro nie pójdę do kościoła. Powiem, że jestem chora i ciotka Marta pozwoli mi zostać w domu. To byłoby kłamstwo, Floro, zawołała Una. Nie możesz tego zrobić, wiesz, że to byłoby straszne. Co by ojciec na to powiedział? Pamiętasz, jak mówił po śmierci mamy, że musimy zawsze mówić tylko prawdę? Mówił, że nigdy nam nie wolno kłamać, bo on sam straciłby do nas zaufanie. Nie wolno ci tego zrobić, Floro. Już lepiej włóż kolorowe pończochy. Tylko ten jeden raz je włożysz. Nikt w kościele nie zauważy. Przecież to nie szkoła. A przy tym twoja nowa brązowa suknia jest tak długa, że pończoch wcale nie będzie widać. Widzisz, jakie szczęście, że ciotka Marta taką długą suknię ci zrobiła? Będziesz miała na wyrost, a tak jej nienawidziłaś, jak włożyła się ją po raz pierwszy. Ja tych pończoch nie włożę, powtórzyła flora. Zsunęła nogi z kamiennej płyty. I zrezygnowana poczęła iść po mokrej trawie, kierując się w stronę sterty śniegu. Zacisnąwszy wargi, wspięła się na stertę i stanęła. Co ty robisz? zawołała una w przerażeniu. Zaziębisz się i umrzesz, floro! Właśnie o to mi idzie, odparła Flora. Chcę się zaziębić, żeby na jutro strasznie zachorować. Wtedy nie trzeba już będzie kłamać. Będę tu stała dopóty, dopóki zdołam wytrzymać. Ależ, Floro, ty naprawdę możesz umrzeć, możesz się nabawić zapalenia płuc. Proszę cię, nie rób tego. Chodźmy do domu, może coś wymyślimy. O, idzie Jerry, dzięki Bogu. Jerry, każ Florce zejść z tego śniegu. Spójrz na jej nogi. Na miłość boską, Floro, co ty robisz? Zawołał Jerry. Oszalałaś? Nie! Wynoś się stąd! krzyknęła Flora. Czy to jest kara za coś? Jeżeli tak, to bardzo nierozsądna. Rozchorujesz się! Ja właśnie chcę się rozchorować. Nie myśl, że to kara. Odejdź stąd! Gdzie ona ma buty i pończochy? Zwrócił się Jerry do uny. Oddała je lidzie marsz. Lidzie marsz? Po co? Bolida nie miała bucików i marzły jej nogi, a teraz Flora chce zachorować, aby jutro nie pójść do kościoła w kolorowych pończochach. Ale ona gotowa umrzeć, Jerry. Flora, zawołał Jerry, złaś z tego śniegu, bo cię sam stamtąd ściągnę. Ściągaj, mruknęła Flora. Jerry skoczył naprzód i chwycił ją za ramiona. Flora poczęła się wyrywać, lecz Una podbiegła z tyłu i zepchnęła ją na dół. Flora i Jerry zaczęli się kłócić, Una płakała, zrobił się straszny hałas na cmentarzu, właśnie w pobliżu drogi, którą przechodzili w tej chwili państwo Warren. Oczywiście, awanturę całą słyszeli. Wkrótce potem rozniosło się pogląd, że dzieci z plebanii biją się na cmentarzu, używając przy tym bardzo nieparlamentarnych słów. Tymczasem Flora pozwoliła się ściągnąć ze sterty śniegu, bo nogi już ją tak bolały, że na pewno nie wytrzymałaby dłużej. Wkrótce pogodzono się i udano na spoczynek. Flora spała jak anioł, a nazajutrz obudziła się zupełnie zdrowa czuła teraz że nie może udać choroby bo nie wolno jej kłamać po tym co kiedyś mówił ojciec upierała się jednak ciągle że nie pójdzie w kolorowych pończochach do kościoła rozdział 25 nowy skandal i nowe wyznanie flora zjawiła się wcześniej w szkole niedzielnej i przed przyjściem innych zajęła miejsce w kącie ławki. Cała historia wyjaśniła się dopiero wtedy, gdy Flora po lekcjach wyszła ze szkoły i udała się do kościoła. Kościół był prawie pełny, i wszyscy siedzący w pobliżu bocznej nawy zauważyli, że córka pastora miała na nogach buty, lecz nie miała pończoch. Nowa brązowa suknia flory, Którą ciotka Marta uszyła jej ze staroświeckiej narzuty, była co prawda bardzo długa, lecz nie sięgała cholewek trzewików. Spod sukni widać było dokładnie gołe łydki. W ławce pastora siedziała tylko flora i Karol. Jerry poszedł na galerię, gdzie usadowił się jeden z jego kolegów, a dziewczynki Blajtów zabrały ze sobą unę. Młodzi mereditowie często podczas nabożeństwa przysiadywali na galerii ku ogólnemu zgorszeniu parafian. Na galerii można było swobodnie szeptać i rzuć tytoń, lecz stanowczo było to nieodpowiednie miejsce dla dzieci z plebanii. Jerry jednak najgorzej się czuł na ławce pastora, wysuniętej najbardziej naprzód, którą dokładnie obserwować mógł Abraham Klow i cała jego rodzina. Toteż, jak tylko mógł, wymykał się z ławki i cichaczem biegł na górę. Karol był tak zaabsorbowany pająkiem rozpinającym pajęczynę na oknie, że nie zwrócił uwagi na nogi Flory. Po kościele wracała do domu z ojcem, lecz i on nic dziwnego nie zauważył. Przed powrotem Jerego i uny Flora wciągnęła na nogi kolorowe pończochy, będąc pewna, że nikt w kościele nagich jej nóg nie dostrzegł. Lecz w glen Saint Mary wszyscy już o tym wiedzieli. Ci, co widzieli, opowiadali innym. Po południu w całym glen mówiono tylko o tym. Pani Aleksandrowa Davis twierdziła, że była na to przygotowana. I że spodziewa się wkrótce ujrzeć w kościele dzieci pastora w bieliźnie. Prezeska Stowarzyszenia Kobiet postanowiła wnieść tę sprawę na następne posiedzenie i założyć energiczny protest. Panna Cornelia zapowiedziała, że stanowczo uchyli się od głosu. Nawet pani doktorowa Blight była nieco zaskoczona, choć zazwyczaj umiała przebaczać Florze. Zuzanna postanowiła zrobić dla Flory Pończochy, a nie mogąc zacząć ich w niedzielę, wzięła się do pracy na zajutrz z samego rana, jak jeszcze wszyscy na Złotym Brzegu spali. To tylko wina starej Marty, droga pani doktorowo, mówiła z oburzeniem do Ani. Jestem pewna, że to biedactwo nie ma porządnych pończoch do włożenia. Prawdopodobnie wszystkie są podarte i uważam, że panie ze Stowarzyszenia zrobiłyby lepiej, gdyby sprawiły Florze pończochy zamiast tego nowego dywanu do sali obrad. Nie należę do Stowarzyszenia, a jednak postanowiłam sama zrobić dwie pary pończoch dla Flory z tej czarnej przędzy. Nigdy nie zapomnę wrażenia, jakie odniosłam, gdy ujrzałam córkę pastora, idącą przez kościół bez pończoch. A w kościele było pełno metodystów, ubolewała panna Cornelia, która załatwiła jakieś sprawunki w Glen i wstąpiła na chwilę na złoty brzeg. Nie wiem dlaczego, ale zazwyczaj, kiedy dzieci z plebanii wywołają jakiś skandal, muszą być wówczas w kościele metodyści. Myślałam, że Diakonowej Hazard oczy na wierzch wylezą. Po wyjściu z kościoła rzekła do mnie, a to było przedstawienie. Żal mi ogromnie, Presbiterian. I my musimy to znosić. Przecież nikt nie mógł na to odpowiedzieć. Ja tam znalazłabym odpowiedź, droga pani doktorowo, gdyby się do mnie pani Hazard zwróciła, rzekła Zuzanna ponuro. Powiedziałabym tylko jedno, że w moim pojęciu lepiej patrzeć na czyste nagie nogi niż na dziurawe pończochy. Poza tym prezbiterianie nie potrzebują litości niczyjej, bo mają chociaż księdza, który potrafi się modlić, a metodyści mają zwykłego idiotę. Już ja dałabym nauczkę pani diakonowej hazard, droga pani doktorowo. Wolałabym, żeby pan Meredith był gorszym kaznodzieją, ale za to więcej dbał o swoją rodzinę, odrzekła panna Cornelia. Mógłby przecież zwrócić uwagę na dzieci, zanim wychodzą do kościoła. Zmęczona już jestem tym, że muszę go ciągle tłumaczyć przed parafianami, wierzcie mi. Tymczasem Flora przechodziła straszne katusze w dolinie Tęczy. Zjawiła się tam Marywens jak zwykle w swoim mentorskim nastroju. Dała do zrozumienia Florze, że schanibiła swojego ojca i że ona, Wenz, także to potępia. Wszyscy mówili o tym, wszyscy śmiali się. Widzę, że nie będę mogła się z tobą dłużej przyjaźnić, rzekła. Ale za to my się z nią będziemy przyjaźnić, zawołała Nan Blight. Nan w duchu uważała, że Flora popełniła rzecz straszną, lecz nie mogła przecież dopuścić do tego, aby taka Mary Wens Możesz więcej nie przychodzić do Doliny Tęczy, panno Wens. Nan i Dee otoczyły Florę ramionami, spoglądając wyzywająco w stronę Mary. Nagle Mary przysiadła na kamieniu i wybuchnęła głośnym płaczem. Ja nie to chciałam powiedzieć, szlochała. Ale nie mogę słuchać tego wszystkiego, co opowiadają o Florze. Nie mogę znieść, żeby i o mnie podobnie mówiono. Jestem teraz w szanowanym miejscu i staram się zostać damą. Nawet w dawnych czasach nie przychodziłam nigdy boso do kościoła. Zerwanie z Florą nie przyszłoby mi na myśl, gdyby nie ta wstrętna stara Kitty. Słyszałam, jak mówiła, że Flora zmieniła się od chwili, gdy ja przybyłam na plebanie. Mówi, że Cornelia Elliot gorzko pożałuje, że mnie przyjęła. To mnie boli, ale najbardziej żal mi pana Meredita. O pana Meredita możesz się nie martwić, rzekła Dis z przekąsem. To zupełnie zbyteczne. Floro, przestań płakać i opowiedz nam, jak to było. Flora opowiedziała wszystko ze łzami w oczach. Dziewczynki Blightów współczuły jej i nawet Mary Vance przyznała, że sytuacja była naprawdę bez wyjścia. Tylko Jerry nie mógł się z tym zgodzić. Po powrocie ze szkoły zwołano zebranie klubu dobrego prowadzenia się, aby wyznaczyć karę Florze za jej przewinienie. Nie wiem, czy to było takie złe, broniła się Flora. Tylko kawałek nóg było mi widać. Przecież nikomu krzywdy tym nie wyrządziłam. Wyrządziłaś krzywdę ojcu. Wiesz, że ludzie mają do niego urazę, jak my popełnimy jakieś głupstwo. Nie myślałam o tym, wyszeptała Flora. O to właśnie idzie. Nie myślałaś, a powinnaś była myśleć. Przecież po to zawiązaliśmy nasz klub. Obiecaliśmy, że każdy czyn będzie uprzednio obmyślany. Zasłużyłaś na karę, Floro, i to na surową karę. Przez cały tydzień będziesz przychodziła do szkoły w swoich kolorowych pończochach. Och, Jerry, może wystarczy, jak przyjdę przez dwa dni, ale nie cały tydzień. Tak, musisz je nosić przez cały tydzień, rzekł Jerry nieugiętym tonem. Jak się nie zgadzasz, to Jim Blight to rozsądzi. Flora wolałaby raczej zapaść się pod ziemię, niż pytać o to Jim'a Blyta. Zorientowała się teraz, że przewinienie jej naprawdę było karygodne. Niech i tak będzie, wyszeptała pochylając głowę. Przyjmuję karę. Czyn twój zostanie jednak czynem, rzekł Jerry z powagą. Niestety, ta kara nie pomoże ojcu. Ludzie stale będą mieli do niego pretensje. Nie możemy przecież wszystkim tego wyjaśniać. Słowa te zapadły głęboko w duszyczkę Flory. Mogła znieść ze spokojem własną hańbę, ale hańba ojca sprawiała jej zbyt dotkliwy ból. Gdyby parafianie znali całą prawdę, z pewnością nie mieliby do ojca urazy. Ale w jaki sposób wytłumaczyć to całej wsi? Flora wiedziała od Marwens, że na poprzednie jej wystąpienie patrzono ze zgrozą. Przez kilka dni Flora na próżno szukała rady. Wreszcie wpadła na pomysł i natychmiast wzięła się do czynu. Cały wieczór przepędziła na poddaszu z grubym zeszytem, w którym pisała coś z płonącymi policzkami i błyszczącymi oczyma. Tak, to była jedyna rada. Jak dobrze, że wpadła na ten pomysł. Wszystko wreszcie będzie wyjaśnione, a jednocześnie nie wywoła nowego skandalu. W parę dni potem mały tygodnik wychodzący w glen pod nazwą żurnal przyniósł mieszkańcom nową sensację. Na pierwszej stronie widniał list otwarty z podpisem Flora Meredith i brzmiał jak następuje. Do wszystkich. Kogo to obchodzi? Pragnę wyjaśnić wszystkim, jak to się stało, że przyszłam do kościoła bez pończoch, bo nie chcę, aby ktokolwiek winił o to mego ojca i aby rozgłaszał nieprawdziwe plotki. Jedyną parę pończoch czarnych oddałam Lidzie marsz, gdyż marzła biedaczka, a mnie się jej żal zrobiło. Dając jej pończochy, Zapomniałam zupełnie, że sama mam tylko jedną parę, ale teraz jestem już z tego zadowolona, bo Lida Marsz ma chociaż ciepło. Dopiero po jej odejściu przypomniałam sobie, że mam w zapasie tylko paskudne, kolorowe pończochy, które mi jeszcze ciotka Marta zrobiła zeszłej zimy. W tych pończochach, w kościele, nie mogłam się pokazać. Postanowiłam nawet przeziębić się, żeby zachorować i nie pójść do kościoła. Stanęłam więc na stercie śniegu, boso, ale i tak mi się nie udało. Przykro mi bardzo, że to moje bose nogi wywołały w kościele taki skandal i że ojciec mój z tego powodu musi cierpieć. Długo myślałam, jak tę sprawę załatwić, aż wreszcie postanowiłam napisać do żurnalu. Za karę noszę moje wstrętne kolorowe pończochy i będę je nosiła przez cały tydzień, chociaż ojciec kupił mi śliczne dwie pary czarnych. Jeszcze jedną rzecz pragnę wyjaśnić, nim zakończę ten list. Mary Vance opowiadała, że pan Edward Boyd posądza Leona Baxtera o kradzież kartofli z pola. Nikt z rodziny Baxterów tych kartofli nie tknął. Baxterowie są bardzo biedni, ale uczciwi. Myśmy te kartofle zabrali. To znaczy Jerry i ja, bo Uny wtedy z nami nie było. Nie myśleliśmy, że to jest kradzież. Chcieliśmy upiec sobie kartofle na ogniu w Dolinie Tęczy i zjeść je razem ze smażonym pstrągiem. Pole pana Boyda było najbliżej, więc postanowiliśmy wziąć kartofle. Walter i Deeblightowie pomogli nam je zjeść, lecz nie wiedzieli skąd kartofle pochodzą, więc właściwie w tej całej sprawie nie ma ich winy, tylko nasza. Bardzo nam przykro, że to się nazywa kradzież i na pewno zapłacimy panu Bojdowi, jeżeli zechce poczekać, aż dorośniemy. Teraz nie mamy pieniędzy bo zarobić nie potrafimy, a ojca prosić nie możemy, bo on i tak ma dużo zmartwień. Ale niech pan Boyd nie obwinia Beksterów, bo oni są zupełnie niewinni. Z poważaniem, Flora Meredith Rozdział 26. Nowy pogląd Panny Korneli Jak umrę, Zuzanno, zawsze będę wracała na ziemię, gdy złotogłowy rozkwitną w naszym ogrodzie, mówiła Ania w zamyśleniu. Nikt mnie widzieć nie będzie, choć będę tak blisko. Przyfrunę wieczorem lub o świcie, niby wietrzyk wiosenny, szemrzący w listkach drzew. Na pewno po śmierci nie będzie pani myślała o tak ziemskich rzeczach jak złotogłowy, droga pani doktorowo, uśmiechnęła się Zuzanna. Ja tam nie wierzę w duchy widzialne czy niewidzialne. Ach, Zuzanno, ja nie będę duchem. Ten wyraz tak okropnie brzmi. Będę tylko sobą. Przypłynę tutaj na skrzydłach wiatru i zajrzę do tych wszystkich zakątków, które kocham. Pamiętasz, Zuzanno, jak się źle czułam, gdy musiałam opuścić nasz mały, wymarzony domek? Myślałam, że nigdy nie zdołam pokochać Złotego Brzegu, a jednak pokochałam. Kocham każdą pięć ziemi, każdy kamień i każde drzewo. Ja także lubię to miejsce, rzekła Zuzanna, która umarłaby chyba, gdyby miała się rozstać ze Złotym Brzegiem. Ale nie powinnyśmy zbyt wielkim uczuciem darzyć dóbr ziemskich, droga pani doktorowo. Istnieją przecież takie żywioły, jak pożar i trzęsienie ziemi. Musimy być na wszystko przygotowani. Zagroda Toma McAllistera, za przystanią, spłonęła przed trzema dniami. Niektórzy mówią, że MacAlister sam podłożył ogień, aby mu wypłacili asekurację. Możliwe to i niemożliwe zarazem. Radziłabym jednak panu doktorowi zająć się uporządkowaniem naszych kominów. Trzeba być przezornym. O, pani marszałkowa Elliot idzie właśnie w naszą stronę. Wygląda dzisiaj, jakby przyniosła nieoczekiwane nowiny. Aniu, kochanie, czyś widziała dzisiejszy żurnal? Głos panny Corneli drżał trochę z emocji, a trochę z pośpiechu, bo szła tak szybko, że chwilami traciła zupełnie oddech. Ania pochyliła się nad pękiem złotogłowów, pragnąc ukryć uśmiech. Obydwoje z Gilbertem uśmiali się serdecznie na widok pierwszej strony dzisiejszego żurnalu, lecz Ania wiedziała, że dla panny Korneli było to tragedią i nie chciała ranić jej uczuć okazywaniem swej wesołości. Czyż to nie straszne? I jaka jest na to rada? Pytała panna Cornelia z rozpaczą. Ania skierowała się w stronę werandy, gdzie Zuzanna siedziała wraz z Shirleyem i Rillą, zajęta szydełkowaniem drugiej pary pończoch dla Flory. Zuzanna nigdy zbytnio nie przejmowała się biedną ludzkością. Robiła, co mogła, by jej ulżyć, a resztę pogodnie pozostawiała siłom wyższym. Cornelia Eliot ma wrażenie, że cały świat do niej należy, droga pani doktorowo, powiedziała niegdyś do Ani. Dlatego też każde zdarzenie tak ją przejmuje. Ja tam jestem obojętna i patrzę zimno na wszystko. Nie znaczy to, że świat nie mógłby być trochę lepiej urządzony, ale cóż my, biedne robaki, możemy poradzić? Nie wiem, jaka jest na to rada, rzekła Ania, podsuwając pannie Korneli wygodny, miękki fotel. Ale jak pan Wickers mógł taki list wydrukować? On wyjechał, moja Aniu, wyjechał na tydzień do nowego Brunszwiku. Młody Joe Wickers zastępuje go w redakcji. Pan Wickers nigdy by tego nie uczynił, chociaż jest metodystą. Lecz Joe nade wszystko uwielbia kawały. Masz słuszność, że nie widzisz na to żadnej rady. Trzeba przejść nad tym do porządku dziennego. Ale jak tylko spotkam Joe'ego, dam mu odpowiednią nauczkę. Chciałam nawet wykreślić swoje nazwisko z listy prynumeratorów w żurnalu. Lecz marszałek roześmiał się, twierdząc, że właśnie dzisiejszy numer jest dopiero godny czytania. Ten człowiek nie potrafi nic brać na serio. To prawdziwie po męsku. Tak samo Edward Boyd. Przyjął to jako żart i śmiał się do rozpuku. Jestem pewna że pani Burr przestanie przychodzić do kościoła. Dla nas, co prawda, nie będzie to wielka strata. Metodyści przyjmą ją z otwartymi ramionami. Najgorsze to, że już teraz nie mam żadnej rady. Dopóki pan Meredith odwiedzał Rosalię West, miałam jeszcze nadzieję, że na plebanii wkrótce się coś zmieni. Ale teraz i to minęło. Sądzę, że nie przyjęła jego oświadczyn ze względu na dzieci. Wszyscy tak utrzymują. Wątpię, czy jej kiedykolwiek proponował małżeństwo. Wtrąciła Zuzanna, której się nie mogło pomieścić w głowie, żeby jakaś niewiasta nie przyjęła oświadczyn pastora. Nikt właściwie nie wie o tym nic pewnego. To jedno jest pewne, że pan Meredith już tam nie bywa. Rozalia zmizerniała jakoś tej wiosny. Mam nadzieję, że dobrze jej zrobi pobyt w Kingsport. Wyjechała na miesiąc, ale prawdopodobnie zostanie dłużej. Od lat nigdzie nie wyjeżdżała. Nigdy nie rozstawały się z Heleną, lecz przypuszczam, że do tego wyjazdu właśnie Helena ją skłoniła. Tymczasem Helena i Norman Douglas odgrzewają dawne wspomnienia. Naprawdę? Zapytała Ania ze śmiechem. Słyszałam coś o tym, ale nie chciało mi się wierzyć. To jest szczera prawda, moja Aniu. Norman Douglas nigdy się nie kryje ze swymi zamiarami. Zawsze zalecał się publicznie. Powiedział marszałkowi, że w ciągu ostatnich lat wcale o Helenie nie myślał, lecz gdy ją znowu po raz pierwszy po tak długiej przerwie zobaczył w kościele, miłość dla niej wróciła. Powiada że zapomniał już o jej dawnej piękności. Musisz wiedzieć, że przez dwadzieścia lat ani razu jej nie widział, bo do kościoła nie chodził. Ciekawa jestem, czy z tego coś będzie. Już raz ją zwiódł, lecz widocznie niektórym ludziom wybacza się takie rzeczy, droga pani doktorowo, zauważyła zuzanna z przekąsem. Zwiódł ją w przystępie zdenerwowania i potem pokutował za to przez całe życie, rzekła panna Kornelia. Co do mnie, to nigdy nie potępiałam Normana, jak wszyscy na ogół. Ciekawa jestem tylko, co go skłoniło do powrotu na łono kościoła, bo nie chce mi się wierzyć w tę historię opowiadaną przez panią Wilson, że to flora Meredith wywarła na niego swój wpływ. Chciałam już kilkakrotnie Florę o to zapytać, lecz za każdym razem zapominam, gdy ją widzę. Jakiż wpływ mogłaby mieć Flora na Normana Daglasa? Właśnie przed chwilą spotkałam go w sklepie. Śmiał się na widok listu w żurnalu. Dzielna z niej dziewczyna, zawołał. Nie jeden dorosły mężczyzna nie odważyłby się na to. Potem wybuchnął znowu śmiechem, że aż ściany trzeszczały. Pan Douglas znowu zaczął płacić pensję pastorowi, wtrąciła Zuzanna. Cóż taka suma znaczy dla Normana? Poza tym ogromnie lubi kazania pana Meredita. Wszystko jeszcze uszłoby jakoś, gdyby nie te niesforne dzieciaki z plebanii. Zmęczona już jestem tym ciągłym tłumaczeniem ich przed parafianami. Wie pani, droga pani Cornelio, rzekła Ania z powagą, że te ciągłe tłumaczenia młodych mereditów są zupełnie nie na miejscu. Należałoby zwołać wszystkich parafian i kilku metodystów i wyjaśnić im raz na zawsze, że jesteśmy zupełnie zadowoleni z naszego pastora, a także z jego rodziny. Pan Meredith jest najlepszym kaznodzieją z tych wszystkich, którzy dotychczas byli w Glen St Mary. Jest szczerym głosicielem prawdy, i wiernym chrześcijaninem. Jest przywiązanym przyjacielem swych parafian, człowiekiem dobrze wychowanym i kulturalnym. Dzieci jego również nie są najgorsze. Jerry Meredith uważany jest w szkole za najlepszego ucznia, i pan Hazard rokuje mu wielką przyszłość. Flora Meredith jest ładna, dobra i nikomu właściwie krzywdy nie wyrządza. Przecież w gruncie rzeczy wszyscy ją kochamy. Una Meredith posiada tyle słodyczy, że nikt się właściwie na nią gniewać nie potrafi. Karol na pewno kiedyś zostanie wielkim zoologiem i wszyscy będą go szanować. Czyli w gruncie rzeczy całej tej rodzinie nie powinniśmy mieć nic do zarzucenia. Ania umilkła na widok wyrazu twarzy panny Corneli. Oczy starszej damy błyszczały niesamowicie, tak była przejęta tym nowym pomysłem pani Blythe. Aniu, jakby to było dobrze, gdybyś się odważyła zwołać takie zebranie. Oczywiście, że w ten sposób powinnyśmy przemówić do metodystów. Teraz widzę, że jeden tylko Norman Douglas ma słuszność, bo nawet w liście Flory nie było nic karygodnego. Mało dziewcząt zdobyłoby się na taki list z tak dobrą interpunkcją i bez błędów ortograficznych. Ale mimo wszystko nigdy nie przebaczę temu Joe Vickersowi, wierz mi Aniu. A gdzie się podziały twoje pociechy? Walter i bliźniaczki są jak zwykle w dolinie tęczy, Jim uczy się na poddaszu. Oszaleli na punkcie tej doliny tęczy. Mary Wens twierdzi, że to jest jedyne przyjemne miejsce na świecie. Chętnie przychodziłaby co wieczór tutaj, gdybym jej na to pozwalała. Ale nie chcę jej zbytnio rozpieszczać. Nigdy nie przypuszczałabym, że się tak potrafię przywiązać do tej dziewczyny. Oczywiście widzę dokładnie wszystkie jej wady i staram się je za wszelką cenę wykorzenić. Muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie słyszałam z jej ust słowa skargi, a przy tym Mary jest dla mnie ogromną wyręką, bo mówiąc między nami, moja Aniu, nie jestem już taka młoda i trudno mi samej wszystkiemu podołać. W tym roku skończyłam 59 lat. Nie czuję ich wprawdzie, ale nie można oszukać natury. Rozdział 27 Uroczysty koncert. Pomimo zmiany poglądu panna Cornelia była znowu zaskoczona nowym wystąpieniem dzieci z plebanii. Wobec ludzi stała twardo na stanowisku, lecz znalazłszy się sam na sam z Anią, pozwoliła sobie na wyrażenie swego świętego oburzenia. Wyobraź sobie, moja Aniu, że urządzili znów koncert na cmentarzu w zeszły czwartek wieczorem podczas kościelnego zebrania metodystów. Rozsiedli się na grobie Eliasza Poloka i śpiewali dobrą godzinę. Z początku śpiewali pieśni kościelne, lecz zakończyli jakąś skoczną piosenką akurat w chwili, gdy diakon Baxter rozpoczynał nabożeństwo. – Byłam tamtego wieczoru – wtrąciła Zuzanna. Nie chciałam nic wspominać o tym, droga pani doktorowo, lecz przykro mi było, że dzieciaki wybrały właśnie ten wieczór. Krew krzepła w żyłach, gdy się słyszało, jak śpiewali skoczne piosenki, profanując pamięć umarłych. – A co Zuzanna robiła na kościelnym zebraniu metodystów? – zapytała panna Kornelia z przekąsem. – Nie wiedziałam, że ma się akurat odbyć zebranie – Odpowiedziała z niechęcią Zuzanna. Najbardziej zdenerwowałam się, gdy pani diakonowa Baxter po wyjściu zwróciła się do mnie z oburzeniem, że dzieci pana Meredita już za wiele sobie pozwalają. Prawdopodobnie nie jeden z nieboszczyków lubił za życia skoczne piosenki, Zuzanno. Może miło mu było usłyszeć je teraz po śmierci? zauważył Gilbert. Panna Cornelia spojrzała na doktora wzrokiem pełnym nagany i postanowiła przy pierwszej okazji zgromić go za te słowa. Takie zdania mogą zaważyć na szali jego praktyki, bo ludzie gotowi pomyśleć, że jest poganinem. Co prawda marszałek Elliot potrafił wyrażać się jeszcze gorzej, ale on nie jest człowiekiem tak popularnym jak doktor Blythe. Wiem, że pastor siedział wówczas w swym gabinecie przy otwartym oknie, lecz wcale nie zwracał uwagi na to, co robią jego dzieci. Jak zwykle siedział zaczytany. Wczoraj wspomniałam mu coś o tym. Jak się pani odważyła, pani marszałkowo Eliot? Zawołała z przerażeniem Zuzanna. Przecież ktoś się musi zdobyć na odwagę. Parafianie twierdzą, że pan Meredith nic nie wie o liście flory wydrukowanym w żurnalu, bo nikt nie zdobył się na odwagę, aby mu ten list pokazać. Moim zdaniem, pastor powinien wiedzieć o wszystkim, aby zapobiec dalszym skandalom. Obiecał mi, że pomówi z dzieciakami. Jestem jednak pewna, że zaraz po moim wyjściu o tym wszystkim zapomni. Ten człowiek jest zupełnie nieprzytomny. Wierz mi, Aniu. W zeszłą niedzielę nauczał parafian, jak trzeba wychowywać dzieci. Kazanie było naprawdę prześliczne, ale wszyscy obecni w kościele pomyśleli, dlaczego nie potrafi zastosować swoich słów w praktyce. Panna Kornelia myliła się, sądząc, że pan Meredith zapomniał o wszystkim, gdy się tylko z nim pożegnała. Natychmiast po powrocie dzieci z doliny tęczy zawołał je do swego gabinetu, nie bacząc na to, że godzina była już późna. Weszli posłusznie, zdjęci lękiem. Ojciec nigdy ich do siebie nie wzywał. Co miał im dzisiaj do powiedzenia? Poczęli przypominać sobie ważniejsze zdarzenia ostatnich dni i własne drobne przewinienia. Co prawda, wczoraj wieczorem Karolek splamił nową, jedwabną suknię pani Piotrowej flag, gdy ciotka Marta zatrzymała ją na kolacji. Lecz pan Meredith nie widział tego, a pani Flagg, niewiasta posiadająca gołębie serce, na pewno pastorowi o tym nie wspomniała. Poza tym, Karol został ukarany w ten sposób, że przez resztę wieczoru musiał chodzić po pokojach w sukience Uny. Unie przyszło nagle na myśl, że może chce im powiedzieć o zamiarze poślubienia panny West. Serce poczęło jej bić mocno, i nogi pod nią zadrżały. Dostrzegła jednak, że ojciec był bardzo poważny i nieco zasmucony. Nie, to musiał być jakiś inny powód. Dzieci, zaczął pan Meredith przyciszonym głosem, doszło do moich uszu coś, co mnie bardzo zabolało. Czy to prawda, że w zeszły czwartek wieczorem śpiewaliście na cmentarzu skoczne piosenki, w czasie gdy w kościele metodystów odbywało się uroczyste zebranie? Boże wielki, ojcze, zapomnieliśmy zupełnie, że tego wieczora ma się odbyć zebranie kościelne, zawołał Jerry z przerażeniem. Więc to prawda? Nie wiem, ojcze, dlaczego mówisz o skocznych piosenkach? Śpiewaliśmy hymny kościelne. Postanowiliśmy urządzić religijny koncert. Komu to przeszkadzało? O zebraniu kościelnym metodystów nie mieliśmy pojęcia. Przecież zawsze zbierają się we wtorek, a trudno było przewidzieć, że przenieśli w tym tygodniu tę uroczystość na czwartek. Więc śpiewaliście tylko hymny? Tak, wyszeptał Jerry, rumieniąc się nagle. Potem zaśpiewaliśmy poli na zakończenie. Flora prosiła, żeby zaśpiewać coś wesołego, ale nie mieliśmy zamiaru przecież tym nikogo obrażać. Ten cały koncert był moim pomysłem, ojcze, wyznała Flora, lękając się, że cała wina spadnie na Jerego. Wiesz przecież, że dopiero trzy dni temu metodyści również urządzili koncert religijny w swoim kościele. Pomyślałam, że dobrze ich będzie naśladować. Tylko, że oni odprawili na początku nabożeństwo, a myśmy tego zaniechali, pamiętając, jakie to kiedyś wywołało zgorszenie. Sam siedziałeś przy otwartym oknie i nie powiedziałeś nam ani słowa. Nie zwróciłem na to uwagi i dlatego w tym wszystkim jest właściwie tylko moja wina. Ale dlaczego na zakończenie śpiewaliście taką głupią piosenkę? Zagapiliśmy się mruknął Jerry, obmyślając już odpowiednią karę dla Flory. Bardzo nam przykro, ojcze, naprawdę, bardzo nam przykro. Ukaraj nas srogo, bo na to istotnie zasłużyliśmy. Lecz pan Meredith nie myślał w tej chwili o karze. Usiadł przy biurku i począł gorąco przemawiać do swych pociech. Po godzinnej rozmowie dzieci ze skruchą przyrzekły, że więcej już takie rzeczy się nie powtórzą. Sami musimy się odpowiednio ukarać, szepnął Jerry, gdy wchodzili na górę. Jutro zwołamy zebranie klubu i zadecydujemy o wszystkim. Nigdy jeszcze nie widziałem ojca tak zrozpaczonego. Właściwie największa w tym wina metodystów, bo mogliby wyznaczyć sobie jeden dzień w tygodniu na zebrania kościelne i nie zawracać porządnym ludziom głowy. W każdym razie jestem bardzo zadowolona, że ojciec nie mówił o tym, czego się tak lękałam, szepnęła Una do siebie. Pan Meredith po wyjściu dzieci został w swym gabinecie i z rozpaczą ukrył twarz w dłoniach. Boże przebacz, zawołał, jestem złym ojcem. Och, Rosalio, gdybyś ty się chciała tym wszystkim. Zająć. Rozdział 28 dzień postu. Nazajutrz rano, przed pójściem do szkoły, zwołano walne zebranie klubu dobrego prowadzenia się. Po długich rozmyślaniach wszyscy doszli do wniosku, że jedyną odpowiednią karą byłoby zaprojektowanie dnia postu. Przez cały dzień nic nam jeść nie wolno, powiedział Jerry. Jestem ciekawy, jak człowiek się czuje, gdy cały dzień pości. Teraz będę miał okazję się przekonać. Jaki dzień wyznaczamy? zapytała Una, której przyszło na myśl, że właściwie wyznaczono karę zupełnie łatwą i dziwiła się, że Jerry i Flora nie pomyśleli o czymś bardziej srogim. Poniedziałek, rzekła Flora. W niedzielę jest zawsze sudszy obiad. A w poniedziałek i tak ciotce Marcie nie chce się gotować. Właśnie o to chodzi zawołał Jerry: że nie powinniśmy wybierać dnia najłatwiejszego, tylko najtrudniejszy. Na przykład niedzielę, bo przeważnie wtedy dostajemy na obiad rozbew zamiast zimnej baraniny. Niejedzenie baraniny nie byłoby znów tak wielką karą. Wyznaczmy sobie przyszłą niedzielę. Będzie nam wygodnie. Bo ojciec wyjeżdża do Laubridge, a tutaj ma go zastępować inny ksiądz. Jak ciotka Marta zapyta, co się stało, to jej wytłumaczymy, że postanowiliśmy pościć dla zbawienia duszy. A wówczas już na pewno nie będzie się nam sprzeciwiać. Istotnie ciotka Marta nie przejęła się tym zbytnio. Mruknęła tylko, co ci smarkacze znowu wyrabiają. I wkrótce zapomniała o tym. Pan Meredith... Wyjechał z samego rana, gdy dzieci jeszcze spały. Wyszedł z domu bez śniadania, co zresztą zdarzało się dość często. Oczywiście potem zapomniał o śniadaniu zupełnie, a nie było komu przypomnieć mu, że jest naczczo. Śniadania ciotki Marty nie grzeszyły zbytnim urozmaiceniem. Nawet głodni smarkacze z niezbyt wielkim trudem wyrzekli się dzisiaj grudkowatej owsianki z kisłego mleka, o których z takim przekąsem wyrażała się Mary Vance. Gorzej jednak było, gdy nadeszła pora obiadu. Cała czwórka była wściekle głodna, a po wszystkich pokojach plebanii rozniosła się smakowita woń rozbefu. Dzieci? Z rozpaczą wybiegły na cmentarz, gdzie już zapach pieczonego mięsa nie dochodził. Una jednak nie mogła oderwać wzroku od okna jadalni, przez które widziała księdza z Lowbridge zajadającego obiad z apetytem. Gdybym mogła dostać choć taki maciupeńki kawałek, wzdychała. Przestań o tym myśleć, zawołał Jerry. Ciężko jest nie jeść, ale trzeba znieść karę. Ja zjadłbym w tej chwili wołu z kopytami, lecz muszę wytrwać. Myślmy lepiej o czymś innym. Gdy nadeszła pora kolacji, dzieci nie odczuwały już tak boleśnie głodu, jak podczas obiadu. Widocznie już przywykliśmy, rzekła Flora. Czuję osłabienie, ale nie mogę powiedzieć, żebym była głodna. Głowa mi dziwnie ciąży, narzekała Una. Wszystko mi się kręci przed oczami. Mimo to jednak z wesołym uśmiechem Una poszła wraz z wszystkimi do kościoła. Gdyby pan Meredith nie był taki zagłębiony w swych rozmyślaniach, na pewno dostrzegłby w pierwszej ławce bladą twarzyczkę i błyszczące niezdrowo oczy. Lecz on nic nie zauważył, a kazanie jego było dzisiaj dłuższe niż zazwyczaj. Gdy chór zaczął intonować hymn na cześć Wszechmocnego, Una Meredith sunęła się z ławki i zemdlona padła na podłogę. Pierwsza przybiegła do niej pani Abrahamowa Klow, Chwyciła wątłe ciało dziewczynki z ramion trupio bladej, przerażonej flory, przeniosła je do Zachrystii. Pan Meredith zapomniał o skończeniu nabożeństwa i nieprzytomny pobiegł za nią. Wśród parafian rozległ się szmer niepokoju. Och, pani Klow, wyszeptała Flora. Czy Una nie żyje? Więc zabiliśmy ją? Co się stało memu dziecku? Indagował śmiertelnie blady ojciec. Sądzę, że tylko zemdlała, odparła pani Klow. Dzięki Bogu jest w kościele doktor Blight. Z wielkim trudem udało się Gilbertowi przyprowadzić Unę do przytomności. Męczył się dość długo, nim dziewczynka otworzyła oczy. Potem przeniósł ją na plebanie, a za nim szła Flora, szlochając histerycznie. Ona jest głodna. Przez cały dzień nic nie jadła. Pościliśmy wszyscy. Pościliście? wyszeptał pan Meredith. Pościliście? powtórzył doktor. Tak, była to kara za to, że śpiewaliśmy na cmentarzu Poli, szlochała Flora. Moje dziecko, nie chciałem, abyście się sami karali za to. Powiedział pan Meredith bezradnie. Dałem wam lekcję, lecz wam wszystkim przebaczyłem. Tak, ale musieliśmy się ukarać, wyjaśniła Flora. Takie jest prawo naszego klubu dobrego prowadzenia się, że jeżeli uczynimy coś złego lub coś takiego, co zaszkodzić może ojców parafii, musimy się sami ukarać. Postanowiliśmy się sami wychowywać bo nie mamy nikogo, kto by się nami zajął. Pan Meredith westchnął głęboko, a doktor z uczuciem ulgi odszedł od łóżka, na którym leżała Una. Dziecko zemdlało z głodu, trzeba jej teraz dać trochę pożywienia, rzekł. Pani Klow, będzie pani łaskawa się tym zająć? Sądząc z opowiadania Flory, całej czwórce przydałaby się dobra kolacja, bo gotowi wszyscy zemdleć nam naraz. Właściwie Una nie powinna była pościć, rzekła Flora w zamyśleniu. Przecież tylko obydwoje z Jerem zasłużyliśmy na karę. To my rozpoczęliśmy ów nieszczęsny koncert, a poza tym jesteśmy najstarsi. Ja tak samo śpiewałam poli, jak i wszyscy, wtrąciła Una słabiutkim głosem. Więc i mnie się słusznie kara należała. Pani Chloe wróciła ze szklanką ciepłego mleka, Flora, Jerry i Karol wymknęli się do spiżarni, a John Meredith wyszedł do gabinetu, gdzie przez dłuższy czas siedział w ciemnościach, tonąc w gorzkiej zadumie. Więc dzieci jego wychowywały się same, bo nie miały nikogo, kto by się tym zajął. Ciągle w uszach dźwięczało mu to wyznanie Flory. Nie było nikogo, kto zwracałby na nie uwagę, kto koiłby te biedne małe duszyczki, kto dbałby o zdrowie tych niewinnych stworzeń. Jak bladziutko wyglądała Una, gdy leżała na białej poduszce po zemdleniu, jaką bladą miała twarzyczkę i szczupłe rączki. Zdawało się, że duszyczka jej uleci za chwilę ku niebu duszyczka tej biednej, małej, uny, o którą Cecylia tak bardzo się lękała. Od śmierci żony, John Meredith ani razu nie odczuwał takiego lęku, jak wtedy, gdy się pochylał nad swą małą, nieprzytomną córeczką. Musi coś uczynić, ale co? Czy ma zaproponować małżeństwo Elżbiecie Kirk? Elżbieta jest dobrą kobietą. Na pewno będzie dobrą opiekunką dla dzieci. Uczyniłby to już dawno, gdyby nie kochał Rosali West, ale z chwilą, gdy uczucie to zapłonęło w jego sercu, nie mógł myśleć o poślubieniu innej kobiety. O Rosali nie mógł zapomnieć. Usiłował, ale na próżno. Dziś wieczorem Rosalia po raz pierwszy była w kościele od chwili powrotu swego z Kingsport. Uchwycił jej spojrzenie, gdy wraz z innymi opuszczała Kościół po skończonym nabożeństwie. W sercu uczuł dotkliwy ból. Gdy chór zaintonował hymn uroczysty, on stał z pochyloną na piersi głową i czuł, że cała krew spłynęła mu do serca. Nie widział jej od tego wieczoru, kiedy prosił, żeby została jego żoną. Potem, zemdlenie Uny sprawiło, że zapomniał o wszystkim, dopiero teraz w ciemnym gabinecie począł znowu zastanawiać się nad tym. Rozalia była dla niej jedyną kobietą na świecie. Nie mógł myśleć o innej żonie, nawet gdyby się miał ożenić dla dobra swych dzieci. Musi swój ciężar sam dźwigać dalej. Musi stać się lepszym, bardziej czułym ojcem. Musi wytłumaczyć dzieciom, że powinny mu się zwierzać ze wszystkich swych trosk i w każdym wypadku pytać o radę. Zapalił lampę i wyciągnął z biblioteki grubą książkę. Postanowił przeczytać choć jeden rozdział. W pięć minut potem zatonął zupełnie w czytaniu, zapominając o świecie całym i o troskach, które go tak gnębiły. Rozdział 29. Złowieszcza historia. Wieczory czerwcowe w dolinie Tęczy posiadały swój specyficzny urok. Dzieci upajały się tym czarem zasłuchane w dźwięk dzwoneczków zawieszonych przy trójce kochanków i zapatrzone w opuszczone warkocze białej pani. Wiatr śmiał się, i gwizdał nad ich uszami, niby serdeczny, wesoły towarzysz. Wszędzie było zielono i radośnie. Dzikie wiśnie rosnące na skraju doliny, okryte były bielą kwiecia. Wiosna rozkwitła w całej pełni, a podczas wiosny wszystko, co żyje, raduje się zapowiedzią nowego szczęścia. To też wszyscy byli weseli w Dolinie tęczy tego wieczoru dopóki Mary Vance nie zmroziła ich opowieścią o duchu Henryka Warrena. Jima w Dolinie nie było. Spędzał on teraz wszystkie wieczory na poddaszu, na Złotym Brzegu, wkuwając do egzaminów wstępnych. Jerry łowił pstrągi w sadzawce. Walter zaś czytał poezję Longfellow'a, słuchającym go w zachwycie przyjaciołom. Później mówiono o tym... Kto czym zostanie, jak dorośnie, dokąd pojedzie i co zobaczy? Nan i Di pragnęły pojechać do Europy. Walter tęsknił za błękitnym Nilem płynącym wśród piasków Egiptu i za spojrzeniem Sfinksa. Flora twierdziła, że zostanie misjonarką i jako misjonarka wyjedzie do Indii lub Chin. Serce Karolka wyrywało się w kierunku dżungli afrykańskich. Tylko UNA milczała. Myślała, że najlepiej będzie zostać w domu, przecież tu jest piękniej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Jakże to będzie straszne, gdy wszyscy dorosną i pewnego dnia rozjadą się w różne strony. Na samą myśl o tym, UNA odczuwała już teraz samotność i tęsknotę za rodzinnym domem. Każdy tonął w swych marzeniach, dopóki nie ukazała się w Dolinie Mary Vance i nie rozwiała tych marzeń jedną swą głupią historią. Boże, oddechu złapać nie mogę, zawołała. Jak szalona biegłam tutaj. A to się najadłam strachu przy domostwie starego Bejleja. Cóż cię tak przeraziło? Zapytała Di. Wlazłam do ogródka, żeby zobaczyć, czy nie rosną tam konwalje. Ciemno było jak w kominie i nagle ujrzałam coś poruszającego się w krzakach czereśni. Było to coś białego. Powiadam wam: przeskoczyłam szybko przez parkan i uciekłam. Jestem pewna, że to był duch Henryka Warrena. A któż to jest Henryk Warren? zapytała Di. I dlaczego to miał być jego duch? dorzuciła Nan. Więc nie słyszeliście tej historii? i wy jesteście wychowani w Glen? Czekajcie chwilę, jak odpocznę, to wam opowiem. Walter zadrżał radośnie. Szalenie lubił historie o duchach. Poezje Longfellowa stały się nagle bezbarwne i nieciekawe. Odrzucił książkę na bok i ulokował się wygodnie na trawie, przygotowany do słuchania z oczami utkwionymi. W twarzy Mary Vance. Mary bardzo lubiła, jak tak na nią patrzył. Wiedziała, że każdą historię potrafi wówczas o wiele lepiej i ciekawiej opowiedzieć. Wiecie chyba, zaczęła po chwili, że przed 30 laty w tym opuszczonym domu mieszkał stary Tom Bailey ze swoją żoną. Był to prawdziwy stary potwór, jak mówią, a jego żona. Także nie była lepsza. Nie mieli własnych dzieci, lecz siostra starego tomasza umarła i pozostawiła małego chłopczyka, którego bajlejowie wzięli do siebie. Właśnie to był Henryk Warren. Gdy przybył do bajlejów, miał dopiero lat dwanaście i był bardzo wrażliwy i delikatny. Podobno tom i jego żona. Od razu wzięli się odpowiednio do dzieciaka, zaczęli go bić i głodzić. Ludzie opowiadają, że chcieli, aby jak najprędzej umarł i aby oni mogli zagarnąć pieniądze, które matka małemu pozostawiła. Henryk jednak nie umarł, tylko zaczął chorować. Miał jakieś epilepsje, jak powiadają, i dorósł tak do lat osiemnastu. Wój. Bił go właśnie zawsze w tym ogrodzie, bo wiedział, że tutaj nikt go nie zobaczy. Ale ludzie wszystko wiedzą i podobno nieraz słyszeli, jak biedny Henryk prosił wuja, żeby go nie zabijał. Nikt jednak nie chciał się wtrącać, bo nikt nie chciał zaczynać ze Starym Tomem. Podobno podpalił kiedyś stodołę jednemu gospodarzowi w porcie za to, że go tamten obraził. Wreszcie Henryk umarł, a bajlejowie opowiedzieli wszystkim, że umarł wskutek choroby. Mówiono jednak, że wuj zdołał go w końcu zabić. Po pewnym czasie Henryk zaczął tu spacerować. Spacerował co noc po Starym Ogrodzie. Niektórzy słyszeli, jak jęczał i płakał. Stary Tom z żoną wynieśli się na zachód i nigdy już nie wrócili. Lecz nikt po ich wyjeździe nie chciał kupić tego domu ani go wydzierżawić. Wszyscy się bali. Dlatego dom ten został już na zawsze niezamieszkany. Było to trzydzieści lat temu, ale duch Henryka Warrena jeszcze dotychczas po ogrodzie spaceruje. – I ty w to wierzysz? – zapytała Nan z ironicznym uśmiechem. – Bo ja nie. Opowiadali mi tacy, którzy sami widzieli i słyszeli – Odparła Mary. Mówią, że duch ukazuje się w nocy, chwyta ludzi za nogi i jęczy tak samo jak wtedy, kiedy Henryk jeszcze żył. Zaraz też przyszło mi to na myśl, jak zobaczyłam tę białą postać w krzakach i oczywiście natychmiast uciekłam. Możliwe jednak, że się omyliłam, ale strasznie bałam się zostać w ogrodzie. To na pewno było białe ciele pani Stimson zaśmiała się Dee. Kilka razy widziałam, jak pasło się w ogrodzie starego bajleja. Możliwe. Ale ja już do domu tamtędy nie wrócę. O, idzie Jerry z pstrągami. Dzisiaj ja mam je smażyć. Jim i Jerry twierdzą, że jestem najlepszą kucharką w całym Glen. Cornelia dała mi dla was trochę ciastek, ale zgubiłam je, jak ujrzałam ducha Henryka Warrena. Jerry? Śmiał się głośno, gdy Mary, zajęta smażeniem ryby, powtórzyła mu ową niesamowitą historię. Walter pomagał Florze w nakrywaniu do stołu. Na nie wywarła historia o duchu specjalnego wrażenia, lecz Flora, Una i Karol w głębi duszy odczuwali dziwny lęk, choć za nic na świecie nie wyznaliby tego przed nikim. Wszystko było dobrze. Dopóki wszyscy razem siedzieli w dolinie. Lecz gdy uczta miała się już ku końcowi i mrok począł zapadać, nasza mała trójka zaczęła znowu myśleć o duchach. Jerry wraz z blajtami poszedł na złoty brzeg, aby się zobaczyć z Jimem. Mary Vance pobiegła do domu. Radzi nie radzi, Flora, Una i Karol musieli sami wracać na plebanie. Starali się iść inną drogą, aby okrążyć nieszczęsny ogród starego bajleja, bo chociaż nie wierzyli w ukazywanie się ducha, to jednak przejęci byli jakimś dziwnym, niemal panicznym strachem. Rozdział 30. Duch na grobli. Pewnego upalnego lipcowego wieczoru Flora, Karol i Una Siedzieli w dolinie tęczy, odczuwając nieco swoją dzisiejszą samotność. Nikt do doliny tęczy nie przyszedł. Jim Blight wyjechał do Charlottetown na wstępne egzaminy. Jerry i Walter Blight wybrali się do portu ze starym kapitanem Crawfordem, a Nan, Dee, Rilla i Shirley poszli w odwiedziny do państwa Ford, którzy przyjechali na pewien czas do starego, wymarzonego domku. Nan proponowała nawet Florze, aby wybrała się tam także, ale Flora odmówiła. Była nieco zazdrosna o Polcie Fort, o której piękności i inteligencji tyle słyszała. Nie ma zamiaru pójść tam, aby pozostawać na drugim planie. Obydwie więc z Uną zabrały książki do Doliny Tęczy i czytały zawzięcie. Podczas gdy Karolek zajęty był odszukiwaniem jakiegoś nowego gatunku robaków na brzegu strumyka. Wszyscy troje czuli się całkiem dobrze do chwili, gdy nagle zorientowali się, że zmrok już zapada i że znajdują się w pobliżu ogrodu starego Bajleja. Karol cofnął się od strumyka i usiadł tuż obok dziewcząt. Wszyscy troje żałowali teraz, że nie wrócili wcześniej do domu, lecz żadne głośno tego nie wyjawiło. Ciężkie, aksamitne chmury, zabarwione purpurą zachodu, zawisły nad doliną. Wiatr ucichł i dookoła panowała martwa cisza. W powietrzu wirowało tysiące maleńkich muszek i komarów, które zaczynały coraz bardziej dzieciom dokuczać. Flora spojrzała bojaźliwie w stronę domostwa Bajleja i nagle krew jej zakrzepła w żyłach. Spojrzenia Karolka i Uny skierowały się również w tę stronę i obydwoje uczuli nagle zimny dreszczyk biegnący przez plecy. Bo oto pod rozłożystym dębem na grobli porośniętej gęstą trawą w pobliżu ogrodu starego Bajleja ujrzeli coś białego co zdawało się jeszcze bielsze w pomroce wieczoru. Młodzi Mereditowie skamienieli. — To... to jest ciele! — szepnęła Una wreszcie. — Za duże na ciele! — odpowiedziała szeptem Flora. Miała w tej chwili wargi tak zeschnięte, że z trudem wymawiała pojedyncze słowa. Karolek nagle otworzył szeroko usta. — Idzie do nas! — Wyjąkał. Dziewczynki przerażone spojrzały raz jeszcze w tym kierunku. Tak, biała postać czołgała się po grobli, a przecież ciele tak się czołgać nie potrafi. Całą trójkę ogarnęła szalona panika. Przez chwilę wszyscy przekonani byli, że to nie mogło być nic innego tylko duch Henryka Warrena. Karol porwał się na równe nogi i rzucił się do ucieczki. Z głośnym okrzykiem dziewczęta poszły za jego przykładem. Niby oszalałe stado, poczęli biec wszyscy troje w stronę plebanii. Gdy wychodzili, ciotka Marta siedziała w kuchni zajęta szyciem, teraz jej tam nie było. Rzucili się do gabinetu. Panowały tam ciemności i również nie było żywej duszy. Gnani szalonym przestrachem wybiegli z mieszkania i z takim samym pędem pomknęli przez dolinę tęczy w stronę złotego brzegu. Lecieli jak na skrzydłach przez szeroką ulicę glen. Karol biegł naprzód, a una zamykała ten dziwaczny wyścig. Nikt ich nie zatrzymywał, chociaż wszyscy przyglądali się ze zdziwieniem, sądząc, że dzieci z plebanii szykują nowe jakieś przedsięwzięcie. W bramie ogrodu, na złotym brzegu, wpadli na pannę Rosalię West, która właśnie wychodziła stamtąd. Natychmiast dostrzegła pobladłe twarzyczki i błyszczące niesamowicie oczy. Domyśliła się, iż dzieci zagnał tutaj strach, lecz nie wiedziała, co było jego przyczyną. Jednym ramieniem objęła Karola, a drugim przytuliła do siebie Florę. Una stała na uboczu, przejęta rozpaczą. Dzieci drogie, co wam się stało? zapytała panna Rosalia. Co was tak przeraziło? Duch Henryka Warrena, odparł Karol, szczękając zębami. Duch Henryka Warrena, powtórzyła zdziwiona Rosalia, która nie znała wcale tej historii. Tak! szlochała histerycznie Flora. On jest tam, na grobli Bajlejów. Widzieliśmy go, szedł w naszą stronę. Panna Rozalia zaprowadziła dzieci na werandę. Gilberta i Ani nie było w domu, gdyż również poszli w odwiedziny do wymarzonego domku, lecz wkrótce na progu ukazała się Zuzanna, jak zwykle trzeźwa i niewierząca w duchy. O co robicie taki krzyk? indagowała. Dzieci po raz drugi zaczęły opowiadać straszną historię, podczas gdy panna Rosalia tuliła je do siebie i uspokajała najczulszymi słowami. To na pewno sowa, oświadczyła Zuzanna obojętnym tonem. Sowa. Młodzi mereditowie od tej chwili utracili wszelkie zaufanie do inteligencji Zuzanny. To było większe od miliona słów, rzekł Karol szlochając. Och, jakże potem był zawstydzony, gdy się cała historia wyjaśniła. I jęczało to tak samo, jak Mary nam opowiadała, i czołgało się w naszą stronę. Czy sowy się czołgają? Panna Rozalia spojrzała na Zuzannę. Jednak musiało tam coś być, co ich tak przeraziło, rzekła. Pójdę zobaczyć, odpowiedziała chłodno Zuzanna. Uspokójcie się, dzieci, zaręczam wam, że to nie był duch. Co do biednego Henryka Lorena, to jestem pewna, że zadowolony jest z tego, iż może spokojnie spoczywać w mogile. Na pewno by tu już więcej nie wrócił. Niech im to pani wytłumaczy, pan Noest, a ja tymczasem postaram się czegoś dowiedzieć. Zuzanna odeszła w stronę Doliny Tęczy, uzbroiwszy się w widły, które znalazła na łączce. Co prawda widły nie są najlepszą bronią na duchy, ale są niewątpliwie uspokajającą bronią. Zuzanna niczego nie dostrzegła w Dolinie Tęczy, żadnych białych postaci. Dokładnie przeszukała całą dolinę i wreszcie widłami zapukała w drzwi małego domku po drugiej stronie ogrodów Bajleja, a należącego do pani Stimson i jej dwóch córek. Po kwadransie pannie Rozali udało się uspokoić nieco przerażone dzieci. Popłakiwały jeszcze po cichu, lecz zaczynały rozsądnie myśleć i podejrzewać, że ten cały przestrach był tylko przywidzeniem. Podejrzenia te przeistoczyły się w zupełną pewność po powrocie panny Zuzanny. Już wiem, kto był tym waszym duchem, rzekła ze śmiechem, siadając na werandzie i wachlując się chusteczką. Stara pani Stimson kupiła kilka lnianych prześcieradeł, które bieli na słońcu od tygodnia w ogrodzie bajlejów. Rozpostarła je na grobli pod rozłożystym dębem, bo trawa jest tam gładka i sucha. Dzisiejszego wieczoru postanowiła je zabrać do domu. Udała się tam z szydełkową robotą i, mając zajęte ręce, przewiesiła prześcieradła przez ramię. Nagle wypadło jej z rąk szydełko, i na nieszczęście w żaden sposób nie mogła go znaleźć. Poczęła więc czołgać się na kolanach, gdy nagle usłyszała przeraźliwy krzyk w dolinie i ujrzała troje dzieci biegnących w stronę pagórka w panicznym przerażeniu. Była pewna, że ktoś je goni. I serce jej tak mocno zabiło, że nie mogła ruszyć się z miejsca i ani słowa wymówić. I dopiero oprzytomniała, gdy dzieci zniknęły jej sprzed oczu. Z trudem dostała się do domu, lecz jeszcze do tej pory nie może się uspokoić. Powiada, że nigdy w życiu nie najadła się tyle strachu, co dzisiaj. Twarzyczki młodych Mereditów. Spłonęły rumieńcem wstydu i nawet czułe słowa panny Rozali nie mogły ich uspokoić. Wszyscy troje wymknęli się do domu, a spotkawszy Jerego w bramie plebanii, zwierzyli mu się ze swego niepowodzenia. Umówiono się, że nazajutrz rano zwołane zostanie walne zebranie klubu dobrego prowadzenia się. Czy panna West nie była dla nas dzisiaj sympatyczna? Szepnęła Flora, znalazłszy się już w łóżku. Owszem, przyznała Una. Szkoda tylko, że musiałaby się zmienić, gdyby została macochą. Ja tam w to nie wierzę, odparła Flora sennym głosem. Rozdział trzydziesty pierwszy Karol odbywa karę. Nie rozumiem, dlaczego mamy być ukarani, rzekła Flora w zamyśleniu. Nic złego nie uczyniliśmy, nie mogliśmy tylko opanować strachu, a przecież ojcu nie wyrządziło to żadnej krzywdy. Był to po prostu zwykły przypadek. Okazaliście się tchórzami, odparł Jerry tonem sędziego. Za to powinniście być ukarani. Wszyscy śmiać się z was będą i przyniesiecie hańbę rodzinie. Gdybyś wiedział, jakie to było straszne, szepnęła Flora drżąc na całym ciele, przekonałbyś się, że i tak już zostaliśmy srodze ukarani. Nie chciałabym przeżyć tego po raz drugi za nic w świecie. Jestem pewny, że i ty byś uciekł, gdybyś tam był z nami mruknął Karol. Uważasz, że przestraszyłbym się starej baby w białym prześcieradle? szydził Jerry. To wcale nie wyglądało jak stara baba, zawołała Flora. Było takie duże, białe i czołgało się do nas tak, jak Mary Wens mówiła o Henryku Lorenie Łatwo ci się teraz śmiać, Jerry, ale na pewno nie śmiałbyś się, gdybyś tam był z nami. W jaki sposób mamy być ukarani? Wszelką karę uważam za niesłuszną, ale powiedz nam, coś obmyślił. Wielki sędzio. Według mnie oświadczył Jerry, marszcząc brwi Najwięcej w tym wszystkim jest winy Karola. On pierwszy zaczął uciekać. Poza tym jako mężczyzna powinien był bronić was, kiedy niebezpieczeństwo się zbliżało sam wiesz o tym, Karolu, prawda? Wiem odparł Karolek, zawstydzony Otóż, właśnie zasłużyłeś na karę. – Dziś wieczorem będziesz siedział na grobie Eliasza Poloka sam jeden, aż do godziny dwunastej. Karol uczuł nagle zimny dreszcz. Cmentarz był nie tak daleko od ogrodu starego Bajleja. Ciężką mu dano karę, lecz Karol lękał się, żeby go po raz drugi nie nazwano tchórzem. – Dobrze – zgodził się wreszcie. – Ale skąd będę wiedział, że to już jest dwunasta? Okna gabinetu są otwarte, więc będziesz słyszał, jak zegar wybije. Pamiętaj, nie wolno ci wychodzić z cmentarza, dopóki zegar nie przestanie bić. Dziewczęta za karę przez cały tydzień nie będą jadły na kolację marmolady. Flora i una pobladły. Przyszło im na myśl. Że nawet kara nałożona na Karolka była lżejsza do zniesienia. Przez cały tydzień miały jeść suchy chleb wówczas, gdy marmolada będzie stała na stole? Lecz prawa klubu przestrzegane były surowo. Dziewczynki na pozór spokojnie przyjęły wyrok. Tego wieczoru wszyscy o dziesiątej udali się na spoczynek z wyjątkiem Karola, który odsiadywał już swą karę na płycie nagrobnej. Una wymknęła się jeszcze na chwilę, aby życzyć mu dobrej nocy. Jej serduszko przepełnione było współczuciem. Karolku, bardzo się boisz? Szepnęła. Ani trochę, odparł Karol obojętnie. Postaram się nie spać do dwunastej, rzekła Una. Jak ci będzie bardzo przykro, to spójrz w okno naszego pokoju i przypomnij sobie, że ja tam leżę i myślę o tobie. Zawsze ci będzie raźniej, prawda? Bądź spokojna, nie martw się o mnie, uspokajał ją Karol. Mimo tej chwilowej odwagi Karol odczuł dopiero swą samotność, gdy na plebanii wszystkie światła pogasły. Pocieszał się nadzieją, że ojciec dość długo będzie siedział w swym gabinecie, jak to zwykł był czynić prawie codziennie. Wówczas chłopiec nie czułby się tak samotny. Jednak tego wieczoru pan Meredith wezwany został do wsi rybackiej do jednego z umierających mieszkańców. Na pewno wróci dopiero po północy. Karol musi znieść karę w zupełnej samotności. Drogą obok cmentarza szedł ktoś z przyćmioną latarnią. Jasna smuga światła padła na aleję cmentarną i cienie pomników zdawały się pochylać to w jedną, to w drugą stronę. Potem znowu wszędzie zapanowała ciemność. Co chwilę gasło jakieś światło w pobliskich domkach Glen. Noc była ciemna, niebo zachmurzone i zerwał się nagle silny wicher. Z daleka na horyzoncie majaczył blask świateł elektrycznych z Charlotten Wiatr szumiał coraz głośniej w gałęziach starych drzew. Najwyższy ze wszystkich pomników był pomnik Aleksandra Davisa. Otoczony niejako rozłożystymi konarami rosnącej w pobliżu wieżby. W pewnej chwili zdawało się Karolkowi, że pomnik się nagle poruszył. Karolek skurczył się na swej płycie kamiennej i nogi podwinął pod siebie. Było mu dość twardo i niewygodnie. Zdawało mu się, że nogami i rękoma dotyka zwłok nieboszczyka Poloka. I odczuwa zimno uścisku zmarłego. Tak kiedyś powiedziała Mary Węsk, gdy wszyscy siedzieli na tej płycie. Teraz jej słowa przyszły nagle na myśl Karolowi. Nie wierzył w to, co prawda, jak zresztą nie wierzył również w ducha Henryka Lorena. Co do nieboszczyka Poloka, to umarł on przecież 60 lat temu i na pewno nic go nie obchodziło, kto siedział teraz na jego grobie. Ale przykro jest jakoś czuwać, gdy cały świat wokoło tonie w uśpieniu. Człowiek jest zupełnie sam z własnym lękiem, a przeciwko sobie ma tylko tę potworną ciemność. Karol miał zaledwie lat dziesięć i po raz pierwszy znalazł się w nocy wśród tylu umarłych. Jakże pragnął, żeby już zegar nareszcie wybił dwunastą. Czy ta dwunasta nigdy nie wybije? Może ciotka Marta zapomniała zegar nakręcić, i nagle wybiła jedenasta. Dopiero jedenasta musi jeszcze pozostać całą godzinę na cmentarzu, żeby chociaż gwiazdy świeciły. Było tak strasznie ciemno, że nie sposób cokolwiek zobaczyć dookoła. Zdawało się Karolkowi, że słyszy odgłos czyichś kroków na cmentarzu. Zadrżał trochę z przestrachu. A trochę zimna. Nagle począł padać deszcz. Zimne krople przenikały aż do kości. Cienka wełniana bluza Karolka wkrótce przemokła. Zapomniał o strachu, przejęty fizycznym bólem. Ale musi tu zostać do dwunastej, musi tu zostać, aby uratować swój honor. Podczas wyroku nie przewidziano deszczu. Chyba to jednak nie sprawia żadnej różnicy. Gdy zegar w gabinecie wybił wreszcie dwunastą, mała, skurczona postać sunęła się ostatnim wysiłkiem z nagrobnej płyty Eliasza Poloka i wolnym krokiem weszła do mieszkania. Karolek drżał na całym ciele. Miał wrażenie, że już nigdy w życiu nie będzie mu naprawdę ciepło. Ciepło było mu jednak nazajutrz rano. Jerry spojrzał na rozpaloną jego twarzyczkę i pośpiesznie przywołał ojca. Pan Meredith wszedł do pokoju blady po nocy spędzonej przy łożu chorego. Wrócił do domu dopiero o świcie. Pochylił się niespokojnie nad rozgorączkowanym synem. Karolku, chory jesteś? zapytał. Ten pomnik tam bredził Karol. On się rusza. Idzie do mnie, trzymajcie go, proszę. Pan Meredith pośpieszył do telefonu. W dziesięć minut potem na plebanię przybył doktor Blythe, a po pół godzinie zatelegrafowano do miasta po pielęgniarkę i wszyscy w glen już wiedzieli, że Karol Meredith zachorował na ciężkie zapalenie płuc i że doktor Blythe już tylko kiwał nad nim głową. Gilbert niejednokrotnie kiwał głową w ciągu następnych dwóch tygodni. Karol naprawdę przechodził bardzo ciężkie zapalenie płuc. Podczas jednej nocy pan Meredith nie usiadł ani na chwilę, tylko spacerował niespokojnie po swym gabinecie. Flora i Una, zamknięte w swym pokoju, płakały cicho, a Jerry całą noc przepędził w holu pod drzwiami pokoju, w którym leżał Karol. Doktor Blythe i pielęgniarka ani na chwilę nie odchodzili od łóżka chorego postanowili walczyć z nieubłaganą śmiercią i wreszcie odnieśli zwycięstwo Karol przebył kryzys i począł wracać do zdrowia dopiero teraz mieszkańcy Glen przekonali się jak bardzo kochali swego proboszcza i jego dzieci ani jednej nocy spokojnie nie przespałam od czasu jak dowiedziałam się, że dziecko jest chore, mówiła panna Kornelia do Ani. Mary Vance przez cały czas płakała. Bałam się, że ta dziewczyna wypłacze sobie oczy. Czy to prawda, że Karol nabawił się tej choroby, bo przez upór w deszczową noc chciał zostać na cmentarzu? Nie, został tam za karę. Bo okazał się tchórzem podczas tej całej historii z duchem Warrena. Podobno dzieciaki założyły klub i wyznaczają sobie sami karę, gdy któreś z nich coś złego zrobi. Jerry opowiedział o wszystkim panu Meredithowi. Biedactwa, westchnęła panna Cornelia. Karol powracał szybko do zdrowia dzięki parafianom, którzy przynosili na plebanie dużo dobrych i pożywnych rzeczy. Norman Douglas przyjeżdżał co wieczór z mędlem świeżych jajek i dzbankiem kremowej śmietany. Czasami zostawał na godzinę, aby pogawędzić z panem Meredithem. Częściej jednak śpieszył się do szarego domu Westów, wznoszącego się na wzgórzu ponad Glen. Gdy pewnego dnia Karol mógł już zejść na dół... Pan Meredith zwołał wszystkie dzieci do biblioteki, prosząc, aby nie wyznaczały sobie już nigdy więcej kary bez uprzedniego porozumienia się z ojcem. Ale ciotka Marta zawsze mówi, że nie wolno tatusiowi przeszkadzać, odezwała się Flora. Mniejsza o to. Pamiętajcie, co wam mówię, dzieci. Wasz klub bardzo mi się podoba, lecz pozwólcie, żebym ja był waszym sędzią. Gdy doktor pozwolił Karolowi pójść po raz pierwszy do Doliny Tęczy, urządzono na jego cześć specjalną uroczystą ucztę urozmaiconą fajerwerkami. Mary Wenz również się zjawiła, lecz nie opowiadała już historii o duchach. Panna Cornelia zabroniła jej mówić z dziećmi na takie tematy. Rozdział 32 uparci. Rosalia West. Wstąpiła na chwilę do doliny Tęczy, wracając z lekcji ze złotego brzegu. Przez całe lato nie była w dolinie, a przecież tyle wspomnień łączyło ją z ukrytym źródełkiem. Na umyślnie nie przychodziła tutaj, bo wspomnienia pierwszej miłości zagasły jakoś w jej duszy, a wspomnienia związane z Johnem Meredithem były jeszcze teraz zbyt bolesne. Tym razem również nie zajrzałaby, gdyby nie to, że spostrzegła z daleka Normana Daglasa, idącego wolno przez groble koło domu baileya i miała wrażenie, że kieruje się on w stronę pagórka. Gdyby ją spotkał, musiałaby wraz z nim wracać do domu, a nie miała na to specjalnej ochoty. Ukryła się więc poza wysokimi klonami, rosnącymi dookoła źródełka, mając nadzieję, że Norman jej nie zauważył lecz Norman widział ją i co najważniejsze właśnie na nią tu czekał od dłuższego już czasu chciał pomówić w cztery oczy z Rozalią lecz ona wyraźnie go unikała Rozalia nigdy nie darzyła specjalną sympatią Normana Daglasa jego hałaśliwe usposobienie żywiołowy temperament krzykliwa wesołość zawsze ją denerwowały w dawnych latach niejednokrotnie dziwiła się, jak Norman mógł się podobać helenie. On znów ze swej strony odczuwał tę jej antypatię, lecz nie przejmował się nią zbytnio, jak w ogóle nie przejmował się tym, że rzadko kto go lubił. Rozalia mu się podobała i chciał być dla niej najlepszym szwagrem. Ale aby być jej szwagrem, musiał z nią odbyć pewną rozmowę. To też gdy tylko zobaczył ją wychodzącą ze złotego brzegu, natychmiast skręcił w dolinę tęczy, aby wyjść jej naprzeciw. Rosalia usiadła pod tym samym klonem, pod którym siedziała podczas pamiętnego spotkania z Johnem Meredithem, a od tego czasu minął już prawie rok. Woda tryskająca ze źródełka szemrała cichutko, zapalając się złocistymi refleksami zachodzącego słońca. W pewnej chwili stanął przed nią Norman Douglas i zdawał się swą potężną postacią zakrywać przed jej oczami to całe piękno, które ją otaczało. Dobry wieczór, rzekła chłodno Rosalia, podnosząc się z miejsca. Dobry wieczór, mała. Nie przeszkadzaj sobie, siadaj. Chciałem z tobą chwilkę pomówić. Dlaczego tak dziwnie patrzysz na mnie? Nie miałem zamiaru cię połknąć. Jestem już po kolacji. Siadaj i uzbrój się w odrobinę cierpliwości. Mogę wysłuchać pana stojąc, rzekła panna West. Wiem, że możesz, jeżeli zechcesz nastawić uszu, ale wolę, żeby ci było wygodniej. Ja także usiądę. Norman usiadł właśnie na tym miejscu, gdzie niegdyś siedział John Meredith. Wspomnienie to w tej chwili było tak silne i kontrast tak rażący, że Rosalia omal nie wybuchnęła głośnym, histerycznym śmiechem. Norman położył kapelusz na pniu drzewa i obydwie swe czerwone dłonie wsparł na kolanach. Nie bądź ze mną taka sztywna, rzekł przymilnie. Kiedy chciał, potrafił być bardzo miły. Pragnąłem pomówić z Tobą po przyjacielsku. Chciałem cię o coś prosić. Helena powiedziała, że to tylko ja zdołam przeprowadzić. Rozalia spoglądała na źródełko, które szemrało spokojnie dalej. Norman patrzał na nią z rozpaczą. Ty jedna możesz mi pomóc! — wybuchnął po chwili. „ Czego Pan ode mnie żąda? — zapytała Rozalia z przekąsem. Wiesz tak samo dobrze, jak i ja. Nie owijajmy rzeczy w bawełnę. Nic dziwnego, że Helena bała ci się to zaproponować. Widzisz, chcieliśmy się pobrać z Heleną. To całkiem proste, prawda? Ale Helena powiada, że nie może się zgodzić, dopóki nie zwolnisz jej z jakiegoś głupiego przyrzeczenia. Czy zechcesz to uczynić? Tak, odparła Rosalia. Norman pochylił się i ujął jej oporną rękę. Doskonale, wiedziałem, że to uczynisz, mówiłem, Helenie. Teraz idź do domu, powiedz, Helenie o tym, a za dwa tygodnie będziemy mieli ślub. Ty oczywiście zamieszkasz z nami, nie bój się, nie zostawimy cię samej. Wiem, że mnie nie znosisz, ale to mi sprawia jeszcze większą frajdę, że będziesz mieszkała w moim domu. Zawsze to trochę rozmaitości. Rosalia nie chciała mu w tej chwili wyznać, że za nic w świecie nie zamieszkałaby u niego. Pożegnała go i wolno poczęła iść w stronę domu. Po powrocie z Kingsport zorientowała się, że coś się musiało nawiązać między Normanem i Heleną, bo Norman był już na wzgórzu codziennym gościem. Ani razu między nią i Heleną nie padło jego imię, ale milczenie to było bardzo wymowne. Była grzeczna dla Normana i nie zmieniła się zupełnie w stosunku do Heleny. To Helena w obecności młodszej siostry stawała się chwilami ogromnie zażenowana. Gdy Rosalia wróciła do domu, zastała Helenę w ogrodzie w towarzystwie nieodstępnego George'a. Obydwie siostry spotkały się na werandzie. George usiadł między nimi, rozpościerając swój lśniący ogon i liżąc białe łapy, jak przystało na kota dobrze karmionego i jeszcze lepiej wychowanego. Czyś widziała kiedy takie dalie? zapytała Helena z dumą. W tym roku piękniejsze są niż kiedykolwiek. Rosalia nigdy specjalnie nie zachwycała się daliami, ku wielkiemu zgorszeniu Heleny. W tej chwili wskazała jedną dalię, najwyższą, purpurowo-żółtą, królującą ponad wszystkimi siostrzycami. Ta dalia, odrzekła, przypomina mi Normana Glasa. Mogłaby być jego bliźnią siostrą. Śniada twarz Heleny spłonęła krwawym rumieńcem. Lubiła ogromnie dalie, lecz wiedziała, że Rosalia nie użyła w tej chwili tego porównania w formie komplementu. Poza tym po raz pierwszy wspomniała o Normanie. Widocznie miało to jakieś szczególne znaczenie. Spotkałam w dolinie Normana Daglasa, powiedziała Rozalia, spoglądając prosto w oczy siostrze. Mówił, że chcecie się pobrać i czekacie tylko na moje zezwolenie. Tak? A coś ty mu powiedziała? Zapytała niespokojnie Helena. Usiłując mówić głosem naturalnym, który mimo wszystko drżał nieco. Nie mogła znieść wzroku Rozali. Patrzyła teraz na aksamitny grzbiet ulubionego swego George'a, przejęta panicznym lękiem. Rozalia nie odpowiedziała od razu. Dopiero po chwili potrząsnęła głową i rzekła, powiedziałam mu, że daje ci zupełną swobodę działania. Możesz wyjść za mąż za kogo tylko będziesz chciała. Dziękuję ci, wyszeptała Helena, patrząc jeszcze ciągle na Georgia. Twarz Rozali złagodniała. Mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi, Heleno, rzekła czulej nieco. Och, Rosalio! Helena patrzyła na nią z przerażeniem. Ja się tak wstydzę. Nie zasłużyłam na to po tym wszystkim, jak sama postąpiłam. Nie mówmy o tym. Rzekła Rosalia pośpiesznie, lecz stanowczo. Ale, ale, dorzuciła Helena, i ty jesteś teraz wolna, a przecież sprawa z Johnem Meredithem nie jest jeszcze spóźniona. Heleno! Oczy Rosali zapłonęły gniewem. Czyś zupełnie postradała zmysły? Przypuszczasz, że pójdę teraz do Johna Mereditha i powiem mu: Panie, zmieniłam mój zamiar, ale sądzę, że pańskie uczucia w stosunku do mnie pozostały te same? Więc tego ode mnie żądasz? Nie, nie, tylko trochę zachęty, a na pewno sam wróci. Nigdy. On mną pogardza i ma słuszność. Nie mówmy o tym, Heleno. Masz zupełną swobodę, lecz proszę cię, nie wtrącaj się w moje sprawy. Więc będziesz mieszkała ze mną? Rzekła Helena. Ja cię tu samej nie zostawię. Czy naprawdę przypuszczasz, że zgodziłabym się zamieszkać w domu Normana Douglasa? Dlaczegożby nie? zawołała Helena trochę gniewnie. Rosalia wybuchnęła głośnym śmiechem. Myślałam, że masz większe poczucie humoru. Czy sobie wyobrażasz mnie w takiej sytuacji? Nie wiem, dlaczego nie miałabyś tak zrobić. Dom jego jest dość obszerny i on na pewno nie będzie miał nic przeciwko temu. Heleno. O tym nie może być mowy. Nie mówmy już lepiej na ten temat. Wobec tego, rzekła zimno Helena po chwili namysłu, ja za niego nie wyjdę. Nie zostawię cię tutaj samej. To wszystko, co ci miałam do powiedzenia. Bredzisz, moja droga. Wcale nie bredzę. To moja ostateczna decyzja. Nie można przecież zostawić cię tutaj samej na zupełnym bezludziu. Skoro nie chcesz przenieść się do mnie, ja muszę pozostać przy tobie. Wszelka dyskusja jest zbyteczna. Może Norman zdoła cię przekonać, dodała Rosalia. I Normanowi to się nie uda. Ja bym go raczej przekonać mogła. Sama nigdy bym cię nie prosiła o zwolnienie z przysięgi. Powiedziałam tylko Normanowi, dlaczego nie mogę zostać jego żoną, i on postanowił cię o to poprosić. Nie mogłam mu zabronić. Wierzaj mi, że do tej pory nigdy nie myślałam o małżeństwie i o pozostawieniu cię samej. Przekonasz się, że potrafię być równie nieugięta, jeżeli idzie o moje własne szczęście. Rozalia weszła do mieszkania, wzruszając ramionami. Helena spojrzała na George'a, który nawet okiem nie mrugnął podczas całej tej rozmowy. Przyznaję, George, że świat byłby jeszcze nudniejszy bez mężczyzn, ale niepotrzebnie stają oni na drodze kobiet, które przedtem i bez nich były zupełnie szczęśliwe. John Meredith rozpoczął kampanię, a Norman Douglas ją skończył. Norman jest jedynym człowiekiem, który zgadza się ze mną, że cesarz niemiecki jest najbardziej niebezpiecznym człowiekiem na ziemi. Mimo to jednak nie mogę poślubić Normana, bo siostra moja jest uparta. A ja także nie grzeszę brakiem uporu. Zapamiętaj sobie moje słowa, George. Pastor wróciłby na jedno kiwnięcie palca Rosali. Ale ona tego nie zrobi, chociażby nawet umrzeć miała z tęsknoty. Tak, tak. Rozpacz jest wolnością, a nadzieja nie wolą. Chodźmy do domu, George. Dostaniesz spodeczek świeżej śmietanki, i chociaż jedna istota będzie szczęśliwa w domu na wzgórzu. Rozdział 33. Karolka nie Wiem coś takiego, co chciałabym wam powiedzieć, rzekła tajemniczo Mary Wenz. Mary Flora i una szły przez wieś ramię przy ramieniu. Una i Flora zamieniły ze sobą spojrzenia, jakby chciały powiedzieć, znowu będzie coś nieprzyjemnego. Bo ilekroć Mary Vance miała coś do powiedzenia, to na pewno to coś nie miało sprawić przyjemności dziewczętom. Często zastanawiały się nad tym, dlaczego właściwie lubią Mary, bo lubiły ją mimo wszystko. Prawda, że była bardzo miłą i wesołą towarzyszką zabaw, żeby tylko nie miała ciągle czegoś do powiedzenia. Wiecie, że Rosalia West nie chce wyjść za waszego ojca tylko dlatego, że wy jesteście tacy niesforni? Lęka się, że nie da sobie z wami rady. Serduszko Uny zabiło radością. Przyjemnie jej było słyszeć, że Rosalia West nie chce zostać żoną pastora. Za to Flora była bardzo rozczarowana. Skąd wiesz? zapytała. Wszyscy o tym mówią. Słyszałam, jak pani Eliot mówiła o tym z doktorową. Zawsze podczas takich rozmów nadstawiam uszu. Pani Eliot twierdzi, że Rosalia boi się matkować dzieciom, które mają taką opinię. Wasz ojciec nie przychodzi już do Westów. Również Norman Douglas przestał przychodzić. Ludzie mówią, że Helena zwiodła go tak samo jak on zwiódł ją przed laty. Norman jednak uparł się, że musi ją zdobyć. Uważam, żeście zepsuli partię waszemu ojcu, bo na pewno Rosalia West byłaby dla niego bardzo odpowiednią żoną. Sama mówiłaś, że macochy są złe i męczą swych pasierbów, wtrąciła Una. No tak, przyznała Mary, zmieszana nieco. Przeważnie są bardzo złe, ale Rosalia West jest inna. Ręczę wam, że jeżeli ojciec zdecyduje się poślubić Ewelinę Drew, to będziecie żałowały, że nie ożenił się z Rosalią. Straszna jest ta wasza opinia i przez nią żadna porządna kobieta nie zechce zostać żoną waszego ojca. Oczywiście połowa jest w tym prawdy, co o was mówią. Wczoraj dopiero słyszałam, jak opowiadali, że Jerry i Karol rzucali kamieniami w okno pani Stimson. Chociaż to byli bojdowie. Boję się, że to jednak Karol wsunął węgorza do koszyka starej pani Carr. Chociaż z początku utrzymywałam, że w to nie wierzę. Co Karol znowu zrobił? – zawołała Flora. Opowiadają – uprzedzam, że powtarzam to tylko, co słyszałam – więc opowiadają, że Karol wraz z innymi chłopcami łowił pewnego wieczoru węgorze. Pani Kar przejeżdżała tamtędy w małym swym powoziku i Karol wrzucił jej do koszyka wielkiego węgorza. Gdy pani Kar dojechała już do Złotego Brzegu, węgorz zaplątał jej się dookoła nóg. Była pewna, że to wąż, i zaczęła strasznie krzyczeć. Wyskoczyła z powozu i zwichnęła sobie nogę. Flora i u nas spojrzały po sobie. Tę sprawę załatwić mógł tylko klub dobrego prowadzenia się, ale Mary nie wolno było nic o tym wspominać. O, idzie wasz ojciec, zawołała Mary, dostrzegłszy z daleka pana Meredita. Na pewno nas nie zobaczy, bo jak zwykle chodzi po wsi w zamyśleniu. Pan Meredith istotnie nie dostrzegł dzieci. Lecz tym razem nie tonął w swych rozmyślaniach abstrakcyjnych jak zwykle. Przed chwilą pani Aleksandrowa Davis opowiedziała mu historię o węgorzu Karolka. Wyraziła swoje najgłębsze oburzenie. Stara pani Carr była jej kuzynką w trzeciej linii. Pan Meredith był również oburzony, lecz nie przypuszczał, aby Karolek mógł się zdobyć na taki czyn. Natychmiast po powrocie do domu zawołał Karola do swego gabinetu i zapytał, czy historia opowiedziana przez panią Davis była prawdą. Tak, odpowiedział Karol, rumieniąc się, lecz nie unikając wzroku ojca. Pan Meredith jęknął. Jeszcze do tej chwili pocieszał się myślą, że to była tylko plotka. Opowiedz mi tę całą historię, rozkazał. Chłopcy łowili pod mostem węgorze, opowiadał Karol. Leon Dreł złapał największego, takiego węgorza, jakiego nigdy w życiu nie widziałem. Położył go w koszyku i węgorz leżał sobie spokojnie. Byłem pewny, że już dawno zdechł, daję słowo, że tak myślałem. Nagle ujrzeliśmy przejeżdżającą przez most panią Kar. Nazwała nas łobuzami i zaczęła krzyczeć, żebyśmy poszli do domu. Nie odpowiedzieliśmy jej ani słowem, ale gdy wracała ze sklepu, chłopcy namówili mnie, żebym jej wrzucił tego wielkiego węgorza do koszyka. Myślałem, że węgorz i tak nie żyje, więc nie wyrządzi jej żadnej krzywdy. Węgorz jednak ożył na wzgórzu i z daleka usłyszeliśmy głośny krzyk, a potem zobaczyliśmy, że pani Kar wyskakuje z powozu. Strasznie mi było przykro. To wszystko, tatusiu. Sprawa nie przedstawiała się znowu tak źle, jak sobie pan Meredith wyobrażał. W każdym razie należało jakoś postąpić. Karolu, ja cię muszę ukarać, rzekł po chwili ze smutkiem. Wiem, ojcze, muszę cię wybić. Karol zadrżał. Nigdy dotychczas ojciec go nie bił, ale spojrzawszy na smutną twarz pastora, zawołał wesoło. Dobrze tatusiu pan meredith nie zrozumiał tej wesołości chłopaka kazał mu przyjść do gabinetu po kolacji a gdy karol zniknął za drzwiami pastor z głośnym jękiem padł na fotel cierpiał tego wieczoru więcej niż karol biedak nie wiedział nawet jak się zabrać do ukarania syna karol tymczasem opowiedział o wszystkim florze i unie które przed chwilą wróciły do domu. Były przerażone tym, że ojciec, który ich nigdy nie karał, zamierzał teraz zbić Karolka. Zgodnie jednak przyznały, że miał słuszność. Sam wiesz, że to było straszne, westchnęła Flora. Tego by ci w klubie nigdy nie darowano. Zapomniałem, tłumaczył się chłopiec. Zresztą nie myślałem, że to komukolwiek wyrządzi krzywdę. Nie przypuszczałem, że pani karnogę zwichnie. Ojciec mnie zbije i wszystko będzie w porządku. Czy to będzie bardzo bolało? Zapytała Una, ściskając mocno dłoń brata. Myślę, że nie bardzo, odparł Karol. W każdym razie nie mam zamiaru płakać, choćby nawet najbardziej bolało. Sprawiłbym tym ojcu ból, a on i tak jest bardzo smutny. Wolałbym sam się wybić, żeby jemu oszczędzić tego. Po kolacji, której Karol prawie wcale nie jadł, a pan Meredith nie tknął zupełnie, obaj wyszli milcząc do gabinetu. Na stole leżała gruba rózga, którą Karol natychmiast zauważył. Podnieś w górę rękę rozkazał ojciec. Karol odrzucił w tył głowę i podniósł rękę z powagą. Był jednak jeszcze tak młody, że nie mógł ukryć wyrazu przestrachu, który czaił się teraz w jego oczach. Pan Meredith spojrzał w te oczy i przypomniały mu one nagle oczy zmarłej Cecylii. Taki sam posiadały wyraz, gdy Cecylia się czegoś lękała. John Meredith odrzucił na bok rózgę. Idź, wyszeptał cicho, nie mogę cię zbić. Karol wybiegł na cmentarz z przekonaniem, że spojrzenie ojca było czymś o wiele gorszym niż samo bicie. Tak prędko po wszystkim? zapytała Flora. Obydwie z uną siedziały w przykrym oczekiwaniu na płycie nagrobnej Eliasza Poloka. On. On mnie wcale nie zbił, rzekł Karol z głuchym szlochem. Ale wolałbym, żeby to zrobił, niż miał tak dziwnie na mnie patrzeć. Una wymknęła się, czuła, że może być teraz potrzebna ojcu. Bezszelestnie otworzyła drzwi do gabinetu i wsunęła się do wnętrza. W pokoju panował półmrok. Ojciec siedział przy biurku, zwrócony do niej plecami, z twarzą ukrytą w dłoniach. Mówił do siebie drżącym głosem, wypowiadał cicho oddzielne słowa, lecz Una je słyszała. I pojęła intuicją małej kobietki. Tak samo cicho jak weszła, cofnęła się po chwili i bezszelestnie zamknęła za sobą drzwi. Rozdział 34. Nowe przedsięwzięcie Uny Una weszła na górę. Karol i Flora pobiegli do doliny tęczy, gdzie spotkać się mieli z blajtami. Una pójść tam nie chciała. Wolała zostać w domu, pragnęła znaleźć się samotnie w swym pokoiku i nareszcie swobodnie wypłakać. Nie chciała, aby ktokolwiek zajął miejsce jej zmarłej matki, nie chciała macochy, która by mogła zbuntować przeciwko niej ojca. Ale ojciec był tak nieszczęśliwy, że una postanowiła uczynić wszystko, aby tylko czuł się nieco lepiej mogła zrobić tylko jedno a uświadomiła sobie to już w owej chwili gdy wychodziła z jego gabinetu wypłakawszy się po cichu otarła łzy i zeszła na dół do gościnnego pokoju pokój tonął w mroku bo zasłony tamowały dostęp światła i okna już od dłuższego czasu nie były otwierane ciotka Marta nie odczuwała potrzeby świeżego powietrza Gościnny pokój wietrzyło się tylko wtedy, gdy jakiś obcy ksiądz przyjeżdżał w odwiedziny na plebanie. W pokoju tym znajdowała się duża szafa, a w szafie tej wisiała popielata jedwabna suknia. Una zbliżyła się do szafy, otworzyła ją, przyklękła i przywarła zapłakaną twarzą do fałd miękkiej jedwabnej materii. Była to suknia ślubna jej matki. Jeszcze do dzisiaj przesiąknięta była wonią dawnych perfum i tchnęło z tych fałd serdecznym macierzyńskim uczuciem. Una miała wrażenie, że klęczy u nóg matki i głowę kładzie jej na kolana. Zawsze zaglądała do tej szafy, i lekroć miała jakieś wielkie zmartwienie. Mamo, szeptała tuląc się do szarej jedwabnej sukni. Ja cię nigdy nie zapomnę, mamo, i zawsze będę cię kochać najbardziej, ale muszę to uczynić, bo tatuś jest bardzo nieszczęśliwy. Wiem, że tyś chciała widzieć go szczęśliwym. Będę dla niej dobra, mamo. Postaram się ją pokochać, nawet gdyby była taka, jak mówi Mary Vance. Una podniosła się z klęczek i cichutko przeszła do swego pokoju. Spała spokojnie tej nocy, choć twarzyczka jej mokra była od łez. Na zajutrz po południu włożyła swą najlepszą sukienkę i najlepszy kapelusz. I kapelusz, i sukienka były wystarczająco nędzne. Wszystkie dziewczęta w Glen, z wyjątkiem Flory i Uny, miały nowe sukienki tego lata. Mary Vance również dostała ładną sukienkę z haftowanym szlakiem i rękawkami. Lecz dzisiaj Una nie myślała o tym. Chciała tylko być bardzo schludna. Umyła twarz porządnie, przygładziła włosy, zawiązała dokładnie sznurowadła u butów, zacerowawszy uprzednio dwie wielkie dziury w najnowszych swych pończochach. Chciała nawet oczyścić buty lecz nie mogła znaleźć czarnej pasty. Wreszcie wyszła z plebanii, kierując się przez Dolinę tęczy na szeroką drogę, która biegła do domu panien West. Droga była dość długa i Una odczuwała coraz większe zmęczenie z powodu dokuczliwego upału. Rozalię West zastała w ogrodzie pod rozłożystym drzewem. Na kolanach Rozalii leżała książka, Lecz ona nie czytała jej, tylko spoglądała w dal, na przystań, zatopiona w myślach. Życie w domu panien West ostatnimi czasy nie było zbyt przyjemne. Helena wprawdzie starała się zachować równowagę, lecz w atmosferze wyczuwało się coś, o czym obydwie kobiety milczały. To wszystko, co kiedyś było miłe i pociągające, stało się nagle przesiąknięte goryczą. Norman Douglas ustawicznie namawiał Helenę, by zmieniła swój zamiar. I Rosalia była pewna, że prędzej czy później starsza jej siostra ulegnie jego namowom. W głębi duszy czuła, że właściwie z takiego obrotu rzeczy byłaby bardzo zadowolona. Nie lubiła co prawda samotności, ale wolała już to, niż tę ciągle podminowaną atmosferę. Zbudziło ją z zadumy, Delikatne dotknięcie dziecięcej rączki. Obróciła się i ujrzała przed sobą Unę Meredith. Więc przyszłaś tutaj w taki upał? Tak, wyszeptała Una. Przyszłam, przyszłam. Nie mogła jakoś powiedzieć, po co tu przyszła. Głos jej odmawiał posłuszeństwa, a oczy napełniły się łzami. Co się stało, maleńka? Powiedz mi szczerze. Rozalia otoczyła ramieniem małe drżące ciałko i przytuliła dziecko do siebie. Oczy jej były w tej chwili tak piękne, a uścisk tak serdeczny, że Una nagle odzyskała odwagę. "Przyszłam prosić panią, żeby pani wyszła za mąż za tatusia" wyjąkała. Rozalia milczała przez chwilę jak rażona piorunem, po czym spojrzała na Unę zmieszana. O, proszę się nie gniewać, droga panno West, rzekła una błagalnie. Wszyscy mówią, że pani dlatego nie chce być żoną tatusia, bo my jesteśmy tacy źli, a on przez to jest strasznie nieszczęśliwy. Pomyślałam więc, że najlepiej będzie, jak przyjdę tutaj i powiem pani, że my właściwie tacy źli nie jesteśmy. Jak pani tylko wyjdzie za tatusia, postaramy się być dobrymi i będziemy robić to wszystko, co pani każe. Jestem pewna, że nie będzie pani miała z nami żadnego kłopotu. My bardzo prosimy, pan Nowest. Przez umysł Rosali przebiegły pośpieszne myśli. Wskutek głupich plotek takie dziwne przekonanie utwierdziło się w małej główce Uny. Należy być z tym dzieckiem zupełnie szczerą. Kochanie, rzekła Rozalia miękko, to nie przez was nie mogę zostać żoną waszego tatusia. O tym nigdy nie myślałam. Nigdy nie przypuszczałam, że jesteście źli. Tu była zupełnie inna przyczyna, Uno. Więc pani nie lubi tatusia? Zapytała Una, wznosząc pełne wyrzutu spojrzenie ku górze. Och, panno West, pani wcale nie wie, jaki on jest dobry. Jestem pewna, że byłby dla pani najlepszym mężem. Pomimo smutku, który spotęgował się jeszcze wskutek tej rozmowy, Rozalia nie mogła się powstrzymać od uśmiechu. Ho proszę się nie śmiać, panno West, zawołała u nas z namiętnym zapałem. Tatuś jest bardzo nieszczęśliwy. Myślę, że jesteś w błędzie, kochanie, rzekła Rozalia. Ja się nie mylę, jestem pewna, że się nie mylę. Tatuś wczoraj miał zbić Karolka, bo Karolek znowu coś spsocił, ale Tatuś nie mógł, bo nigdy jeszcze nikogo z nas nie bił, więc jak Karol przyszedł i powiedział nam, że tatuś się źle czuje, wsunęłam się do gabinetu, bo myślałam, że będę mu potrzebna. Tatuś nie słyszał, jak wchodziłam, a ja słyszałam, co mówił do siebie. Mogę to pani powtórzyć, panno West, ale tylko na ucho. Una wspięła się na palce i wyszeptała swą tajemnicę. Twarz Rozali spłonęła rumieńcem. Więc John Meredith jeszcze o niej myślał. Uczucia jego nie uległy zmianie. Siedziała przez chwilę w milczeniu, głaszcząc odruchowo lśniące włosy Uny. Wreszcie pochyliła głowę i zapytała. Uno, czy zechciałabyś zabrać z sobą krótki liścik do tatusia? Więc jednak pani za niego wyjdzie panno West? Zapytała Una uszczęśliwiona. Możliwe, jeśli on się zgodzi. Odparła Rosalia, rumieniąc się znowu. Strasznie się cieszę, strasznie się cieszę, zawołała Una. Potem spojrzała na pannę West i wargi jej zadrżały. Panno West, ale pani nie będzie buntować tatusia przeciwko nam? Nie będzie pani chciała, żeby nas znienawidził? Wyszeptała błagalnie. Rozalia spojrzała na nią zdziwiona. Uno, czy sądzisz, że byłabym zdolna do tego? Kto ci podsunął ten pomysł? Mary Vance mówiła, że wszystkie macochy są takie, że nienawidzą swych pasierbów i pragną, aby ojciec ich znienawidził. Podobno to nie jest wina tych pań, tylko macochy takie już muszą być. Biedne maleństwo, i mimo to przyszłaś tutaj z tą prośbą, bo chciałaś, żeby twój ojciec był szczęśliwy? Jesteś prawdziwą bohaterką maleńka. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Mary Wenz jest głupią, małą dziewuszką, która właściwie nic nie wie i przeważnie mylnie pojmuje niektóre rzeczy. Nigdy nie myślałam o tym, aby ojca buntować przeciwko Wam. Będę kochać Was tak samo, jak i On Was kocha. Nie chcę zastępować Wam matki, bo ona na zawsze powinna zostać w Waszych sercach. Nie chcę również być dla Was macochą, chcę być Waszą przyjaciółką i towarzyszką. Myślisz, że to będzie źle, Uno, jeżeli Flora, Karol i Jerry uważać mnie będą za starszą siostrę? Och, to będzie cudowne, zawołała u nas z rozjaśnioną twarzyczką. Serdecznie zarzuciła ramiona na szyję panny Rozali była teraz naprawdę bardzo szczęśliwa. Wytłumacz tamtym, wytłumacz Florze i chłopcom, że nie chcę być dla nich macochą. Flora nigdy nie wierzyła Mary Wens, tylko ja byłam taka głupia, że jej wierzyłam. Flora nawet już panią kocha. Pokochała panią wtedy, kiedy zabito tego biednego Adama. Jerry i Karol także na pewno panią lubią. A jak pani będzie już mieszkać z nami, to nauczy mnie pani gotować, szyć i wielu innych ciekawych rzeczy? Mnie bardzo przykro, że nic jeszcze nie umiem. Kochanie, nauczę cię wszystkiego, czego tylko będę mogła. Tymczasem nie mów o tym nikomu, nawet Florze, dopóki ojciec sam ci o wszystkim nie powie. Chodź ze mną do mieszkania, napijemy się herbaty. O, dziękuję pani, ale myślę, że lepiej będzie, gdy zaraz odniosę list tatusiowi, zaniepokoiła się Una. Chciałabym, żeby jak najwcześniej otrzymał tę wiadomość. Rosalia weszła do pokoju, napisała słów kilka i oddała je Unie. Gdy mała wysłanniczka biegła w stronę plebanii z mocno bijącym serduszkiem, Rosalia udała się do Heleny, która zajęta była łuskaniem grochu na jednym z bocznych ganków. Heleno, zwróciła się do siostry. Przed chwilą była tu Una Meredith i prosiła mnie, abym została żoną jej ojca. Helena podniosła głowę i utkwiła spojrzenie w twarzy młodszej siostry. A ty, jaki masz zamiar? Zapytała. Chyba sama rozumiesz. Helena przez chwilę łuskała groch w milczeniu, potem nagle ukryła twarz w dłoniach, po śniadych jej policzkach płynęły łzy. Myślę, że wszyscy będziemy szczęśliwi, wyszeptała, płacząc i śmiejąc się na przemian na plebanii tymczasem una Meredith wkraczała triumfującym krokiem do gabinetu ojca i w milczeniu położyła przed nim na biurku mały liścik. Blada twarz pastora zarumieniła się nagle na widok dobrze znanego pisma na kopercie. Otworzył list. Był bardzo krótki, lecz pan Meredith musiał go przeczytać kilkakrotnie, aby dokładnie zrozumieć jego treść. Rosalia pytała, czy może się z nią spotkać dziś wieczorem przy ukrytym źródełku w dolinie Tęczy. Rozdział 35. Niech zjawi się kobziarz. No i będziemy mieli podwójne wesele w połowie miesiąca, oświadczyła panna Kornelia. W powietrzu czuło się już lekki chłód wrześniowego wieczoru, także Ania roznieciła ogień na kominku w bawialni, i wraz z panną Kornelią rozkoszowały się migocącym płomieniem. Tak się cieszę, zwłaszcza ze względu na pana Meredita i Rozalię, powiedziała Ania. Jestem taka szczęśliwa, jak wtedy, kiedy sama wychodziłam za mąż. Czułam się jak narzeczona, kiedy poszłam obejrzeć wyprawę Rosali. Podobno ma wspaniałą wyprawę, jak księżniczka, wtrąciła Zuzanna Skonta. Zaproszono mnie również, abym ją obejrzała i wybieram się któregoś wieczoru. Słyszałam, że Rosalia ma mieć białą, jedwabną suknię i welon, a Helena niebieską. Niewątpliwie, droga pani doktorowo, to bardzo taktownie z jej strony. Chociaż gdybym ja miała ślub, wolałabym być w bieli i w welonie, żeby bardziej wyglądać na pannę młodą. Wizja Zuzanny w bieli i welonie. To było już za wiele dla Ani. Co się tyczy pastora, mówiła panna Kornelia, to zaręczyny zrobiły z niego całkiem innego człowieka. Nawet w połowie nie jest już taki senny i nieprzytomny, możesz mi wierzyć, Aniu. Z ogromną ulgą przyjęłam wiadomość, że na czas swego miodowego miesiąca zamierza zamknąć plebanie i wysłać dzieci z domu. Przecież gdyby je miał zostawić ze starą Martą, moglibyśmy któregoś pięknego poranka po przebudzeniu zobaczyć same zgliszcza. Ciotka Marta i Jerry przyjdą do nas, powiedziała Ania. Karolek będzie u państwa Chloe. Nie wiem tylko, dokąd pójdą dziewczynki. O, ja je zabieram do siebie! oświadczyła panna Cornelia. Byłabym to i tak zrobiła, ale to Mary głównie nie dawała mi spokoju. Stowarzyszenie kobiet ma wyszorować plebanie od góry do dołu podczas nieobecności młodej pary, a Norman Douglas zaopatrzył piwnicę we wszelkie warzywa. Nikt w życiu nie słyszał i nie widział niczego podobnego, co wyprawia Norman Douglas. Ostatnio, możesz mi wierzyć, Aniu, zachowuje się jak wariat z radości, że poślubia wreszcie Helenę West, której pragnął całe życie. Gdybym ja była Heleną, no, ale nie jestem. I skoro tylko ona jest zadowolona, niech jej będzie. Słyszałam przed laty, jak mówiła w szkole, że nie chce za męża pantoflarza. Możesz mi wierzyć, że Norman nie będzie pantoflarzem. Słońce zachodziło nad Doliną tęczy. Staw pokryła malownicza zasłona purpury, złota i zieleni. Bladoniebieski cień zasnął wschodnie wzgórza, nad którymi ukazał się wielki, blady, okrągły księżyc, niby srebrna bańka mydlana. Na małej polance zebrali się wszyscy: Flora i Una, Jerry i Karolek, Jim i Walter, Nandy i Mary Vance. Święcili właśnie małą uroczystość, ponieważ był to ostatni wieczór Jima w Dolinie tęczy. Rankiem wyjeżdżał do Charlotten do Królewskiej Akademii. Zaczarowany krąg miał być złamany. Mimo więc radości z powodu zabawy, we wszystkich sercach zagnieździł się cień smutku. Widzicie nad zachodem wielki złoty pałac? wskazał palcem Walter. Patrzcie na błyszczące wieże i czerwone na nich sztandary. Może to wraca do domu zwycięzca i zawieszono chorągwie na jego cześć? Och, jakżebym chciał, żeby wróciły dawne czasy, wykrzyknął Jim. Tak bym pragnął być żołnierzem, sławnym, zwycięskim generałem. Dałbym wszystko za to, aby zobaczyć prawdziwą walkę. Marzenie Jim'a miało się ziścić. Jimowi dane było zostać żołnierzem i zobaczyć prawdziwą walkę, największą na świecie. Ale to miało się stać w przyszłości. Matka, której był synem pierworodnym, Patrząc na swych synów, dziękowała Bogu, że dobre dawne czasy, za którymi tęsknił Jim, na zawsze minęły i że nigdy już synowie Kanady nie będą musieli wyruszać na wojnę. Nic nie zwiastowało na razie cienia Wielkiej Wojny. Młodzi chłopcy, którzy w przyszłości mieli walczyć i może paść na polach Francji, Flandrii, Galipoli i Palestyny, byli wciąż jeszcze rozbrykanymi uczniami, pełnymi nadziei na radosną przyszłość dziewczęta, których serca miały być złamane, były wciąż jeszcze pełne marzeń i nadziei. Sztandary na grodzie słonecznym traciły zwolna swe złote i purpurowe barwy. Parada zwycięstwa zanikała powoli. Dolinę spowił półmrok i dzieci siedziały w milczeniu. Walter czytał im tego dnia znowu swą ukochaną książkę o mitach, i przypomniał sroka tego kobziarza, który miał nadejść z doliny pewnego wieczoru. Zaczął snuć senną opowieść, na poły dlatego, że chciał oszołomić tych słuchaczy, na poły dlatego, że jakaś niewidzialna siła zmuszała go do mówienia. – Kobziarz zbliża się – mówił. – Zbliża się o wiele bardziej niż tego dnia, kiedy go widziałem. Jego długi, ciemny płaszcz powiewa wokół jego postaci. Gra, gra i my musimy iść za nim. Jim i Karol i Jerry i ja na kraniec świata. Słuchajcie, czy słyszycie jego dziką muzykę? Dziewczynki zadrżały. Predzisz, oburzyła się Mary Vance. Ja tego nie chcę. W twoim opowiadaniu wszystko wydaje się zbyt prawdziwe. Nienawidzę tego twojego kobziarza. Ale Jim... Zerwał się z głośnym śmiechem. Stał na małym wzgórku, wysoki i zgrabny, z otwartym czołem i śmiałymi oczami. Takich jak on było w tym kraju tysiące. Niech tylko zjawi się kobziarz! zawołał, dając powitalny znak ręką. Ja z radością pójdę za nim na kraniec świata.